Roman Brandstetter, Jezus z Nazaretu, czyta Marcin Kwaśny. 30 srebrników. O późnej nocnej porze na placu przed pałacem arcykapłana panował niezwykły ruch. W bramce stali służący, którzy wpuszczali do wnętrza przebywających pieszo i na osłach członków Sanhedrynu, badawczo oświetlając ich twarze wysoko podniesionymi latarniami. Strażnicy świątyni i arcykapłańscy wprowadzili Jezusa na otoczony kolumnami dziedziniec pałacu, gdzie roiło się od dostojnych mężów, udających się do komnaty obrad, i od domowej służby kajafy, kucharzy, dozorców i dozorczyń, kluczników i piwnicznych, którzy tłumnie się zbiegli, aby ujrzeć zwodziciela. Nachum uwijał się szybko i sprężyście. Strażnikom polecił wprowadzić Jezusa do jednej z izb na parterze i czekać na rozkazy, przy czym nie omieszkał dodać, że nie wolno nikogo pod groźbą chłosty dopuszczać do więźnia, po czym natychmiast udał się do Kajafy i do Hanana i zdał sprawę z przebiegu więzienia. Z niezadowoleniem stwierdził, że Kochen Hagadol znał już szczegóły pojmania, ale nie śmiał zapytać od kogo. Na dworze było chłodno, służba rozpaliła na dziedzińcu ogniska i grzejąc się rozprawiała o dziwnym mężu, o jego więzieniu, o jego nauce i działaniu i o mającym się odbyć sądzie. Większość przewidywała wyrok skazujący, przede wszystkim o rodzaju i wysokości kary. Tu jednak krzyżowały się różne przypuszczenia trafne i błędne domysły. Jedni uważali, że Jeszua ben Josef będzie obłożony klątwą i wyłączony ze wspólnoty Izraela, inni przewidywali tylko karę chłosty, inni natomiast karę śmierci przez ukamienowanie, gdyż Galilejczyk wielokrotnie znieważył święto szabatu, a poza tym, jak twierdzą naoczni świadkowie, bluźnił domowi pańskiemu i groził jego zburzeniem. Judas Kerijot, który tymczasem wszedł na dziedziniec pałacu, wmieszał się między służbę arcykapłana, i usiadł przy ognisku. Zasłonił twarz dłońmi i tak odgrodzono od światła starał się opanować podniecenie, które rosło w nim ze wzrastającą siłą. Właściwie dlaczego jest tak bardzo poruszony? Wszystko już się stało, co się miało stać. Miało się stać? Na pewno miało się stać, skoro się stało. Jeżeli zatem miało się stać i stało się, nie ma już więcej powodów do zastanawiania się nad dokonanym zdarzeniem. Nie ma już więcej powodów do zastanawiania się nad dokonanym zdarzeniem. Ale czy wszystko, co się dokonało, jest naprawdę dokonane? Są takie zdarzenia, które wprawdzie się dokonały, ale potem dokonują się nieustannie dalej, wciąż się dokonują od nowa i nie ma końca ich dokonaniu, bo to dokonanie powtarza się i powtarza przez całą wieczność, bez przerwy, bez chwili wytchnienia. Dokonanie to samo i mimo to. Wciąż nowe, jakby nigdy nie było do końca dokonane, jakby zawsze pozostawał w nim jakiś strzępek, nikły strzępek niedokonania, w którym tkwi zarodek dalszego dokonywania. Piekielna machina wiecznie niedokonanej przeszłości. Otarł rękawem spocone czoło. Najlepiej będzie, jeżeli zaraz wstanie od ogniska, uda się do Kajafy i zażąda wypłaty należnego mu wynagrodzenia za wykonane polecenie. I tym krokiem zamknie raz na zawsze niezbyt szczęśliwy okres swojego życia u boku fałszywego proroka. Tak powinien uczynić. A po otrzymaniu pieniędzy niechaj opuści pałac, niech zapomni o zwodzicielu i jego uczniach, niech wymarzy z pamięci trzyletnią bezowocną wędrówkę po wyboistych drogach Erec Hakodesz i rozpocznie nowe życie, osiadłe i spokojne. Wstał, wciąż zasłaniając dłoń zbolałe oczy przed blaskiem bijącym od ogniska – Odetchnął, gdy znalazł się w mroku, poza zasięgiem światła. Udał się do komnaty arcykapłana. Służący zatrzymał go na progu i spytał, dokąd idziesz. Juda spojrzał na niego z pogardą i rzekł, do dostojnego Josefa Kajafa, arcykapłana. Czego chcesz od mojego pana? Podaj mu moje imię. Odparł z dumą. Jak się nazywasz? Juda ben Symeon Skeriot. Gdy stanął przed kajafą, który właśnie prowadził ożywioną rozmowę z trzema kapłanami, zauważył na policzkach arcykapłana gorączkowe wypieki, które jeszcze bardziej przyciemniły jego smagłą cerę. Arcykapłan przerwał wypowiedź w połowie zdania i spojrzał na Judę z niezadowoleniem, z jakim się wita natrętnego żebraka, którego twarzy, mimo wielokrotnych jego nagabywań, nigdy się nie zapamiętało. — Jestem Juda ben Symeon z Keriot, rzekł Juda pokornie, pochyliwszy głowę, a w jego słowach niepewność mieszała się z żalem z powodu niewdzięcznej pamięci arcykapłana. Wiem, wiem, wiem odparł z roztargnieniem arcykapłan. W obudził się bunt. Jak to? Tak go przyjmuje arcykapłan? Taka jest jego wdzięczność? Zamiast go powitać z otwartymi ramionami i pobłogosławić Słowem Bożym, traktuje go jak żebraka, który przyszedł prosić o wsparcie? W podniósł się róg dumy. Nie przyszedł po cudze, przyszedł po swoje. Nieważne, czy to, co dostanie, jest dużą czy małą zapłatą, odpowiadającą czy nie odpowiadającą wartości dokonanego dzieła, albowiem najważniejsze jest, że biorąc w myśl umowy trzydzieści srebrników, bierze swoją niezaprzeczoną i niewątpliwą własność. Nikt mu żadnej łaski nie robi. Nie przyszedł po jałmużnę. Przyszedł po swoje. Wyprostował się i rzekł. Świętej księdze Waikra jest napisane ręką proroka Mosze. Nie pozostanie zapłata najemnika Twego u Ciebie do rana. Proszę o zapłatę! Zaraz dostaniesz, powiedział Kajafa. Wezwał skarbnika, który przy trzech świadkach, arcykapłanie i dwóch kapłanach wypłacił Judzie Skariot trzydzieści srebrników. Handlarzowi pachnideł zdawało się, że skarbnik omylił się w odliczaniu pieniędzy. Sam je więc przeliczył, a gdy stwierdził, że odpowiadają sumie ustalonej umową, wsypał je do sakiewki, którą ściągnął rzemykiem i schował za pasem. Pokój temu domowi rzekł. Nikt mu nie odpowiedział. Judas splunął w swoim wnętrzu na niewdzięczność możnych, pomyślał natomiast z wdzięcznością o wszechwiedzy Jahwe, który wszystko widząc, widział ich pychę i poniżenie jego pokornego sługi. Opuścił komnatę. Szybkim krokiem przeciął dziedziniec i wyszedł na ulicę. Nie wiedział, dokąd ma iść. Nie miał domu. Powinien rozejrzeć się za jakąś izbą, w której mógłby zamieszkać. Ruszył w kierunku dolnego miasta. Uderzył się po pasie. Pod palcami wyczuł srebrniki, te, które otrzymał za jeszuę Ben-Josef i te, które nagromadził przez ostatni rok, przezornie uszczuplając majętność apostołów. Popadł w radosne wzruszenie. Chcąc je w sobie podtrzymać, przystanął i znów uderzył się po pasie. Raźnie poszedł schodami w dół. Był wolnym człowiekiem. Jezus przed Hananem Ben Seti. Płomienie wysokich lamp oliwnych ustawionych w czterech kątach komnaty sterczały nieruchomo, jak kielichy ognistych kwiatów. Równie nieruchome były twarze Hanana i jego pięciu synów Eleazara, Jonatana, Teofilosa, Matatiachu i Hanana młodszego, którzy siedząc półkolem za plecami starca, tworzyli niejako kosztowny, pięcioma bezcennymi perłami wysadzany diadem dookoła jego postaci. Za nimi siedziało kilku saducejskich kapłanów, przyjaciół i współpracowników Hanana, którzy wprawdzie również pochodzili z dostojnych rodów, stanowili jednak w porównaniu z arcykapłańskimi synami, dziedzicami ojcowskiej chwały i nie nieco mniej cenną ozdobę jego diademu. Jezus, poprzedzany przez Nahuma, wszedł ze związanymi rękami pod strażą do komnaty. Po jego bokach ustawili się strażnicy, nie odczuwał zmęczenia ciała, tylko jego dusza była udręczona z powodu ucieczki apostołów, przewidzianej, ale nie mniej bolesnej, którzy porzucili go i ukryli się w obawie przed grożącym im losem. Był zazdrosny o bezpieczeństwo, które wybrali i przenieśli nad niego. Tę zazdrość odziedziczył po swoim synowskim ojcu, który wielokrotnie w słowach obnażonych do samego rdzenia mówił o sobie jako o Bogu nad wyraz zazdrosnym. Był zazdrosny o ludzi, jeżeli bliźniego kochali więcej niż jego, i był zazdrosny o ich świętość, jeżeli jej bardziej pragnęli niż jego. Dlatego żądał od człowieka, aby, idąc za nim, opuścił rodziców, żonę, dzieci, siostry i braci i całe swoje mienie i należał całkowicie. Do niego. Był zachłanny na ludzką miłość i nie chciał się nią z nikim dzielić. Patrzał w ziemię. Zdejmijcie mu z rąk powróz! rzekł Hanan. Strażnicy wykonali rozkaz starca. Jezus, nie podnosząc głowy, rozcierał skiniałe przeguby w nadgarstkach. Zajęty myślami czynił to odruchowo, jakby nie przykładał zbytniej wagi do bólu, jaki odczuwa w rękach. Hanana drażniło zachowanie więźnia. W jego postawie, chociaż stał z głową pochyloną i opuszczonymi powiekami, nie było nic ze służebnej pokory, jaką każdy amharec powinien okazać patriarsze Czcigodnego Rodu, przeciwnie, czynił wrażenie człowieka, w którym ten doniosły fakt, stał przecież przed obliczem męża najpotężniejszego dzisiaj w Izraelu, nie wzbudzał żadnego wzruszenia. Czyżby zwodziciel uważał siebie, medytował Hanan, patrząc na więźnia sennym spojrzeniem, którym zmylił czujność już niejednego przeciwnika, za narzędzie Boże, wyniesione wysoko na drut człowieczy? Skąd ta rogata duma na jego pochylonym czole? Skąd ta dostojność w jego zamkniętej, nieprzystępnej twarzy? Skąd ta przeźroczystość jego palców, palców robotnika rolnego i pasterza, syna jakiegoś nędznego cieśli z nazaretu? Właściwie jego twarz, mimo surowych rysów, jest nader ujmująca i wzbudza zaufanie. Najbardziej zastanawiającą jej cechą jest bijące z niej ciepło którego źródła nie umiałbym określić, medytował w dalszym ciągu Hanan, nie spuszczając wzroku z Jeszuły Beniosew. Wiem o nim niewiele, a może nawet bardzo mało. Z tego, co mi opowiadano, wynika, że nigdy nie dyskutował ze swoimi uczniami, jak to zwykli czynić Rabbim w i draszu. Nauczając oświadczał, a uczniowie słuchali i potakiwali temu wszystkiemu, co mówił. Nauczał więc nie jak nauczyciel, ale jak prawodawca, Czyżby mu się zdawało, że jest prawodawcą, nie przymierzając jak prorok Mosze, Nie albo nie przymierzając jak sam Elohim? Kim jest ten człowiek? Szaleńcem? Czy zwodzicielem? Jakie ziarno posiał w swoich uczniach? Obłędu czy odstępstwa? Spojrzenie Hanana stało się jeszcze baczniejsze. Czy tak wygląda uczłowieczone zło? Czy ta spokojna twarz jest twarzą człowieka opętanego przez Beliala? Kauzający nie jest bokiem, ale niekiedy udaje Boga. Hanan obwarował się ostrożnością i począł zadawać Jezusowi rzeczowe pytania dotyczące Jego uczniów. Pytał o ich ilość i imiona. Gdy jednak nie otrzymał odpowiedzi, począł zmierzać prosto do celu i zagadnął o sen zgłoszonej przez niego nauki. Jaka jest twoja nauka, Rabbi? Zapytał. Jezus podniósł głowę i odpowiadając rzekł. Zawsze jawnie mówiłem przed światem. Uczyłem w synagogach i na dziedzińcu świątynnym, gdzie zbierają się wszyscy synowie Izraela. Niczego nie głosiłem po kryjomu. Słusznie, Rabbi, ponieważ jednak nigdy cię nie słyszałem. Pragnę teraz usłyszeć z twoich ust naukę, którą głosisz ludowi. Dlaczego mnie o nią pytasz? A kogo mam pytać? Jezus podniósł głos. Postawiliście mnie przed sąd. Zapytaj tych, którzy słyszeli, o czym im mówiłem. Hanan niecierpliwie uderzył dłonią w poręcz fotela. Szmer niezadowolenia poszedł po synach i kapłanach. Do świadków mnie odsyłasz? Zasyczał starzec. A sam nie chcesz niczego wyjaśnić? jego pomarszczona dłoń o pergaminowej barwie trzęsła się na poręczy w nachumi odezwała się obrażona duma wiernego sługi rodu hananidów widząc podniecenie starca poczerwieniał zgarbił się skoczył ku Jezusowi i wymierzywszy mu policzek krzyknął tak odpowiadasz arcykapłanowi hanan jego pięciu synów i saducejscy kapłani wali głowami z zadowoleniem, potakując ze wszechmiar właściwemu zachowaniu się sługi, który wiedział, jak i kiedy należy stanąć w obronie godności rodu i jego sędziwej głowy. Jezus, który nie drgnął pod uderzeniem na humowej dłoni, rzekł z chłodnym spokojem, tonem nauczyciela, karcącego niesforne dziecko: Jeżeli źle się wyraziłem, udowodnij, że źle. Jeżeli natomiast wyraziłem się dobrze, Dlaczego mnie bijesz? Usłyszawszy tę odpowiedź, synowie Hanana i kapłani zerwali się z foteli. W ich mniemaniu była to odpowiedź zuchwała, urągająca powadze arcykapańskiego dworu, a strażnicy na wszelki wypadek podnieśli pałki, zawsze gotowi, jak przystało na czujnych stróżów porządku, do bicia ofiary. Starzec pomyślał, że ten Galilejczyk, który na dotkliwą zniewagę wyrządzoną mu przez Nahuma Odpowiedział tonem napominającym i opanowanym. Na pewno jest mężem niebezpiecznym. Należy go dla dobra ludu i jego przyszłości obezwładnić, aby nieszczęście nie spadło na Jeszuruna. Ten człowiek wie, czego chce. Działa z zastanowieniem, z namysłem. Nie ulega rozdrażnieniu, wzburzonym porywom. Nie unosi się marnym gniewem. Hanan podniósł rękę i rzekł. Nałóżcie mu na ręce, powróz! I odprowadźcie go przed oblicze wysokiej rady! Spojrzenie starca posuwało się w ślad za Jezusem i strażnikami, a gdy wyszli, zawisło w powietrzu i tak trwało nieruchomo, baczne, starcze oko, groźnie czuwające nad ludem. Radością napełniała go myśl, że jego synowie zięć podnieśli dłoń przeciwknującemu mężowi i tak długo ich ręce grozić i uderzać będą, aż Galilejczyk wraz ze swoimi uczniami i zwolennikami Legną w prochu i zamienią się w proch. Spojrzał z czułością i zaufaniem na owoce swoich lędźwi, na dorodnych synów, a ze szczególną miłością na najmłodszego syna imiennika swojego, Hanana Młodszego, i na pewno nie przypuszczał, że ten najbardziej umiłowany ujrzy żywymi oczami rozpadające się w gruzy święte miasto i zginie haniebną śmiercią zdrajcy z rąk dzikich Idumejczyków. A ciało jego niepogrzebane stanie się pożywieniem sępów i psów. Wyszli i udali się do komnaty obrad, gdzie tymczasem zbierała się wysoka rada. Pierwsze i drugie zaparcie się kefasa. Kefas i Johannan Benzebadia, uciekając przed strażnikami, biegli obok siebie. Ci co biegną obok siebie, biegną razem. Ci co biegną razem, jeżeli nie chcą się rozłączyć, muszą uzgodnić między sobą cel ucieczki. Przystanęli zjejani. Łowili z wostrzoną czujnością każdy szelest. Było cicho. Tak cicho że usłyszeli pluskanie wody w potoku płynącym dnem cedronu. Ścigający dali za wygraną i zaprzestali pościgu. Kefas i Johanan Benzebadia, pochyleni ku ziemi, oddychali głęboko, wydychając z siebie zmęczenie. Podczas ucieczki nie mieli czasu rozmyślać nad swoim postępowaniem. Teraz, gdy nieco odpoczęli, mimo niepokoju, który ich wciąż nie opuszczał, może tylko nieco się zmniejszył, w każdym razie na tyle, że pozwolił im zastanowić się nad położeniem, w jakim się nagle znaleźli, Okryli się wstydem z powodu tchórzostwa niegodnego apostołów, zapewniających ongi rabiemu o przywiązaniu i chęci towarzyszenia mu, nawet w najniebezpieczniejszych okolicznościach. I cóż pozostało z uroczystych oświadczeń i przyrzeczeń? Cóż pozostało z ich dobrej woli, z ich szlachetnych zamiarów? Wystarczyła jedna napaść strażników na Jeszué ben Josef, a wszyscy apostołowie rozbiegli się jak owce spłoszone burzą. A jeden spośród nich okazał się nawet nikczemnym zdrajcą i wskazał się paczom miejsce, gdzie rabi zwykł się modlić. Byli słabymi ludźmi, o sercach stłuszczu i o jelenich nogach, zdolnych tylko do ucieczki. Gryzły ich wyrzuty sumienia. Muszą coś przedsięwziąć w obronie męża, nie wolno im oddać się bezczynności i jałowym rozmyślaniom, które do niczego nie prowadzą. Muszą zdobyć się na odwagę i działać bez zwłoki, bez oglądania się na własne bezpieczeństwo. Dokąd mają się udać? Co mają uczynić, aby się dowiedzieć o losie rabbiego? Dokąd zaprowadzili go strażnicy? Jakie są wobec niego zamiary Kajafy? Po krótkiej wymianie zdań doszli do jednomyślnego wniosku, że arcykapłan po święcie Pesach postawi rabbiego przed sądem Sanhedrynu i będzie się domagał wyroku skazującego. Aby móc coś przedsięwziąć, należało przede wszystkim wejść do miasta. Była noc, bramy miejskie otwierano dopiero o świcie, czekali więc, a czekając, krążyli pod murami. Minęli wieżę Siloach i bramę Gnojną. Słyszeli wyraźnie miarowe kroki straży nocnych przechadzających się na murach. Skręcili ku zachodowi i ujrzeli z daleka odblask pochodni i latarni na ścieżej otwartą bramę eseńską i ludzi idących pieszo lub jadących na osłach. Ostrożność apostołów stała się jeszcze ostrożniejsza. Gdy rozglądając się nieufnie podeszli bliżej, oczy ich potwierdziły z bliska to, co widziały z daleka. A ponieważ nie rozumieli przyczyny, dla której brama miejska jest otwarta w nocy i dla której jacyś mężowie, ich postawa świadczyła o majętności i dostojeństwie, udają się o tak późnej porze do miasta, poradzili się własnego rozsądku, a on im zalecił przezwyciężyć obawę i drżenie i prosić strażnika o wytłumaczenie tak niezwykłego zdarzenia. I tak uczynili. Od bramnego dowiedzieli się, że w nocy w pałacu arcykapłana. Ma odbyć się sąd Sanhedrynu nad jakimś fałszywym prorokiem. Ostatnio głośno było o nim w Jerozolimie, mówiono, że kogoś wskrzesił, przecież musieli o tym słyszeć. I dlatego Straż Miejska otrzymała dzisiaj rozkaz otwarcia bramy seńskiej dla członków Wysokiej Rady, zamieszkałych poza murami miasta. Apostołowie spojrzeli po sobie i korzystając z zamieszania powstałego przy bramie z powodu kilku kupców syryjskich, którzy wraz z dostojnymi mężami chcieli dostać się do miasta. Chyłkiem minęli strażników i zniknęli w ciemnościach nocnych. Pędem biegli pod górę i zatrzymali się dopiero obok domu Barna Bułacha, w którego izbie wieczerzali z Jezusem. Ach, jak czas szybko biegnie! Jeszcze te same gwiazdy i księżyc stoją nad Jerozolimą. I tutaj, zaczerpnąwszy tchu, wypoczęli i nałożywszy na twarze maskę obojętności, udając przypadkowych przechodniów, Spokojnymi krokami poczęli się zbliżać do pałacu arcykapłana. Johanan przypomniał sobie, jak właśnie w tym pałacu odwiedzał Ongi Kajafę. Czy mógł wtedy przypuszczać, że kilka lat później stanie przed bramą największego wroga swojego rabbiego i zastanawiać się będzie, jakim sposobem ma wejść na arcykapłański dziedziniec? Zerknął w kierunku bramy. Tak, na progu siedzi ta sama ruda, oddźwierna hawa o twarzy przypominającej lisią paszczękę i chytrymi oczkami świdruje wchodzących. Znał ją dobrze, miała niezawodną pamięć, można było być pewnym, że nawet po latach nie zawiodą jej nieomylne oczy. Kajafa umiał dobierać sobie służbę, wiedział, że bystre oczy i czujny słuch są najpierwszymi zaletami dobrych służących. Ale Johanan podczas pojmania Jezusa stał w cieniu i mogła go nie dostrzec. Gorzej jest z Kefasem. Wprawdzie było zamieszanie, a w zamieszaniu twarz jest do twarzy podobna, zwłaszcza w zmiennym blasku pochodni. Trudno, trzeba zdobyć się na odwagę. Dał znak Kefasowi, aby zaczekał, i korzystając z dawnych przywilejów, przysługujących mu jako gościowi arcykapłana, podszedł do dzwiernej i rzekł głosem poufałości: Pokój tobie, Hawo. To powiedziawszy wszedł na dziedziniec odprowadzony uśmiechniętymi oczami niewiasty. Bacznie rozejrzał się dokoła. Przy ognisku grzejąc się siedzieli domownicy i strażnicy i służący kajafy. Nigdzie nie dostrzegł rabiego. Wrócił do bramy i rzekł do Kefasa: Wejdź, Symeonie Beniona. Kefas gładził brodę i wąsy, skubał rzęsy i dłonią pociągał po czole, starając się za pomocą chaotycznych ruchów dłoni zasłonić twarz przed badawczym spojrzeniem, dzisiaj hawy, która przyglądała mu się z uwagą, albowiem zdawało jej się, stała w nim w tłumie i nie czekając końca widowiska pędem wróciła do pałacu i pierwsza powiadomiła Kajafę o pojmaniu zwodziciela, że tego kanciastego męża o szerokich barach widziała u boku Galilejczyka. Zmrużyła oczy i spytała kefasa: Czy ty może należysz do uczniów tego człowieka? Kefas poczuł murowienie na całym ciele. Potrzebował się uśmiechnąć. Zamiast uśmiechu na jego twarzy pojawił się grymas nieszczerej pewności. Nie, nie należę do jego uczniów. Poprzedzony przez Johannana Benzebadia oddalił się, przyspieszając kroku. Usłyszał nad uchem szept towarzysza. Niechaj mój brat idzie powoli, usiedli na podwiniętych nogach obok ogniska, dookoła którego grzało się kilku służących kajafy i głośno rozprawiali o obfitych zdarzeniach tej nocy. Kefas wciąż jeszcze nie mogąc ochłonąć z lęku, którego doznał przy bramie, z trudem starał się zrozumieć sens prowadzonych rozmów. Spojrzał błagalnie jak dziecko na Johannana Benzebadia, jakby oczekiwał od niego pomocy i obrony. I rzeczywiście przyjaciel nie zawiódł go, gdyż lodowaty spokój młodzieńca. Kto by pomyślał, że ten zapaleniec i gwałtownik umie zachować chłodną równowagę ducha, udzielił się rozdygotanemu wewnętrznie rybakowi. Stoczącej się przy ognisku rozmowy dowiedzieli się, że Jezus doprowadzony był najpierw do Hanana Ben Setti, a obecnie stoi już przed wysoką radą, której posiedzenie przed chwilą rozpoczęło się. Słuchając, dławili w sobie westchnienia. Ich usta pełne były pytań, roztropnie milczeli, żując niewymówione słowa jak twardy kęs chleba. Chcieli dowiedzieć się, jak się odbyło przesłuchanie u Hanana, domyślili się ze strzępów wypowiadanych uwag, że rabbi doznał bolesnej zniewagi od jednego z mężów Kajafy. Johanan benzebadia zastanawiał się właśnie nad sposobem wtrącenia się do rozmowy, celem wywołania jaśniejszych i pełniejszych wypowiedzi domowników arcykapłana, gdy ujrzał stojącą za plecami Kefasa chawę. Z podejrzliwym błyskiem w oczach spoglądała na rybaka, który, nie przeczuwając niebezpieczeństwa, z napięciem przysłuchiwał się po gwarce strażników. A jednak wydaje mi się, że należysz do uczniów tego człowieka. Przecież widziałam cię, jak byłeś razem z Jeszyłą z Nazaretu. Kefas zaskoczony zerwał się i krzyknął: Ja? Byłem z nim razem? Nie jestem jego uczniem, nie znam go, niewiasto. Nie wiem i nie rozumiem, o czym mówisz. Wówczas służąca, zwracając się do grzejących się przy ognisku mężów, rzekła: ten jest z ich liczby! Gdy Kefas powstał z ziemi i począł oddalać się w kierunku bramy, jakaś kobieta, którą mijał bacznie przyjrzawszy mu się od stóp do głów, przystanęła i zawołała. Tak! Poznaję go! Ten był w Getrze z Jeszuą Ben-Josef! Przysięgam ci, niewiasto, że nie znam tego człowieka, przecież... Głos Kefasa załamał się. Z nadogniska odezwały się zadzierżyste wołania. — Na pewno jesteś jego uczniem! Powiedz prawdę! Nie zapieraj się! No! Gadaj! Dlaczego milczysz? Jesteś czy nie jesteś jego uczniem? Kefas rozłożył ręce i rzekł schrypniętym głosem. — Ludzie! <laughs> nie jestem! Ktoś ze służących krzyknął. — Dajcie mu spokój! Przecież przysiąg, że nie zna z Słusznie! Zawołał inny, odstąpcie od niego. Zapiał kogut. Przeraźliwe pianie zwaliło się na kefasa jak pożar. Zdawało mu się, że jest gorejącą pochodnią. Chciał rzucić się na ziemi. Tarzać się w prochu, aby ugasić skaczące po nim płomienie, a kogut piał, 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 a ogień rósł w kefasie, obejmował iskrzącymi językami jego ciało, zamieniał je w gorejącą kolumnę, która strawiona ogniem, rozpadła się, zamieniła się w popiół, a popiół ostygł i stał się nędznym prochem. A proch, chociaż był już tylko prochem, wyzbytym życia, czucia i zmysłów, wciąż słyszał rozpaczliwe pianie koguta, piejącego przez całą wieczność. Od wieczności do wieczności. Kefas wrócił do ogniska, albowiem mimo grożącego niebezpieczeństwa nie chciał opuścić miejsca, w którym przebywał rabbi. Jaków Ben-Halfi Umiriam. Jaków Ben-Halfi, uciekając z Get Shemanim, biegł w stronę przedmieścia Betesdy. Podczas pojmania Jezusa, gdy dwunastu bez jednego rozsypało się na kilka luźnych grup, znalazł się w jednej z nich, w dość znacznej odległości od rabbiego, co było nieodpartym dowodem przytomności umysłu młodego apostoła, który teraz na widok zbrojnej przewagi strażników z chyżą szybkością uskoczył w cień zarośli drzew. Widział, jak się pacze wiązali ręce Jezusowi i usłyszał czyjś rozkaz, który sercu jego odebrał resztę odwagi, a nogom nie poskąpił skrzydla tej lotności. Gnał przed siebie, w dolinę, z myślą przedostania się do podmiejskich osiedli, gdzie łatwo mu było zatrzeć ślady ucieczki wśród krętych i splątanych uliczek, w gęstwinie domów i lepianek. Zdrowy instynkt nie mylił go. Zdołał wydostać się z matni. Sadził przez rowy i głazy długimi susami, a nogi niosły go lekko i zwinnie, aż dopadł pierwszych lepianek i ogrodów i utonął w nich jak kamień w wodzie. Zwalił się na ziemię, na warzywną grzędę, półżywy ze zmęczenia. Wyciągnął przed siebie nogi, a ręce odrzucił ku tyłowi. I tak leżał, wypoczywając, i na pewno bogi spokój wypełniłby jego mięśnie, a serce przestałoby kołatać w jego piersiach. Gdyby go nagle nie ogarnęło przerażenie, tym razem już nie z powodu ścigających go prześladowców, ale niecnej zdrady, jakiej dopuścił się wobec rabbiego. Pozostawił bezbronnego, na łasce strażników arcykapłana. Jak mógł to uczynić? Dlaczego nie okiełznał swojego tchórzostwa? Czyżby jego dusza była w szybkości jego nóg? Zerwał się z ziemi. Było pusto. Po jednej stronie, za mgłą. Klęczała góra oliwna, jak zgrzany wielbłąd. Po przeciwnej bielały jak piszczele białe kolumny owczej sadzawki. Niedaleko stąd znajdował się dom ich wspólnych krewnych, gdzie rabbi i jego matka zwykli zatrzymywać się podczas świąt. Wiedział, że pobożna niewiasta przebywa w Jerozolimie, na pewno i tym razem skorzystała z gościnności rodziny. Pomyślał, że mimo późnej pory powinien udać się do Miriam i powiadomić ją o pojmaniu syna. Będzie posłem złej nowiny i swoją nędzną obecnością świadczyć będzie przeciw sobie i przeciw wszystkim apostołom, którzy opuścili Rabbiego. Gryzła go jeszcze jedna troska. Z początku udawał, że nie słyszy jej warknięć, gdy jednak poczuł, jak coraz głębiej wgryza się w jego serce, począł się zastanawiać, czy dobrze robi, że idzie teraz do krewnych Rabbiego i swoich, i do Miriam swojej ciotki. Rozważał wszystkie możliwości za i przeciw. Przecież współodpowiedzialna za działanie każdego członka rodu jest cała jego rodzina: ojciec, matka, bracia i siostry, stryjowie i wujowie, bracia stryjeczni i cioteczni. Więc może lepiej cicho przycupnąć i nie zwracać na siebie uwagi donosicieli i szpiegów arcykapłana, którzy prawdopodobnie już śledzą dom krewnych rabbiego. Po co się narażać? Po co lekkomyślnie nadstawiać głowę? Czy potrafi tym pójściem do rodziny odmienić bieg wypadków i wyswobodzić z grzesznych rąk umiłowanego swojego brata Jeszue Ben-Josef? Po rozwadze położywszy na jednej szali wagi własne bezpieczeństwa, na drugiej kotłowanie swojego wnętrza, nie poszedł za głosem warczenia i wygodnej bezczynności, gdyż nie chciał jeszcze bardziej pogłębiać żrącego go smutku. Zachowując ostrożność, chyłkiem przemykał pod ścianami lepianek, biegł wąskimi uliczkami, przystawał, nadsłuchiwał i znów biegł, aż dotarł do domu krewnych. A upewniwszy się, że nikt go nie śledzi, dookoła było pusto i cicho, tylko z dala przeraźliwie piał kogut, zapukał do bramy, a gdy mu wreszcie oddzierny po długim wypytywaniu, kim jest i czego chce, otworzył. Wpadł na dziedziniec i z dyszanym głosem prosił chłopca o przywołanie Miriam i pobożnych niewiast. Chłopiec, zmiarkowawszy po pośpiechu, z jakim Jakow ben Halfi wyrzucał z siebie słowa, że stało się coś niezwykłego, skoczył na piętro do gościnnej izby i wywołał na dziedziniec Miriam, Mariamnę z Magdali, Szoszanę i Salomę, matkę synów zebadi. Jakow, stłumionym szeptem, aby nie budzić gospodarzy i domowników, Opowiedział niewiastom o pojmaniu Jeszuły ben Yosef, przy czym nie zataił zdrady Judy z ucieczki swojej i apostołów i z głęboką skruchą dał wyraz bólowi z powodu niegodnego zachowania się uczniów błogosławionego męża, któremu ślubowali wierność i oddanie. Niewiasty załamały ręce i wybuchnęły cichym łkaniem. Wciąż baczyli, żeby nie zbudzić domowników i tylko Miriam, Stała bez ruchu z opuszczonymi rękami, ani jedno słowo nie wysączyło się z pomiędzy jej warg, ani jedna łza nie spłynęła po jśnianych policzkach, i ani jeden mięsień nie zadrgał na jej twarzy. Spuściła oczy i pomyślała, czy taki koniec zgotował Elohim, mojemu synowi. Czy po to cień pana stąpił na mnie i ocienił mnie, aby mój syn wydany był na łup nieprzyjaciół? Jestem służebnicą pana, niech więc stanie się według jego woli, ale boleść moja do mnie należy. Tak pomyślała i spytała: Dokąd zaprowadzili Jeszuę? Nie wiem, odparł Jakow Ben-Halfi. Chodź, Jakowie. Poszukamy mojego syna, rzekła i owinęła się chustą. Za nimi, łukając, podążały Mariamne z Magdali, Szoszana i Salome, matka synów Zebadi. Jezus przed sądem Sanhedrynu Kajafa podniósł się z fotela. Wszyscy powstali z miejsc. Szemaj Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, zaintonował wielkim głosem arcykapłan. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jest jeden. Błogosławione jest imię Jego, Jego majestat, Jego królestwo po wszystkie wieki. Amen, potwierdzili zebrani. Otwieram posiedzenie Sanhedrynu. Niech stanie przed nami Jeszua ben Josef z Nazaretu! zawołał arcykapłan. Usiedli. Strażnicy wprowadzili Jezusa i zdjęli powrozy z jego rąk. Rabbi powiódł wzrokiem posiedzących półkolem mężach, policznie przybyłych uczniach Bethamidraszu, nauczycielach, hazanach, przepisywaczach Pisma Świętego, po tłumie gości, którzy zajęli miejsca na ławach pod ścianami. Sądowym naradom Sanhedrynu mógł się przysłuchiwać każdy syn Izraela, a nawet wolno by było przemawiać w obronie oskarżonego, ale nie dostrzegł wśród nich ani swoich krewnych, ani nikogo spośród uczniów. Wszyscy go opuścili. I apostołowie, i cudownie uleczeni, chorzy i rodzina. Dla pełni tej samotności w chwili do tego wybranej nawet sam siebie opuści i porzuci i oddali się od swojego ocalenia i będzie robakiem pod stopą ciemiężyciela, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą pospólstwa. Spojrzał na Kajafę z takim spokojem, że arcykapłan, kapłani, saduceusze, farzeusze, uczeni w Piśmie Świętym, protokolanci, uczniowie Betcha Midraszu, wychowankowie rabbich i mędrców, strażnicy Sanhedrynu, goście, schudzy, zausznicy i donosiciele zdumiewali się, albowiem nie mogli dociec, co oznacza spokój męża oskarżonego o bluźnierstwo przeciw Jachwę. Kajafa poruszył się gwałtownie w fotelu, jakby chciał strzepnąć z siebie spojrzenia skarżonego. Założył ręce na piersiach i podniósłszy nieco głowę, wzrokiem odszukał woźnych, stojących na progu komnaty. Wtedy Rabbi Józef z Ramat faryzeusz, właściciel dużego majątku ziemskiego, położonego na zachodnim stoku gór judejskich, postanowił przemówić i zabrawszy głos, tak powiedział. Wydaje mi się, że zanim dostojny arcykapłan zawezwie świadków mających oskarżyć rabiego Jeszłę ben Josef, należy postawić pytanie, na pewno śmiałe, może nawet zbyt śmiałe, mimo to nieodzowne dla spokoju sumienia sędziów, którzy będą wyrokować w trudnej i niecodziennej sprawie męża, przez jednych uważanego za błogosławionego proroka, przez innych za zwodziciela. Wszyscy podziwiamy prawniczą wiedzę dostojnego Josefa Kajafy, który umie rozstrzygnąć wytrawnym umysłem najbardziej zawiłe zagadnienia, czego dał wielokrotnie dowody. Dlatego na pewno wie, że umiar i roztropna powolność powinny towarzyszyć każdej rozprawie sądowej dla jej dobra. Sprawiedliwy wyrok jest nagrodą dla sędziów i dla dobra całego narodu, albowiem, jak głosi mądrość praojców. Ilekroć sędzia wydaje sprawiedliwy wyrok, obecność Boża spoczywa na Izraelu. Czy mądry umiar i roztropna powolność i tym razem kierowały dostojnym arcykapłanem? Czy okiełznał swój szlachetny gniew, który wprawdzie jest zaletą mężów, wykazujący godne pochwały staranie o czystość wiary, ale z drugiej strony niestety odbiera im możność bezstronnej oceny zdarzeń? Czy należało więc w przeddzień radosnego święta Pesach radość nasza jest zmącona bolesnym zdarzeniem, a zajęcia sądowe oddalają nas od świątecznej podniosłości ducha w pośpiechu i w nadmiernym podnieceniu serca uwięzić Jeszué ben Josef i postawić go jeszcze tej samej nocy przed nadzwyczajnym sądem Sanhedrynu, działającym według ustawy o Horat Szach, o nakazie godziny? Z winy tego pośpiechu najwyższa rada nie mogła się zjawić tutaj w pełnej liczbie, albowiem zaproszenia nie dotarły w porę do wielu mądrych i zacnych mężów, którzy by swoją obecnością wspierali nasze starania o sprawiedliwy wyrok. Po co był potrzebny pośpiech, po co potrzebna była doraźność, skoro potrzebniejsza była roztropność, idąca u boku powolnego umysłu? Czy po to, aby sąd nadzwyczajny mógł wydać wyrok nie według praw przekazanych nam przez mądrość pokoleń? Mądrość pokoleń nałożyła na sędziów ograniczenia biorące w obronę oskarżonego przed ich gwałtowną gorliwością. Ale według surowego uznania sędziów, wolnych od ustaw chroniących oskarżonego, od mądrych i przewidujących przepisów ustanowionych przez naszych bogobojnych przodków, których głębią nieposzlakowanej prawości i natchnionego rozsądku wszyscy się szczycimy? Wprawdzie ustawa o sądach nadzwyczajnych jest również dziełem ojców, radzili oni jednak korzystać z jej surowego dobrodziejstwa tylko w złą godzinę, w czas dla Izraela groźny, gdy wiara ludu we wszechmocnego jest zachwiana, a odstępstwo uśmierca dusze człowiecze. Czy teraz nastał taki czas? Czy właśnie teraz nastała ta nieubłagana konieczność wprowadzenia w życie ustawy o nakazie godziny? Czy lud odstąpił od Elohim? Czy składał fiary obrzydliwości pogańskiej? Czy przestał płacić daninę świątyni pańskiej? Pytam zatem, dlaczego dostojny arcykapłan postawił rabiego Jeszue ben Yosef przed nadzwyczajnym sądem Wysokiej Rady, a pytając, czy nie to z powodu troski o sprawiedliwość w Izraelu, o przestrzeganie ustaw ojców, którzy zwykli mawiać, że mężowie sprawiedliwi są więksi? Od aniołów. W komnacie wśród mężów powstało poruszenie. Poczęli nachylać się ku sobie, szeptać, już tu i tam podniosły się głośniejsze głosy, ale szepty, szumy, szmery i głosy natychmiast ucichły, bo do uszu zebranych doszły słowa Kajawy, który mówił: Czcigodny rabbi Józef z Haiim ma słuszność, twierdząc, że mądrość praojców przewidziała możliwość przyjścia złej godziny. I celem jej odwrócenia od Izraela ustanowiła sądy nadzwyczajne, które bezlitośnie ścigają zwodzicieli i tych, którzy im ulegli. Dlatego mądrość praojców mówi: Sądowi nie wolno kierować się miłosierdziem. A potem mówi: Strażnikami miasta są jego nauczyciele. Zatem ten, któremu leży na sercu nieskazitelność wiary synów Izraela, musi być ich surowym sędzią, a zarazem również surowym strażnikiem i nauczycielem, bo mądry strażnik pilnuje i poucza, a mądry nauczyciel poucza i pilnuje. Pośpiech moich zamiarów i doraźność moich postanowień nie płynęły z gniewu i popędliwości. Ich źródłem był głęboki namysł i obawa, że zwłoka może się okazać nieszczęściem dla Jeszuruna, a któż by z nas pragnął, aby naród wybrany przez Pana pogrążył się w zamęcie i nieładzie. Na pewno nikt spośród szlachetnych mężów Wysokiej Rady. Jeszua ben Josef od trzech lat, nauką swoją i czynami, nieustannie bez święte ustawy prawa i praojców. Nie święci szabatu, nie przestrzega mycia rąk, nigdy nie okazywał szacunku świątyni i kapłanom. Rozpędził kupców sprzedających zwierzęta przeznaczone na ofiarę, na ofiarę dla wszechmocnego. Wzniecił tumult. W przeciągach pańskich, w synagogach wygłasza przemówienia przeciw uczonym w piśmie i wielokrotnie świadczył o sobie jako mężu błogosławionym, zesłanym przez Pana. Nauczając, nigdy nie powoływał się na rozkaz jachwę, jak to zwykli czynić prorocy. Rozkazywał i mówił we własnym imieniu, starając się tym ze wszechmiar godnym potępienia sposobem stworzyć pozory, że jest kimś więcej niż mężem błogosławionym, kimś więcej niż prorokiem, że jest istotą równą najwyższemu. Czym był jego wjazd do Jerusalem hakoderz, jeżeli nie śmieszną próbą naśladowania uroczystego pochodu pomazańca Bożego wkraczającego w triumfie do stolicy króla Dawida? Mężowie Wysokiej Rady, kim jest ów mąż, że przemawia jak Elohim? Czy Moshe rabenu przemawiał, jak Elohim? Czy prorok Jesaja przemawiał jak Elohim? Halila! Złe moce wtargnęły pod namioty Jakowa. Lew wypadł na nas z pustyni, wilk, stepowy pustoszy nasze pola, pantera, czai się u progu naszego domu. Belial czycha jak ptasznik na duszę ludu, nastawia sidła i czyni łowy na potomstwa Abrahama. Jeżeli nie połamiemy sideł i nie potargamy sieci, Ziemia Izraela rozpęknie się, głębokim pęknięciem i rozkruszy się, miałkim kruszeniem wstrząśnie się, wstrząsami zachwieje się jak. Pijana I zadrży jak namiot pod uderzeniami wichru, a pan uczyni ją próżną i nagą, albowiem nie wytępiliśmy tych, którzy przekroczyli prawo i odmienili ustawy pańskie i podeptali przymierze. Biada szaleńcom, którzy rozmiłowali się w swoim szaleństwie. Ręce Kajafy trzęsły się jak w gorączce. Ciężko dyszał. Zdawało mu się, że dźwiga na barkach cały ciężar nieba bez niczyjej pomocy, sam. Powoli uspokajały się mięśnie jego twarzy. Począł mówić ostrożnie, powściągliwie, jakby mu z trudem przychodziło dobieranie słów. — Wiem, że wielu spośród ludu Izraela, nie tylko Amhareców, sprzyja galilejskiemu mężowi. Wiem, że wielu lewitów nieobrzezanymi uszami słucha — jego słów. Wiem, że wielu spośród czcigodnych mężów Sanhedrynu potakuje jego nauce. Wybaczcie, że zakłóciłem wasz czas przedświąteczny. Nie mogłem inaczej uczynić. Czas nagli. Niebezpieczeństwo grozi świątyni i ludowi. Jeszua Ben-Josef już wielokrotnie ratował się ucieczką przed karzącą ręką prawa. I tym razem mógłby się wymknąć sprawiedliwości, schronić się w dalekich krainach, w Tyrze czy Sydonie, w Cezarei Filipa czy w Dekapolu. Czy mieliśmy i teraz bezczynnie przyglądać się jego ucieczce? Twarz Kajafy rozpogodziła się. Począł mówić płynnie, z tak znamienną dla niego swadą. Jednak błąd popełniają ci, ci godni mężowie Wysokiej Rady, którzy sądzą, że tylko ja i kapłani, saduceusze i trzeźwo myślący faryzeusze oceniamy surowo działanie oskarżonego. Do was mówię, jawni i ukryci zwolennicy i obrońcy Jeszły Ben-Josef. Wiedzcie, że sami uczniowie zwodziciela, jego najbliżsi uczniowie z lękiem Patrzą na jego uczynki i z drżeniem słuchają jego słów. A jeden spośród nich, mąż bogobojny i prawy, Juda ben Simeon z Keriot, jawnie opowiedział się przeciw bluźnierczym naukom Galilejczyka: stanął przed nami! Stanął przed nami! Wyznał swoje grzechy i wydał go w nasze ręce. A prawdę swoich zeznań przyświadczył pocałunkiem prawdy złożonym na policzku swojego rabbiego. Wiedzcie zatem wy, obrońcy zwodziciela, i niechaj wie cały lud Izraela od Dan do Berszeby, że nie my pierwsi wyciągnęliśmy dzisiaj ręce przeciw bluźniercy. Ale pobożna ręka ze zgromadzenia jego dwunastu uczniów wyciągnęła się przeciw niemu i przywiodła go przed nasz sąd! Zaprawdę, na czasie jest święta ustawa o nakazie godziny czcigodni mężowie wysokiego Sanhedrynu. Odstępstwo! Zawisło nad Izraelem! Niechaj odbędzie się sąd według Horat Szach. Arcykapłan ma słuszność! Zwodziciel podniósł pięść przeciw świątyni pańskiej! Wezwijcie świadków! 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 Ostry głos arcykapłana wzniósł się ponad wrzawę, przekrzyczał ją i stłumił: Wprowadźcie! Świadków oskarżających! Weszli dwaj świadkowie. W prawodawstwie izraelskim oskarżenie przed sądem wnosili dwaj świadkowie, którzy spełniali rolę i oskarżycieli i świadków, i nisko pokłonili się arcykapłanowi. Jakie jest Twoje imię? spytał arcykapłan jednego z nich, męża średniego wzrostu, nieco zgarbionego o pochmurnym spojrzeniu. Baruch ben Joas. A twoje? spytał arcykapłan. Jeftach ben Ruben, odpowiedział drugi z nich, łysy, o twarzy wyblakłej, jakby miała za chwilę rozpłynąć się w powietrzu. Czy rozpoznajecie w oskarżonym mężu sprawcę bluźnierstwa? Świadkowie spojrzeli na Jezusa. Rozpoznaję, odpowiedział Baruch ben Joas. Rozpoznaję, odpowiedział Jeftach ben Ruben. Czy podczas wypowiadania bluźnierstwa przez Jeszue ben Josef byliście na miejscu grzechu? Byłem na miejscu grzechu. I ja byłem na miejscu grzechu. Czy widzieliście się wzajemnie na miejscu grzechu? Tak, widzieliśmy się. Tak, widzieliśmy się. Pamiętajcie, Kajafa podniósł wskazujący palec, na którym iskrzył się złoty sygnet, że nie wolno wam zeznawać według domysłów, przypuszczeń, podejrzeń, posądzeń i plotek zasłyszanych od ludzi postronnych, nawet wiarygodnych. To, co powiecie, będzie przez mężów Wysokiej Rady sprawdzone z drobiazgową dokładnością. Jeżeli Waszymi fałszywymi zeznaniami zawinicie śmierć niewinnego człowieka, spadnie na Was krew jego i całego jego potomstwa, które by w przyszłości mogło się zrodzić z jego lędźwi. Zrozumieliście? Tak, odpowiedzieli. Niech świadek Jeftach ben Ruben opuści komnaty Wysokiej Rady. Jeftach wyszedł. Kajafa lekkim musięciem dłoni pogładził brodę i zwróciwszy się do barucha ben Joas. Począł mu stawiać pytania, cedząc wyraźnie słowo po słowie. Którym siedmioleciu oskarżony Jeszua ben Josef popełnił zarzucane mu bluźnierstwo? W ostatnim siedmioleciu. W którym roku? W tym roku. W którym miesiącu? W miesiącu Tebet. W jakim dniu? W drugim dniu miesiąca Tebet. To był dzień po ostatnim dniu Święta Świateł. O której godzinie? Była godzina szósta. Słońce stało prostopadle nad ziemią. W którym miejscu? Pod portykiem Salomona w świątyni pańskiej. Kajafa oparł ręce na poręczy fotela. Opowiedz, co widziałeś i co słyszałeś. Baruch Benioas zgarbił się jeszcze bardziej, uniósł wysoko brwi i mrugał powiekami, co miało oznaczać, że stara się jak najdokładniej odtworzyć w pamięci wypadki i słowa. Mówił więc powoli, od czasu do czasu przerywał opowiadanie, a wtedy powieki jego szybciej mrugały, a brwi unosiły się jeszcze wyżej. To był dzień po ostatnim dniu święta świateł. Przyniosłem do świątyni pańskiej gołębie, aby je sprzedać mojemu odbiorcy na dziedzińcu pogan, bo trzeba dostojnej radzie wiedzieć, że hoduję gołębie. Jestem gołębiarzem. No człowiek musi z czegoś żyć, a gołębie, a gołębie, dużo z nimi kłopotu, zarobek mały, ale... Niechaj będzie pochwalony Elohim Nie mogę się skarżyć Ani ja nie cierpię głodu Ani żona moja nie cierpi głodu Ani dzieci moje nie cierpią głodu Więc poszedłem na dziedziniec Pogan I szukam mojego kupca A kupca nie ma Jest jego pomocnik Dawid Pytam go Dawidzie dziecko moje Kiedy przyjdzie kupiec a On mi odpowiada Czy mój pan musi na ciebie cały dzień czekać A ja na to czy ja mu że cały dzień czekać? Ja tylko pytam, kiedy on przyjdzie, a Dawid na to. Będzie za godzinę. Byłem zmęczony. Elohim kazał tego dnia wiać gorącemu wiatrowi. Wprawie wszystko, co pan syła, należy przyjmować bez szemrania, ale... Tym razem jego wielka hojność była nieco za wielka. Czy mam w taki upał wracać z klatką do domu? Nie! Klatkę z głębiami zostawiłem u pomocnika i poszedłem do portyku Salomona, aby wypocząć w cieniu. Rozglądam się i widzę, jak w niewielkiej odległości ode mnie siedzi na ziemi kilku synów Izraela, a w środku siedzi o. Jeszua ben Josef i przemawia do nich. Patrzę w bok i widzę Jeftacha ben Ruben. Pokój tobie, Jeftach, mówię. Widzisz? A na to Jeftach widzę. A ja na to, jeżeli jeden syn Izraela przemawia, a inni synowie Izraela słuchają, to trzeba posłuchać, o czym on mówi, czego oni słuchają. Dlaczego byśmy i my nie mieli posłuchać? Tak powiedziałem i podszedłem bliżej, Ja za mną poszedł Jeftach ben Ruben. Stoimy, patrzymy i słuchamy, a Jeszua ben Józef tu wskazał palcem na Jezusa, mówi. A dokoła niego siedzi kilku statecznych mężów o gniewnych twarzach. A im dłużej Jeszua ben Józef mówi, tym większy jest w nich gniew. Dlaczego oni mają gniewne twarze i oczy, pomyślałem. Czy jest możliwe, aby dzieci Abrahama słuchały z gniewną twarzą bogobojnej mowy? Tak myśląc, usiadłem i słuchałem: O, Elohim, co ja słyszałem? Co ja, co ja słyszałem? Co ja słyszałem? Lepiej by było, żeby moje uszy nie słyszały tego, co słyszałem. Więc mówię, do Jeszułę Beniosew, rabi, nie mów tak, bo to, co mówisz, jest grzechem i bluźnierstwem. Ale on, nie zwracając uwagi na moje ostrzeżenie, mówił dalej, a uszy moje słyszały, co mówił. Spytacie, co? Słyszały moje uszy? Uczynił krótką przerwę. Słyszały, jak Ben-Josef Josef, tu znów wskazał palcem na Jezusa. Tak mówił. Jeżeli jesteś głodny, możesz w szabat zrywać kłosy. Jeżeli ci zimno, możesz w szabat rozpalić ogień. Jeżeli twój osioł wpadł w szabat do jamy, możesz go stamtąd wyciągnąć. Jeżeli twój przyjaciel jest chora, mieszka daleko. Idź do niego nawet w szabat, i okaż mu pomoc. nawet gdybyś miał uczynić więcej niż dwa tysiące kroków. Pamiętajcie, że człowiek nie jest dla szabatu, ale szabat. Dla człowieka. Mojżesz uczynił wielkie rzeczy, ale ja uczynię większe. Odmienię prawo, bo mnie Elohim posłał, aby je odmienić. Dam wam nowe prawo. A kto wyznawać będzie moje prawo i pić je będzie jak wodę, nie zazna nigdy pragnienia, bo ja jestem woda żywa. Tak powiedział, a potem dodał: Ja jestem. Tak powiedział Jeszua Beniosewa, nogi moje. Ugięły się w kolanach. to jest wszystko, co słyszałem, bo potem zatkałem uszy palcami i widziałem tylko czerwone od gniewu twarze mędrców i wielkie wśród nich poruszenie. Arcykapłan zawołał: Elohim, powiedział w świętym zwoju Szemot, przeto zachowujcie szabat, który powinien być dla was świętością. Ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią i każdy, kto by wykonał pracę w tym dniu, będzie wyłączony z mojego ludu. Cisza, jak gęsta chmura, zawisła nad Sanhedrynem i tylko rozlegały się przytłumione stąpania służących, objaśniających knoty, objaśniających knoty w oliwnych lampach. Nagle dookoła rabiego Gamaliela, wielkiego faryzeusza, powstał lekki szum, jakby wiatr potrącił koronę wysokiego drzewa. Siedzący obok rabiego mężowie, dotychczas sztywni, kamienni, ożywili się, zakołysali, nachylili ku sobie i znów powrócili do nieruchomej postawy, którą starali się pokryć rosnący w nich popłoch. Gamaliel przemówił, a chociaż siedział w fotelu, górował barczystą postacią nad całym zgromadzeniem. Mądrość praojców uczy. Kto czuje konieczność dokonania dobrego uczynku. Może przekroczyć nawet przepisy szabatu. A potem mówi mądrość praojców. Niekiedy unieważnienie prawa jest umocnieniem prawa. Wysoki Sanhedrym sprawuje władzę nad duszą Izraela, a trzygodni mężowie, którzy w nim zasiadają, słusznie szczycą się swoim stanowiskiem. Powinni więc pamiętać głos mądrości, która powiedziała ustami naszych mędrców, dla człowieka z sumieniem władza jest ciężarem, a nie zaszczytem. To powiedziawszy, zwrócił się do barucha i spytał, czy Baruch Ben Joas zna mężów, do których wówczas przemawiał Rabbi Jeszua Ben Josef? Nie znam. Czy poznałby ich na ulicy, gdyby ich spotkał? Może tak, może nie. Elohim stworzył tylu ludzi. Słusznie, Elohim stworzył niezliczoną ilość ludzi, ale każdemu dał inną twarz, aby ich można było odróżnić i poznać. Czy wielu mężów słuchało? Mowy rabiego jeszuły Ben Josef? Nie, niewielu. Ilu? O, może pięciu, może sześciu? Jaki to był dzień, w którym Baruch Ben Joas słyszał przemawiającego rabiego? Powiedziałem już, to był dzień po ostatnim dniu święta świateł. Od kogo dowiedział się Baruch Ben Joas, że przemawiający jest rabbi Mieszułom Ben-Josef. Od nikogo. Wiedziałem, że to on jest. Z tego wynika, że wtedy Baruch ben Joas nie pierwszy raz widział i słyszał przemawiającego Jeszuę Ben-Josef. Czy tak? Tak, widziałem go i, i słyszałem. Gdzie widział go baruch po raz pierwszy? Nie pamiętam. A gdzie go słyszał po raz pierwszy? Po raz pierwszy? Tak, po raz pierwszy. Także w portyku Salomona. Ile razy słyszał go baruch w portyku Salomona? Raz go słyszałem w dniu, po ostatnim dniu święta świateł. To już wiemy, a przedtem? Baruch uniósł wysoko brwi i odparł po krótkim namyśle: W samo święto świateł, tak, w samo święto. W którym dniu święta świateł? No, nie pamiętam. Czy rabbi mówił wtedy rzeczy słuszne, nabożne, bogobojne, czy bluźniercze? — No, on, on zawsze bluźni. — O czym wtedy rabbi mówił? — O czym? — Tak, o czym? — No, on mówił o czym? — Mówił o Moshe rabenu, o, o przykazaniach, no, bluźni. No. — Proszę mi dokładnie powiedzieć, o czym mówił. Baruch znowu uniósł brwi. Nie pamiętam. Jak to baruch ben Joas dobrze pamięta dzień i godzinę i treść drugiego przemówienia rabiego Jeszu y Ben josef Przecież z taką bezprzykładną dokładnością, godną najwyższej pochwały przytoczył jego słowa, a nie pamięta, którego dnia. Po raz pierwszy słyszał bluźnierstwa wypowiadane przez Jeszuę ben Josef, a nie pamięta o czym on mówił, chociaż te dwa bluźniercze przemówienia oddzielone są od siebie odstępstwem zaledwie kilku dni. Czym wytłumaczy Baruch ben Joas brak pamięci o pierwszym przemówieniu, a tak dobrą pamięcią o drugim przemówieniu? Barak Benioas odrzekł. Jedno się gorzej i pamięta, drugie się lepiej i pamięta. Zawsze pamięta się to, co się powinno pamiętać. Nieprawdaż, Baruchu Benioas? Ktoś krzyknął z głębi komnaty. To są podstępne pytania. Inny głos zawołał. Zaprawdę to są pytania sprawiedliwe. W Kajafie podniosła się zapalczywość z powodu porażki poniesionej na samym początku rozprawy. Ten Nachum jest mądry, ostrożny, przebiegły, a nie przygotował tego durnia barucha na wszystkie możliwości. Powinien się liczyć z tym, że ci i inni faryzeusze będą przemawiać w obronie zwodziciela. Czyżby tej możliwości nie wziął pod uwagę? Z Gamalielem nie ma żartów. Jak on podważył prawdomówność gołębiarza? A nie miał przecież w rękach żadnych rzeczowych dowodów przeciw świadkowi. Nie szkodzi, to dopiero początek. Zresztą Gamalielowi nie udało się obalić zeznań Barucha. Nie obalił, lecz podważył. A to nie jest jedno i to samo. Zadośćuczynieniem dla Kajafy za tę chwilową porażkę była wciąż trwająca wrzawa, która dowodnie świadczyła o układzie sił w Wysokiej Radzie. Krzyki umocniły go w przekonaniu, że usiłowania drobnej grupy obrońców zwodziciela. Wilczał do nich również garstkę milczących faryzeuszów, którzy z obawy o swoją skórę nie będą chcieli nadstawiać karku i nie przemówią w obronie oskarżonego. Są znikome i nie należy się z nimi liczyć. Podniósł rękę. Wrzawa ucichła. O głos poprosił rabbi Nikodem. Był prawdopodobnie bardzo wzburzony, bo na przekór swojej spokojnej i zrównoważonej naturze mówił szybko i szybko rzucał pytania, a każdemu pytaniu towarzyszył głęboki oddech jego piersi, który przywodził na myśl wysiłek człowieka dźwigającego ciężar, przerastający jego siły. Czy Baruch ben Joas na pewno poznaje w rabbi Jeszue ben Josef, owego męża, który przemawiał pod portykiem Salomona? Baruch odpowiedział, tak, poznaje, niechaj Baruch Benioas jeszcze raz mu się przyjrzy. Baruch spojrzał na Jezusa i rzekł, tak, to on. Którego dnia i miesiąca widział go Baruch Benioas przemawiającego pod portykiem Salomona? Przecież już powiedziałem, drugiego dnia miesiąca tebet to był dzień po ostatnim dniu święta świateł. Jakim sposobem świadek zapamiętał ten dzień? No to już powiedziałem, ale powtórzę. Jeszcze przed świętami postanowiłem pójść drugiego dnia miesiąca Tebe, to znaczy w dzień po ostatnim dniu święta świateł, na dziedziniec Pogan i sprzedać gołębie. O której godzinie świadek widział jeszcze ben Josef w owym dniu w portyku Salomona? Kajafa wtrącił się. Świadek zeznał, o której godzinie go widział. Czyżby czcigodny Rabbi nie słyszał jego odpowiedzi? Słyszałem, ale pragnę po raz drugi ją usłyszeć. Kajafa zwracając się do Barucha rzekł: Odpowiedz. Baruch odpowiedział: To była godzina szósta. Słońce stało nad głowami. Rabbi Nikodem zerwał się z fotela i zawołał: Dostojni mężowie Sanhedrynu, 26 dnia miesiąca Kislew, w drugim dniu Święta Świateł, Jeszua ben Josef przemawiał w portyku Salomona, po czym tego samego dnia opuścił Jerozolimę i udał się do Perei, do Brodu w Betanii, gdzie przybywał do trzeciego dnia miesiąca Tebet. Jakże zatem mógł być drugiego dnia miesiąca Tebet w Jerozolimie, w portyku Salomona, skoro tego samego dnia, o tej samej porze, widziano go przy Brodzie w Betanii? Zerwały się krzyki. Dowody, kto go widział, kto z nim rozmawiał? Podaj jego imię Rabbi! Nie ukrywaj jego imienia! Daj dowody, że mówisz prawdę! Niech przemówi do nas ten, który mówił ze zwodzicielem drugiego dnia miesiąca tebet przy brodzie w Betanii. Nikodem zbladł, krople potu wystąpiły mu na czoło. Bał się jej obetrzeć, aby nie zwrócić uwagi mężów na zbytnie podniecenie, któremu uległa jego dusza. Nie wiedział, co ma począć. Czy ma ujawnić imię krótkowzrocznego, któremu zaufał? Czy ma prawo to uczynić? Jeżeli nie ujawni, pogrąży rabiego i siebie. Jeżeli ujawni, krótkowzroczny rzuci mu w twarz okrutne słowo, wiarołomca. A co gorsza, jeżeli nawet poda imię krótkowzrocznego, on, w obawie o własne bezpieczeństwo, tyle tylko Elohim wie, co Kajafa jeszcze knuje, może zaprzeczyć jego świadectwu. Co wtedy się stanie? Powiódł wzrokiem po mężach Sanhedrynu, po siedzących pod ścianami uczniach Bethamidraszu, po ich rabbich i wzrok zatrzymał na krótkowzrocznym. Przynaglony strachem natychmiast odwrócił głowę i spojrzał w przeciwnym kierunku, starając się z niejakim powodzeniem nałożyć na twarz maskę spokoju. Stwierdził w sobie, że zagolopował się za daleko nie powinien z taką pewnością siebie powoływać się na obecność Jeszuły przy brodzie w Betanii. Co za lekkomyślność, co za głupota, po co to uczynił? Po co? Usłyszał donośny głos. Ja jestem rabbi Beniamin Ben Dawid, zwany krótkowzrocznym. Drugiego dnia miesiąca Tebet byłem u rabiego Jeszuły Ben Josef, u brodu, w Betanii nad Jordanem. Rabbi Nikodem spuścił powieki i ciężko oddychał. Usiadł. Usłyszał schrypnięte słowa, wychodzące z ust Kajafy. Po co? Byłeś u niego, rabbi! Nikodem wstrzymał oddech. Chciałem z nim pomówić. O czym? O jego nauce! Czy nauka jesu ben josef jest szczególnym przedmiotem Twojej ciekawości, rabbi? Słowa Kajafy pękały od nadgromadzonego w nich gniewu. Nikodem wtulił głowę między ramiona, jakby chciał ją ukryć przed czyimś uderzeniem. Cokolwiek się dzieje w Izraelu, jest przedmiotem mojej ciekawości. Odrzekł krótkowzroczny. Wszystkim się zdawało, że arcykapłan nie zapanuje nad sobą i da gwałtowny upust swojemu oburzeniu. Nie wybuchnął jednak, co na pewno kosztowało go wiele wysiłku, i spytał jak mógł najspokojniej, i tylko napięte mięśnie twarzy zdradzały podniecenie jego serca: Co sądzisz o jego nauce? Krótkowzroczny. Odpowiedział bez namysłu, z nieubłaganą swobodą. Nie wyrobiłem sobie o niej właściwego zdania. Z tylnych foteli podniósł się najmłodszy członek Sanhedrynu, Johanan ben Zakai, i rzekł Proszę, dostojnego arcykapłana, o uznanie Barucha ben Joaz za świadka niewiarygodnego. Oraz nieprzesłuchiwanie Jevtacha ben Ruben na tę samą okoliczność, gdyż wiarygodność zdarzenia musi być potwierdzona przez zgodność dwóch świadków. Ponieważ jeden z nich złożył fałszywe świadectwo, zeznania drugiego świadka nie mają dla nas żadnej wartości. Mikodem otworzył oczy. Był uratowany. Lekkie drżenie przebiegło po twarzy arcykapłana. Mięśnie jego policzków, jak struny, napięły się pod delikatną skórą. Siedzący obok niego Hanan Ben Seti kołysał potakująco głową. Kajafa rzekł oschle: Uznaję barucha Ben Joas za świadka niewiarygodnego i polecam wdrożyć przeciw niemu śledztwo o fałszywe zeznania. Wzywam do komnaty obrad dalszych świadków oskarżających. Jezus przestąpił z nogi. Na nogę. Był zmęczony. Rozpoczęło się powolne i żmudne przesłuchiwanie dalszych świadków oskarżających, a było ich wszystkich razem dziesięciu, którzy zeznawali o cudownych uleczeniach, dokonywanych z poduszczenia, jak twierdzili, pełzającego, o podszywaniu się Jezusa pod miano syna Dawida o ogłoszeniu przez niego nauk sprzecznych z ustawami prawa, o gorszących namaszczeniach, o przypowieściach obrażających uczucia bogobojnych synów Izraela, o klątwach rzucanych na głowy faryzeuszów, o niepokojach, jakie wzniecał Galilejczyk na dziedzińcach świątynnych, o zadawaniu się z nieczystymi Samarytanami, o brataniu się z celnikami i tak niepowstrzymanym potokiem płynęły z ust świadków zarzuty. Lecz żadnemu z oskarżających nie udało się, mimo wysiłków saduceuszów, kapłanów, bogaczy i ich faryzejskich zwolenników, ukuć przeciw więźniowi zarzutu bluźnierstwa, mogącego być podstawą do wydania nań wyroku śmierci. A przemawiali przeciw Jezusowi mężowi o tęgich głowach, jak Kajafa, Hanan ben Seti i Ismael ben Fiabi i Symeon ben Kamit i Sagan Jonatan. Spośród faryzeuszów wychowankowie i zwolennicy szkoły rabiego Szamaja, nie mówiąc już o pomniejszych, choć o równie wytrawnych mówcach i znawcach prawa. Garstka faryzeuszów sprzyjających Jezusowi zastosowała znamienny, lecz bezpieczny dla siebie sposób obrony, nie wypowiadając się ani za nauką rabiego, ani przeciw niej, działali ostrożnie, z życzliwością nader zręcznie ukrytą. Zajęli stanowisko czysto prawnicze i usiłowali w imię sprawiedliwości i przepisów ojców zgodnie z Torą badać i obalać zeznania świadków oskarżających. I rzeczywiście, świadkowie uginali się pod gradem celnych pytań Gamaliela, Nikodema, Josefa z Chaim, Johanna ben Zakaj, Akabi ben Mahalalel i kilku wtórujących im faryzeuszów. I po każdym przesłuchaniu, Stawali się pastwą ich żelaznej logiki i odpadali jak bezużyteczne drzazgi pod niemiłosiernymi uderzeniami siekiery. Obrońcy Jezusa brali górę nad jego wrogami, mimo ich przygniatającej liczebnie przewagi. Położenie Kajafy stawało się coraz trudniejsze, wręcz bez wyjścia, zwłaszcza że po długiej i bardzo burzliwej dyskusji, podczas której dochodziło nawet do ostrej wymiany słów między zwalczającymi się stronami, przegrał ostatnią bitwę, o bluźnierstwo przeciw świątyni. A zdawało się, że właśnie to oskarżenie będzie miało pewne szanse powodzenia. Naprzód stanęli przed Sanhedrynem świadkowie i zeznali. On powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Potem stanęli inni świadkowie i oświadczyli, że słyszeli, jak Jeszua ben Woł, wołał, ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, i w trzy dni zbuduję inną, która nie będzie dziełem rąk ludzkich. Obrońcy pytali: jak to? Czy powiedział, że może zburzyć, czy zburzy? Przecież to nie jest jedno i to samo. Czy powiedział, że może świątynię odbudować w trzy dni własnymi rękami, czy też powiedział, że odbuduje ją własnymi rękami, ale ona nie będzie dziełem rąk ludzkich, co jest samo w sobie oczywistą niedorzecznością, bo skoro ją odbuduje własnymi rękami, będzie ona dziełem rąk ludzkich, bo ręce Jeszuły Beniosew są rękami ludzkimi, więc wszystko, co one działają, musi być dziełem ludzkim. Czy na podstawie tych jaskrawych sprzeczności można zbudować akt oskarżenia, skoro jedne zeznania przeczą drugim zeznaniom, a drugie zeznania zawierają wypowiedź niezgodną ze zdrowym rozsądkiem? Z tego wynika, że Jeszua ben Josef powiedział coś zupełnie innego, czego świadkowie nie zrozumieją i nie umieją powtórzyć w sposób przekonujący i wiarygodny. Czy można zatem oprzeć się na tych zeznaniach i stwierdzić z niezbitą pewnością, że rabbi targnął się bezbożną ręką na świątynię pańską, na Kodesh HaKodeshim, na mieszkanie Jahwe na Świętej Górze? Cisza zapanowała w komnacie. Mężowie, pomijamy w tej chwili ich przekonanie i stanowiska, podzielili się na dwa obozy. Jedni postanowili przywołać na pomoc swoją popędliwość, drudzy natomiast chłodne opanowanie. Jedni bowiem mądrość upatrywali w popędliwości, a drudzy w opanowaniu. Jak to zawsze bywa, ilekroć ludzie sięgają do najdroższego skarbu, użyczonego im przez Boga, do mądrości, wszyscy uważali, że mają ją w sutym nadmiarze, niezależnie od tego, czy objawia się ona w gwałtownych podskokach myśli, czy w ich powolnym biegu. I nagle wybuchła wrzawa, bo popędliwi nie mogli już dłużej utrzymać nawozy namiętności, a opanowani opanowania. Karcące krzyki, skargi, szyderstwa, potępiania, potwarze, oszczerstwa, pochwały, objawy uznania, podziwu, pogróżki, błogosławieństwa, klątwy. Wszystko to zlewało się z sobą, kłębiło, kotłowało. Tej wrzawy Kajafa nie słyszał, zamknął się w sobie. Robił w myślach rachunek strat i zysków. Rachunek był łatwy, zysków nie miał żadnych. Przegrał kolejno dwie bitwy. Niezgodność zeznań świadków była tak jawna i wymowna, że na podstawie ich oświadczeń Sanhedryn nie może wydać wyroku skazującego. Całe z takim trudem i tak umiejętnie budowane oskarżenie rozpadło się jak szałas stawiany ze zbutwiałych gałęzi. Zawiedli świadkowie, wybrani i pouczeni przez Nachuma, ale czy z tego wynika, że całą winę za klęskę ponosi tylko Nachum? Nachum zrobił co mógł, a któż mógł przewidzieć, że kilku faryzeuszów stoczy zaciętą walkę ze świadkami w imię jakiejś mglistej praworządności, jakby chodziło tu tylko o oderwaną od rzeczywistości sprawiedliwość, a nie o los całego ludu Izraela? Powinni wiedzieć, że niekiedy należy sprawiedliwość poświęcić dla ratowania wartości większych niż sprawiedliwość, zapomnieli o tym w szaleństwie gonitwy za urojoną prawdą, prawda! Co to jest prawda? Czy prawdą może być taka wartość, która godzi w święte istnienie narodu? Arcykapłan nie spodziewał się tak zaciętego i zwartego oporu. Czyżby ci nieliczni zwolennicy Jeszuły-Beniosef zmówili się przed posiedzeniem? Czy to jest możliwe? Czy jest możliwe, by całe natarcie było z góry obmyślone? Wnioskując z wypowiedzi faryzeuszów, wydaje się, że nieliczna garstka spośród hilelitów – ale co za głowy! Jest zazwodzicielem, a cała reszta wraz z szamajtami jest przeciw niemu. Kajafa był na siebie wściekły. Obowiązkiem jego było wszystko przewidzieć i z góry unieszkodliwić nędzną zgraję szczekających pyszałków. Obowiązkiem, obowiązkiem, ale jak miał to uczynić? Jak? Czy miał zawezwać do siebie tych kilku głupców i ostrzec ich? Powoli, powoli. Gamaliel ani Nikodem, ani ich stronnicy nie są głupcami. Dobrze, nie są głupcami, są mędrcami, zatem jak miał ostrzec mędrców? Co miał im powiedzieć, żeby milczeli dla dobra ludu? A skąd mógł przewidzieć, że Gamaliel tak przemówi, jak przemówił? Był przekonany, że ostrożny Nikodem ust nie otworzy. O Josefie z Ramat Chaim i innych znakomitych mężach faryzejskich w ogóle nie pomyślał. Sądził, że w obronie Jeszuły przemówią pomniejsi spośród faryzeuszów, takie płotki jak krótkowzroczny, jakieś nieopierzone młokosy. W każdym razie nie spodziewał się przemówienia wielkiego Gamaliela. A wystąpienie Nikodema? To był cios, tak. Przegrał bitwę, przegrał, przegrał. Kajafa poczuł się tak, jakby wpadł we własne sidła, był bezsilny. A ponieważ bezsilność, arcykapłan nie lubił być bezsilny, zawsze poniżała go we własnych oczach. Począł siebie usprawiedliwiać, a całą winę za klęskę zwalać na Nahuma i tak długo zwalał ją na wiernego sługę, że sam się z winy oczyścił, a jego uczynił odpowiedzialnym za przygotowanie nieudanej rozprawy. I ze złością patrząc na bladego Nahuma stojącego pod ścianą, z trudem wykrztusił formułę uznającą niezgodność świadectwa świadków oskarżających Jeszue ben Yosef, o zamach na świątynię pańską. Jeszcze nie skończył wypowiadać ostatnich słów, gdy z rozpaczliwą wyrazistością uzmysłowił sobie, że nie ma już żadnych nadziei na zwycięstwo, że na pewno teraz podniesie się Nikodem lub Józef z Ramat a może nawet i sam Gamaliel, i postawi wniosek o uniewinnienie zwodziciela. A wtedy, a wtedy Jesuwa Josef będzie uniewinniony, 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 uniewinniony? Krew uderzyła mu do skroni wszelkimi sposobami musi ratować zagrożony lud Izraela z zamętu, który ogarnął jego głowę wyłoniło się obrazy, od których widoku mrok przed jego oczami stawał się jeszcze mroczniejszy Ujrzał Jeszué ben Yosef bezkarnie wygłaszającego mowy na dziedzińcach świątynnych, we wszystkich synagogach w kraju, dokonującego cudownych uzdrowień i wskrzeszeń i wreszcie obwołującego się pomazańcem zesłanym przez Elohim. Izrael chwyci za broń, wybuchnie powstanie przeciw znienawidzonym Rzymianom, którzy krwawo je tłumią. Ujrzał świątynię w płomieniach i las krzyżów wzniesionych na wszystkich drogach prowadzących do świętego miasta. Krew krzyczała w jego żyłach. Chmurzy się gniew pana nad córą Syjonu, strącona jest na ziemię wspaniałość Jakowa, zniszczone są pastwiska praojców, połamane są rogi Izraela. W Kajafie wzbierało przerażenie. W kajafie wzbierała wściekłość, w kajafie wzbierała rozpacz. Jeszua ben Josef musi być winien, musi, musi. Hiobie, Hiobie, miałeś słuszność. Gdybym nawet był niewinny, Elohim udowodni mi moją nieprawość. O, daj mi, Panie, tę mądrość, daj Twojemu niegodnemu słudze, daj! Pod zamkniętymi powiekami ujrzał przeraźliwą jasność. Przecież we wszystkich zeznaniach świadków, niezależnie od tego, jak były sformułowane, powtarzał się nieustannie jeden obraz nowej świątyni zbudowanej przez zwodziciela. Odnowiona świątynia jest znakiem czasów mesjańskich. Czyżby ten człowiek uważał się naprawdę za Mesjasza? Powoli, z trudem podniósł się z fotela i ku zdumieniu wszystkich mężów Sanhedrynu Podbiegł. Kroki Jego, jak grzmot, dudniły po mozaikowej posadzce, dostojącego na środku komnaty więźnia, i Kajafa stanąwszy naprzeciw Jezusa, całym ciałem pochylił się ku niemu i nie odrywając oczu od Jego oczu, zapytał: czy ani jednym słowem nie odpowiesz Jeszu Ben Josef, co znaczą te zarzuty, jakie ci czynią? Jezus milczał. Milczysz? spytał Kajafa. Jezus milczał. Nic nie masz do powiedzenia? Nic? Jezus milczał. Kajafa cofnął się o krok, podniósł obie ręce, a były w tym geście i rozpaczliwe błaganie, i groźba. I zawołał głosem tak potężnym, jakby to nie był głos ludzki, ale łoskot skrzydeł nią w zagłady unoszących się nad doliną kości. Zaprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Mesjasz, syn Boga błogosławionego. Zbliżała się pełnia czasu. Jezus powinien teraz ujawnić nieujawnione. To wszystko, co przed czasem dokonało się na obszarach pustki i bezładu, gdy Pan, unoszący się nad wzburzonymi wodami, porodził ze swojego macierzyńskiego łona, z krwawiącej jaskini, światło pierworodne, Syna swojego. A chociaż ten Syn był Nim samym, nazwał to swoje synostwo, w odróżnieniu od swojego ojcostwa, Synem Człowieczym, gdyż już wtedy, Tęsknił za wcieleniem i pragnął zostać człowiekiem, więc w nazwie nadanej swojemu synostwu tę tęsknotę w sposób dobitny wyraził, upamiętnił i przypieczętował. Zbliżała się pełnia czasu. Powinien teraz powiedzieć to, czego nie powiedział ani swojej matce, ani apostołom, ani cudownie przez siebie uleczonym kalekom i chorym, ani Eleazarowi, którego wskrzesił z martwych. O, ileż razy pragnął im to ujawnić i zawsze cofał się, odwlekał te chwile, odsuwał ją w przyszłość dalszą i bliższą, wciąż czekając na czas właściwy i naznaczony. Zbliżała się pełnia czasu. Powiem im teraz, że przyszedł od wiekuistego na obłokach niebieskich. Wciąż nie mógł się wyzbyć skłonności do obrazowego sposobu mówienia i otrzymał od niego na własność ludy, a granice świata na swoją posiadłość. Zdruzgoczy je żelazną laską i skruszy je jak gliniane naczynie i uczyni je podnóżkiem swoich nóg. Będzie najwyższym spośród najwyższych, królem i kapłanem w jednej osobie. On powstał jak rosa przed jutrzenką. Dane mu są władza i chwila, i królestwo, a wszystkie narody, plemiona i języki będą mu służyć, a panowanie jego będzie wieczne i nigdy nie przeminie, ani nie ulegnie zagładzie. Na wypukłym czole Jezusa, jak na wierzchołku wysokiego drzewa, w porę zachodu słońca, pełgał czerwono-złoty blask, bijący od oliwnych lamp, mówił powoli, Gdyż z nadludzkim wysiłkiem przełamywał w sobie wewnętrzny opór, który był tak silny, że wciąż jeszcze wstrzymywał go od złożenia zeznania, rzekł, ociągając się. Choćbym wam powiedział, nie uwierzycie, choćbym spytał was, jakim prawem mnie sądzicie, nie odpowiecie. Kajafa nieustępliwie napierał. Powiedz nam czy ty jesteś Mesjasz, syn Boga błogosławionego Jezus otworzył usta, rozkrzyżował ręce, jakby chciał zrzucić z siebie gniotący god go bez czasu ciężar słów, a wraz z nimi człowiecze ciało, w którym teraz tkwił jak w rozpalonym do białości piecu, rzekł z wyraźną nieomal radosną ulgą A ta. Amarta, powiedziałeś, niebawem ujrzycie syna człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Cisza, zrozumieli. Ten syn cieśli z Nazaretu, ten wędrowny kaznodzieja, ten włóczęga, bratający się z celnikami, nierządnicami, uważa się, za Mesjasza, za Syna Człowieczego ze świętych widzeń proroka Daniela, za Syna Bożego, za pierworodnego Jachwę, zrodzonego przed czasem, jak to Pan objawił i zapowiedział w psalmach. On, królem kapłanem według porządku Merchiceda, wyższy od wszystkich arcykapłanów i kapłanów, wyższy od Aarona, on Nędzny zwodziciel, natchniony przez pełzającego, wyższy od Józefa Kajafy? On, galilejski Amharet, panem i władcą świątyni? Właścicielem dziesięcin świątynnych? Biada jego ręce wyciągniętej przeciw kapłaństwu, biada samozwańczemu królowi, biada fałszywemu synowi Jahwe, biada bluźniercy, człowiekowi z krwi i ciała, który mianuje się równym Bogu. Biada, biada, biada! Huragan przeszedł przez komnatę. Zerwali się z miejsc. Huk wywracanych foteli ław, spluwania i gwizdy mieszały się z jękiem starców lamentujących nad widomą obrazą pana, a wszyscy krzyczeli wielkim krzykiem, którym chcieli zagłuszyć słowa zwodziciela, wciąż jeszcze trwające w ich uszach. A potem palcami wytrząsali bluźnierstwo z uszu i zatykali je palcami, bo bali się, że mogą jeszcze usłyszeć coś, od czego ich piersi przestaną oddychać, a serca uderzać. Połączeni szaleństwem gniewnego żywiołu, kołem otoczyli Jezusa i Kajafę. Wyrzucali ku górze ręce, bili się w piersi, jakby czuli się współodpowiedzialni za bluźnierstwa, które słyszeli. Obejmowali dłońmi głowy i kołysząc się i płacząc, rozpaczali nad zgubą wiszącą nad Jeszurunem. Bali się porywczości pana, jego zapalczywego działania bali się zbiorowej odpowiedzialności przed obliczem jachwę, bo znali zamiłowanie Pana do wymierzania kary całemu narodowi za zbrodnie drobnej garstki zatwardziałych grzeszników. W tym sensie czuli się współodpowiedzialni i współwinni za grzechy jednostki, więc zapewniali Pana donośnym głosem, że będą Jego tarczą i obroną, że osłonią Go przed bezbożnikiem, że nie pozwolą, aby ręka męża upadku sięgała po tron Dawida. Błagali zazdrosnego Pana o wyrozumiałość i cierpliwość, o łagodność i miłosierdzie dla grzesznego narodu, który pozwolił spośród siebie wyróść chwastom ciernistym. Wołali, aby nie karał całego ludu za odstępstwo wielu, aby nie wysuszył ziemi ani nie wstrząsnął górami, aby nie wylał swojego rozgoryczenia na niewinnych winowajców. A oni przecież wszyscy są niewinnymi winowajcami, aby ich majętności nie wydał na łup wroga, ich żon i córek na pohańbienie, a ich domów nie splugawił spustoszeniem. Gamaliel, Nikodem, Józef z Ramat i inni faryzeusze, którzy bronili Jezusa, milcząc bezradnie stali na środku komnaty. A chociaż nie wymieniali między sobą słów, jednocześnie i zgodnie zdali sobie sprawę z tragicznego obrotu sprawy. Jeszua ben Józef swoim trudnym do zrozumienia oświadczeniem całkowicie się pogrążył, i nie ma już takiej siły ludzkiej, która by zdołała ugasić namiętność mężów i przywieść ich do chłodnego pamiętania. Nic tu już nie pomoże powoływanie się na prawo, według którego nie wolno karać oskarżonego na podstawie jego własnych zeznań. Żadne nawoływanie do rozsądku nie odniesie skutku, ani żadne tłumaczenie, że Jeszua nie popełnił bluźnierstwa. Bo mówiąc to, co powiedział, nie wymienił imienia pana, a przecież nie ma bluźnierstwa, jeżeli bluźnierca nie wypowie świętego imienia w jego pełnym brzmieniu. Stało się coś, czego nie można odwrócić, stłumić rozwagą, coś, co zepchnęło na dalszy plan wszystkie ustawy, przepisy, kodeksy, nawet samo prawo. Śmiertelnie została ugodzona wyobraźnia Izraela. Tak. Nie może się objawić Mesjasz, tak nie może objawić się urzeczywistniona nadzieja wybranego ludu, taki nie może być syn Jahwe. Jeszuły Ben-Josef. Nie uda się już uratować wszystko stracone. Któż zdoła powstrzymać potop oburzenia? Któż zdoła okiełznać gniew ludzi, których widzenie przyszłości zostało boleśnie zranione? Jeszuła Ben-Josef złożył wyznanie tak wstrząsające, Czekał na nie od niepamiętnych czasów cały Izrael. Cały Izrael czekał na te słowa, które teraz padły z ust biego, że trudno je objąć myślą ludzką, nawet najbardziej wytrawnym rozumem, nawet najbardziej śmiałym natchnieniem. Gamaliel, nie mogąc dać sobie rady z wątpliwościami, które go gryzły, zastanawiał się, co by o tym wszystkim powiedział jego mądry dziadek, Rabbi Hillel, gdyby tu był obecny. Aby Elohim wiecznym błogosławieństwem obdarzył jego duszę, kochał go, jakże go kochał! Kochał go więcej niż własnych rodziców. Ale niestety łagodny i wyrozumiały dziadek wypoczywał w zaświatach po trudach życia, a jego następca, korona i światło Jeszuruna, w biednej bezsilności stał pod ścianą w zgromadzeniu krzyczących i błąkał się jak zbłąkany wędrowiec po bezdrożach coraz bardziej niezrozumiałych wypadków. Dlaczego nie zjawili się na rozprawie uczniowie Jeszuły Beniosew? Powinni tu przyjść, stanąć przed Sanhedrynem. Według ustawy ojców, każdy syn Izraela ma prawo zjawić się w sądzie i przemówić na korzyść oskarżonego. I zeznać w obronie swojego nauczyciela, dlaczego tego nie uczynili? Bali się? Czego? Bali się bronić nauczyciela, którego należy według przykazania kochać więcej niż ojca? Cóż to za uczniowie, którzy uciekli, pozostawiając rabiego na pastwę wrogów? Czyżby stchórzyli? Tchórze uczniami mesjasza. Mali, bojaźliwi ludzie o sercach płochliwych ptaków, uczniami pomazańca Bożego? A czy mądrość ojców nie twierdzi, że obrazem nauczyciela są jego uczniowie? Czy jest możliwe, aby syn człowieczy, pierworodny Jahwe, otaczał się gromadą małodusznych uczniów? Gamalielowi pociemniało w oczach. Oparł się o ścianę. Gęsta chmura zasłoniła mu pole widzenia. Co było za chmurą? Nie wiedział. Potarł ręką twarz. Nie ma tu już nic więcej do szukania. Jest niepotrzebny. Szepnął do stojącego obok Nikodema. Niech się dzieje, Wola Donaj. Sanhedryn, który wydaje wyrok śmierci nawet raz na siedem lat. Jest Sanhedrinem zagłady. I wyszedł. Za nim wyszli Nikodem, Józef z Ramatchajim i kilku farzeuszów. Kajafa odniósł zwycięstwo, triumfował, był panem położenia, nie miał potrzeby na kogokolwiek się oglądać czy z kimkolwiek się liczyć. Postanowił więc dokonać zwyczajowego aktu i przypieczętować nim winę Jeszuy Beniosef. Serce jego biło z gorączkową niecierpliwością. Policzki płonęły. Całe życie i wszystkie dostatki oddałby za tę jedną chwilę, którą teraz przeżywał. To, o czym marzył od dzieciństwa, stało się radosnym dokonaniem. Był ramieniem Jahwe i tarczą Izraela. Wreszcie zrozumieją dzieci Abrahama, kim jest i jakie jest jego prawdziwe oblicze. Dlaczego przekupił prokuratora? Dlaczego pochylał przed nim głowę? Dlaczego został arcykapłanem? Dlaczego z takim wielkim nakładem pracy stworzył zastęp szpiegów i donosicieli? Dlaczego przez tyle lat z samozaparciem znosił upokarzające zwierzchnictwo teścia? Dlaczego spędzał bezsenne noce na żarliwych modlitwach? Dlaczego wciąż dźwigał, mimo okrutnego zmęczenia, święte brzemię władzy na swoich barkach? Czy ma teraz powiedzieć tym mężom, że wielokrotnie zamierzał zrzucić z siebie arcykapłańskie posłannictwo, ale Elohim za każdym razem przemawiał do niego niczym do drugiego proroka Jeremiachu i uczynił go murem spiżowym i warownym przeciw niewdzięcznemu ludowi? Tej nierządnicy, która rękami zwodziciela chciała złamać jarzmo pańskie i rozerwać błogosławione powrozy? Na pewno działał niekiedy zbyt pochopnie, na pewno nie przebierał w środkach walki. Posługiwał się nawet kłamstwem, podstępem i fałszywym świadectwem. Wszystko to czynił dla obrony pana i dla jego chwały. Czy ma o tym powiedzieć tej zgrai podłych zazdrośników? Nic im nie powie. Spełnił obowiązek wobec El Shaddaya, a El Daj wynagrodził hojnie swojego sługę za wierność. Błogosławiony niech będzie Bóg Izraela, że uczynił go swoim karzącym ramieniem. Moc Pana wstąpiła w Józefa Kajafę i zawołał. Mężowie Izraela, niech zapanuje wśród was cisza! Woźni krzyknęli. Słuchajcie głosu arcykapłana! Cisza, cisza, cisza! Wrzawa ucichła. Kajafa, patrząc Jezusowi prosto w oczy, podniósł dłonie, przyłożył je do szyi, do wykroju tuniki i nagłym ruchem na znak żałoby i bólu rozdarł fałdzistą szatę aż do pasa, opasującego potrójnym zwojem jego biodra i krzyczał głosem, od którego zadrżały mury pałacu. Zwluźli! Krzyknęli rozpaczliwie. Zbluźnił! I zatkali uszy. A gdy palec od uszu odjęli, usłyszeli słowa arcykapłana, który ściskając kurczowo w zaciśniętych dłoniach brzegi rozartej tuniki, wołał: Słyszeliście, bluźnierstwo! Na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszyscy jesteśmy świadkami. Co sądzicie, mężowie Izraela? Krzyczeli. Zasłużył na śmierć! Należy mu się śmierć! Winien jest śmierci! Winien jest śmierci! Winien jest śmierci! Ukamienować! Ukamienować! Winien jest śmierci! Grzmot ust arcykapłana zagłuszył wrzawę. Paru Haszem! Niech będzie pochwalone imię pana! Jeszua! Ben Josef z Nazaretu! Winien jest śmierci. Stało się, Kajafa usiadł. Mężowie Sanhedryno zaczęli powracać na swoje miejsca, a niektórzy spośród nich ci najbardziej zaciekli zagorzali saduceusze, faryzeusze ze szkoły rabbiego Szamaja, wychowankowie Hananidów wraz ze sługami Kajafy zgrzytali zębami. A gdy ślepa wściekłość wzięła w nich górę nad resztkami rozsądku, otoczyli Jezusa ciasnym pierścieniem. Barczyści się paczarcy arcykapłana, bohaterowie ulicznych piosenek, dobrze znali krwawą robotę, bo już nie jeden raz rozprawiali się z nieposłuszną judejską biedotą i pluli mu w twarz. Zakrywali mu oczy i krzyczeli: Prorokuj, proroku, kto cię uderzył! Bili go po głowie, piersiach, plecach, okładali go pięściami, kopali, wreszcie odstąpili od swojej ofiary i ciężko dysząc i wycierając rękawami mokro od własnych plwocin brody, z zadowoleniem przyglądali się skopanemu i oplutemu mężowi, który śmiał twierdzić o sobie, że jest Synem Bożym. Dobrze mu się stało. Każdy ich cios był dowodem, że pomazańcem nie jest. Niechaj teraz twierdzi ten strzęp pośniaczonego ciała, że Pan uczynił go swoim umiłowanym wybrańcem! Jezus z trudem podniósł się z ziemi. Usiłował się wyprostować. Dotknął podbitego oka. Wytarł twarz. Spojrzał na palce. Pozostały na nich krople tężejącej krwi, która ciekła z jego nosa. Odgarnął zlepione potem włosy. I pomyślał, że na to wszystko, co się stało, czekał od bez czasu. Że wreszcie zaczyna się miłosierne cierpienie, tak bardzo upokarzające, a zarazem tak bardzo radosne. Wreszcie nie miał postawy ani urody. Wreszcie nie miał postaci nadobnej. Wreszcie był wzgardzony, opuszczony przez ludzi, oplwany, Sam, sam jeden, w samotności najbardziej samotnej. strzęp ciała. Mąż, przed którym odwraca się twarz i którego ma się za nic. Był szczęśliwy. Był tak szczęśliwy, że nawet nie czuł uciskającego go powroza, który strażnicy nałożyli na ręce. Wyprowadzili go z komnaty, zeszli schodami na dziedziniec. Świtało. Mężowie Sanhedrynu czekali w milczącym napięciu na głos arcykapłana, który siedział zgarbiony, głowę opierając na ręce. Mimo odniesionego zwycięstwa nie opuszczała go troska, która, jak kornik toczący drzewo, coraz głębiej wżerała się w jego serce. Tak, Sanhedryn uznał winę Jeszuły. Sanhedryn, Sanhedryn. Czy cały Sanhedryn? Gamaliel, Nikodem, Józef z Chaim wraz z garstką faryzeuszów nie tylko wyrazili odmienne przekonania. Gdyby nie oni, nikt by nie ośmielił się obalić wiarygodności świadków i Jeszua zostałby bez trudu na podstawie ich zeznań skazany na samym początku rozprawy. Ale w rozstrzygającej chwili opuścili komnatę obrad, uszczuplając swoją nieobecnością już i z nimi niepełny skład Wysokiej Rady. Kajafa nieznacznie z wyraźnym smutkiem poruszał głową. Zawsze, ilekroć rozważał sprawę Jeszuły, chodziło mu o jednomyślność ludu, o jednomyślność kapłanów, o jednomyślność Sanhedrynu, o ducha zgody, aby cały Izrael wiedział, że nikt spośród rozsądnych i pobożnych mężów nie opowiedział się za galilejskim włóczęgą. Tę walkę przegrał. Chyba sam szatan przed chwilą kazał mu się weselić z powodu odniesionego zwycięstwa. Kto powiedział, że to jest zwycięstwo? Czy taki jest szczyt jego życia? Czy na ten właśnie dzień czekał przez całe życie? Czy tak ma wyglądać urzeczywistnienie jego marzeń? Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Od dłuższego czasu ponosił same klęski. Naprzód sprzeciwy Nikodema, potem bunt lewitów. Teraz, zbyt pośpiesznie działając, zwołał Sanhedryn i nie umiał przygotować oskarżenia tak, jak powinien je przygotować. Szybko tkana tkanina łatwo pęka. I pękła. Tych dziur nie zdoła załatać. Josef z Ramat Gamaliel, Nikodem, krótkowzroczny, krótkowzroczny i ich sprzymierzeńcy obalili konieczność zwołania sądu nadzwyczajnego i wykazali kłamliwość zeznań świadków. Tak, gdyby nie jego wystąpienie. Sam Elohim przemówił jego ustami. Zwodziciel byłby uniewinniony. Wrzask kilkudziesięciu saduceuszów, kapłanów i faryzeuszów stwierdzających, że Jeszua Ben-Josef jest winien śmierci, nie zagłuszy oburzenia zwolenników zwodziciela. Jeżeli Sanhedrin wskaże go na śmierć na podstawie jego własnych zeznań, to jest niezgodne z prawem. A poza tym zwodziciel, bluźniąc, nie wypowiedział imienia pańskiego. Nie wypowiedział. Kajafa był zbyt dobrym znawcą prawa, by nie wiedzieć, że popełnił bezprawie. Co powie na to wszystko lud? Po ludzie pójdzie wieść, że Sanhedryn, chociaż uznał winę Jeszuły, podzielony jest w swoich sądach o jego winie. Będą plotkować i bajać o rozłamie w Sanhedrynie, o głosach podzielonych, o świadkach fałszywych, o świadkach odrzuconych. Będą krzyczeć, że wina Jeszuy nie została stwierdzona na podstawie zeznań świadków oskarżających, ale własnych zeznań oskarżonego. Będą pytali, czy wolno skazać oskarżonego na podstawie jego własnych zeznań? Czy bluźniąc wypowiedział pełne imię pana zastępów? Jeżeli nie, to jakim prawem Sanhedryn wydał na niego wyrok śmierci? A czy po bluźnierstwie arcykapłan ostrzegł go, że popełnił bluźnierstwo? I czy po tym ostrzeżeniu bluźnierca powtórzył po raz drugi swoje bluźnierstwo? Jeżeli nie, to jakim prawem Sanhedryn skazał Galilejczyka na śmierć? Czy tak wolno sądzić? Czy tak wolno sądzić nawet w sądzie zwołanym według Horat Szach? A potem padnie z ust ludu najgroźniejsze pytanie. Cóż to takiego, zeznał przed Sanhedrynem Jeszua Ben-Josef, że mężowie Wysokiej Rady skazali go na śmierć? Że jest Mesjaszem? Synem Bożym? Czy to jest bluźnierstwo? Kajafa wiedział, że fałszywy Mesjasz Jeszua Ben-Josef jest niebezpieczeństwem i nieszczęściem Izraela. Ale to, co fałszywy Mesjasz powiedział o sobie... Trudno uznać według prawa za bluźnierstwo. Tak, rozdarł szatę i krzyczał z Czy mógł jednak inaczej zapobiec nieszczęściu, które Jeszua gotuje Izraelowi? Tak, to był mądry gest, który podziałał jak grom na całe zgromadzenie Sanhedrynu, a o to mu przecież chodziło. Czy był to jednak gest uzasadniony prawem? Unieszkodliwił tym gestem Gamaliela, Nikodema i innych sprzyjających zwodzicielowi mężów. Rozjuszył przeciw niemu Saduceuszów, kapłanów, a Mimo to ten gest był pustym gestem i niczym więcej. Z mrocznych rozmyślań wyrwały Kajafę gromkie okrzyki. Przystąpmy do głosowania! Poddaj pod głosowanie wniosek o karę śmierci! Głosujmy! Niech będzie skazany na ukamienowanie! Na ukamienowanie! Na ukamienowanie! Hanan Benseti pochylił się ku Kajafie i rzekł: Na co czeka mój dostojny zięć? Najmłodszy syn Hanana, Hanan młodszy, zawołał: Niechaj dostojny arcykapłan zarządzi głosowanie! Protokolanci spojrzeli na Kajafę. Kajafa zakrył twarz dłońmi i pomyślał z rozpaczą. Wyrok wyrokiem, ale jest jeszcze coś, czego nie przewidziałem. A co jest gorsze od bezprawnego wyroku? Jak ja z tym wyrokiem pójdę do prokuratora? Jak ja, arcykapłan świątyni pańskiej, strażnik wiary Izraela, będę żądał od nędznego poganina potwierdzenia wyroku wydanego przez Sanhedryn w obronie Jahwe? Czy kiedykolwiek zdarzyło się w dziejach Izraela, aby poganin, barbarzyńca, przypieczętował wyrok o bluźnierstwo przeciw panu zastępów? Nieobrzezaniec? Wyznawca kamiennych bogów, którzy nie mają w ustach oddechu? Wyznawca ohydy, śmietników nicości? O, Elohim! Jak ja mogłem tego nie przewidzieć? O Elohim! Jak ja mogłem o tym zapomnieć? O Elohim! Dlaczego poraziłeś moją pamięć gromem, a moje myśli paraliżem? Mężowie krzyczeli: Jeszua ben Josef jest winien śmierci! Ukamienować go! Ukamienować go! Bluźnierca powinien umrzeć! Niechaj arcykapłan zarządzi głosowanie! Na co? Arcykapłan czeka! Kajafa zerwał się. Rzeczywiście uderzył w niego grom, ale to nie był grom porażający. To był grom cudownego lśnienia. W głowie jego zrodziła się myśl, błogosławiona i natchniona, która tygrysim skokiem runęła na ofiarę. Mężowie Izraela! krzyknął. Jeszua ben Josef! Jest winien śmierci, ale. Umilkł. Sanhedrin. Zamarł w oczekiwaniu. Kajafa obracając powoli sygnet na palcu, rzekł nieomal obojętnym głosem: Otwieram ranne posiedzenie Sanhedrynu i zarządzam tajność obrad. Trzecie zaparcie się Kefasa. Przez cały czas trwania rozprawy sądowej, Kefas i Johannan Benzebadia. Nie opuszczali dziedzińca, gdyż wciąż mieli nadzieję, że będą mogli czegoś się dowiedzieć o przebiegu obrad. Ich wysiłki okazały się płonne. Nikt spośród sędziów i przysłuchujących się rozprawie mężów i młodzieńców nie wyszedł z komnaty. Siedzieli więc w cieniu portyku na dziedzińcu, w miejscu najmniej widocznym, rzucali ostrożne spojrzenia na pierwsze piętro, gdzie toczyły się obrady, i z biciem serca śledzili ruch przy drzwiach, gdzie mógł zjawić się. Gdzie mógł zjawić się jakiś sługa sądowy z dobrą lub złą wieścią. Nie mieli dobrych przeczuć. Znając sposób działania Kajafy, nie wyobrażali sobie, aby z drapieżnych pazurów pozwolił sobie wyrwać ofiarę, na którą długo i z uporem polował. Mimo to nie opuszczała ich Błoga nadzieja. Obaj nie chcieli się do niej głośno przyznać, że rabbi, który chodził po jeziorze, wskrzeszał umarłych, wzrok przywracał ślepym, a zdrowie trendowatym. Dokona teraz cudu. Gromami rozpędzi Sanhedryn. dopuszczali nawet radosną możliwość trzęsienia ziemi i deszczu siarczanego, spadającego z nieba. i stanie na dziedzińcu w szacie białej jak śnieg, promieniującej, oślepiającym blaskiem, jak wtedy na troistej górze. Już byli gotowi uśmiechnąć się do tego radosnego obrazu, gdy wtem ujrzeli wołaniających się z mroku Gamaliela, Nikodema, Josefa z Ramadhaim i kilku mężów, którzy, nie odpowiadając na pozdrowienia służby, zasępieni i pochmurni, szli w milczeniu ku bramie. Kefas i Johanan, zapomniawszy o grożącym im niebezpieczeństwie, zerwali się i pobiegli za mężami. Gdy znaleźli się na środku dziedzińca, przystanęli, gdyż poczuli na sobie spojrzenia sług i strażników grzejących się przy ognisku. Johanan spokojnym krokiem wrócił do krużganka w opiekuńczy mrok. Kefas natomiast, który biegnąc za Gamalielem i jego towarzyszami, znacznie wyprzedził Johanana, przystanął w pełnym świetle pochodni i ogniska. Wtem, z bocznego skrzydła pałacu wyszło kilku strażników, którzy przyjrzeli się bacznie Kefasowi, a jeden z nich, a był to krewny Malchusa, któremu rybak obciął ucho, zawołał. Ty, czy ja ciebie nie widziałem razem z swoim rabim w Shemanim? Na to Kefas odpowiedział. Nie mogłeś widzieć, bo mnie tam nie było. A drugi krzyknął. Nie kłam, na pewno z nim byłeś. Przecież jesteś Galilejczykiem. Kefas zdrętwiał. Człowieku! zawołał. Nie wiem, o czym mówisz. Podeszli do kefasa. Ale my wiemy, co mówimy, rzekł jeden z drabów o grubych wargach. Na pewno jesteś jednym z jego uczniów. A drugi, krępy młodzik, zawtórował swojemu towarzyszowi warczącym głosem: My mówimy, co wiemy. Jesteś Galileczykiem. Twoja mowa cię zdradza. Przeczyć umiesz. Ale wymowy nie potrafisz zmienić. He, 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 he. A na to Kefas położył rękę pod biodro i zawołał. Przysięgam, że nie znam tego człowieka, o którym mówisz. Przysięgam. Klnę się, że mówię prawdę. I tak przysięgając i zaklinając się, i zapewniając strażników o swojej niewinności. Głośnym wołaniem i wymowną gestykulacją rąk starał się ich przekonać, że nie zna Jesuły josef i już przygotowywał w głowie dalsze dowody swojej niewinności, gdy rozległo się pianie koguta, który przeraźliwym wrzaskiem wypełnił cały widnokrąg, ziemię pokrążoną w mroku i niebo szerzające na wschodzie. Kefas umilkł. Jego półotwarte usta jeszcze się poruszały, jeszcze wychodziły z nich jakieś nieskładne dźwięki. Szklanym spojrzeniem wodził po twarzach sług i strażników, po ognisku, po rozjaśniającym się szybko niebie. Chętnie by zatkał uszy, aby uwolnić od koguciego piania. Bał się jednak, że gestem tym zdradzi przed strażnikami związki łączącego z piekielnym wrzaskiem, który szarpał i rozdzierał jego wnętrze. Spojrzał ku krużgankowi, szukając Johannana Benzebadia i spostrzegł rabbiego, idącego pod strażą przez dziedziniec. Cofnął się. Chciał krzyknąć. Zamiast głosu wyrwał się z jego gardła chrypiący bełkot. Wpatrzył się w posiniaczoną twarz męża. Ich spojrzenia spotkały się przez ułamek chwili w jego obrzękłe wargi i zakrwawioną brodę. Wrósł w ziemię. Zmartwiał. Z trudem, pokonując drętwotę i opór ciężkiego jak głaz ciała, odwrócił się i pobiegł przez dziedziniec. Słyszał za sobą śmiech strażników i sług, minął bramę i począł uciekać w głąb pustej ulicy. Zatrzymał się. Wtedy łzy napłynęły mu do oczu, wypełniły je po brzegi, zasłoniły mu widzenie całego świata i symeon Benjona, skała, niegodna i krucha, zapłakał rozdzierającym płaczem. Ranne posiedzenie Sanhedrynu. Podczas gdy w lochu piwnicznym, znajdującym się pod pałacem arcykapłana, strażnicy wśród śmiechów i naigrywań znęcali się nad Jezusem, Kajafa, otwierając ranne posiedzenie Sanhedrynu, zarządził tajność obrad i polecił opuścić komnatę i piętro wszystkim nienależącym do Wysokiej Rady. Nauczycielom i uczniom Betchamidraszu, wychowankom rabbich i mędrców, gościom, protokolantom, sługom i strażnikom. Na dole na schodach prowadzących na dziedziniec stanęło na straży dwóch najbardziej zaufanych ludzi sagana, a na górze, przy kotarze oddzielającej komnatę od korytarza, czuwał sam nachum, człowiek o stu oczach i stu uszach. Otwieram tajne posiedzenie wysokiej rady. Zaczął przemówienie Kajafa. I zaprzysięgam Was na najświętsze imię Pana zastępów, że cokolwiek tutaj powiemy, nie będzie przez Was nikomu ujawnione ani za pomocą słów głośno wypowiedzianych lub napisanych stylikiem lub innym narzędziem pisarskim, ani za pomocą gry Waszych twarzy, ani za pomocą gestów Waszych rąk. A jeżeli ktokolwiek z Was, mimo zaprzysiężenia, opowiadać będzie o tym, co tutaj teraz powiemy. Niechaj będzie na wieki wieków przeklęty, on i jego synowie i synowie jego synów. Powiedzcie każdy z osobna, Amen. Amen odpowiedzieli, a trwało to dłuższą chwilę, bo spełniając żądania arcykapłana, każdy z nich z osobna po kolei pieczętował słowem Amen wierność przysiędze. Kajafa, zapewniwszy sobie milczenie członków Sanhedrynu, dobrze znał ich trwogę przed klątwą, przemówił tymi słowami. Dostojni mężowie, nikt z was nie pamięta, aby kiedykolwiek Sanhedryn rozpatrywał oskarżenie o bluźnierstwo przeciw Bogu Najwyższemu, a nawet ojcowie naszych ojców nie przekazali nam wspomnienia o podobnym zdarzeniu. Jeżeli o tym mówię, czynię to dlatego, aby wyjaśnić czcigodnym mężom, może nie wszyscy spośród Was są obeznani z trudnymi przepisami narzuconymi nam przez władzę rzymską. Dalszy bieg postępowania prawnego. Otóż, po głosowaniu i wydaniu wyroku, będziemy zmuszeni udać się do prokuratora i prosić go o zatwierdzenie werdyktu skazującego Jeszułę Beniosewna na śmierć przez ukamienowanie za bluźnierstwo przeciw Elohim, przeciw chwale pana. Albowiem bez zgody Poncjusza nie wolno nam wykonać żadnej uchwały sądowej w sprawie gardłowej, nawet jeżeli dotyczy ona naszej świętej wiary. Zatem po głosowaniu i wydaniu wyroku, niej uszy czcigodnych mężów będą szeroko otwarte, a trzeźwy rozsądek towarzyszy ich słuchaniu, pójdziemy do pretorium, postawimy skazanego przed prokuratorem i tak do niego powiemy: Tego zwodziciela! Uznaliśmy winnym kary śmierci, kary surowej i najwyższej, bo bluźnił przeciw naszemu Bogu. Uważa się za równego Cebaot, twierdzi, że jest Synem człowieczym, synem Boga, równym Bogu, królem wywyższonym nad świątynię i kapłanów. Potwierdź nasz wyrok, bo chcemy go wykonać według naszego prawa przez ukamienowanie. Ponieważ tak powinniśmy powiedzieć, zastanówmy się nad trudnym zagadnieniem. Czy mądrze będzie, jeżeli tak powiemy? Zapytajmy więc teraz samych siebie, czy stanowszy przed prokuratorem, mamy mu powiedzieć, że uznaliśmy Jeszue ben josef winnym śmierci z powodu bluźnierstwa przeciw Jachwe? Co wie prokurator o Jahwe Cebaot? Co wie prokurator o Bogu Żywym? Czy wie, kim jest Pan? Czy wie, kim jest Syn Człowieczy? Czy kiedykolwiek czytał święte zwoje proroka Daniela, Zechari zwoje psalmów? Czy zna nakazy i zakazy naszych ojców? Czy mamy zatem udać się do Poganina, do wroga Izraela, do nieczystego wyznawcy kamieni, ten pogani całą wiedzę o naszej wierze czerpał z brudnych pism, szczekającego szakala Apiona i prosić go o potwierdzenie wyroku, który wydaliśmy w obronie naszej wiary, w obronie Boga jedynego, Boga Abrahama i Caka, i Jakowa, el Shaddaya? Jeszcze dotychczas nie było w naszych dziejach wypadku, aby nieczysty mąż był tarczą Jahwe, i nikt w dziejach naszych nie słyszał. Aby Poganin wydawał wyrok w obronie czystości wiary Jeszuruna. Co powie na to lud? Czy nie zawoła na nas zdrajcy? A czy my sami, czcigodni mężowie, nie domagaliśmy się od Rzymu, aby nie mieszał się do naszej wiary, do życia świątynnego, do naszych nabożeństw, ofiar i obrzędów? Czy nie prosiliśmy cesarza, by zapewnił samodzielność świątyni i zabronił prokuratorom przemawiania we wszystkich sprawach dotyczących nauki o naszym Bogu. A teraz mamy przyjść do prokuratora i powiedzieć mu mieszaj się w nasz, mieszaj się w sprawę naszej wiary. Potwierdź nasz wyrok, który jest zgodny z Pismem Świętym, z psalmami, ze zwojami proroka Daniela, z nauką naszych praojców, ze Słowem Bożym, ze Słowem Jachwę. Czy tak mamy powiedzieć do wyznawcy nieczystości? Czy tak mamy powiedzieć trzygodni mężowie? Umilkł. Z zadowoleniem ujrzał wstydliwe zakłopotanie na twarzach całego zgromadzenia. Odezwały się głosy. Zaprawdę, trudna to sprawa! Co powinniśmy uczynić? Jak mamy postąpić? Kajaf odpowiadając rzekł: Czy Jeszua ben Josef nie powiedział, że jest mesjaszem? Powiedział, że jest mesjaszem. Mesjasz, jest królem Izraela, królem Jerozolimy. A czy jedynym władcą naszym nie jest cesarz Tyberiusz, imperator Rzymu? Kto zatem, przyw... Kto zatem przywłaszcza sobie tytuł królewski w Imperium Rzymskim? Musi być sądzony, musi być sądzony, według lex Julia, przewidującego karę śmierci przez ukrzyżowanie za obrazem majestatu cesarskiego. Kajfa mówił teraz szeptem, ale wyraźnie słyszalnym w całej komnacie. Pójdziemy zatem do prokuratora i powiemy, ten się mianuje królem Jerozolimy, królem Judei i buntuje lud Izraela przeciw cesarzowi. Ty jesteś prokuratorem Judei i rządzisz w imieniu cesarza, a ten odmienia jego nieodwołalną wolę, wszczyna niepokoje w kraju i czyni się królem Judei. Czy prokurator Judei może pobłażać przestępcy, który się uważa za władcę Judei? My jesteśmy prawomyślnymi poddanymi cesarza, sądzi ben beniosef według prawa rzymskiego. Tak powiemy, a prokurator niech spróbuje go uwolnić. Jeszcze bardziej zniżył głos. Wątpię, czy dawny zwolennik Sejana uwolni od winy i kary galilejskiego buntownika, który przywłaszczył sobie tytuł Królewski. Z ostatnich foteli odezwał się głos: Co będzie z wyrokiem Sanhedrynu? Przecież musimy wydać wyrok. Kajafa odpowiedział: Musimy wydać wyrok. Wyrok. Jaki wyrok? Czy było głosowanie? Nie było żadnego głosowania, nie było żadnego wyroku. Było tylko przesłuchanie, podczas którego Sanhedryn stwierdził, że Jeszua Beniozef winien jest śmierci, ponieważ podaje się za króla Judei. Czy my możemy wydać wyrok w obronie Majestatu cesarza? Nie. Z tego wniosek, że powinien być sądzony przez trybunał rzymski według zasady Crimen Laese Majestatis. Wskutek czego umrze przez ukrzyżowanie, a nie przez ukamienowanie, śmiercią haniebną na krzyżu, śmiercią niewolnika, śmiercią pogańską z rąk pogan i stanie się z nim tak, jak napisane jest w świętym zwoju Dewarim. Przeklęty od Boga jest ten, który wisi na drzewie. I ta śmierć pogańskiego fałszywego Mesjasza. I ta śmierć pogańska fałszywego mesjasza będzie ostrzeżeniem dla całego Izraela. Kajafa skończył, a mężowie Sanhedrynu wyrazili podziw dla jego mądrości i w zapale ducha wynosili pod niebo przemyślność męża, umiejącego przewidywać w proroczej dalekowzroczności każdą trudność, której oni dostrzec nie umieli. Giwali głowami na zgodę i wymieniali między sobą wymowne spojrzenia, którymi dawali wyraz zaufania dla Wybrańca Bożego, wiernego stróża świątyni. Na głowę arcykapłana spadł złoty deszcz pochwał, a podziałały one odświeżająco na jego ducha jak zapach mięty i przyniosły go w wysokie przestrzenie, do zbrojowni niebieskich, gdzie Pan przechowywał swoją niezawodną broń, spośród której wybierał w zależności od tego, co zamierzał przedsięwziąć. Najcelniejsze łuki i najhartowniejsze miecze. Tam ujrzał siebie w postaci miecza spoczywającego w dłoni jachwę. W kilku słowach z umiarkowaną serdecznością podziękował Sanhedrynowi za wyrażenie, jak to pochlebczo określił, mądrej zgody, i zamknął posiedzenie. Zatrzymał przy sobie Hanana Bensetti, byłych arcykapłanów, sagana, przedstawicieli możnych rodów, kilku kapłanów, kilku faryzeuszów. Zauważył ku swojemu wielkiemu niezadowoleniu, że przedniejsi chilelici, a nawet szamajici, niepostrzeżenie ulotnili się z komnaty, co było oczywistym dowodem, że nie chcą iść do prokuratora i oskarżać syna Izraela o spisek przeciw Rzymowi. I mimo wszystko niezastąpionego na Huma i udał się z nimi do biblioteki i tak przemówił do swojego sekretarza. Sądzę, że teraz lepiej zręczniej spiszesz się niż poprzednim razem. Nie czas na porachunki, jest już ranek. Trzeba się spieszyć, zbliża się błogosławiony Pesach. Słuchaj uważnie, Nahumie, co do ciebie mówię. A wy, godni mężowie, z równą uwagą słuchajcie, co mówię do Nahuma. Wyślesz natychmiast do prokuratora posłańca, szybko biegacza z wiadomością, że ja i przedstawiciele Wysokiej Rady zjawimy się w pretorium. I oskarżać będziemy Jeszue Ben-Josef, przestępcę. Zwołaj całą służbę domową, strażników, urzędników, mężów zaufanych. A gdy Galilejczyk pod strażą prowadzony będzie do pretorium, niech oni wszyscy wielkim tłumem ruszą za nim. A ty idź na ich czele i gromadź dookoła siebie przechodniów, których po drodze napotkasz. Obojętnie kogo, kto się nadarzy. Niech będą wielkie tłumy, olbrzymie tłumy, może tłumów. Niech pomstują przeciwzwodzicielowi. Weź z sobą kilku kapłanów, krzyczcie, a tłumy niech powtarzają wasze krzyki. Rozgrzejcie ich gorącość, rozpalcie ich serca. Niech ich wściekłość będzie jak wściekłość zranionego lwa. Niech ich twarze, krzyki, ruchy rąk i spojrzenia ich oczu będą jak pochodnie goryjące. Gdy staniecie na placu przed pretorium, my tu wskazał ręką obecnych, będziemy tam na was czekać, a wy wołajcie przed naszym obliczem i przed obliczem prokuratora. Śmierć temu, kto się mianuje królem Judei. On podburza nasz lud. Zabrania płacić podatki cesarzowi. I znów rozgrzej, gorącość tłumów, rozpal ich serca. Niech to nie będą krzyki, niech to będzie wielki, wielki pożar. Idź. Nachum wybiegł. Kajafa klasnął w dłonie. Wszedł służący. Przygotuj natychmiast lektyki. Dla mnie i dla czcigodnych mężów. Gdy służący w pośpiechu oddalił się, Kajafa, arcykapłani, kapłani, faryzeusze i przedstawiciele możnych rodów udali się na dziedziniec. Arcykapłan schodząc po marmurowych schodach pomyślał: Tłumy, wielkie tłumy, morze tłumów, cały Izrael. Ale natychmiast przypomniał sobie słowa Mojżesza, własnoręcznie zapisane przez niego w świętym zwoju Szemot. Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, aby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. Zmarszczył brwi i podniósłszy głowę do nieba, wyszeptał w swoim wnętrzu: To dla pana, nie dla mnie, mój Rzeszu, nasz nauczycielu. I nie czekając na odpowiedź proroka, wsiadł do lektyki. Jezus przed sądem prokuratora. Muchy natrętnie siadały na pośniaczonej twarzy Jezusa, na jego mokrym czole i zlepionej krwią brodzie. Mrużąc spuchniętą powiekę, starał bezskutecznie uwolnić zaczerwienione oko od nadmiaru łzawienia. Mieszkańcy okolicznych domów, zwabieni krzykami tłumu i idących na jego czele na i kapłanów, Wychodzili na ulicę i przyglądali się niecodziennemu pochodowi zmierzającemu w kierunku pretorium. Niepomiernie zdziwieni widowiskiem, cóż takiego popełnił ten człowiek, że sądzić go będą u progu święta Pesach, wzdychali, współczując ofiarą bezbożnika, inni obojętnie wzruszali ramionami, a jeszcze inni, zdjęci ciekawością, biegli za tłumem. A tłum coraz bardziej rósł, bo przyłączali się do niego idący o świcie na targ przekupnie, tragarze, domokrążcy i nieodstępni gapie i żebracy, aby się czegoś dowiedzieć o pochodzeniu i przestępstwach więźnia, który przecież musi być nie byle jakim zbrodniarzem, skoro prowadzi go w powrozach, uzbrojona w pałki, straż Sanhedrynu. Wielu uległo rozczarowaniu, bo mimo krzyków na huma i kapłanów nie mogli dociec, na czym polega przestępstwo Jeszua Ben-Josef? Niektórym imię to nie było obce. Słyszeli o galilejskim Rabbim, który w cudowny sposób leczył chorych i kaleki, a nawet wskrzesił człowieka umarłego. Widząc teraz owego cudotwórcę, obitego i pokrwawionego, nie mogli skojarzyć sobie jego ze wszechmiar nędznego i pożałowania godnego wyglądu z błogosławionym dobroczyńcą ludzi patrzyli na jego posiniaczoną twarz i chwiejne kroki i z niedowierzaniem kiwali głowami. A może to nie on? Pochód wszedł w wąskie uliczki górnego miasta, gdzie mimo wczesnej pory było rojno i tłoczno. Strażnicy z trudem torowali drogę pochodowi w natłoku kupców i kupujących, straganów, osłów, wielbłądów i owiec, ulicznych cukierników, piekarczyków, dźwigających kosze z przaśnymi plackami, garncarzy i farbiarzy, pielgrzymów włóczących się po mieście. Tłum dookoła Jezusa falował, przystawał, na przemian gęstniał i żedniał, ludzie przynaglani przygotowaniami przedświątecznymi, zaspokoiwszy chwilową ciekawość, Rozchodzili się każdy do swoich zajęć. Większość z nich ciągnęła do świątyni pańskiej, gdzie od wczesnego świtu dokonywano uboju jagniąt przeznaczonych na stół sederowy i tylko gawieć łasa widowiska nieodstępnie towarzyszyła pochodowi i podniecona okrzykami na Huma, kapłanów i służby Kajafy, zgodnie im wturowała, drwiąc i naśmiewając się z więźnia. Złożyczyli Mu, nie wiedząc, za co Mu złożyczą, przeklinali Go, nie wiedząc, za co Go przeklinają. Wołali przeciw Niemu, ponieważ inni przeciw Niemu wołali. Jezus szedł, powoli, z trudem, coraz bardziej przybierający Mu pale, które zmieszany ze sfondem przypalonego mięsa, z kwierczącej skwierczącej oliwy, czosnku, korzennych przypraw, ludzkiego i zwierzęcego potu, unosił się, jak gęsta zawiesina nad wąską uliczką. Bolał go policzek, bolała rozcięta warga, bolało go łzawiące oko, a dłonie mocno związane powrozem, ścierpły i sśiniały. Czuł na sobie setki oczu, a były wśród nich spojrzenia zdumione, pogardliwe, przychylne, przeszywające na wylot, obojętne, nienawistne, współczujące, bezlitosne, miłosierne, przerażone i drwiące, przygasłe i starcze, żarliwe i zimne, jasne i pochmurne, uwielbiające i odrzucające. A wśród nich było czyjeś spojrzenie inne od wszystkich innych spojrzeń, błękitniejsze od błękitu, łagodniejsze od łagodności, a zarazem wypełnione bezgraniczną boleścią. Dobrze mu było z tym spojrzeniem, które spoczywało na nim, albowiem mimo swej rozpaczliwej wymowy, kładło się na nim jak chłodny cień figowca i spływało jak kojący balsam na jego opuchniętą twarz, na spocone czoło, na przeciętą wargę, na zlepioną krwią brodę, na zawiązane dłonie. Brało go w posiadanie i zanurzało w sobie jak w uzdrawiającej kąpieli. Znikało poczucie okrutnej samotności. Już, już podnosił głowę, aby ciepłym spojrzeniem podziękować tym błękitnym oczom za ich matczyne strażowanie, gdy nagle drgnął i pochylił się, jakby pragnął ukryć się przed wzrokiem. Miriam, gdy po chwili wyprostował się, jego twarz była kamienna, ścięta nieprzystępną powagą, odrzucająca wszelką pomoc. Nie chciał zrzec się najmniejszej drobiny ze swojej samotności. Chciał być samotny do ostatecznych granic samotności, albowiem w godzinę męki samotność jego na równi z jego męką były warunkiem oczyszczenia człowieka z grzechu. Nie wolno mu było korzystać z niczyjego oparcia, które w jakikolwiek sposób mogłoby ulżyć jego udręce, pomniejszyć ją, ułagodzić, ukoić. Zaprawdę było to zaskakujące, nieomal drwiące zjawisko. Trwając wiecznie w samotności, jedyności, zawsze uważał za konieczne wyjść poza ich nienaruszalny i zaklęty krąg i dlatego tęsknił za swoim ucieleśnieniem. On, sam jeden i niepodzielny, tęsknił za wielością, więc pragnął być obficie rozdzielany między ludzi. A teraz, gdy wreszcie nasycił się swoim cielesnym istnieniem i rozdał się ludziom, Warunkiem ich podniesienia uczynił swój powrót do samotności i jedyności, do tego zaklętego kręgu, z którego ongi wyruszył na świętą przygodę. I tak, wyniszczając się i ogołacając, pustosząc się i ścierając na proch, zmierzał do swojego ostatecznego celu. A Miriam, stojąc w tłumie, patrzyła przez łzy za oddalającym się synem, który nie chciał jej dostrzec. Gdy Jezus, strażnicy, nachum, kapłani i ciągnący za nimi motłoch znaleźli się na placu przed pałacem króla Heroda Wielkiego, gdzie urzędował prokurator, kajafa otoczony świtą znajdował się już na miejscu. Plac był przestronny, wykładany gładkimi kamiennymi płytami. Był to litostrotos. Judejczycy nazywali go po hebrajsku gebata, z widocznymi na nich rysunkami gier wyrytymi przez rzymskich żołnierzy którzy tutaj, podczas służby dla skrócenia dłużącego się czasu, grali w króla i warcaby. Kajafa badawczym wzrokiem obrzucił zbliżający się pochód i stwierdził, że ciągnący za więźniem tłum jest wprawdzie wcale liczny, głośny i napastliwy, ale nie tak liczny, jak tego pragnął. Zaprawdę trudno było spędzić o świcie olbrzymie tłumy na Gabata. Skoro tego dnia cały naród Izraela czyni ostatnie przygotowania do święta rozpoczynającego się dzisiaj wieczorem? A zajęć jest bez liku, zabijanie jagniąt w świątyni, gromadzenie zapasów żywności, wypiek prześników, post pierworodnych synów, witanie krewnych i znajomych przybywających do świętego miasta. Jak można wśród tych wszystkich zajęć i obowiązków w nastroju pobożnej radości, wytężonej pracy? W ten dzień wielu jeszcze pracowało do południa przy warsztatach, na okolicznych polach, w ogrodach i sadach, spędzić niezliczone tłumy na plac przed Pretorium. Niewątpliwie nie wszystko dzieje się po jego myśli. Niewątpliwie wiele ogniw w zgrabnie ukutym przez niego łańcuchu raz po raz rwie się i pęka. Pierwotnie zdawało mu się, że więżąc Ben-Josef w przeddzień Pesachu i stawiając go przed Poncjuszem w czasie gdy setki tysięcy pielgrzymów wypełniło szczelnie Jerozolimę, nada niesłychany rozgłos całemu zdarzeniu, które miało być w swoich subtelnych założeniach odstraszeniem ludu od zwodzicielstwa i od sprzeciwiania się kapłaństwu, to jest właściwie jednym i tym samym grzechem, bo każdy, kto sprzeciwia się kapłaństwu, jest zwodzicielem. Ukuta przez niego broń obróciła się przeciw niemu. Nie przewidział okoliczności wynikających ze świątecznego, uroczystego nastroju ludu oraz trudności biorących swój początek w pośpiechu. Ten błąd usmysłowił sobie dopiero podczas posiedzenia Sanhedrynu, jaki nadał całej sprawie. Tak, ten pośpiech mści się. W nim tkwi źródło jego wszystkich trudności i niepowodzeń. Gdyby nie chęć szybkiego, natychmiastowego działania, która opanowała go, gdy dowiedział się o zdradzie tego przeklętego Judy z Keriot, wszystko potoczyłoby się znacznie korzystniej. Tak, tak, pocieszał się już nie wiadomo po raz który. Przecież Jeszua Ben Josef mógł uciec z Jerozolimy. Musi teraz wszelkimi sposobami powiązać pęknięte ogniwa łańcucha i doprowadzić walkę z Jeszuą Ben Josef do pomyślnego zakończenia. Ufał swojemu rozsądkowi, chytrości, wiedzy prawniczej, umiejętności logicznego przekonywania. A poza tym miał w zanadrzu niezawodną broń, która zmusi prokuratora do poddania się. Zastraszenie! Znów spojrzał na tłum. Jest spory, chociaż nie jest nieprzejrzany. Zresztą, ilu ludzi może pomieścić ten plac przed pretorium? Pół tysiąca, tysiąc. Tak czy owak, gdyby był nawet zapełniony po brzegi, byłby to tylko znikomy ułamek całego ludu Izraela. Ostatecznie nie chodzi o ilość. Tłum, jak tłum, zawsze ma jedną twarz. Niezależnie czy jest to tłum mały czy wielki, nikt nie odróżni twarz od twarzy, nie chodzi o twarz. Najważniejsze jest, aby tłum miał jedne usta, aby krzyczał zgodnymi okrzykami, aby uniósł się zgodnym gniewem, aby szalał zgodnym oburzeniem. W tym wypadku ilością tłumu jest jego zgodność. Jarcy ujrzał w podniosłym zachwyceniu cały lud Izraela, zgromadzony na placu przed pretorium, a w tłumie tym byli również wszyscy synowie Izraela zamieszkali za granicami Ziemi Świętej, ci z Aleksandrii, Aten, Cylicji, Cypru, Rodos, Efezu i z dalekiego Rzymu. I oni wszyscy jak jeden mąż krzyczeli jednymi, zgodnymi i szeroko otwartymi ustami – ukrzyżuj! Kajafa z taką lubością pogrążył się w wytworze swojej wyobraźni, że uwierzył w to, czego nie widział, chociaż równocześnie nie wątpił o urojonym charakterze zjawiska, które przeżywał z niezwykłą mocą. Gdy pochód przystanął, arcykapłan w otoczeniu byłych arcykapłanów, kapłanów, wybranych saduceuszów i faryzeuszów i przedstawicieli możnych rodów wysunął się na jego czoło. I wszyscy razem powoli zbliżyli się do marmurowych schodów prowadzących do pałacu Heroda, gdzie przywitał ich dowódca Straży Pałacowej: Witaj, dostojny arcykapłanie, witajcie czcigodni kapłani. Pokój temu domowi, rzekł arcykapłan. Ja i przedstawiciele ludu Izraela, przybyliśmy do dostojnego prokuratora Judei, aby wnieść skargę przeciw mężowi, który się zwie Jeszua ben Josef. Prokurator Judei, uprzedzony przez twojego gońca, dostojny arcykapłanie, czeka na ciebie i przedstawicieli ludu w komnacie przyjęć. Powiedz twojemu panu dowódco, że ja i przedstawiciele ludu nie możemy przyjąć tego zaproszenia, gdyż wiara nasza zabrania nam wchodzić u progu uroczystego święta Pesach pod dach domu zamieszkałego przez inowierców. Dlatego prosimy prokuratora Judei, aby zechciał wyjść na schody pałacu i tutaj wysłuchać naszej skargi. Słowa twoje przekażę prokuratorowi Judei, szlachetnarcy kapłanie. Odrzekł dowódca i wrócił do pałacu. Od pustyni ciągnęły podmuchy Hamsinu. Fale gorącego wiatru zalewały miasto. Na widnokręgu góry Moabu pokryły się żółtą mgłą powietrze gęstą mazią spływało na ludzi, burzyło ich krew i podniecało ich serca. Judas Kerijot, który stał w tłumie, naciągnął na czoło płócienne nakrycie głowy. Gdyśmy się z nim rozstali przed pałacem Kajafy, miał rozpocząć nowe życie. Był, tak sądził, człowiekiem wolnym. Zamierzał udać się do dolnego miasta, aby znaleźć dla siebie izbę. Po drodze przystanął i prawdopodobnie radość z odzyskanej wolności, która nim przed chwilą owładnęła, poczęła odpływać, bo bez zastanowienia wrócił do pałacu arcykapłana. Po co wrócił do pałacu? Po co wszedł do komnaty rozpraw? Coś go ciągnęło do Jeszuły-Beniosef. Ofiarnik nie mógł rozstać się ze swoją ofiarą. Słyszał zeznania świadków, Oświadczenie rabbiego, widział rozdarcie szat arcykapłańskich, widział znęcanie się nad więźniem. Potem powlókł się za motłochem idącym do pretorium. Chciał uciec. Nie mógł. Prokurator, założywszy ręce na piersiach, przechadzał się po krużganku pałacowym. Okrągła fontanna bijąca na dziedzińcu chłodziła rozpalone powietrze szerokim wachlarzem wody o pawich barwach. Ponce już niewiele spał tej nocy. Żona wciąż go budziła i w sposób niesłychanie zagmatwany opowiadała mu swoje sny i próbowała na gorąco tłumaczyć ich znaczenie. Niewiele zrozumiał z niewieściej paplaniny. Zresztą w sny nie wierzył. Uważał je na równi z bogami, z całym światem nadprzyrodzonym za urojenia ciemnych głów. To zresztą nie przeszkadzało mu wierzyć w boskie pochodzenie Augusta i Julijskiej dynastii, i dawać temu publicznie czołobitny wyraz. Nie odnajdywał w tym żadnej sprzeczności. Olimp nieśmiertelnych bogów jest pusty. Ale nie jest pusty palatem Cezarów. Prawdziwi bogowie są zawsze śmiertelni. Zwyczajem urzędników w imperium wstało świcie. W rozdrażnionym, cierpkim nastroju zasiadł na litostrotos, na krześle kurulnym, celem osądzenia dwóch opryszków. Nie chcąc przeciążać się pracą, rozprawę przeciw mordercy, rozbójnikowi i hulace imieniem Bar-Abba przesunął na poświętach i po krótkiej naradzie sądowej, bez szczególnych dochodzeń, skazał ich na karę śmierci przez ukrzyżowanie. Wyrok miał być wykonany w południe. Właśnie opuszczał Litostrotos, gdy przybył posłaniec od Kajafy z wiadomością o buntowniku, zwiesie Jeszua ben Josef, którego starszyzna jerozolimska. Oskarża jakieś zbrodnie i domaga się usilnie od prokuratora natychmiastowego osądzenia i ukarania złoczyńcy. już był rozdrażniony. Pustynny wiatr przyprawił go od samego rana o ból głowy i mdłości, świadczące mimo silnej budowy prokuratora o jego nadmiernej wrażliwości, którą zresztą lubił się głośno chełpić. Chętnie by posłał tych judejczyków wraz z ich arcykapłanem, kapłanami i pyskatą zgrają uczonych do wszystkich piekieł, Czego od niego chcą? Co znowu knują ci podstępni obrzezańcy? Kogo mu tu przyprowadzą? O, jak nie lubił z tymi ludźmi rozprawiać. Ich sposób myślenia był mu tak obcy i obmierzły, że nawet gdy mówili mądrze, słusznie, przekonywająco, wzbudzali w nim żywiołowy opór i niechęć. Trudno, musi ich przyjąć. Skoro żądają sądu, musi sprawować sąd, to jego obowiązek. Jest prokuratorem. I oto teraz czekając na jerozolimskich dostojników, przechadzał się w cienistym krużganku i starał się sobie przypomnieć, gdzie i w jakich okolicznościach słyszał imię Jeszuły Ben -Josef. Na pewno słyszał. Przez ogród szli dowódca straży i sekretarz. Przystanął. Już są? spytał. Tak jest, panie, odpowiedział dowódca straży. Wprowadź ich do komnaty przyjęć. Rzekł do sekretarza. Panie, odpowiedział sekretarz. Judejczycy nie chcą wejść do pretorium, albowiem wiara zabrania im wchodzić przed świętem pod dach domu innowierców. E, rozumiem, jesteśmy nieczyści. <laughs> Jeżeli nie chcą wejść, to po co do mnie przyszli? Odpraw ich. Niech przyjdą. Prokurator przypomniał sobie ostrzeżenie cesarskie. Aby unikał zatargów z Judejczykami, szanował ich zwyczaje i nie mieszał się do ich obrzędów, więc nie dokończywszy zdania dodał z pogardliwą niechęcią. Dobrze, wejdę do nich. Wezwij dwóch asesorów i doradcę prawnego. Podniósł dłoń. Posłuchaj, kim właściwie jest ten oskarżony? Nazywa się Jeszua ben Josef. Wydaje mi się, że imię to już kiedyś słyszałem, przypomnij mi. Przed kilkoma dniami powiadomiłem cię, panie, o uroczystym wieździe pewnego męża do Jerozolimy i o wypadkach, które spowodował na dziedzińcu Pogan. Tym mężem jest właśnie Jeszua Beniosew. To jest wędrowny nauczyciel. Twierdzą, że jest cudotwórcą, jasnowidzem, zaklinaczem chorób, rzekomo kogoś wskrzesił w Betanii. Potem tłum zgotował mu uroczyste powitanie pod murami Jerozolimy. Potem napadł na kupców na dziedzińcu. Po... Tak, 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 przerwał mu prokurator. Przypominam sobie. Poprawił pas na biodrach. Co jeszcze wiesz o tym nauczycielu? Yy, nic nie wiem, panie. O jego nauce? Yy, niestety. Czego kapłani chcą od niego? Yy, nie wiem, panie. Zasępił się. Brew nad jego prawym okiem nieco się podniosła. Poczęła w nim wzbierać złość na ciemnych kapłanów, którzy przychodzą w jakiejś tajemniczej sprawie, a on o niej nic z góry nie wie. Jego grube, mięsiste policzki nadeły się, jak gdyby miały za chwilę pęknąć. Nierówne czoło zmarszczyło się. Kątem oczu podejrzliwie spojrzał na sekretarza i dowódcę straży. Czyżby zawiódł jego wywiad? Potarł zbolałe skronie. W ogrodach królewskich Hamsin trzepotał palmami. Poncjusz, odziany w togę z purpurowym szlakiem, w otoczeniu sześciu liktorów cum fascibus et securibus, asesorów, doradcy prawnego i sekretarza, zatrzymał się na tarasie w cieniu wachlarzy ze strusich piór, na wysokich bambusowych tykach, którymi rytmicznie i powoli poruszali nad jego głową syryjscy niewolnicy. W odległości kilku kroków od prokuratora stali półkolem Kajafa i jerozolimscy dostojnicy. Po przeciwnej zaś stronie Jezus pod strażą. Poncjusz zmrużył oczy i z wyraźną obojętnością przyjrzał się więźniowi, a nie znalazłszy w nim nic, co by mogło wzbudzić jego ciekawość, poza widocznymi śladami pobicia, które nie zrobiły na nim wrażenia, zwrócił się do Kajafy. Wszyscy zauważyli, że prokurator Naprzód spojrzał na więźnia, a dopiero potem na kajafę, co judejczycy natychmiast uznali za świadomą zniewagę arcykapłańskiej godności i powitał go w języku greckim, tonem poufałej wyższości. – Witaj, arcykapłanie, w moich progach. – Pokój tobie i temu domowi – odpowiedział po grecku kajafa. – Cóż sprowadza do mnie dostojnego arcykapłana o tak niezwykłej porze? – W dniu nastania uroczystego święta Pesach – spytał, uśmiechając się złośliwie. – Sprawa, która jest ważna zarówno dla ciebie, panie, jak i dla nas – natarł z miejsca arcykapłan. Prokurator warknął – dla mnie? I pomyślał – ten Judejczyk jest bezczelny, czyni mnie wspólnikiem swoich matactw. Kajafa jakby czytał myśli prokuratora, rzekł z naciskiem – na pewno więcej sprawna złączy niż dzieli. Nie chcąc wprowadzać poncjusza w zakłopotanie, ten nieczysty poganin na pewno zrozumiał przymówkę do łapówek, które według umowy, w równych odstępach czasu, od wielu lat uczciwie mu wypłacał. Pośpiesznie dorzucił: Przyszliśmy panie wnieść oskarżenie. Poncjusz rzekł niedbale. Przeciw komu? Przeciw temu człowiekowi! Wskazał palcem na Jezusa. Imieniem Jeszua ben Józef. Żądacie sądu nad Nim? Żądamy sądu nad Nim, rzekł podniesionym głosem Kajafa. Spośród świty kapana podniosły się wołania. Osądź Go! Sprawuj nad Nim sąd! Wydaj wyrok! Słońce coraz bardziej prażyło. Skwarbił z nieba i z kamieni. Pot ściekał po twarzy Jezusa. Stał bez nakrycia głowy, któremu zdarli strażnicy kajafy w lochu więziennym. Pąd już przyglądał się Jezusowi, kloł w myślach arcykapłana, naród Izraela, jego barbarzyńskie obyczaje i równie barbarzyńskie święta, z powodu których musi teraz, zamiast siedzieć w chłodnej komnacie w Cezarei Nadmorskiej, smażyć się na słońcu w brudnej Jerozolimie i sprawować sąd nad jakimś zaklinaczem chorób. Czego oni od niego chcą? Przyjrzał mu się jeszcze raz i doszedł do wniosku, że ten człowiek nie wygląda wcale na zbrodniarza. Ma smutny, łagodny, zbolały wyraz twarzy. On już nie był człowiekiem współczującym. Jeżeli z kimś współczuł, to tylko z samym sobą. Patrząc więc na Jezusa wciąż myślał o swoim bólu głowy i o nieznośnym wietrze wiejącym chyba z samego piekła, postanowił całą rzecz pospiesznie załatwić, to znaczy bez długich ceregieli wydać wyrok. Wszystko jedno, skazujący czy uniewinniający byleby móc jak najszybciej pozbyć się Kajafy, Judejczyków i więźnia i powrócić do komnat, gdzie czeka na niego wino lodem chłodzone, cień i kąpiel. O co oskarżacie tego człowieka? spytał zwracając się do Kajafy jego świty. Kajafa odpowiedział. Ten człowiek jest złoczyńcą. Jeden z arcykapłanów zawołał. Dlatego przyprowadziliśmy go tutaj. Hanan Bensetti. Skwapliwie dorzucił. Gdyby nie był winien, na pewno byśmy go tobie nie wydali. Ponc już poczerwieniał. Jeżeli stwierdziliście jego winę, po co stawiacie go przede mną? Weźcie go i osądźcie według waszego prawa. Od czego macie sanhedryn? A na to Kajafa, jakże mamy go sądzić według naszego prawa, skoro ono nie przewiduje kary? Za przestępstwo, które popełnił. Poncjusz odrzekł. Jaką zbrodnię popełnił Jeszua ben Josef? Arcykapłan założył ręce za pas i patrząc w ziemię powoli mówił: Jeszua ben Josef podburza lud przeciw Rzymowi. To powiedziawszy, podniósł głowę i nie spuszczał wzroku z prokuratora, który zaskoczony milczał: Podburza naród Izraela przeciw Rzymowi! powtórzył Kajafa. Wzywa lud do niepłacenia podatków cesarzowi i twierdzi, że jest królem Judei, Mesjaszem. Sine żyły zarysowały się na skroniach Poncjusza. Mów jaśniej, arcykapłanie, odpowiedział. Kto to jest Mesjasz? Niektórzy, ciemni, niedorzecznie myślący synowie Izraela, Wierzą w przyjście męża, zesłanego przez Elohim, w mesjasza, który zapanuje nad światem i wyzwoli naród. Zapanuje nad światem? Zapanuje nad światem? Tak. Cesarz Tyberiusz, panuje nad światem. Słusznie, my o tym wiemy, panie. Wyzwoli naród? Tak. Od kogo wyzwoli? Od Rzymian. Co ma z tym wszystkim wspólnego król Judei? Mesjasz i król to jedno i to samo pojęcie. Jak to jedno i to samo pojęcie? Mesjasz ma być królem. Królem Judei? Królem Judei i świata, prokuratorze Judei. Te słowa wypowiedział Kajafa bardzo powoli i wyraźnie, jak to miał w zwyczaju czynić, ilekroć chciał podkreślić wagę swojej wypowiedzi i myśl ukrytą między słowami. Prokurator zrozumiał. – Czy uważasz, że Jeszua ben Josef jest wrogiem cesarza i Rzymu? Że jest po prostu zelotą? Symeon ben Kamit wtrącił. Nie wiemy, czy jest zelotą, ale mówi, czyni jak zelota. Eleazar ben Hanan stanął obok kajafy i rzekł. Przed laty, za czasów prokuratora Koponiusza, pewien buntownik, galilejczyk imieniem Juda, poprzednik i zwiastun zelotów, który podniósł broń przeciw Rzymianom, głosił, że jest rzeczą niegodną płacić Rzymianom podatki i uważać cesarza za pana i władzę Izraela. Kajafa spytał pytaniem, ostrym jak ostrzemiecza. A cóż innego? Głosi Jeszua Ben-Josef. Oskarżacie zatem Jeszue Ben-Josef o zbrodni obrazy majestatu? spytał prokurator. Osądź go, panie, według Lex i Julia Majestatis, rzekł Kajafa. Ten, który działa przeciw Rzymowi jego bezpieczeństwu i mianuje się królem Judei, winien jest zbrodni obrazy majestatu. Niech prokurator Judei wyda sprawiedliwy wyrok na samozwańczego króla Judei! Zdumienie Poncjusza nie miało granic. Czyżby ten nędzarz, znów spojrzał bacznie na Jezusa, ten obity i splugawiony człowiek, uważał się za króla Judei wyznaczonego przez ich Boga, za opatrznościowego męża ośmielającego się wzywać lud do powstania przeciw imperatorowi Rzymu? Czy to jest możliwe? Przecież ci obrzezańcy kpią z niego. Za ich oskarżeniem kryją się na pewno jakieś inne pobudki, ale jakie? Szybkim, bystrym spojrzeniem ogarnął świte natychmiast spostrzegł ku swemu wzrastającemu niepokojowi, że nie ma w niej dostojników faryzejskich, tych fanatycznych, nieprzejednanych wrogów Rzymu, tak dobrze mu znanych z licznych rozmów, narad, sporów i poselstw, które nieustannie przybywały do niego, do Cezarei Nadmorskiej, ze skargami i z oskarżeniami przeciw administracji rzymskiej. Świta składała się wyłącznie z saducejskich arcykapłanów i kapłanów. Z kilku bogaczy jerozolimskich, należących również do obozu Saduceuszów. Jeszcze z jakichś kilku mężów, których nie znał ani z twarzy, ani z imienia. Czyżby to byli jacyś faryzeusze? Jeżeli tak, to chyba pośredni, mało znaczący. Z tego jasno by wynikało, że Kajafa może ma słuszność. Ten człowiek może naprawdę jest buntownikiem, a pośrednim tego dowodem, niemniej bardzo wymownym, jest nieobecność poprzednich faryzeuszów wśród oskarżycieli. Obraz sytuacji stawał się coraz bardziej wyrazisty. Na pewno nikt z poważanych przez lud uczonych faryzyjskich nie przyszedłby do prokuratora oskarżyć syna Izraela o obrazę majestatu cesarskiego, i nikt z nich nie wydałby go w ręce władz rzymskich, nawet gdyby ten człowiek był buntownikiem nawołującym do niepłacenia podatków cesarzowi. Znał ich za dobrze, żeby nie wiedzieć, że ci fanatyczni zwolennicy tradycji i chwały Izraela. Nie są zdolni do lojalnej współpracy z Rzymem. Jeszcze raz obrzucił tłum i świtek Hajafy bystrym spojrzeniem, przerzucał je z twarzy na twarz, wpatrywał się ze szczególną uwagą w pojedyncze postacie, te stojące na przedzie i te stojące w tyle, oceniał ich strój i wygląd i doszedł do wniosku, że ani w świcie, ani w tłumie nie ma czołowych i znamienitych faryzeuszów. Gdzie jest Gamaliel? Gdzie jest Johanan ben Zakai? Szukał w myślach trudnych do zapamiętania imion faryzejskich uczonych i przywódców. Gdzie jest Nachonia? Gdzie jest Nikodem? Gdzie jest Józef z Ramatchajim? Ale na Herkulesa. Czy Jeszła Benjosef wygląda na buntownika? Czy tak wygląda przywódca powstańców? Jeżeli zatem jest niewinny, po co go fałszywie oskarżają? Dlaczego zawzięli się na niego? Oskarżają go sami kapłani, tak, sami kapłani, sami saduceusze. Wodził oczami po świcie. Cała reszta jest tylko na okrasę. Jeszcze raz i jeszcze raz sprawdzał oczami, czy byłby to spór między kapłanami a Ben-Josef? między świątynią a przeciwnikiem świątyni. A może, a może sadyceusze nastawili na mnie pułapkę, przynętą ma być ten żebrak. A jeżeli tak jest, co chcą przez to osiągnąć? Co to właściwie wszystko znaczy? Tak myśląc, zapomniał o chłodnym winie, lodzie, cieniu i kąpieli, a na przekru upałowi ból w jego skroniach minął, a mózg coraz sprawniej pracował. Wprawdzie saduceusze zawsze współpracowali z każdym prokuratorem, medytował, ale ich obecna gorliwość w tropieniu wrogów cesarza i natrętne podkreślanie, że stoją na straży jego majestatu, wydają się nieco podejrzane. Wiedział, że są płazami, płaszczącymi się tchórzliwie przed Rzymem, ale nigdy ich nie podejrzewał aż o tak wielką miłość dla imperatora. Timeo Danaos Eddona Ferentes. Należy być ostrożnym. Chcą go prawdopodobnie użyć za narzędzie dla swoich ukrytych celów. Jakich celów? Najlepiej będzie, jeżeli oskarżonego przesłucha na osobności w cztery oczy. Na pewno wyciśnie z niego jakieś zeznania. Musi wycisnąć. Wybada go, wysąduje, wyśledzi. Wyśledzi sposób jego rozumowania, weźmie go w krzyżowy ogień pytań, aż wreszcie dokopie się prawdy. Jeszua ben -Josef nie wydaje się sprytny ani chytry. Nie takich badał. Przesłucham Jeszua ben -Josef w komnacie. Niechaj moja straż wprowadzi go do pałacu. To powiedziawszy odwrócił się i w towarzystwie członków sądu wszedł do pretorium, poprzedzane przez sześciu liktorów. Gdy minął perystyl, przystanął, albowiem Zinacka uprzytomił sobie dziwne zachowanie się tłumu, przyglądającego się w milczeniu sądowej rozprawie. Cóż to za dziwny tłum, pomyślał, który ma czas w przedświąteczny dzień próżniaczo wystawać przed pretorium. Po kilku krokach znów przystanął i znów zadał sobie w myślach pytanie: Dlaczego tego rzekomego wroga cesarza? Postawili przed sądem na kilka godzin przed świętem. Wpełzła w niego, jak polip, wieloramienna podejrzliwość. Popił łyk wody, wytarł ręcznikiem kark i szyję, usiadł w fotelu i rozkoszował się chłodem komnaty i nieobecnością Judejczyków. Szczęście, że wpadł mu do głowy pomysł przesłuchania więźnia na osobności, bo w przypływie wzbierającego gniewu już był gotów wydać rozkaz o ćwiczenia rózgami. Bo w przypływie wzbierającego gniewu, już, już był gotów wydać rozkaz o ćwiczenia rozgami arcykapłana, którego śniada twarz i wytworne ruchy wzbudzały w nim zawsze nieokiełznany gniew, zmieszany z pogardą. Aczkolwiek oba te uczucia starał się zataić, ze względu na pieniądze płynące z arcykapłańskiej szkatuły, do jego bezdennego mieszka. Mimo to nie zawsze mu się udawało utrzymać w ryzach nadmierną wybuchowość, gdyż tę nieumiejętność odziedziczył ku swojemu skrytemu ubolewaniu po plebejskich przodkach. Mógł wreszcie w spokoju i w cieniu, poza zasięgiem świdrujących go oczu judejskich dostojników i motłochu, zastanowić się nad wniesioną przez nich skargą przeciw zaklinaczowi chorób. Zarzuty wydały mu się śmieszne, wręcz niedorzeczne. Począł podejrzewać kajafę, dopatrzył się w jego oczach podobieństwa do oczu kobry, o posiadanie magicznego daru oddziaływania na rozmówców, co jeszcze bardziej wzmogło w nim uczucie nienawiści do wężowego plemienia, gdyż jak każdy prostak, ułatwiający sobie myślenie i ocenę zjawisk, zawsze bezkrytycznie uogólniał każdą wartość, właściwości jednostki przypisując całemu ogłowi. Uspokoił się. Był to jednak spokój połowiczny, a nawet tylko chwilowy. Bo gdy nie udało mu się dotrzeć do intencji Kajafy i rozsupłać splątanego węzła jego matactw, śmieszność oskarżenia i jego ukryta i niewiadoma celowość stworzyły w umyśle prokuratora labirynt, z którego nie umiał znaleźć wyjścia. Błąkał się po omacku od domysłu do domysłu i popadał w coraz to nowe i niedorzeczne podejrzenia. Tlaśnięciem przywołał sekretarza i kazał mu wprowadzić więźnia. Między skrzydłami rozchylonej zasłony stanął rabbi. Znasz język grecki? spytał prokurator. Jezus skinął potakującą głową. Zbliż się. Jezus bez słowa postąpił kilka kroków. Prokurator miał teraz możliwość przyjrzenia się z bliska oskarżonemu. Stwierdził, że gdyby nie ślady pobicia na twarzy i głowie... Dlaczego podbite i opuchnięte oko nadaje twarzy wyraz żałosno-śmieszny? Można by go określić jako męża o nader ciekawej powierzchowności. Ten człowiek nie był prostakiem. Łagodnie wykrojone usta odbiegały swoją delikatnością od surowych, ostrych rysów twarzy. Był wprawdzie silnie zbudowany, ale cała jego postać czyniła wrażenie, jakby była rzeźbiona w kruchym materiale. Zresztą człowiek ten wyglądem nie różniłby się, prokurator uważał się za dobrego dostrzegacza, od swoich rodaków, gdyby nie dziwny spokój, który bił od niego, gdyby nie niezwykłe opanowanie, które cechowało jego każdy gest i każdy krok. Nie krzyczał, nie jęczał, nie wykonywał gwałtownych ruchów rękami, nie rzucił mu się do nóg, nie przysięgał na swojego Boga, że jest niewinny, nie błagał o litość i łaskę. Prokurator odchylił w tył głowę i z pod półprzymkniętych powiek uważnie śledził zachowanie się więźnia. Pomyślał, dziwny wyznawca oślej szczęki. Podejdź bliżej, rzekł i przywołał go ruchem wskazującego palca. Jezus znów postąpił kilka kroków. Kto cię obił? Jezus milczał. Gdzie cię obili? Jezus milczał. Kajafa ma z tobą jakieś porachunki, nieprawdaż? Jezus milczał. A może mówiłeś przeciw świątyni kapłanom? Jezus milczał. Powiedz, coś uczynił. Głos prokuratora zabrzmiał porywczo. Jezus milczał. Prokurator całym ciałem pochylił się ku przodowi, dłonie oparł na kolanach, kąty jego warg obsunęły się ku dołowi, mięsiste policzki nabrzmiały, jak gąbki nasycone wodą. Mów! Krzyknął. Czy ty jesteś królem Judei? Jezus odpowiadając, rzekł cichym głosem: Czy sam od siebie to mówisz, czy też mówisz według tego, co ci inni o mnie powiedzieli? Ja mam mówić od siebie? Czy ja jestem Judejczykiem? Słyszałeś, co o tobie mówili? Twoi arcykapłani wydali mi ciebie. Mów, co uczyniłeś krzyknął. Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi walczeliby, abym nie był wydany Judejczykom. Wykonał przeczący ruch głową. Królestwo moje nie jest stąd. Stąd czy nie stąd, to mnie nic nie obchodzi. Chcę wiedzieć, czy jesteś królem. Wrzasnął a wdzięczna mowa grecka była w jego ustach jak szczekanie psa. Jezus spojrzał w bok, zamyślił się, po czym podniósł głowę i szepnął: Tak, jestem królem. Na to urodziłem się i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Pąd już pomyślał. Jeszcze jeden obłąkaniec, któremu się zdaje, że znalazł prawdę. Uśmiechnął się szyderczo, podniósł się z fotela, lekkim musięciem dłoni wyrównał fałdy tuniki i powiedział z niedbałym lekceważeniem. Prawda, prawda. Co to jest? Prawda. Klasą w dłonie. Rzekł do wchodzącego sekretarza. Każ go wyprowadzić na litostrotos. Gdy wyszli, Prokurator przechadzając się po komnacie, starał się pospiesznie uporządkować myśli, które leżały w jego mózgu bezładnie zwalone na kupę. Drogocenne, wymieszane z bezwartościowymi, słuszne z nieuzasadnionymi, oczywiste z urojonymi. Król, król, jaki król? Królestwo jego nie jest z tego świata, więc z którego świata? Z tamtego, którego nie ma? Może sobie być dowoli królem tamtego świata. To mi nie tylko nie przeszkadza, ale jest nawet po mojej myśli. Właściwie ma słuszność, gdyby był zelotą zamierzającym wzniecić bunt przeciw Rzymowi i ogłosić się królem, a byli, tacy szaleńcy byli. Banda sprzyjających mu opryszków na pewno stanęłaby w jego obronie i starała się odbić go z rąk kapłanów. Kapłani nic nie mówili o jego zwolennikach, ani słowa nie pisnęli. Znamienny szczegół, znamienny. Cóż to więc za buntownik, który nie stoi na czele bandy buntowników? Buntownik bez buntowników, sam jeden? Będę musiał o to spytać kapłanów. Zdrowy rozsądek nakazuje mi nie prowadzić jałowych sporów z saduceuszami, od których nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo. Współpracują ze mną. Co myślą, to myślą, ale na zewnątrz zachowują się spokojnie i ugodowo. Z faryzeuszami są pokłóceni i nic nie wskazuje na to, by zadzierżgnęła się między nimi jakaś współpraca mogąca zagrażać Rzymowi. Saduceusze nie chwycą za broń, bogacze nie walczą. Właściwie powinienem im okazać wdzięczność i tego pomylonego poszukiwacza prawdy posłać na krzyż. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że historia z królem jest ich wymysłem, płaszczem szczelnie okrywającym jakieś powody, których nie umiem dociec, po co mam ich dociekać? Cóż nie obchodzą spory między obrzezańcami? Niechaj się wodzą za ubyje, jeżeli im to sprawia przyjemność? Ale zdrowy rozsądek nakazuje mi również, zdrowy rozsądek ma te wadę, że zawsze przypomina o istnieniu drugiego końca kija rozważyć inną możliwość, nie mniej prawdopodobną. Jaką mam pewność, że kapłani, żądając kary śmierci dla Jeszuły Ben-Josef, nie chcą mnie wciągnąć w pułapkę? Czy mogę ufać Kajafie, Hananowi Benseti, Rodom Fiabiego, Boetosa, Kamita, tym wyleniałym lisom, zawsze gotowym sprzymierzyć się z każdym, kto im przyniesie pożytek, i pod pozorami uległości i służalstwa zadać cios w plecy z nienawidzonemu wrogowi? Na pewno mnie nie kochają. Łączy nas tylko interes. Prawdzie interes mocniejszy jest od miłości, ale i on niekiedy kończy się, i to najczęściej znienacka z zaskakującą szybkością. A skąd mam pewność, że za saduceuszami nie kryją się faryzeusze? Jedni drudzy są synami Izraela. Może skumali się za moimi plecami i teraz wspólnie spiskują przeciwko mnie. A może wspólnie uzgodnili, że dobrze byłoby, gdyby cesarz odwołał mnie ze stanowiska prokuratora, i w tym celu teraz czyhają na jakiś mój błąd. Mało to razy faryzeusze pisali na mnie skargi i donosy na cesarza. Mało to razy żądali mojego odwołania. Wydam wyrok śmierci na Jeszuę Ben Josef. A ta chytra hołota oskarży mnie przed Tyberiuszem o okrucieństwo i gwałt. Należy działać ostrożnie i według słusznej zasady spiesz się powoli. Przekora jest mądrą bronią. Kapłani krzyczą, Jeszułaben Josef jest winny, a ja im na to odpowiem. Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wyszedł na litostrotos. Powitało go okrutne słońce i lodowate milczenie oskarżycieli tłumu. Niebo było popielate, powietrze ciężkie jak kamień. Wiatr ustał. Kajafa i kapłani, podnieceni długim wystawaniem na słońcu, niecierpliwie czekali na wyrok prokuratora, który, stojąc w cieniu strusich wachlarzy, z nieukrywaną przyjemnością przyglądał się rozdrażnionym twarzom Judejczyków. Prawdopodobnie chęć rozkoszowania się ich zmęczeniem zadecydowała, że ze zjadliwym uśmiechem na wargach zwlekał z wypowiedzią. Mimo przyjemności, jaką mu sprawiał widok skwierczących na słońcu i patrzących na nań spodełbał wrogów, nie chciał przeciągać struny i udając zakłopotanie i troskę, rzekł do Kajafy. Chciałbym ci zadać jedno pytanie, dostojny mężu. Słucham, prokuratorze Judei. W życiu moim wielokrotnie przesłuchiwałem buntowników i wielu z nich skazałem na śmierć. Z doświadczenia wiem, że za jednym buntownikiem stoi zawsze wielu buntowników, a za dowódcą buntu zgraja buntowników. Bo przecież jest nie do pomyślenia, aby jeden mąż chciał wzniecić powstanie przeciw cesarzowi, albo sam jeden zamierzał walczyć o wolność swojego kraju. Gdyby się zdarzył taki wypadek, musielibyśmy męża owego nazwać obłokańcem. Zgadzasz się z moim rozumowaniem, arcykapłanie. Zgadzam się. Czy Jeszua ben Josef ma zwolenników wśród ludu Izraela? Czy stoi na czele jakiegoś spisku? Jeszua ben Josef ma wielu zwolenników, ma uczniów. Czy znasz ich imiona? Znam. Gdzie oni są? Dlaczego nie kazałeś ich uwięzić? Rozbiegli się, uciekli. Rozbiegli się, uciekli. Tak. Stchórzyli? Tak. Ponc już żachnął się, rzekł ostro. W człowieku, którego skarżacie, nie znajduję żadnej winy. Za mówili. Nie spodziewali się takiej odpowiedzi. Zmieszani, nie wiedzieli, jak mają się zachować. Zbili się w zwarty krąg, i tylko żarzące się spojrzenia, którymi obrzucali prokuratora, świadczyło o rosnącej w nich gwałtowności, wciąż jeszcze hamowanej rozsądkiem i lękiem. Stali naprzeciw dzikiego poganina, który w razie konieczności nie cofnie się, byli tego pewni przed wydaniem rozkazu Straży Przybocznej rozpędzenia ich siłą, a nawet zmasakrowania mieczami ich i tłumu. Mieli do wyboru. Albo cofnąć się i zaniechać dalszego nacisku, albo nadstawić głowę i żądać od prokuratora wyroku skazującego, i w tym celu posłużyć się nawet w ostateczności groźbą. Wezbrała w nich nienawiść do rzymskiego prostaka nędznego pochodzenia, plebejusza i parweniusza, ośmielającego się sprzeciwiać woli synów Izraela i krzyżować ich plany, od których urzeczywistnienia zależy duchowe zdrowie Jeszuruna. Zagłuszyli rozsądek i pozwolili krzyczeć swojej krwi. Tu i tam odezwały się oderwane głosy, a do tych jeszcze niepewnych i powściągliwych przyłączyły się głosy śmielsze. Do tych jeszcze śmielsze wówczas głosy niepewne i powściągliwe przeobraziły się w groźne wołania i wszystkie razem, splecione z sobą w jeden potężny żywioł grzmiący, jęczący i chrypiący, zawirowały, rozszalały się i runęły na litostrotos jak powietrzna trąba. Wołali, że Jeszua ben Josef wznieca niepokój w domu Izraela, że buntuje ludzi, że wygłasza mowy przeciw cesarzowi, że zakazuje płacić podatki, że przywłaszcza sobie godność królewską, że uważa się za króla Judei. Wobec czego pytali, kto rządzi Judeą: wędrowny nauczyciel czy prokurator Pontius Pilatus? A gdy wyczerpali cały zapas oskarżeń, od nowa rozpoczynali ich wyliczanie w zmienionym porządku a każde z nich inaczej akcentowali niż poprzednio i innym zespołem gestów podkreślali ich doniosłość. Także zdawało się, iż wyciągają z zanadrza coraz to nowe skargi i dowody, niezliczoną ilość skargi i dowodów w nieskończoną ilość rosnącą. Wreszcie umilkli. Wówczas prokurator, stwierdziwszy z zadowoleniem, że Kajafa jego stronnicy, mimo gwałtownego wystąpienia, nie wytoczyli przeciw więźniowi nowych oskarżeń ani nie wnieśli nowych szczegółów do sprawy, wciąż węszył podstęp w ich nadmiernej miłości do Rzymu i cesarza. Postanowił nie ustępować i w dalszym ciągu trwać przy swoim pierwotnym stanowisku. Zwrócił się do Jezusa i spytał: Czy słyszysz, o jak wiele rzeczy cię oskarżają? Jezus milczał. Nic nie odpowiesz? Jezus milczał. Dziwne jest twoje milczenie. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Jezus milczy, dlaczego się nie broni. Czy nie wie, co mu grozi? Czy nie wie, że czycha na niego okrutna śmierć na krzyżu? Zachowuje się tak, jakby oskarżenia, wrzaski i nienawiść kapłanów w ogóle nie docierały do jego uszu. Bądź już nigdy w życiu nie zetknął się z podobnym zjawiskiem. Ponieważ nie umiał go określić, nie umiał go również wyjaśnić, wciąż więc krążył w ciemnościach, zmierzał do urojonego celu, cofał się, zapędzał się w ślepą uliczkę, a właściwie dreptał w miejscu. Bo trudno powiedzieć o człowieku, który nieustannie wraca do swojego punktu wyjścia, że krąży, zmierza, zapędza się i cofa. Co kryje się za milczeniem tego przeciwnego więźnia? Czy nie potrafi wydobyć z niego żadnych zeznań poza kilkoma ogólnikowymi wypowiedziami, które niczego nie wyjaśniają, a są tylko bredzeniem rozpalonej głowy? Musi. Musi wszelkimi sposobami dowiedzieć się, czego właściwie od niego chce przeklęte, jadowite plemię Hananidów, bo jeżeli nie uda się tego ustalić, nie będzie mógł wydać wyroku. Jak może powziąć jakiekolwiek postanowienie, skoro nie ma pewności, czy wyrok, który wyda, nie uderzy w niego samego z podwójną siłą. Zwracając się do Kajafy, powtórzył z nieukrywaną złością i uporem: Żadnej winy w tym człowieku nie widzę. Sądził, że swoim nieustępliwym stanowiskiem zmusi Kajafę do otwartej wypowiedzi, choćby półotwartej, z której mógłby wyłuskać odrobinę prawdy. Pomylił się. Kajafa zaperzył się i krzyknął: Ty, panie, nie widzisz w tym człowieku winy. A on swoją nauką podburza lud całej Judei, począwszy od Galilei aż po Jerozolimę. Prokurator nastawił. Prokurator nastawił ucha. Co powiedziałeś, arcykapłanie, począwszy od Galilei? Kapłani zawołali. On jest Galilejczykiem. Z Galilei pochodzi, z Nazaretu. Z Nazaretu nigdy nic dobrego nie wyszło. Galilea jest ziemią buntowników! Przeklęci Galilejczycy wciąż zniecają bunty! Podpalacze, mordercy, uzurpatorzy, fałszywi prorocy! Z głębi wnętrza prokuratora poderwały się zbawienne myśli jak stado wodnego ptactwa, wypłoszonego z sitowia, świstem kamienia, wypuszczonego z procy. Ponieważ jest Galilejczykiem, powinien go sądzić tetrarcha, Herotantypas który przebywa w Jerozolimie, dokąd przybył przed kilkoma dniami z Macherontu na święta. Wprawdzie nie posiada on prawa sądzenia w Judei, ale otrzyma ode mnie indult, zezwalający mu na sprawowanie sądu nad tym człowiekiem. Ileż razy ten wieprz pisał do nosy do cesarza oskarżające mnie o okrucieństwo? Niech teraz ta bryła tłuszczu, dająca władce sama sądzi swojego rodaka! Jeżeli uważa go za niewinnego, niech go uniewinni i narazi się Kajafie i kapłanom. Jeżeli uzna go winnym, niech go skaże na śmierć na własną odpowiedzialność. Zwracając się do Kajafy, rzekł: Ponieważ Jeszua ben Josef jest Galilejczykiem, przekazuje go sądowi Heroda Antypasa, tetrarchy Galilei i Perei. Ja i strażnicy odprowadzą więźnia do pałacu tetrarchy. Żegnaj, arcykapłanie. Prokurator, poprzedzany przez liktorów, opuścił Litostrotos. Jezus przed Herodem Antypasem. Poncjusz pospiesznie podyktował sekretarzowi list do tetrarchy. Opisał sprawę jeszu josef szczegółowo wyłożył oskarżenia Kajafy i kapłanów, określił swoje stanowisko, napisał, Nigdy nie ośmieliłbym się wchodzić w zakres Twoich wysokich uprawnień, dostojny tetrarcho. I prosił Heroda Antypasa o wydanie wyroku na więźnia. Do listu napisanego w tonie niezwykle uprzejmym dołączył Indult, w którym nie umieszkał umieścić kilku ciepłych słów sklepiających tetrarsze, jego wspaniałą i poczuciu prawa. Sekretarz dosiadł konia i podszałował do pałacu Hasmoneuszów. Drogi miał niewiele, albowiem rezydencja znajdowała się opodal pałacu Heroda, między dwoma mostami nad piękną doliną Tyropeon. W komnacie przyjęć zastał już Kajafę z kapłanami i więźnia. Zażądał od dowódcy straży, aby go natychmiast zgłosił tetrarsze, któremu przewiózł pismo od prokuratora Judei. W ręce trzymał zwinięty w rulon papirus, obwiązany taśmą, na której kołysała się czerwona jak krew. Pieczęć z wizerunkiem cesarskiego orła. Nie do wiary. Taka ponura historia zdarzyła się Herodowi Antypasowi po raz pierwszy w życiu. Wprawdzie często nachodziły go przerażające sny, różne przeczucia, lęki. Od czasu do czasu popadał w leniwe odrętwienie graniczące z cielesnym bezwładem, ale nigdy dotychczas nie miał widzenia na jawie. Gdy siedział rano w kąpieli, rozkoszował się jej orzeźwiającym działaniem. Nagle w jasnym świetle porannego słońca ujrzał swoją odciętą od tułowia głowę, płynącą ku niemu przez powietrze z głębi korytarza wychodzącego na ogród. Głowa kołysała się tanecznymi ruchami lekko i beztrosko, i tak kolebiąc się w zmiennym rytmie, kilka razy nawet zawisła nieruchomo w powietrzu, jakby nabierała tchu do dalszych chybotań, zbliżała się ku tetrarsze, który szczękając zębami. Był bliski mdlenia. Usiadła jak oswojony ptak na brzegu marmurowej piscyny. Tetrarcha i jego głowa patrzyli na siebie zdumieni, a chociaż głowa zachowywała się spokojnie i wyrozumiale, tetrarcha coraz silniej dygotał na całym ciele. Patrzał i nie wierzył. Ta głowa była jego głową, a jednak nie była jego głową, gdyż była pięknie rzeźbioną w złocie koroną królewską. Wysadzaną kosztownymi kamieniami i perłami, tak misternie ułożonymi, że tworzyły zarys jego oblicza. Była to więc korona królewska o jego obliczu, królewska korona, która powinna mu przypaść w udziale, lecz wskutek działania nieprzychylnych losów stawała się coraz mniej osiągalna. A teraz była tak blisko, siedziała na brzegu piscyny. Tetrarcha przetarł oczy raz, drugi, trzeci, a gdy się przekonał, że zjawisko nie jest złudzeniem zaćmionego umysłu, pokonał strach i wyciągnął rękę po niesamowity twór. Wtedy głowa, ochryple kracząc, w popłochu poderwała się, zakołowała nad rozpaczliwie krzyczącym tetrarchą i rozpłynęła się w powietrzu. Przybiegli dworzanie i wyciągnęli z wody półprzytomnego władcę, orzeźwili go solami, Położyli na kamiennej ławie, natarli oliwą i balsamem, wymasowali i owinęli wylniane prześcieradło. Przetrawiał widzenie, zrozumiał, co ono oznacza. Nigdy nie będzie królem. Nigdy nie zasiądzie na tronie swojego ojca w Jerozolimie. Bezowocne są wszystkie jego starania, nadzieje, marzenia. Tron pozostanie pusty. Któż wie, kto kiedyś na nim zasiądzie? Nie ma syna, nie będzie miał wnuków. Wezbrał w nim gorzki żal do Herodiady, do kapłanów, arcykapłanów, saduceuszów i faryzeuszów, do całego ludu Izraela, przede wszystkim do niewdzięcznego Elohim, zamykającego uszy na jego prośby, mimo niezliczonych byków, które mu hojną ręką składał w ofierze. Taki był koniec jego snów o obciętych głowach. Rozmyślania nad jego przeraźliwym krakaniem odlatującej głowy przerwało zjawienie się dowódcy straży, który zawiadomił go o przybyciu Kajafy i Hanana ben Setti z kilkunastoma kapłanami, saduceuszami i faryzeuszami, z jakimś więźniem pod strażą oraz sekretarzem prokuratora. Tetrarcha byłby w innych okolicznościach radośnie zdumiony niespodziewanymi odwiedzinami tak wielu znakomitych mężów. Od czasu, gdy wystosował do cesarza skargę na Pontiusza. Chodziło o bezprawne wywieszanie przez prokuratora rzymskich tarcz z wizerunkiem cesarza w pałacu Heroda podczas święta Pesach, nie utrzymywał z prokuratorem stosunków. Te trasze było obojętne, czy owe tarcze z wizerunkiem cesarza wiszą w pałacu Heroda, czy gdziekolwiek indziej, czy wiszą w Pesach, czy wiszą w dnie powszednie. Skoro jednak lud Izraela uważał wywieszanie tarcz za bluźnierstwo przeciw Jachwe, Herod Antypa spotakiwał Ludowi, bo chciał się wkupić w jego łaskę. Nie utrzymywał również żadnych stosunków z Józefem Kajafą i Hananem Bensetti, którzy go gwałtownie zwalczali z powodu małżeństwa z Herodiadą. Był to chyba jedyny wypadek, w którym zgadzali się saduceusze z faryzeuszami i przy każdej nadarzającej się sposobności okazywali mu pogardę i jawne lekceważenie. Teraz, przybity ponurym widzeniem, bez większego wrażenia przyjął wiadomość o przybyciu swoich wrogów. Ociężale zwlókł się z ławy, kazał się przyodziać w codzienną szatę tetrarchy. Na wskazujący palec nałożył sygnet, pamiątkę po ojcu, wezwał do siebie kilku wysoko urodzonych dworzan i wyższych wojskowych, i w ich otoczeniu udał się do komnaty przyjęć. Przywitanie z przybyłymi gośćmi było oschłe. Tetrarcha usiadł w fotelu, przyjął list z rąk sekretarza i odprawił go bez słowa. Ledwo spojrzał na kajafę i kapłanów, natomiast całą uwagę skupił na więźniu. Więc to jest Jeszua ben Josef, cudotwórca i jasnowic. Wygląda jego przerpaniec. Obili go. Kto go obił? Nigdy go sobie tak nie wyobrażał. O, Johannan Benzeharia, ten miał postawę. Na wspomnienie niestrzyżonego zrobiło mu się słabo koło serca, bo przypomniał sobie obciętą głowę koronę z krakaniem unoszącą się w powietrzu. Właściwie był rad, a nawet bardzo rad, że wreszcie ujrzał rabbiego. Tyle razy pragnął z nim mówić. Poprzedniego roku w przypływie nadmiernych lęków chciał go schwytać i uśmiercić. Potem, gdy lęki minęły... Rozważną argumentacją wybił sobie z głowy ten szaleńczy pomysł. Mało miał kłopotów z powodu śmierci niestrzyżonego. Któż wie, który z bogów upomniałby się o przelaną krew tajemniczego cudotwórcy? I znów wywołałby przeciw sobie złe moce i gorszą ode złych mocy nienawiść ludu, który jest przecież zawsze nieobliczalny w swoich uczuciach. Dlatego porzucił zamiar zabicia Jeszuły Beniosew. Dobrze się stało. Pomówi z nim, tak, pomówi. Bardzo chciałby się czegoś dowiedzieć o swojej przyszłości, zwłaszcza teraz, gdy jakaś nieznana moc odebrała mu nadzieję wstąpienia na królewski tron Jerozolimy. A nóż rabi ujawni mu jego przyszłość, odsłoni rąbek zbliżającego się czasu, rozwieje mgły zakrywające daleki widnokrąg i pokaże to, co go czeka. Wszystko jedno, czy to będzie dobre czy złe, czy to będzie niesława czy chwała, czy to będzie ciemność czy światło. A jeżeli nie zechce odsłonić przyszłości, nie zechce objawić zbliżających się zdarzeń, niechaj przynajmniej tutaj, przed nim na oczach dworzan, dostojników i kapłanów, zdziała radosny cud. I niechaj tym cudem rozweseli zasępione serce tetrarchy. Niech uczyni jakąś niezwykłą osobliwość, aby tetrarcha mógł rozpogodzić smutek swojej duszy. Niech dokona zabawnej przemiany węża w laskę i laski w węża. Ktoś już kiedyś dokonał takiego cudu, ale kto? Niech uczyni zwod wino. Przecież już raz uczynił taki cud dla rozweselenia weselników. Aby nieco wytchnęło i podskoczyło biedne, skołatane, znudzone wnętrze władcy, który tonie w żalu i westchnieniach i nie widzi przed sobą żadnego celu poza godnym litości sprawowaniem władzy nad dwiema nędznymi krainami, nad łachmanami dawnej potęgi ojca. Sięgnął po list. Trzeba go wreszcie przeczytać, aby się dowiedzieć, po co ci ludzie do niego przybyli. Wylewna uprzejmość Pontiusza, bijąca już z pierwszego zdania wydała się bardzo podejrzana. Skąd bierze się taki wytworny ton w liście tego gruboskórnego parobka? Czytał dalej z rosnącą uwagą, a im dłużej czytał, tym większe było jego zdumienie. Prokurator łaskawie odsyła mu Jeszuę Beniosew dla wydania wyroku? Sąd, wyrok? Jaki sąd, jaki wyrok? O co jest oskarżony Jeszyła Beniosew? Nie chciał wierzyć swoim oczom. Jeszcze raz uważnie przeczytał list, a czytając, rzucał spojrzenia na Jezusa, jakby w jego postaci chciał odnaleźć potwierdzenie tego, co czyta. Co? Co? Jeszua uważa się za króla Judei? Wnętrze tetrarchy zatrzęsło się od śmiechu. Prokurator i arcykapłani chyba opili się mocnym winem. Czyżby zmówili się, by go ośmieszyć? W tym jest jakaś intryga, na pewno. Ale jaka? Ale czyja? Arcykapłanów czy Rzymian? Czy jednych i drugich razem? Niezależnie od tego, kto jest twórcą tej intrygi, trzeba ją błyskawicznie unicestwić. Nie wyda żadnego wyroku. Nic go ta cała sprawa nie obchodzi. Porozmawia z Jeszułą Beniosewi, i poprosi go o przepowiednie i dokonanie jakiegoś cudu. Widowiska pragnie, nie sądu. Pobawi się jeszcze z kapłanami. Tej przyjemności sobie nie odmówi. Weźmie odwet na pyszałkowatym arcykapłanie za pogardę okazywaną mu przez wiele lat. Zadraśnie jego godność osobistą i doprowadzi go do wybuchu wściekłości. Rozsiadłszy się wygodnie w fotelu, napawał się widokiem stojącego przed nim kajafy, ponurych kapłanów i zbitych z tropu saduceuszów i faryzeuszów. I tak przyglądając się swoim przeciwnikom, których złośliwy los sprowadził do jego pałacu i kazał im pokornie czekać na jego pierwsze słowo, Umacniał się w przekonaniu, że w sporze o Jeszué-Beniosef na pewno powstał jakiś spór o rabbiego między prokuratorem a kapłanami, a widać to jasno z pewnych wyrażeń Poncjusza, chociaż ani słowa wyraźnie o samym zatargu nie pisze. Powinien zachować bierną bezstronność, a najlepiej ją wyrazić za pomocą niewydania żadnego wyroku. Tak będzie najlepiej. Czy najlepiej? Są dwie możliwości: wyrok lub niewyrok. Wyrok oznacza, że opowiada się wyraźnie po jednej lub po drugiej stronie. Nie wyrok, że opowiada się przeciw obu stronom. Czy przeciw obu stronom? Której ze stron zależy na wyroku? Znał dobrze działalność Jeszuły. Wiele mu opowiadano o jego wjeździe do Jerozolimy i przepędzeniu przekupniów z dziedzińca pogan. Jeżeli komuś zależy na skazującym wyroku, to na pewno Kajafie i kapłanom. A z tego wynikałoby, że to właśnie oni przywlekli rabiego do pretorium. Prawdopodobnie z jakichś tylko prokuratorowi znanych powodów, nie chce on sprawować sądu nad Jeszulą. Sprycież podrzuca mu ofiarę, bo nie chce mieszać się. Z jakich powodów, z jakich powodów do zatargu między synami Izraela. Należy działać bardzo ostrożnie. W każdym razie nie powinien narażać się Poncjuszowi, w jakim celu miałby to czynić. By stanąć po stronie kapłanów? A czy kapłani stali kiedykolwiek po jego stronie? Najlepiej będzie, jeśli skorzysta z trzeciej możliwości. Tylko głupcy uważają, że nie istnieje trzecia możliwość i nie obarczając się wydawaniem wyroku, opowie się po stronie prokuratora i okaże mu na złość kapłanom sprzyjającą życzliwość. Zmądrzał. Nie może ze wszystkimi walczyć. Nie stać go na spory z ludem Izraela, z kapłanami, z prokuratorem. Kapłani nie dadzą się przebłagać, albowiem nie oddalił od siebie Herodiady. Z tego magicznego trójkąta wrogów musi wyłuskać jednego sprzymierzeńca. Okaże przyjazne oblicze prokuratorowi. Zmądrzał. Dość najadł się strachu z powodu błędu, jaki popełnił ścinając Johanana Benzecharia. Ma już dość snów o obciętych głowach, ma już dość nieprzespanych nocy, podczas których leżąc w potach szczękał zębami, a dreszcze wstrząsały jego ciałem. Cóż mu z tego przyjdzie, gdy poprze kajafę? Ileż to razy ten zadufany głupiec namaszczony świętą oliwą okazał mu lekceważenie. Ilekroć władca Galilei Perei przyjeżdżał do Jerozolimy na święta, nikt go nie witał, nie oddawał mu należnego szacunku, ilekroć składał ofiary na świątynie, nigdy nie wyraził mu podziękowania i zadowolenia. A czy ktokolwiek z kapłanów poparł jego starania o odzyskanie tronu ojcowskiego? A czy oni wszyscy nie miotali klątw na jego głowę z powodu małżeństwa z Herodiadą? A teraz taki podły płas, maczelność, domagać się od Tetrarchy, aby sprawował sąd nad Jeszuą Ben-Josef? Nie. Niech Belial i wszystkie moce piekielne porwą prokuratora, saduceuszów, kapłanów i faryzeuszów. Wyroku nie wyda, nie wyda, nie! Nie będzie narzędziem w rękach swoich wrogów. Nie chcieli mieć królem Judei Heroda Antypasa? Niech mają króla Judei Jeszuę Ben-Josef. Z trudem wykrztusił. Cóż sprowadza do mnie, dostojnego arcykapłana? W odpowiedzi na to pytanie kilkanaście gardeł poczęło równocześnie wyrzucać z siebie oskarżenia przeciw więźniowi, a ponieważ oskarżyciele chcieli dać szybki upust ognistym temperamentom trzymanym do tej pory na wodzy z powodu wstrzemięźliwego zachowania się tetrarchy, właściwie nawet ich nie przywitał. Ich zarzuty wypowiadane były w sposób nazbyt chaotyczny i wskutek tego dochodziły do uszu Herodanty Pasa w kształtach tak spaczonych, że gdyby nie list prokuratora, nie mógłby nawet domyślić się, o co chodzi Kajafie i jego zausznikom. Puścił więc mimo uszu ich skargi, wyzwania, donosy, potwarze, oszczerstwa i udając, że wszystko rozumie, kiwał głową i coraz bardziej uświadamiał sobie, że Kajafa prowadzi jakąś obłudną grę o wielką stawkę – Oczywistym dowodem przemawiającym za słusznością tej tezy była gwałtowność, jaką podniecony Kochen Hagadol starał się udowodnić, że tetrarcha Galilei powinien wydać wyrok skazujący na Jeszuę Ben Josef. Herod Antypas pozwolił im dosyta się wykrzyczeć, a gdy ucichła rozchukana wymowność oskarżycieli, zwrócił się do Jezusa z łagodnym, nader uprzejmym głosem. Począł mu zadawać różne pytania dotyczące jego nauk, działania i uwięzienia, a nie otrzymawszy od niego odpowiedzi, począł z kolei cierpliwie zagadywać go o cuda, o których wiele słyszał, i o dar przewidywania przyszłości, o czym również wiele mu opowiadano. Jezus wciąż milczał. Wówczas tetrarcha, krążąc dookoła tego samego tematu, czuł ze złośliwą radością, jak w Kajafie gotuje się niecierpliwe wzburzenie. Dawał Jezusowi do zrozumienia, że chętnie ujrzałby naocznie jakiś cud przez niego zdziałany i usłyszał z jego ust wyrocznie odsłaniającą przyszłość, a życzenie to wypowiedział niezwykle wytwornie, z dobrodusznym umiarkowaniem, bez cienia natarczywości, wręcz prosząco, gdyż bał się niezgrabnym słowem zrazić sobie rabbiego. Słyszał bowiem, że jest niekiedy skłonny do wybuchów, wprawdzie nie tak zapalczywych jak wybuchy niestrzeżonego, mimo to groźnych. A przede wszystkim przywodzących na myśl skojarzenia, od których skóra cierpnie na ciele. Ale Jezus milczał. Cóż miał odpowiedzieć zabójcy pustynnego brata? Cóż miał odpowiedzieć zwyrodniałemu synowi zwyrodniałego ojca? Cóż miał odpowiedzieć człowiekowi, który nie wierzył w Boga, a bał się bogów? Milczał. W tetrarsze wzbierała złość przeciw rabbiemu, który mimo jego uprzejmych próśb. Nie raczył go zaszczycić odpowiedzią. Milczał, milczał. Tetrarcha wiedział, co to milczenie oznacza. Ono jest jeszcze jednym dowodem nieprzepartego wstrętu, jaki czuje ten syn Izraela do władcy, który zbudował wielkie miasto na ziemi nieczystej, do małżonka Herodiady, do zabójcy niestrzyżonego. Uważa tetrarchę za męża krwi, niegodnego odpowiedzi, za brudnego szakala, za pomiot bagnistych podziemi. A co najśmieszniejsze, ten włóczęga stojący przed nim z powrozem na rękach twierdzi, że jest królem Judei, królem Jerozolimy, czyli tym, czym on, Herod Antypas, pragnął być i czym już nigdy nie zostanie. Co za potworna drwina historii, przeklętej historii, dwaj królowie Judei, król Herod Antypas i król Jeszua Ben-Josef? Mięsiste policzki tetrarchy skurczyły się, usta rozszerzyły, nozdrza rozdeły, oczy stały się jak dwie wąskie szczeliny i władca dwóch krain wybuchnął przeraźliwym śmiechem. Rżał, parskał, skowyczał, krztusił się, chwytał się za boki. Całe jego ciało wstrząsane drgawkami dygotało jak tłusta studzienina, a w duszy jego grzmiał chodzący głos. Nie chcieli nie za króla, więc mają króla w podartych sandałach, nędzarza, galilejskiego włóczęgę. Mają wreszcie swojego króla Judei. Nagle uśmiech zniknął, a jego twarz przybrała zawzięty wyraz. Zerwał się z fotela i ryknął. Dworzanie! Odziejcie tego przybłędę w białą szatę króla Izraela! W szaty Dawida i Salomona! To jest ich król! Tu wskazał wyciągniętym palcem na kajafę i jego świtę. Ich król, ich król! Odeślijcie go do prokuratora i powiedzcie mu, że ja w tym człowieku nie widzę żadnej winy. He, he, he. I wybiegł z komnaty. Prokurator rozmawia z tłumem. Umyślny posłaniec powiadomił prokuratora o stanowisku tetrarchy i o powrocie do pretorium więźnia wraz z jego skarżycielami. Poncjusz był zadowolony z odpowiedzi Heroda Antypasa. Wprawdzie wieprz z pochwały godną ostrożnością nie wydał wyroku, trudno zresztą tę ceremonię w pałacu Hasmoneuszu, o której powiadomił go natychmiast jeden z jego szpiegów, obecny na posłuchaniu, określić mianem sądu. Ale przyszedł prokuratorowi z pomocą i nie znalazłszy w oskarżonym winy, oświadczenie swoje wyraził głośno przed dworzanami i Kajafą i jego poplecznikami. Był za to wdzięczny, te tetrarsze. Z jego strony nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Wrócił do komnaty i nie kwapił się do wyjścia na Litostrotos. Ma czas. Nie lubi się spieszyć. Judejczykom może zależy na pośpiechu, ale on nie jest Judejczykiem. I nie jego święto przypada na dzisiejszy wieczór niech czekają jeżeli nie mają czasu czekać niech poproszą go o odłożenie rozprawy na po świętach nie zgłosi przeciwu przystanął na progu perystylu i przyglądał się pryskającym kroplom wodotrysku dopóki nie dowiem się przyczyny medytował dla której kajafa z taką zawziętością oskarża Jeszuę Benjosef nie wydam żadnego wyroku ani uniewinniającego, ani skazującego. W tych warunkach nie wezmę na siebie odpowiedzialności za jakikolwiek wyrok. Trudno mi uwierzyć w rzymski patriotyzm saducejskich kapłanów. Będę grał na zwłokę. W każdym razie tak długo będę obstawał przy niewinności więźnia, aż hananidzi stracą cierpliwość i zdejmą maski z twarzy. W położeniu, w którym się znajduję, jest jeszcze jedna luka. Brak mi rozeznania o stanowisku tłumu? Nic nie wiem o tłumie. Tłum patrzy, słucha i milczy. Jak go wybadać? Jak wciągnąć go do sądowej gry, jak zmusić do mówienia? Stoją i milczą. Czy jest wśród nich większość zwolenników czy przeciwników Jeszuły Beniosef? Jak przyjmą wyrok uniewinniający, jak przyjmą wyrok skazujący? Skoro Kajafa wplątał mnie w swoje intrygi, wysila się, aby uczynić mnie ślepym wykonawcą swoich zamiarów, popełniłbym niewybaczalny błąd, gdybym nie dowiedział się, co Motłoch myśli o więźniu. Wprawdzie Motłoch jest tylko wiadrem pełnym pomy, które w każdej chwili mogę kazać wylać do kanału, mimo to nie wolno mi teraz zlekceważyć tego ogniwa. Zresztą nie lekceważąc go... Postępuję po myśli cesarza, który wielokrotnie ostrzegał, abym nie czynił nic takiego, co by mogło wzbudzić niezadowolenie Izraela. Będę więc wzorowym urzędnikiem, uśmiechnął się cynicznie i spytam tych barbarzyńców o ich zdanie. A jak mam to uczynić, jak? Prokurator z namysłem gładził gładko wygolony podbródek. Właściwie mogłem skorzystać z prawa zwyczajowego, które zezwala mi na wypuszczenie na wolność w przeddzień święta Pesach, jeszcze nieosądzonego więźnia, i łaskawić Jeszuę josef To prawo przysługuje mi, i nikt mnie nie może powstrzymać od natychmiastowego wprowadzenia go w życie. Czy jednak dobrze będzie, jeżeli na własną rękę zastosuję to prawo do Jeszuy Beniosef? Muszę się ubezpieczyć już wysunął dolną wargę i niespokojnie szczypał ją palcami. A jeżeli, jeżeli... Jego palce znieruchomiały. A co by było, gdybym dla wybadania tłumu pozostawił mu wolny wybór szczęśliwca, który ma być ułaskawiony? Siedzi teraz w więzieniu i czeka na rozprawę sądową niebezpieczny rzezimieszek Bar Abba ulubieniec podmiejskich mentów i bohater wielu zbójeckich napadów, którego władze, zanim go uwięziły, poszukiwały od dłuższego czasu. Ludność odetchnęła z ulgą po schwytaniu złoczyńcy. Spytam zatem Judejczyków, kogo mam łaskawić, jego czy Galilejczyka. Tak, to dobry pomysł. Moim zdaniem, jeżeli są bezstronni, powinni się domagać osądzenia bar abby który jest postrachem jerozolimskich przedmieści i okolicy. Wówczas będzie to dla mnie dowodem, że tłum jest przeciw Kajafie i kapłanom. Jeżeli natomiast tłum opowie się za uwolnieniem Bar-Abby, o czym wątpię, a za skazaniem Jeszube-Niosef, będzie to wymownym ostrzeżeniem przed grożącym mi niebezpieczeństwem ze strony motłochu sprzyjającego kapłanom. Tak czy owak tłum odsłoni swoje oblicze. Opuścił głowę i brzuźcem wskazującego palca pogładził brew nad prawym okiem. Wezwał urzędników i liktorów. Wychodząc do Judejczyków przed pałac, przypomniał sobie grę nawis aut kaput. Przypomniał sobie grę nawis aut kaput, w którą zamodu bawił się ze swoimi rówieśnikami, i teraz rzucił monetę. Na którą stronę upadnie? Na okręt? Czy na głowę? Ognisty wiatr wciąż szamotał się z drzewami w pałacowym ogrodzie. Jezus, jak przez gęstą zasłonę, widział tłum, kapłanów, rzymskich urzędników. Żar palił jego głowę. Czuł przenikliwy, ostry kujący ucisk w krzyżach. Od chwili uwięzienia ani razu nie usiadł. Stał i szedł, stał i szedł, stał i szedł. Stał przed Hananem, stał przed Sanhedrynem, stał w lochu więziennym, katowany przez służbę arcykapłana, stał na litostrotos podczas pierwszego przesłuchania przez prokuratora, stał przed Herodem Antypasem, a teraz znowu stoi na słaniających się nogach, pokrytych siecią sinych i nabrzmiałych żył. Paliło go pragnienie. Starał się zwilżyć językiem spękane wargi. W ustach jego nie było ani kropli śliny. Tylko broda była mokra od słonego potu, który ściekając po twarzy był przynętą dla much. Modlił się. Błagał Elohim, aby pomnożył do ostatecznych granic jego umiejętność cierpienia i samoofiary, aby ogień, boleść i poniżenie, którymi się opasał, oczyściły synów człowieczych z grzechu, aby był niepokalanym kozłem odkupienia, świętą odwrotnością Azazela, konającego na pustyni pod ciężarem zbrodni, Całego świata. Stojąc w nieubłaganym skwarze dnia, jak w ognistym krzaku, wstępował w najgłębszą głębinę ognia, w samo źródło nieugaszonej wieczności. Zresztą nigdy jej nie opuszczał, bo zawsze w niej był, jak i będzie. I płonął coraz większym płomieniem, i płonąc, spalał się. A im więcej się spalał, tym więcej płonął, i im mniej go było, tym było go więcej. Im głębiej spadał, tym wyżej się wznosił i tagodziany w ognisty krzak, w cierniowy krzak, płonął w urodzajnej niemożności spalenia się do końca, albowiem nawet upragniony koniec, już zdala widoczny, był tylko jednym z ogni w płonącej nieskończoności. Gdzie jest ten koniec, kiedy wreszcie udowodnią mu winę? Jak długo jeszcze czekać będzie na skazujący wyrok, który zapadł przed czasem i przestrzenią? Ocknął się. Usłyszał nad sobą głos prokuratora, mówiącego do Kajafy i kapłanów. Postawiliście przede mną tego człowieka jako burzyciela ludu, ale ja, badając go, nie znalazłem w nim żadnej winy. A i tetrarcha Herod Antypas, do którego odesłałem go, żadnej w nim winy nie znalazł. On nie zasługuje na śmierć. Kajafa poczerwieniał. Prokurator przeniósł wzrok na tłum. Zmęczone spojrzenie rabbiego powlokło się za spojrzeniem prokuratora i spoczęło na ludziach zalegających plac. Prokurator podniósł dłoń. Tłum zafalował, zakłębił się i natychmiast opadł i znieruchomiał. Poncjuszowi trudno było dociec, co się dzieje pod jego wygładzoną powierzchnią. Twarz tłumu była bez wyrazu. Przypominała pusty dzban, którego przydatność i celowość będzie można dopiero wówczas określić, gdy wypełni się jakąś określoną treścią. Pustka tej twarzy była przerażająca. Ludu Izraela, według panującego u was zwyczaju, prokurator mówił dźwięcznym głosem, starając się już samym jego brzmieniem, niezależnie od treści wypowiadanych słów, stworzyć życzliwy nastrój między sobą a słuchaczami. Przysługuje mi prawo w przeddzień uroczystego święta Pesach wypuścić na wolność jednego więźnia, co też co roku zwykłem czynić ku Waszemu zadowoleniu. Szanując ów zwyczaj, skłonny jestem również dzisiaj ułaskawić jednego z więźniów. Chcąc jednak zastosować się do Waszej woli, pozostawię Wam wolność wyboru i ufam, że uczynicie z niej dobry użytek i wskażecie. Tego męża, który zasłużył na moją łaskę. Słuchajcie, synowie Izraela. Wybierzcie między Bar-Abbą, opryszkiem znanym wam z licznych napadów i zabójstw, a Jeszuą Ben-Josef, wędrownym nauczycielem, moim zdaniem człowiekiem niewinnym, którego niektórzy spośród was zowią Mesjaszem. Zdawało się, że słowa prokuratora padły w próżnię i nie wywołały w tłumie wrażenia. Ludzie ospali, leniwi, zmęczeni lepkim upałem, gapili się na prokuratora, na kajafę, na Jezusa, nie wiedząc, czy i co mają odpowiedzieć. A w wielu z nich, zmęczonych długim czekaniem i rozczarowanych, przybyli, aby być świadkami zdarzeń, które do tej pory były mało podniecające, mowa o Rzymianina nie wzbudziła żadnego odzewu, po prostu nie dotarła do ich świadomości. Czujność i raźność zachowali jedynie wmieszani w motłoch zausznicy i słudzy Kajafy, karni i posłuszni wykonawcy jego rozkazów, którzy czekali tylko na umówiony znak i narzucone hasło, aby jedonośnym krzykiem narzucić tłumowi, a potem wspólnym, churalnym wrzaskiem przekazać prokuratorowi swój sprzeciw, jako zgodny wyraz woli jerozolimskiego ludu. W tłumie mignęły rozpalone twarze na huma i jego pomocników. Dokoła nich zakołysali się ludzie, a ich koliste kołysanie, coraz szersze i dalsze, przypominało kręgi rozchodzące się po wodzie poruszonej uderzeniem kamienia, aż wreszcie zasięgiem swoich falujących zmarszczek objęło całą ciżbę, która z poczęła się burzyć i kłębić. Wypuść barabbe, ktoś krzyknął. Stracić jeszuę ben – krzyknęło kilkanaście głosów. Podniosła się fala rąk, a wraz z nią podniosły się grzmiące okrzyki, które jak mętna piana, rozlały się po całym tłumie. Strać Jeszue Ben Josef! Chcemy, abyś wypuścił Barabę. Prokurator zbladł, jakby nie słyszał tych głosów, zawołał. Którego z dwóch którego z dwóch chcecie, abym wam wypuścił? Barabę! 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 Imię to ustokrotnione przez wrzeszczący tłum, świstało w powietrzu, jak strzały wypuszczone z łuków. Ponc już pomyślał. Czyżby w tym tłumie nie było ani jednego zwolennika więźnia? Ani jednego? Stracił pewność siebie i chcąc zyskać na czasie, potrzebnym dla oceny coraz bardziej wikłającego się położenia, spytał donośnym głosem. Cóż chcecie zatem, abym uczynił z Jeszułą Ben-Josef? Motłoch zaryczał. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Prokurator cofnął się o krok. Zrozumiał, że przegrywa grę o Jezusa. Jeszcze próbował go ratować. Zawołał, podkreślając wbrew zwyczajowi każde słowo gwałtownym ruchem ręki. Cóż on złego uczynił! — Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Wyprostował się i tłumiąc, wzbierający niepokój, zawołał. — Nie znalazłem w nim nic godnego śmierci! Cisza jak błyskawica przeleciała przez tłum, który na chwilę oniemiał, potem skłębił się, zwełnił i lunął ulewą wrzasków. — Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! już zrozumiał. Ten plugawy motłoch jest motłochem Kajafy. Ten plugawy motłoch, który najprawdopodobniej arcykapłan kazał spędzić na plac i nadział swoimi ludźmi, jest jeszcze jednym narzędziem w rękach przewrotnego Saduceusza. Motłoch jest narzędziem obrzezańca. Podobnie jak jego narzędziem jest on, prokurator Judei. już bezwiednie nienawidził tłumu, a każde wielkie zbiorowisko ludzkie uważał za wezwanie do przeciwstawienia mu się siłą. Czy ma wydać rozkaz straży przybocznej, aby obnażyła miecze i zmasakrowała wyjącą hołotę i rozniosła na strzępy kajafę z jego nikczemnymi kapłanami i bogaczami? Na Zeusa, gdzie są zwolennicy Jeszuły-ben-Josef? Czyżby ich nie było w tłumie? Przecież rzekomo miał uczniów! U zdrowieńców, których niby uleczył, u marlaków, których rzekomo wskrzeszał. Gdzie są te wskrzeszone umarlaki? Gdzie są oni wszyscy? Gdzie są? Gdzie oni są? Gdzie się podziali? A może ich w ogóle nie miał? Na pewno ich nie miał, bo gdyby istnieli, ktoś przecież spośród nich przemówiłby w jego obronie, zagryzł wargi. Coż go właściwie to wszystko obchodzi? Po co o niego walczy? Nie, nie, nie. Nie walczy o niego, ale walczy o siebie. Te wrzaski są pułapką. Czuję to. Czuję nieomal dotykalnie, którą ten gad, kajafa, na niego zastawił. Nie, nie ustąpi. Nie ustąpi, dopóki nie dowie się, dokąd on zmierza. Wyciągnął przed siebie rękę i krzyknął. A ja jednak nie znajduję w nim winy. W odpowiedzi usłyszał z głębi tłumu ostry głos, pełen wyrzutu i groźby. Ty w nim winy nie znajdujesz, chociaż on się podaje za Syna Bożego. Prokurator, usłyszawszy te słowa, jakby wrózł w ziemię i tylko rozbieganymi oczami bezskutecznie szukał w tłumie miejsca, skąd odezwał się głos niewidzialnego skarżyciela. Nie wyłowił go wzrokiem. Stwierdził natomiast, że twarze arcykapłanów i ich świty były jak zaciśnięte pięści. Skinął na liktorów. Stanęli po obu jego bokach i podnieśli na wysokość swoich głów fasces i tkwiące w nich topory. Poncjusz rzekł oschle, tonem urzędnika, wypełniającego ze znudzoną wyniosłością powinność służbową. Ułaskawiam! Barabbe! Wrócił do wnętrza pałacu. Służba pospiesznie ustawiła na litostrotos drewniane podwyższenie. I wniosła krzesło kurulne. Wyrok. Kazał sobie podać sok wyciśnięty z granatów. Żony swojej, która chciała z nim mówić, nie przyjął. Często w porze najbardziej nieodpowiedniej do zwierzeń zjawiała się w jego komnacie i spowiadała się przed nim ze swoich snów, co na pewno i tym razem zamierzała uczynić. Ze względu na jej wrażliwość, która nieraz objawiała się w nagłych wybuchach płaczu, pobłażał jej niezrównoważonym wybrykom, teraz jednak chciał mieć całkowity spokój, potrzebny do powzięcia ważnego postanowienia. Po trzygodzinnej rozprawie nie udało mu się wyśledzić istotnych zamiarów kajafy, A najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest wzmagający się nacisk saduceuszów, którzy coraz wyraźniej dają mu do zrozumienia, że nie stoi na straży, Nietykalności majestatu cesarza. Okrzyk, który padł z tłumu, on się podaje za Syna Bożego, brzmiał jak ostrzeżenie, jak groźba, jak zapowiedź do nosu. Bądź już wie, co ten okrzyk oznacza. Synem Bożym, Divi Filius, był tylko August, który wielokrotnie w różnych oświadczeniach, w sposób bardziej lub mniej jasny, podkreślał boski charakter swojego pochodzenia i Julijskiej dynastii. Zatem splendor tej boskości spływał również na Tyberiusza, który wprawdzie nie życzył sobie oddawania mu czci należnej bogom, nigdy jednak nie zaprzeczył nadprzyrodzonemu pochodzeniu, rodu i przybranego ojca. Zresztą należy odróżnić niechęć cesarza do odbierania czci boskiej od nieulegającego wątpliwości jego boskiego pochodzenia. Te dwie rzeczy nie wyłączały się wzajemnie. Krótko mówiąc, według powszechnie przyjętej wiary, Boski August był synem Bożym. I obowiązkiem każdego wiernego urzędnika rzymskiego, oddanego cesarzowi, jego rodowi, a za takiego wiernego sługę już zawsze się uważał, nie licząc nader krótkiego, niezbyt fortunnego okresu, w którym sprzyjał Sejanowi, było głośne wyznanie tego niezbitego faktu i surowe ściganie każdego śmiałka, przywłaszczającego sobie ten nadprzyrodzony tytuł. Głos z tłumu krzyknął, że Jeszua ben Josef uważa się za syna Bożego. Ten okrzyk wstrząsnął prokuratorem, bo godził w niego osobiście, w jego stanowisko, w jego przyszłość, w jego istnienie. Przecież pod żadnym warunkiem nie wolno mu tworzyć pozorów przed chorobliwie podejrzliwym Tyberiuszem. Że pobłaża na obszarze Judei komuś, kto swoim boskim pochodzeniem uważa się za równego jego ojczymowi, twórcy dynastii, cesarzowi Augustowi. Czyżby ten galilejski szaleniec żądał dla siebie czci boskiej? Czyżby odmawiał boskiego pochodzenia dynastii cesarskiej? Oburzenie ogarnęło Poncjusza że jak wiemy w bogów nie wierzył, mimo to kipiał gniewem, że jakiś barbarzyńca ośmiela się przeczyć boskiemu pochodzeniu władcy Imperium Rzymskiego, a te dwa zwalczające się przeciwieństwa łączyły się w jego mózgu w zgodną całość, tym zgodniejszą, że siłą poruszającą jego niezwykle złożone wzruszenia była trwoga, jedno z najbardziej magicznych pojęć, o własną przyszłość, a to uczucie skłonne jest zawsze do karkołomnych i niedorzecznych skojarzeń. Jeszu ben Josef uważa się za syna Bożego. Tego oskarżenia pons już nie mógł pozostawić bez odpowiedzi. Z chwilą, gdy ten zarzut został wypowiedziany przy świadkach, rozprawa wkraczała na nową drogę, a sam prokurator poczuł się osobiście obarczony odpowiedzialnością, już nie przed swoim sumieniem tak odpowiedzialność byłaby fraszką ale przed samym cesarzem za wszystkie następstwa spowodowane błędnie wydanym wyrokiem. Drobny błąd, a cały ten zbieg nagromadzonych okoliczności, intryg i podstępów, można przypłacić gemońskimi schodami. Prokurator nie miał zamiaru umierać w obronie jakiegoś Galilejczyka, którego los był mu zupełnie obojętny. Prokurator chciał żyć, piąć się po drabinie urzędniczej, zbierać zaszczyty i majątek i sprawować władzę nad ludźmi, tak, sprawować władzę, bo ona tworzyła jego osobowość, a bez niej. Byłby niczym. Śmieciem. Droga ta była pełna niebezpieczeństw, wybojów, nagłych zakrętów i niespodziewanych przeszkód, trzeba je było usuwać sprytem, podstępem, rozsądkiem, a w razie potrzeby gwałtem i okrucieństwem. Życie prokuratora tak się dotychczas układało, że wielokrotnie zmuszony był stosować gwałt i okrucieństwo środki najczęściej niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Porobił więc w życiu mnóstwo błędów, a ponieważ zdawał sobie z nich sprawę, bał się podejmowania szybkich postanowień, bo nigdy nie wiedział, które z nich prowadzi do rozlewu krwi. Przed każdym działaniem, jakie miał podjąć, starał się obliczać na chłodno wszystkie jego skutki, dobierać środki, rozważać widoki powodzenia i niepowodzenia, po to odrwino, by potem nagle dać się ponieść bezrozumnemu zaślepieniu i uczynić nieodwracalne głupstwo. Nie. Teraz nie zrobi błędu, na pewno nie zrobi, nie da się wciągnąć kapłanom w zasadzkę, ale również nie będzie obstawać przy uniewinnieniu Jeszu Beniosef. Jeżeli spostrzeż, że saduceusze upierają się przy swoim i grożą mu w dalszym ciągu skargą do cesarza, przestanie dociekać przyczyny ich intryk, pójdzie na ustępstwo i rzuci im na łup Galilejczyka. Niech go sobie wezmą. Gdyby natomiast okazało się po ukrzyżowaniu, że chcą z jego wyroku ukuć przeciw niemu broń, biada im. Wszystkie poprzednie rzezie, które sprawił Judejczykom znów odezwała się w nim nieobliczalna zajadłość będą dziecinną zabawką w porównaniu z tym, co im zgotuje. Ale jeszcze zaczeka, zobaczy, jak mocno Judejczycy napną cięciwe, a może się cofną. Kazał wezwać do siebie Jeszué ben Josef. Odprawił strażników, pozostał sam z Jezusem. Jest późno, rzekł. Wasze święto się zbliża. Jezus milczał. Prokurator rozsunął zasłonę oddzielającą komnatę od perystylu, a ponieważ do wnętrza wtargnął gorący powiew, natychmiast ją zapuścił i pomyślał o przebiegłej celowości ludzkich odruchów. Odchylił bowiem kotarę tylko po to, aby na naprędce zaimprowizowaną krzątaniną zyskać na czasie. Potrzebnym mu do zgrabnego ułożenia pytania, na które Galilejczyk musiałby mu udzielić jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Pytanie powinno być zaskakujące i powinno więźniem, jeśli posiada wyobraźnię, do głębi wstrząsnąć. Ten człowiek, pomimo bolesnych przeżyć otrzymanych ciosów i wiszącej nad nim groźby śmierci, jest niezwykle spokojny. Jakby jego ciało i dusza były z nieczułego kamienia, jakby wszystko, co się działo dokoła niego, dotykało tylko jego powierzchni, obojętnej na wszelkie wzruszenia. W tym spokoju należy uczynić za pomocą jednego mocnego uderzenia rozległy wyłom, przez który będzie można zajrzeć do wnętrza więźnia. Usiadł w fotelu. Nie patrząc na Jezusa, spytał: Skąd jesteś? Powoli zwrócił twarz ku Jezusowi i czekał na jego odpowiedź. Rabbi milczał i tylko wykonywał ledwo widoczny ruch rękami, a ponieważ związane były powrozem, ich wymowa była nieczytelna. Rzymianin, nie wiedząc, jak ma sobie tłumaczyć ten gest, zagadnął Jezusa łagodnym głosem: Nie chcesz ze mną mówić? Jezus milczał. Prokurator cedził słowo po słowie: grozi ci śmierć na krzyżu. Jezus milczał. Prokurator wpił w niego badawcze spojrzenie: Czy wiesz, co to jest, śmierć na krzyżu? Jezus milczał. Głos prokuratora przeszedł w szept: Czy widziałeś kiedyś człowieka ukrzyżowanego? Jezus milczał. Prokurator zmrużył oczy i powiedział głosem doświadczonego znawcy śmierci: To jest straszna śmierć. Jezus milczał. Prokurator pomyślał, ten człowiek nie posiada wyobraźni, ale mimo to jeszcze nie dał za wygraną. Posłuchaj, chyba wiesz, że mam władzę wypuścić cię na wolność. Jezus milczał, ale mam również władzę ukrzyżować cię. Jezus potrząsnął przecząco głową. Nie miałbyś żadnej nade mną władzy, gdyby ci ona nie była dana z góry. Z góry? Kogo masz na myśli? Cesarza? Większy grzech ma ten, który wydał mnie w Twoje ręce. Kajafa? Jezus milczał. Nic więcej nie masz mi do powiedzenia? Jezus milczał. Nic? Jezus patrzył przed siebie. Prokurator nie umiał dociec, co kryje się poza tym spojrzeniem. W każdym razie, niezależnie od tego, co wyrażało, Smutek, spokój, oczekiwanie, cierpienie lub pogodzenie się z losem, było jasne, że wzrok tego człowieka raczej zasłania niż odsłania, właściwe wzruszenia wypełniające jego nieprzeniknioną duszę. To samo działo się z jego słowami. Poza nimi, wypowiadał je z niemałym oporem, a miało one charakter stanowczych i chłodnych oświadczeń, kryją się inne słowa, nabrzmiałe ogniem i wichrem. Czy w tych niewypowiedzianych słowach czai się owa prawda, o której mówił? Prawda? Jaka prawda? Co to jest prawda? Zdał sobie jasną sprawę, że w duszy więźnia nie zdoła uczynić wyłomu. Niczego z niego nie wydobędzie. Ten człowiek po prostu nie chce mówić. Klasnął w dłonie. Wyprowadźcie go, rzekł do strażników, gdy stanęli w progu. Wyszli. Zasłona zafalowała, wydeła się i opadła. Zbliża się rozstrzygnięcie. Jeszcze raz wystawi kapłanów na próbę, a potem wyda wyrok, przechadzał się w zamyśleniu po komnacie. Ten człowiek zachowuje się tak, jakby pragnął śmierci. Swoim milczeniem sam siebie pogrąża. To nie do wiary, zdumiewające. Nie broni się, nie odpiera zarzutów. Zauważył to już na samym początku rozprawy. Sądził wówczas, że podczas dalszych przesłuchań, gdy niebezpieczeństwo wyroku śmierci stanie się coraz wyraźniejsze, Oskarżony wreszcie zacznie się bronić, ujawni grę kapłanów, ich matactwa, oszustwa i kłamstwa. Odsłoni ich zamiary, powody nienawiści, że pokusi się o podważenie tej kunsztownie zbudowanej piramidy oskarżeń. Więzień jednak wypowiedział zaledwie kilka mglistych zdań, a żadne z nich nie miało odciążającej wartości. Milczeniem wykopał sobie grób, a jego wprowadził w labirynt domysłów i podejrzeń. Domysły, podejrzenia. Może jego podejrzliwość jest nieuzasadniona? A może jednak źródłem sporu są jakieś religijne czy też osobiste porachunki między arcykapłanem a Jeszuą Beniosef. Więc dlaczego on tego nie ujawnił? Może naprawdę Kajafa nie knuje spisku przeciw prokuratorowi, tylko stara się unieszkodliwić jakiegoś niewygodnego mu wędrownego nauczyciela, który naraził się czymś świątyni kapłanom? Jeżeli tak, to dlaczego nie postawili Jeszułę ben przed sądem Sanhedrynu? Nie skazali go na śmierć przez ukamienowanie. Dlaczego tego nie zrobili? A może ten Jeszuła nie jest lepszy od Kajafy, może jeden wart drugiego, od dwaj przeciwnicy pokłóceni ze sobą z nieznanych mu powodów, rozdzieleni jakimś sporem rodzinnym, dwaj nienawidzący się nawzajem synowi Izraela. Jeden syn Izraela godzący w drugiego syna Izraela, kamień uderzający o kamień, żelazo uderzające o żelazo, i stąd ten przeraźliwy huk. Albowiem wiadomo, że największy huk powstaje wtedy, gdy bijące o siebie przedmioty zdziałane są z tego samego tworzywa. Któż wie, co kryje się pod milczeniem upartego milczka, prawdopodobnie podstępnego jak wszyscy jego rodacy. Prokurator jest zmęczony, ma już dość tego dziwaka, o którym jeszcze wczoraj nic nie wiedział. Jakiś zamknięty w sobie, niemniej kłótliwy gwałtownik, rozwalający stragany na dziedzińcu Pogan. Ma już dość rozprawy, widoku obrzezańców, bezskutecznych domysłów, do niczego nie prowadzących roztrząsań. Czas skończyć rozprawę. Wyszedł do perystylu. Fontanna rozpylała wodny pył. Spojrzał w niebo. Słońce stało już wysoko. Góry Moabu były ledwo widoczne w burzy piaskowej szalejącej na pustyni. Na Nalitostrotos zastał wszystkich i wszystko na właściwych miejscach. Tłum u stóp schodów. Na podium ustawione było krzesło kurulne, po bokach podium stali liktorzy, obok doradca prawny, sekretarz i asesorzy, naprzeciw po prawej oskarżony pod strażą, po lewej oskarżyciele. Prokurator usiadł na krześle kurulnym. Dwóch niewolników pochyliło nad nim rozłożyste wachlarze. Zwracając się do skarżycieli rzekł Jeszcze raz rozważyłem oskarżenie, przesłuchałem Jeszuę Ben-Josef, wniknąłem sine ira et studio w wasze i jego zeznania i po głębokim namyśle jeszcze raz powtarzam z pełnym przekonaniem, że to, co mówię jest słuszne i sprawiedliwe. Ten człowiek jest niewinny. Prosiliście, abym ułaskawił Bar-Abbe. Przychyliłem się do waszej prośby. Chociaż moim zdaniem Bar-Abba powinien zawisnąć na krzyżu, a Jeszua ben Josef powinien być wypuszczony na wolność. Co zawinił oskarżony? Twierdzicie, że uważa się za króla Judei. Ten człowiek zeznał przede mną, że królestwo jego nie jest z tego świata. Więc pytam was... Cóż to za król, którego panowanie rozciąga się tylko na świat pozagrobowy? Nie jestem judejczykiem, nie znam tajemnic waszej wiary. Powiedzcie mi, czy wasz Mesjasz ma być królem żywych czy umarłych? Jeżeli żywych, jakże mam skazać Jeszue ben -Josef na karę śmierci, skoro on uważa się za króla umarłych? A jeżeli jest królem umarłych? Nie mam prawa go sądzić, bo jestem prokuratorem rzymskim i sprawuję władzę nad Judeą, nad krainą ludzi żywych, a nie nad krainą umarłych. Powiedzcie zatem wyraźnie, kim ma być wasz Mesjasz? Z tłumu padło krzyki. Jakże ma być królem umarłych, skoro podburza lud Izraela? A Izrael jest narodem ludzi żywych! Nie jesteśmy ludem odchłani! Czy król, który nie jest królem z tego świata, zabrania płacić podatki cesarzowi? Jeszua Ben-Josef buntuje żywych, a nie umarłych. Twierdzi, że jest królem Judei. Buntownika chcesz wypuścić na wolność? Kajafa postąpił kilka kroków i potrząsając pięściami krzyknął. Jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Ponciusz uniósł się nieco na krześle i wbił drapieżne spojrzenie w kapłana. Zrozumiał, to była groźba. Straszna groźba. Cesarz Tyberiusz nadał mu ongi na wniosek Sejana, gdy ten był u szczytu łaski sławy, tytuł Amicus Cezaris. Dawny załóżnik Sejana jest fałszywym przyjacielem cesarza. Jego zamaskowanym wrogiem. Prokurator zbladł. Jeszcze nie ochłonął z pierwszego wrażenia, gdy Kajafa wymierzył mu drugi cios, nie mniej bolesny i groźny. Ktokolwiek czyni się królem, ten sprzeciwia się cesarzowi! Brwi prokuratora zjeżyły się, a cienkie, zaciśnięte wargi stały się niemal niewidoczne. W Rzymie szaleją procesy przeciw dawnym zwolennikom Sajana, spadają głowy senatorów, urzędników, patrycjuszów. Wystarczy drobne podejrzenie, cień podejrzenia, wystarczy westchnienie przy wypowiadaniu imienia tego czy owego skazańca, a sądy rzymskie z rozkazu obłąkanego tyberiusza posłusznie i gorliwie zaciskają palce dookoła gardła ofiary. Prokurator wie, że kto sprzeciwia się cesarzowi, musi zginąć. A ta hałastra judejska do wszystkiego jest zdolna. Prokurator opuścił powieki i ujrzał arcykapłana dyktującego sekretarzowi, Pismo do cesarza, pełne hołdów, pochlebstw uwędzonych w kadzidle, a przede wszystkim pełne fałszywych świadectw i dowodów, w które cesarz uwierzy, musi uwierzyć, bo chce wierzyć we wszystkie obelgi spadające na niego, bo na ich podobieństwo kształtuje swój zwyrodniały charakter. Judejczycy napiszą, na pewno napiszą, kto stanie w jego obronie, kto. Musi się ratować, sam, nie ma w Rzymie żadnego oparcia, na nikogo już liczyć nie może. Nieprzytomny ze strachu stracił bystrość umysłu i poczuł się tak, jak w ową fatalną noc, gdy otrzymał wiadomość o haniebnej śmierci Sejana. Doznał skurczu myśli. Zamiast odparować celnym argumentem donosicielską groźbę kajafy, z trudem zdobył się tylko na prowokacyjny okrzyk, który podziałał na jego przeciwników jak strumień oliwy wylany na płonące ognisko. W bezsilnym gniewie wyrzucił z siebie przez zaciśnięte zęby słowa zaprawione pogardą. Oto, wasz król. Tłum ryknął. Precz z nim, precz, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Wargi prokuratora rozchyliły się, odsłaniając dwa rzędy małych, ostrych zębów. Zawołał drwiąco. Króla waszego mam ukrzyżować? Oczy Kajafę rozszerzyły się, rysy jego sępiej twarzy zastygły w nienawistej zawziętości. Podszedł do samego trybunału i stojąc twarzą w twarz z prokuratorem, cisnął w niego słowami, o których wiedział, że ugodzą tego tchórza w samo serce. My nie mamy króla, tylko cesarza! To powiedziawszy, wrócił spokojnie do kapłanów, założył ręce za pas i czekał, a tłum huralnym krzykiem potwierdził. Cesarza mamy, a nie króla. Pewność siebie opuściła prokuratora. Zdobył się tylko na jedną odpowiedź wyrażoną za pomocą potakującego ruchu głowy. Potakiwał cesarzowi, potakiwał Kajafie, potakiwał kapłanom, potakiwał tłumowi, potakiwał sobie, potakiwał mądrym słowom, które słyszał z ust arcykapłana. Potakiwał niezwykle wyraźnie, z iście przykładną gorliwością i lojalnością wiernego sługi imperium. Potakiwał jasno i niedwuznacznie, niezbicie i dobitnie, aby wszyscy widzieli i mogli dać świadectwo prawdzie, że on, prokurator Judei, Pontius Pilatus, całkowicie zgadza się z Kajafą. Że rzeczywiście Judejczycy nie mają i nigdy mieć nie będą żadnego króla, tylko cesarza Tyberiusza, imperatora rzymskiego. Więc kiwał potakująco głową, kiwał potakująco i dałby wiele, bardzo wiele ze swojej majętności, gdyby cesarz mógł być świadkiem tej sceny i naucznie widzieć, jak jego nieposzlakowanej wierności urzędnik potakuje Kajafie, wołającemu, że Judejczycy mają tylko cesarza, cesarza, cesarza. Skurcz myśli ustąpił. Prokurator odetchnął z ulgą. Znów począł jasno myśleć. Powziął postanowienie: Nie będzie się dłużej opierać żądaniu kapłanów. Uzna Jeszua ben Josef za burzyciela ludu zbuntowanego przeciw cesarzowi. Jeszua ben Josef musi umrzeć. Sprawa jest postanowiona i zamknięta. Jednego syna Izraela mniej, niewielka strata. Należy szybko rozprawę kończyć i wrócić do chłodnej, cienistej komnaty. Rozprawę kończyć słusznie ale przedtem, zanim wyda wyrok skazujący, naocznie okaże tym trendowatym potomkom niewolników swój żywiołowy wstręt do ich religii, do ich oślej szczęki, do ich ryczącego boga. Uczyni to, uczyni. Onc już gorączkowo szukał w myślach jakiegoś sposobu, za pomocą którego mógłby bezkarnie, nie narażając się przy tym na zarzut bezprawnego działania, obrazić ich uczucia i zwyczaje ich wiary, wyśmiać ich odrażającą pobożność, zadrwić z ich bezmyślnych nakazów, wyszydzić je i spotwarzyć, rozwścieczyć ten motłoch i równocześnie przekornie wyrazić mu swoje zdanie o niewinności jeszuły ben -Josef. Znając ich nakaz obowiązkowego umywania rąk na znak oczyszczenia, postanowił posłużyć się tym zwyczajem dla swoich drwiących celów. Zakasał rękawy i przywoławszy służącego, kazał sobie podać ku wielkiemu zdumieniu rzymskich i judejskich mężów dzban z wodą i polewać nią ręce. Woda ściekała po dłoniach Poncjusza, a on mył je, mył je niezwykle starannie. I każdym ruchem dłoni z pogardliwym uśmiechem przedrzeźniał z małpią zręcznością rytuał umywania rąk i mył je w zapiekłej nienawiści do Izraela. A tę nienawiść wyrażał bez słów, tylko udanym wzruszeniem, które odegrał z niewątpliwym talentem aktorskim, a posunął się nawet tak daleko w naśladowczej dokładności, że nie skorzystał z ręcznika podanego mu przez służącego, lecz podniósłszy ręce według izraelskich przepisów, czekał aż same obeschnął. Gdy je osłyszył gorący powiew Hamsinu, zwrócił się do Kajafy, jego świty i pospólstwa, i rzekł, uśmiechając się przekornie. Nie jestem winien krwi tego niewinnego. Po czym ręką wykonał w powietrzu niedbały, przeczący ruch i zawołał. Wasza to sprawa. Tłum. Przestał być tłumem. Zamienił się w ognisty gejzer, wyrzucał z siebie przekleństwa, łajania, leżenia, groźby, wyzwiska, obelgi, syki, gwizdy i zawodzący lament. Niemożliwością było odróżnić poszczególne słowa. Stopione z sobą, wymieszane i zbite razem, spadały jak grudy twardego błota na prokuratora, który siedząc nieruchomo na krześle kurulnym, Sycił się wrzaskiem jak najpiękniejszą muzyką, gdyż znalazł w tym rozpaczliwym chaosie kląd i złorzeczeń zadośćuczynienie za poniesioną klęskę. Szczególne zadowolenie sprawiły mu jakieś powtarzające się wrzaski, które wybijały się ponad tłum, a chociaż nie rozumiał ich znaczenia, nie znał języka aramańskiego, ich ciemne, napastliwe, a zarazem złowieszcze i tragiczne brzmienie zaskoczyło go swoją podniosą żarliwością. Gdy słowa te powtórzyli w gwałtownym uniesieniu Kajafa i kapłani, zwrócił się do stojącego obok sekretarza i spytał go szeptem. Co oni krzyczą? Sekretarz pochylił się nad prokuratorem i rzekł. Oni krzyczą krew jego na nas i na syny nasze. To powiedziawszy, trwał w pochylonej postawie, czekając na rozkazy, gdyż zdawało mu się, że cierpliwość jego pana dobiega końca. Prokurator jednak wykonał lekceważący ruch prawą ręką. Lewą zaś wyciągnął w kierunku liktorów, którzy na znak podnieśli wysoko rózgi z toporami. Tłum zamilkł. Śmiertelna cisza zaległa plac. Gorący podmuch wiatru zakołysał wachlarzami. Prokurator wyprostował się, oparł obie ręce na poręcza królnego krzesła i rzekł donośnym głosem. "Skazuje Jeszue ben Josef z Nazaretu! Na karę śmierci. Ibis inkrucem. Zwrócił się do sekretarza. Równocześnie zostanie wykonany wyrok na dwóch zbrodniarzach skazanych na śmierć. Na krzyżu Jeszuły Ben Josef ma być umieszczony napis. Zapisz. Sekretarz wyciągnął z zanadrza woskową tabliczkę. Pont już powiódł ręką po czole. Napis umieszczony będzie w trzech językach. W latyńskim, greckim i hebrajskim, i zawierać będzie w myśl prawa motywy wyroku, i brzmieć będzie następująco: Jesu Nazarenus rex Judeorum, Jesou o Nazarajos, o bazileus ton Judaion. Przetłumacz to na język hebrajski. Kajafa wtrącił się. Ten człowiek, panie! Nie jest królem Judejczyków. Dlatego napis powinien brzmieć: Jeszua ben Yosef z Nazaretu, który powiedział o sobie, że jest królem Judejczyków. Ponc już ruchem głowy przynaglił sekretarza. Przetłumacz napis w brzmieniu, które Ci podałem. Sekretarz mówiąc, zapisywał: Jeszucha Nokri Melech Chajechudim. Kajafa jeszcze nie dał za wygraną. Pragnę z naciskiem zaznaczyć, że napis ten nie zawiera właściwej sentencji wyroku. A na to już. Co napisałem, to napisałem. Zarządzam w myśl prawa rzymskiego ubiczowanie Jeszuły Ben-Josef. Wówczas na czoło oskarżycieli wysunął się był arcykapłan Symeon Ben-Kamit i powiedział głosem wielkiej troski. Według prawa Izraela zwłoki skazańca nie mogą wisieć na drzewie przez noc, ale muszą być tego samego dnia pochowane. Jest bowiem w Piśmie Świętym powiedziane Nie zanieczyścisz ziemi swojej, danej Ci przez Twojego Boga Jahwe”. Dzisiaj wieczór rozpoczyna się błogosławione święto Pesach. Cóż z tego? Jeżeli do zachodu słońca skazańcy nie umrą, Każ im połamać golenie, aby umarli natychmiast byli pogrzebani, wyjaśnił Symeon Benkamit. Prokurator skinął głową. Dobrze, wydam rozkaz Centurionowi. To powiedziawszy podniósł się z krzesła kurulnego i opuścił litostrotos, poprzedzany przez sześciu liktorów cum fascibus et securibus. A za nim wyszli sekretarz, asesorzy, niewolnicy z wachlarzami na wysokich tykach, a na końcu Jezus pod strażą żołnierzy. Szedł blady, odprowadzany gorączkowymi spojrzeniami kajafy, kapłanów i zimną ciekawością pospólstwa. Po drugiej stronie placu, pod murem okalającym ogrody Heroda, siedziała na podwiniętych nogach niewiasta i zapatrzona przed siebie szklanymi, wypełzłymi od łez oczami. Nie odrywała spojrzenia od bramy pretorium, za którą zniknął Jezus. Obok stał młodzieniec o dziewczęcych rysach. Jego westchnienia były cięższe od piasku morskiego, a jego dusza była jak żałobny wór. Złowrogą ciszę, wiszącą nad placem, zmącił łoskot kroków jakiegoś człowieka, który wybiegłszy z tłumu, pędził w kierunku świątyni. Śmierć Judy Skeryot. Biegł krętymi uliczkami, tempo rozglądając się dokoła i w obłędnym pomieszaniu krzyczał w swoim wnętrzu: Moja twarz napełniona jest hańbą, jestem pagórkiem bez bezużytecznych cierni, jestem marną plewą, moim oddechem jest rozpacz. Niech przeklęty będzie pagórek bezużytecznych cierni, niech przeklęta będzie marna plewa. Niech przeklęty będzie mój oddech. Co się ze mną dzieje? Dokąd biegnę? Ciężko sapał, a jego zdyszane usta otwierały się i zamykały jak skrzela złowionej ryby. Jeszua ben josef stał w kole psów i wilków i na pewno byłby wypuszczony z paszczy okrutników i naśmiewców, gdyby sam nie zeznał, że jest Mesjaszem, synem Elohim, synem człowieczym, siedzącym po prawicy mocy. Czy jest możliwe, aby fałszywy mesjasz chciał dobrowolnie umrzeć za swoje fałszywe wybraństwo? A czy jest możliwe, aby fałszywy mesjasz umiał umrzeć za swoje kłamstwo? Przecież nikt nie umiera za kłamstwo, wiedząc, że jest kłamstwem. Któż by zeznał, że jest Mesjaszem i dobrowolnie poszedł na śmierć, gdyby nie wiedział, że jest naprawdę pomazańcem Elohim? Więc wydałem w ręce kapłanów człowieka, wyższego od człowieka, a ręce kapłanów wydały go w ręce prokuratora, a usta mężów krwi coś innego mówiły przeciw niemu w Wielkiej Radzie, a coś innego mówiły do prokuratora na Gabatha. Dlaczego mówiło coś innego? Co się za mną dzieje? Dokąd biegnę? Biegł coraz wolniej i z trudem łokciami torował sobie drogę w gęstniącym tłumie ciągnącym do świątyni. Wierzyłem, że jest korzeniem zła, przepaścią nieprawości, mężem zatracenia. A on nie uląkł się śmierci, nie odwołał swoich słów, aby ratować życie swoje. A on się nie bronił i niczego nie odwołał. Wszystko zeznał i wszystko potwierdził potwierdzeniem swoich słów, które wypowiedział przed całym Sanhedrynem. i potwierdzeniem pięści, które nań spadały, i potwierdzeniem plwocin, które jego twarz i potwierdzeniem pałek, które go biły po plecach. Każdy z tych ciosów przeczył mojemu oskarżeniu i mojemu podejrzeniu i mojej niewierze. A ja teraz biegnę i nie wiem dokąd biegnę, I wiem tylko, że chcę uciec od Jego śmierci, że nie chcę jej widzieć, że chcę być od niej daleko, bardzo daleko. I uciekam, uciekam. Przed czym ja uciekam? Czy uciekam przed krzyżem, do którego Go przybiją? Czy uciekam przed grzechem, do którego jestem przybity, czy uciekam przed Jego oczami, które mnie ścigają? Czy uciekam przed moją podłością, która biegnie ze mną, jak wściekły pies? Nie wiem, nie wiem. Niech uderzy we mnie anioł Pana, w moje ciemne, śliskie i ścieżki. Płaczcie, moje oczy, płaczcie, moje ręce, płaczcie, moje nogi, płaczcie, moje wnętrzności, płaczcie, moje kości. Wydałem człowieka wyższego od człowieka. Tu Judas Keriot przystanął, otarł pot z czoła i ślinę z rozpalonych warg i znów szedł dalej i krzyczał o sobie. O, Elohim! Srebrniki, które noszę w moim mieszku, są zapłatą krwi! Te srebrniki ciążą mi, bo są cięższe od kamieni, od wszystkich gór świata, od fundamentów ziemi. Dusza moja zamknięta jest w ich srebrnej kolistości i w ich brzęczącym ciężarze, który umiłowałem grzeszną miłością, bo umieściłem w nim serce moje i duszę moją. Tak wołał i utrwalał się w przekonaniu. Że chcąc wyswobodzić się z nadmiaru grzechów, powinien według ducha sprawiedliwego kupiectwa, którym zawsze kierował się w życiu, wyrzec się samego siebie. Panie, krzyczał, oddam pieniądze, aby uwolnić się od przepaści, którą się stałem, panie! Ja chcę unieważnić umowę. Judas keriotu unieważnia umowę! Unieważnia, unieważnia, unieważnia! Biegł i wymachiwał brzęczącą sakiewką, przepychał się przez mrowiący się tłum, a ludzie przystawali, zdumieni zachowaniem się człowieka o przekrwionych oczach, zlanego potem, z trudem trzymającego się na nogach. Przystawał, opierał się o mur, i dalej biegł, i znów przystawał, i znów podrywał się, jakby się bał, że nie zdąży na czas na oznaczone miejsce. Im bliżej był świątyni, tym większy stawał się tłok. Wszystkie ulice przepełnione były ludźmi i jagniętami. Rzeka mężów, stroje i zwierząt białych jak śnieg płynęła olbrzymim, spienionym, szumiącym rozlewiskiem do domu pana, gdzie ofiarnicy ustawiali się w kilka rzędów przy ołtarzu całopalenia i własnoręcznie, pod nadzorem kapłanów, dokonywali świętego uboju jagniąt, przeznaczonych na sederowe stoły. Panował wzorowy porządek. Lewici pełniący straż sprawnie kierowali ruchem ofiarników. W uroczystej ciszy, pogłębionej pobożnym bekiem jagniąt, węszących niedocieczonym przeczuciem obecność Jachwe, błyskały noże ofiarników. Krew ofiar wraz z ich niewinnym życiem ściekała do zgrabnie podstawionych mis, które podawane z ręki do ręki wędrowały na ołtarz całopalenia, gdzie były opróżniane z zawartości, i natychmiast wracały do rąk kapłanów, aby po chwili odbyć tę samą drogę na niesyty krwi. Ołtarz Pana Zastępów. Juda, półżywy ze zmęczenia, dowłuk się wreszcie na dziedziniec kapłanów. Ludzie podejrzliwie przyglądali się niezwykłemu ofiarnikowi, oskurczonej, zwiotczałej twarzy, który bez jagnięcia, pobrzękując podniesioną sakiewką, szedł jak w lunatycznym śnie. Dzwonił, dzwonił sakiewką. A ludzie rozstępowali się przed nim. A on kroczył między dwiema ścianami tłumu i potrząsał sakiewką. Drugą zaś rękę wyciągnął przed siebie i macał jak ślepiec w powietrzu. Gdy stanął przed kapłanami, rozkrzyżował ręce i nie zważając na posokę z zabitych jagniąt, obficie spływającą na dziedziniec, runął na ziemię i podniósłszy dłonie umazane krwią, krzyknął z głębokości wołam do Was, kapłani. Żałuję, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Ludzie myśleli, że oszalał, a kapłani nie rozumieli, czego od nich chce. Ani miejsca, ani chwila nie były stosowne do wyznawania grzechów. Nadzwyczajność tej spowiedzi. Powiększały towarzyszące jej okoliczności, albowiem ten nieznany nikomu grzesznik, mówiąc o swojej winie i krwi niewinnej, którą przelał, czy też o niewinnym człowieku, którego wydał w ręce oprawców jego wzburzona mowa pozwalała z równym prawdopodobieństwem przypuszczać jedną i drugą możliwość klęczał w krwi niewinnych jagniąt i gestykulował rękami splamionymi posoką, wskutek czego wyznanie jego nabierało cech niezwykłego świadectwa. Ponieważ kapłani zajęci nadzorowaniem uboju nie mogli przerwać swoich zajęć, zadawali mu między jednym a drugim błyskiem noża nieskładne pytania. Czyją krew niewinną wydałeś, nieszczęsny człowieku? Kim jesteś? Jak się nazywasz? Nazywam się Juda ben Symeon z Keriot, wydałem rabiego Jeszuę ben Josef z Nazaretu w ręce dostojnego arcykapłana Kajafy. Wzrok siwego kapłana jak błyskawica zawisnął nad judą. Jak żałośnie beczało. Kapłani i lewici spojrzeli po sobie. Juda podniósł w górę sakiewkę, zabrzęczał nią i rzekł. Chcę unieważnić sprzedaż, chcę zwrócić zapłatę, którą otrzymałem od arcykapłana za wydanie rabiego Jeszułyben Josef. Weźcie je. Ofiarnik sprawnie przyłożył nóż do gardła jagnięcia, ciemna krew z sykiem trysnęła do misy. – Co nam z tego? – rzekł oschleciwy kapłan. – Nic nam do tego! – dorzucił drugi kapłan. – Twoja to rzecz! – krzyknął inny, podając misę pełną spienionej krwi stojącemu obok lewicie. Juda podniósł się z ziemi. Zgarbiony włóczył się między tłumami, okrążył ołtarz całopalenia, zbliżył się do świętego świętych i stanąwszy przed niewidzialnością pana, rozwiązał sakiewkę – Odwrócił ją dnem do góry i wytrząsnął z niej wszystkie srebrniki, które z brzękiem wysypały się na ziemię. Jedne potoczyły się ruchem kolistym, jakby chciały wstydliwie umknąć i znaleźć bezpieczne schronienie między szczelinami gładko ciosanych kamieni. Inne podskakiwały i dygotały, zanim rozpłaszczone legły u nóg Judy, który wciąż potrząsał mieszkiem, nie mając pewności, czy między jego skórzanymi, sparciałymi fałdami nie ukrył się podstępnie jakiś pieniądz. Gdy wreszcie przekonał się, że sakiewka jest pusta, że opróżnił ją ze wszystkich swoich grzechów, ze wszystkich ciemności, z całej marności swojego istnienia, odrzucił ją jak wąż zleniałą skórę i objąwszy rękami głowę, począł rozpaczliwie przywoływać z przeszłości wszystkie nauki Jezusa. Wszystkie jego wskazania i rady, wszystkie jego spojrzenia, ruchy głowy i rąk, wszystkie uśmiechy, gniewy, napomnienia i milczenia. Zapamiętaniem smagał nimi jak rózgą swoją duszę, która jak bity pies skomlała, czołgała się w prochu ziemi, błagając Elohim ukrytego w świętej pustce za dwiema gęstymi zasłonami, aby wejrzał na jego podłość, zbrodnie i upadek i nie zatracał go, nie wtrącał w nicość i nie oddawał pod wieczną władzę. Beliala. Wołał i żebrał, i tłukł się w piersi i wył w świętą pustkę. Zgrzeszyłem, panie, wydając krew niewinną. A zgrzytająca zębami nieskończoność Elohim odpowiedziała mu szelestem zasłony. A od tego szelestu ścierpła skóra na judzie, i poczuł się tak, jakby niewidzialna siła zdzieliła go siedmiokrotnie po plecach, a potem oddaliła się i odeszła. Juda nie miał już tu niczego do szukania. Ogarnęła go bezbrzeżna samotność, a co gorsza, pan, oddalając się, zatarł za sobą ślady, skutek czego upadł apostoł, znalazłszy się w całkowitym opuszczeniu, na jałowym pustkowiu, nie wiedział gdzie ma szukać Elohim, którego przemyślność w ukrywaniu się dobrze była mu znana. Chcąc go przebłagać, musiał go znaleźć, ale gdzie? Żaden błagalny głos, żadne modlitwy, żadne lamenty wypowiadane rozpaczliwym krzykiem, żadna skrucha i żaden żal nie przywoływały z powrotem głuchego pana, który uciekłszy od Judy, zamknął uszy i oczy i całą swoją wszechwiedzę i nic nie chce wiedzieć o podłym grzeszniku, który wydał niewinnego człowieka wyższego od człowieka. Juda wyszedł ze świątyni, ociężale w luk się przez dolne miasto i z każdym krokiem rosło w nim pragnienie odszukania i przebłagania Pana. Dojrzało w nim przekonanie, że musi powziąć rozstrzygające postanowienie jeszcze przed śmiercią Jeszua Ben-Josef. Ujrzał rozpięty na krzyżu, drgające w śmiertelnych drgawkach ciało rabbiego i na ten widok począł wyrzucać z siebie skłębione, bełkocące jęki. I wtedy znienacka naszła go przerażająca świadomość, że powinien dla ocalenia swojej przeklętej duszy własną śmiercią ubiec śmierć błogosławionego męża, i zanim on stanie przed Panem, stanąć samemu przed jego obliczem i powiedzieć mu: Panie, przyszedłem przed synem twoim, gdyż pragnę tym gorliwym pośpiechem, ofiarą mojego marnego życia, zmyć hańbę mojej twarzy! Tak, jedynym sposobem na odnalezienie ukrytego Pana jest śmierć. Pójdzie śladami Ben-Josef i umrze na drzewie, i dobrowolną męczeńską śmiercią zbawi siebie od wiecznego zatracenia. I naśladując w marnym pomniejszeniu wielką ofiarę rabiego, odnajdzie miłosierdzie Pana, który widząc w nieszczęśniku żal i pragnienie obmycia się z grzechów, wyjdzie z ukrycia i przebaczy Mu, i będzie znowu dla Niego mocną warownią i skałą. Wszedł przez dolne miasto i dolinę Tyropeon w kierunku Gnojnej Bramy. Gdy znalazł się za murami miasta, okolica była w tym miejscu pusta i dzika, ogarnął go lęk przed śmiercią. Jak gromada głodnych wilków obskoczyły go wyjące zmory, niepokoje, trwogi. Pan odszedł od niego i więcej nie ma już dla Judy ratunku. Jest potępiony w niebie i na ziemi, na wysokościach i na nizinach, przeklęty jest na całą wieczność i nie istnieje taka ofiara, którą by mógł odkupić zbrodnie, zwłaszcza, że ofiarą tą nie może być jego podłe życie, niewarte nawet czerepów rozbitego dzbanka. Cóż Bogu z jego życia, jakby mu składał w ofierze podartą tunikę lub parę dziurawych sandałów, rozejrzał się dokoła. Stał na ziemi przeklętej, w dolinie Geh i Nom, wśród śmierci i nieczystości, gdzie ongi za króla Manasesa, bluźniercze dłonie zbudowały ołtarz dla krwawego molocha. Pokryty wrzodami pies, przytrzymując łapami padlinę, wyszarpywał z niej kość i porządliwie ją ogryzał. Kilka sępów poderwały się z nad śmietniska. Juda wzrygnął się. Chciał się cofnąć, ale czyjaś wola, niepodlegająca jego woli, pchała go przed siebie, w głąb tych nieczystości, kału, rozkładającego się ścierwa kotów i szczurów, pogruchotanych naczyń, gnijących skóry zwierzęcych, butwiejących belek zardzewiałego żelastwa, w chmurę much i komarów, rozścieczonych upałem i krążących z bzykaniem nad królestwem ohydy. Zamroczony obrzydliwością tego miejsca, gdzie nagromadziły się wszelkie plugastwa i nieczystości, nie na darmo w wyobrażeniach ludu znajdowała się tutaj brama do piekielnej otchłani, zmierzał do uskniętego figowca o rozochatych gałęziach, sterczącego w samym środku potępionej doliny. Brnąc po kolana w gniących odpadkach, dotarł do celu wędrówki. Przystanął. Słońce stało prostopadle na niebie. Z trudem wdrapał się na drzewo. Odpiął płócienny pas, jeden jego koniec przymocował do gałęzi, drugi zawiązał w pętle i narzucił ją na szyję. Całym ciężarem ciała gwałtownie odepchnął się od pnia i zawisnął w powietrzu. Zaharczał, nogi zadygotały i zakołysały się, głowa opadła na piersi. Podmuch Hamsinu poderwał tumany kurzu i pędząc je przed sobą, runął na figowiec i potężnie nim wstrząsnął. Gałąź złamała się, a martwe ciało Judy runęło między żelastwo i szczerby glinianych naczyń. Z pękniętego brzucha wypełzło wężowisko jelit. Pies podniósł łeb, wciągnął w nozdrza wiatr i kołując z pyskiem przy ziemi nieufnie zbliżał się do zwłok. Ale dusza Judy była już obojętna na los swojej cielesnej powłoki, albowiem idąc przez wielką samotność... Szukała Elohim, który ukrył się i zaszył w niedościgłym czasie. Ubiczowanie. Strażnik zaprowadził Jezusa przez kręte korytarze na wewnętrzny dziedziniec pretorium, otoczony czworobokiem budynków, w którym mieściły się koszary oddziału wojskowego pilnującego bezpieczeństwa pałacu. Nie oddawszy więźnia w ręce centuriona, przekazał mu rozkaz prokuratora. Centurion, rosły Samarytanin, ponieważ legia rzymska nie podlegała dowództwu prokuratora, pod jego rozkazami znajdowały się tylko kohorty złożone z syrofenicjan i samarytan, zaciętych wrogów Izraela. Okiem doświadczonego oprawcy obrzucił Jezusa i ocenił jego cielesną wytrzymałość. A egzamin ten prawdopodobnie nie wypadł pomyślnie dla więźnia. Bo oficer parsknąwszy lekceważąco wargami zawołał bez zbytniego zapału: Noże, chłopcy, macie tu jeszcze jednego syna Izraela. Żołnierze wysypali się z koszar. Ubiczujemy go, rzekł centurion. To Jeszua ben Josef z Nazaretu. Król Judei? spytał jeden z nich. Żołnierze ryknęli śmiechem. Zbawca narodu wybranego. Już ją oporządzimy, synu Dawida, potomku makabeuszów. Dobrze ci skórę wygarbujemy. Przyglądali mu się z zadowoleniem, gdyż zmiarkowali, że będą mogli na tym skazańcu nie tylko dosyta pofolgować swojej nienawiści do ludu Izraela, ale również dzięki nader śmiesznym okolicznościom towarzyszącym jego uwięzieniu – tagarska nieszczęście uważa siebie za króla Judei – zabawić się jego kosztem przecież taka sposobność nie zdarzała się codziennie w ich jednostajnym i monotonnym życiu. Byli radzi i wesoło podochoceni z powodu okazji, która im wpadła w ręce. Nie przystąpili jednak natychmiast do działania, bo pragnęli naprzód rozsmakować się w oczekującej ich rozrywce i w tym celu licytowali się w hałaśliwym i brutalnym wyliczaniu znamiennych cech postaci i ubioru Jezusa, nie mieszkając przy tym wyrażać swojego zdania o sińcach na jego twarzy i rozciętej wardze. Z udanym więc zdziwieniem stwierdzali, a każde takie stwierdzenie było natychmiast kwitowane huraganowym śmiechem, będącym równocześnie wyrazem wesołości, jak i uznania dla konceptów żartownisia, że król Judei nie ma niestety zbyt królewskiego wyglądu, że jego szaty są nieco za skromne, sandały dziurawe. Nigdy dotychczas nie widzieli króla w dziurawych sandałach, a poza tym podbite oko i rozcięta warga świadczą o jakiejś niezwykle burzliwej przygodzie, w którą niefortunnie wdał się władca Jerozolimy. Jakiś drap podszedł do Jezusa, patrząc z bliska na jego pośniaczoną twarz, wyraził zdanie, że ciosy były zadawane niewprawną ręką, że były właściwie niecelne. I że prawdopodobnie potrafi, wypowiedział te słowa z udaną powagą i dumą wytrawnego prawcy, co znów wzbudziło żywejową wesołość zachwystujących się od śmiechu towarzyszy, naprawić nieumiejętność nieznanego mu partacza. Dość tego! huknął centurion. Rozbierzcie, króla! Kilku samarytańskich i syrofanickich żołnierzy rzuciło się na Jezusa, ściągnęli z niego tunikę, Jeden z nich krzyknął zapobiegliwie – Nie rozdzierajcie tuniki, jest całodziana! Spodnie, okrycie i sandały, po czym przywiązali go powrozami za przyguby rąk do niskiego drewnianego pala, Także skazaniec stał, współzgięty, z łukowato pochylonymi plecami. Po jego bokach przyczaiło się dwóch żołnierzy, trzymających w rękach bicze w kształcie krótkich pałek o kilku rzemieniach, zakończonych ołowianymi kulkami i ostrymi haczykami. Dokoła stanęli auxiliares, rozgorączkowani, podnieceni zbliżającym się widowiskiem. Centurion dał znak ręką. Na plecy Jezusa posypały się uderzenia, rozdawane to z prawej, to z lewej strony przez dwóch żołnierzy. Z początku ciosy padały w dłuższych, choć ściśle odmierzonych odstępach. Wkrótce jednak ręce siepaczy nabrały właściwego rozmachu, smagnięcia stawały się coraz gęstsze i mocniejsze. I na plecy, barki i łydki skazańca lunął istny grad ciosów, tak szybkich, że nie tylko nie można było dostrzec ich rytmicznej kolejności, ale zdawało się, że to nie dwa bicze spadają w miarowym następstwie, lecz dziesięć biczów równocześnie wali jak morderczy akord w słaniające się ciało Jezusa. W siepaczach rosła zawziętość. Chociaż nędzarz nie jęczał, nie krzyczał, nie skomlał o litość ani nie przeklinał Boga, ludzi swego swojego losu, wrzaski zawsze pobudzały ich do biczowania z podwójną zawziętością, żołnierze czuli do tego człowieka nieustannie wzmagającą się nieposkromioną nienawiść, biorącą początek w przeświadczeniu. Że katują w swojej ofierze nie jakiegoś obojętnego im Galilejczyka, jeszcze jednego zbrodniarza skazanego na śmierć, ale znienawidzone wybraństwo Izraela, pychę całego narodu, jego odrażającą odrębność, która od niepamiętnych wieków wzbudzała w nich i ich praojcach wstręt do tych ludzi wywyższających się z mglistych, tajemniczych i niedocieczonych powodów nad wszystkie ludy świata. Oto leży u ich nóg ucieleśnienie całego Izraela, jego zarozumiałość i rzekoma wyższość, Jego pewność siebie i wyniosłość, Jego przewrotna pycha i lekceważenie dla wszystkiego i wszystkich, co ube mnie wali o kamienne progi świątyni. Król Judei, król ich Pychy, król ich wybraństwa, król ich pogardy. Więc smagali tę wodę rozlaną, ten worek kości i ścięgien, a bicze spadały na garstkę nędzną, udającą króla, spadały coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, a każde uderzenie było szybsze od towarzyszącego mu świstu. A każdy świst przynaglał do jeszcze szybszych i mocniejszych uderzeń, a każde mocne uderzenie wzbudzało nieopisaną radość żołnierskiej widowni, która hukaniem, klaskaniem, wyciem i tupaniem nagradzała owocny trud siepaczy, a zarazem podjudzała ich do jeszcze większego wysiłku. Bicie, króla Jerozolimy! Mocniej, mocniej! Walcie syna Dawina! Proroka! Wrzeszczeli coraz głośniej, a ich twarze były czerwone od podniecenia, a dłonie drętwiało od hucznego klaskania. Plecy i nogi Jezusa po pierwszych uderzeniach pokryły się długimi smugami, które przecinając się w różnych kierunkach utworzyły na jego ciele gęstą sieć pręg, z początku sinych, potem nasycających się gęstym fioletem, wreszcie krwawą, wybroczyną. Krew ściekała z żelaznych haczyków i ołowianych kulek, które za każdym uderzeniem wżerały się w ciało, rozrywały je i rozszarpywały, a rzemienie wciąż wznosiły się w górę i opadały w krwawą miazgę, milczącą, bezsilną, przywiązaną rękami do słupa. Ale ten człowiek, ten strzęp ludzkiego mięsa ochlapany posoką, rozorany głębokimi bruzdami, nie kurczył się i nie malał pod ciosami biczów. Siepacze wykonując wielokrotnie karę biczowania widzieli, jak skazańcy, dla uniknięcia uderzeń, podstępnie zwijali się w kłębek, aby pomniejszyć powierzchnię ciała do możliwie najmniejszych rozmiarów. I leżał nieruchomo na brzuchu, w półwiszącej postawie, wyciągnięty jak struna, odsłoniony w całej swej grozie, z nastawionymi na uderzenia plecami i ani jednym ruchem zadręczonego ciała nie dał do poznania, że chce je uchronić przed cierpieniem. Jakby wyzywał okrucieństwo siepaczy, jakby wyzywał uderzenia ich biczów, więc smagali go, smagali ile tylko mieli siły w twardych, zrogowaciałych rękach. A on, leżąc w kałuży krwi na kamiennych płytach dziedzińca, dziękował Panu, że go uczynił ofiarą nowego dnia odkupienia, świętym i niepokalanym kozłem, który już nie symbolicznie, lecz w krwawej dosłowności... Wziął na siebie z własnej woli ciężar grzechów całej ludzkości. A teraz, objuczony nimi, ugina się pod ich ciężarem i okładany biczami biegnie na bezpłodną pustynię, prześladowany wrzaskiem i uderzeniami popędzających go prześladowców. Wybrany, błogosławiony i wszechmiłujący kozioł ofiarny, pędzi przed siebie, dźwigając na swoim pokrwawionym grzbiecie brzemię ciemności, zbrodni i brudu całego czasu, winy pokoleń, przepaście i upadki człowiecze i coraz bardziej zbliża się ogromnymi susami ku pustyni, do uświęconego okręgu śmierci upada z cierpienia, z ran, upływu krwi i pragnienia głodu, podrywa się i pędzi dalej w grzmocie biczów, spadających na jego plecy, podcinających mu nogi, wpijających się w boki, a im bliżej jest celu, tym większa jest radość jego umęczenia, chociaż wie, że na tej bolesnej drodze nikomu nie wolno stanąć w jego obronie. Bo taki jest nakaz obietnicy i taka jest nieubłagana świętość boskiego i przeczystego kozła, Elohim kozła, Pana ubiczowanego i oczyszczającego. Dosyć wystarczy! krzyknął Centurion. Bicze znieruchomiały w powietrzu i powoli opadły. Jezus podniósł powieki, a spojrzenie Jego, krwią zalanych oczu, zaskoczone obecnością oprawców. Spoczęło na nich ze współczującym zdumieniem. Król Judei. Odwiązali Jezusa od słupa i starali się podźwignąć go z ziemi. Leciał im przez ręce. Chlusnęli na niego wodą z wiadra i posadzili na zydlu. Cicho jęknął. Chciał się podnieść. Żołnierz, uderzeniem pięścią w piersi, zmusił go do siedzenia. A właśnie ta postawa z powodu nadbitych lędźwi przyprawiała go o nieznośny ból. Zdawało mu się, że traci przytomność. Zacisnął zęby. Starał się nie wykonywać najmniejszego ruchu. Woda ściekająca ze zmasakrowanego ciała utworzyła pod zydlem rdzawą kałużę. Zamknął oczy i zwiesił bezsilnie ręce. Paliły go rozorane plecy, jakby je żywym ogniem przypiekano. Słyszał śmiechy, naigrywania, drwiny. Jeden z samarytańskich żołnierzy opowiadał o jakimś zdarzeniu, którego był świadkiem podczas pobytu w Aleksandrii. Widział na jednym z placów szaleńca, którego gawić przebrała za króla. Na głowę nałożyła mu wiklinowy kosz, na barki płócienną szmatę, do ręki wetknęła trzcinę, berło i wśród wesołości tłumów biła przed nim głębokie pokłony. Opowiadający umilkł. Po dziedzińcu szeleściły urywane szepty, które przeszły w stłumiony chichot, potem rozległy się półgłosem wypowiadane słowa, odgłos szybko biegnących nóg. Jezus poczuł, w tej chwili otworzył oczy, jak czyjeś ręce narzucają na niego starą, brudną, postrzępioną czerwoną chlamidę liktora do ręki wkładają mu trzcinę. I nagle potworny ból przeszły jego czaszkę. Stojący za nim siepacz wcisnął mu znienacka na głowę od tyłu. Zawój uwity z gałęzi ciernistego krzaka, którego długie kolce, jak nacierające skorpiony, wpiły się w kark, w skronie, w ciemię, w czoło. Jeden kolec rozorał brew nad prawym okiem i uszkodził powiekę. Strumyki krwi sączyły się po karku, czole, zalewały oczy, policzki i, wsiąkając w brodę, zastygały i zlepiały ją w grube, skotłunione kosmyki. Była to żołnierska niewybredna zabawa, w której samarytańscy i syrofeniccy auxiliares wypowiadali swoje uczucia o oplutym i obitym Izraelu, pokornym i upokorzonym, zrównanym z ziemią, unicestwionym. Wreszcie ujrzeli na własne oczy trendowatego Jeszuruna w chwale jego poniżenia, w błazeńskim stroju żebraczego króla. I radowali serca jego śmiesznym widokiem, jego tronem skleconym z kilku sękatych patyków, jego berłem będącym spruchniałą trzciną, jego czerwonym płaszczem z przez mole, jego diademem, uwitym z kolców. Bądź pozdrowiony, Królu Judejski! Weli szyderczo i klękali przed Jezusem. Na dziedzińcu zjawił się sekretarz prokuratora, który już czekał przed pałacem w otoczeniu liktorów, aby osobiście stwierdzić według obowiązującego prawa dokonany akt biczowania. Urzędnik natychmiast zrozumiał, co zaszło. Już gotował się do udzielenia ostrej nagany centurionowi żołnierzom, którzy mimo wyraźnego rozkazu, że skazańca należy tylko ubiczować, poigrywali z nim z nazbyt wesołą brutalnością. Po namyśle postanowił nie łajać ich z powodu śmiesznego zresztą i pomysłowego wybryku, gdyż błazeńskie przebranie Jezusa może posłużyć prokuratorowi dla celu, który mu przed chwilą wyjawił. Dlatego gdy żołnierze, nieco stropieni nagłym zjawieniem się sekretarza, poczęli szybko zdejmować czerwoną chlamidę ze skazańca, zatrzymał ich gestem ręki i kazał wyprowadzić go przed pretorium w szatach. Tu łaskawie się uśmiechnął, udzielnego monarchy. Wyszli. Jezus szedł powoli, z trudem. Piekły go krwające rany na plecach, czuł dotkliwy ból w kości nosowej, czyżby ją złamali? Bolały go ramiona, boki, golenie, unieruchomiony kolcami, unieruchomioną kolcami głowę. Rozsadzało wewnętrzne kołatanie, które naciskało na skronie, uszy, oczy, czoło, potylicę, jakby chciało rozłupać czaszkę i uwolnić się z niebezpiecznej pułapki. Mimo to szedł bez pomocy żołnierzy, którzy z prostackim uznaniem kiwali głowami nad cielesną wytrzymałością męża i nie mogli nadziwić się jego odporności niespożytej sile. Patrzyli na niego z trwożnym niedowierzaniem i z buńczuczną nieśmiałością. Wyszli na litostrotos. Po obrzękłej twarzy Jezusa, z podcienistej korony, sączyły się strugi krwi. Z jego barku obsunęła się chlamida, odsłaniając czerwone pręgi na ciele. Stał wyprostowany, z zamkniętymi oczami, opierając się obiema rękami na trzcinie. Prokurator z odrazą odwrócił głowę. Kciukiem prawej ręki, którą odchylił nieco ku tyłowi, wskazał na Jezusa. I rzekł mocnym głosem, aby go równie dobrze słyszeli kapłani, jak i pospólstwo stojące na placu. Oto człowiek! Tymi dwoma słowami, oddzielonymi od siebie krótkim i wymownym odstępem, uroczyście dawał świadectwo przed obliczem obecnych przed pretorium Judejczyków oraz cesarza przebywającego na dalekiej wyspie Kapri. Niechaj donośny głos prokuratora dotrze przez morze i lądy do skalistej stolicy cesarza do Villa Jowis, że on Pontius Pilatus, prokurator Judei, widzi w tym nędznym synu Izraela odzianym w błazeńskiej szaty tylko człowieka! Zwyczajnego, marnego i przemijającego człowieka, a nie syna Bożego, męża boskiego pochodzenia, bo ta wysoka godność przysługuje na wieki wieków tylko członkom Julijskiej dynastii sprawującej władzę nad Rzymskim Imperium. Motłoch ryczał: Naxis! Naxis! Prokurator skrzywił się, skinął na sekretarza i wydał mu rozkazy. Jeszua ben -Josef ma być odziany w swoje szaty. Ciernie należy zdjąć z jego głowy, bo będą przeszkadzały podczas wykonywania wyroku. Wyrok będzie wykonany na wzgórzu Golgota. Oddział wykonawców składać się będzie z centuriona, z czterech żołnierzy i pomocnika. To powiedziawszy, zamknął posiedzenie trybunału, podniósł się z krzesła kurulnego i nie skinąwszy nawet ręką w stronę kapłanów poprzedzany przez liktorów, Wszedł do wnętrza pałacu. Wyzwoleniec! Prostak! rzucił półgłosem Kajafa. Droga na Golgotę. Upał stawał się nie do zniesienia. Kamienie na Litostrotos zionęły żarem jak ruszty piekarskiego pieca. Ludzie, zmagając się z tumanami pustynnego wichru, pochylali głowy, zasłaniali usta, mrużyli oczy. Mimo to ostre drobiny piasków żerały się pod powieki i zgrzytały między zębami. Centurion, opasły syrofenicjanin, zbliznął na policzku, dosiadł konia, który wierzgał, prychał, toczył pianę z pyska i rzucał się, jakby go ktoś zacinał po pęcinach batem. Centurion ściągnął lejce, ścisnął konia kolanami i z trudem osadził go w miejscu. Podniósł hełm, wytarł czoło i strzepnął pot z mokrej dłoni. Żołnierze zawiesili Jezusowi na szyi titulus, tabliczkę z trójjęzycznym napisem Jeszua ben Josef, król Judejczyków, i nałożyli mu na ramiona poprzeczne drzewce krzyża wyciosane z oliwnego pnia zalatującego zapachem świeżo przeciętych słojów. Jezus pod ciężarem zgarbił się i zachwiał. Nie poniesie, już ledwo dyszy, rzekł jeden z żołnierzy. Poniesie, zawyrokował drugi. Ma niedaleko. Za Jezusem stanęli dwaj przestępcy, krzepcy i muskularni chłopi. Jeden uśmiechał się szyderczo i raz po raz spluwał, jakby tym sposobem chciał okazać pogardę dla ludzi i świata. Drugi zaś, młodszy o kościstej twarzy i ponurym, zamyślonym wyrazie oczu, tempo patrzył w ziemię i bez zbytniego wysiłku i pośpiechu, dźwignęli na ramiona ciężkie brzemię belek. "Żołnierze, zbrojni w włócznie i krótkie miecze, ustawili się po obu stronach skazańców, a obok przystanął młody fenicjanin, pomocnik z drabiną i wiklinowym koszem. Centurion dał znak ręką, ruszyli. Spora gromada włóczęgów, gapiów i niedorostków, łasek krwawego i barwnego widowiska, pobiegła za pochodem wraz z tłumem służby kajafy." Podczas gdy arcykapłan Hanan, kapłani, przedstawiciele możnych rodów szybko udali się do domów, by uczestniczyć w długich przygotowaniach świątecznych, przedtem przystanęli jeszcze przez chwilę na schodach pretorium, odprawiając wzrokiem idący na Golgotę pochód, jakby chcieli się upewnić, czy na pewno zmierza we właściwym kierunku, kilku kapłanów w słusznej odległości towarzyszyło pochodowi na miejsce stracenia, aby zdać potem Kajafie sprawozdanie o wykonaniu wyroku. Gdy pochód minął górne miasto i piął się w stronę murów miejskich, przyłączyła się do niego liczna gromadka mężów i niewiast i jerozolimskich, i galilejskich, ukrytych i jawnych zwolenników Jezusa. Tylko apostołowie nie mieli odwagi wyjść z ukrycia. A wśród nich Mariam, żona Halfiego, i Salome, żona Zebadi, oraz Mariamne z Magdali. Na samym końcu szła Miriam, matka bolesna, o kamiennym obliczu o suchych, szeroko rozwartych oczach, podobnych do dwóch wyschniętych sadzawek. Towarzyszył jej Jochanon Benzebadia. Jego szara twarz nie miała nic z młodzieńczej świeżości. Bezkrwiste wargi odmawiały modlitwę. Na gładkim czole między brwiami żłobiła sobie drogę głęboka bruzda, pierwsza zmarszczka. Jezus zgarbiony dyszał ciężko. Z trudem wlókł się pod górę. Belka wpijała się w jego ramię, wżerała się w obojczyk, ocierała skórę do krwi i za każdym ruchem skazańca przybierała na wadze, obezwładniała jego okaleczone nogi, płucom odbierała resztkę powietrza. Przystanął. Chcąc zmniejszyć ciężar Belki, próbował ją nieco przesunąć ku dołowi. Omdlałe ręce nie sprostały tej nader złożonej czynności, odmówiły posłuszeństwa, i Jezus, straciwszy równowagę, Runął na ziemię. Belka, wypadając z jego rąk, przygniotła mu ramię. Pierś przeszł ostry, piekący ból, jakby w nią ktoś włócznią ugodził. Z potłuczonych kolan sączyła się krew. Leżał ze skurczonymi nogami, z twarzą przywartą do ziemi, z rozkrzyżowanymi rękami, strzęp rozpłaszczonego ciała. Świszczący oddech wydobywał się z jego ust. Palce bezbronnie przebierały w piasku, przeraźliwy łoskot krwi w skroniach i uszach powoli nacichał. W całym ciele rozlewał się spokój, jak dobroczynna oliwa. Zdawało mu się, że leży w trawie nad jamki Neret. Usłyszał szum fal i wypoczywa po żmudnej wędrówce. Nic go nie bolało, zupełnie nic. Dobrze było leżeć po skwarnym dniu i wypoczywać w chłodzie wieczornego powiewu ciągnącego od Hermonu. Ktoś szarpnął go za ramię, poruszył się. Dotkliwy ból w ubiczowanych plecach i w pokłutym cierniami karku przewrócił mu świadomość bezlitosnej rzeczywistości. Próbował się podnieść. Oparł się na rękach i ukląkł. Dwie pary rąk chwyciły go pod pachy i uniosły ku górze. Stanął. Poczuł na ramieniu ciężar belki. Zachwiał się. Pot zmieszany z krwią zalewał mu oczy szyję, spuchnięte wargi, spalone żarem kark. Centurion poganiał. Szybciej, szybciej! Wlókł się krok za krokiem, z pochyloną głową. Borykał się z ciężarem patibulum, które kołysało się na jego barku jak ramiona ogromnej wagi. A za każdym jego przechyłem tak, tak, to nie było drzewce krzyża, ale ramię wagi, sprawiedliwej wagi, Jezus zataczał się, przystawał i znów szedł kilka kroków, wciąż mocując się z brzemieniem i chwiejną równowagą belki i z bólem, przyprawiającym go niemal o omdlenie. Gdy przechodzili przez bramę ogrodów, potknął się o wystający z bruku kamień i upadł. Nie mógł się dźwignąć. Podniósł głowę i ujrzał zamazane zarysy wzgórza, pokrytego zielenią, drzewa, jakiś ludzi i usłyszał z dala dochodzący gniewny głos centuriona. Ty. Zatrzymaj się. Czego chcesz ode mnie, panie? Weź melkę i ponieś za tego skazańca. Czasu nie mam, panie. Wracam z pracy, jestem zmęczony. Święto się zbliża. Muszę jeszcze jagnię zanieść do świątyni pańskiej. Nic mnie nie obchodzi, Twoje święto. Zdążysz, słyszałeś rozkaz, Panie! Szybko! wrzasnął centurion. Powietrze przeciął świst bicza. Jezus poczuł w boku silne kopnięcie żołnierskiego buta. Podniósł się. Przed sobą ujrzał barczyste plecy, kędzierzawą głowę i spoczywającą na szerokim ramieniu belkę krzyża. Był wdzięczny temu nieznanemu człowiekowi. I zarazem miał do niego żal, że go wyręczył w dźwiganiu morderczego ciężaru. Powinien go dźwigać sam, sam, tylko sam. Na szczyt wzgórza, na szczyt wzgórza posuwał się z trudem. Przecieli drogę opasującą Golgotę i wspinali się szeroką ścieżką wśród wyciosanych w skale starych i nowych grobów. Były one własnością jerozolimskich bogaczy, którzy za życia przygotowali sobie tutaj miejsca wiecznego spoczynku z pięknym widokiem na Jeruszalaim HaKodesz. Płaczące niewiasty, które dotychczas szły na końcu pochodu, przyspieszyły kroku, a chociaż płakały cicho, bardzo cicho, gdyż przestrzegały prawa zabraniającego głośnego zawodzenia nad skazanym na śmierć przestępcą, Jezus usłyszał ich stłumione łkanie. Spojrzał w bok ku świętemu miastu, ku okalającym je murom, ku świątyni pańskiej, roziskrzonej w słońcu, ku pałacom i domom, i wciąż mając w uszach przejmujące westchnienia niewiast, Wzruszył się ich losem, gdyż ujrzał rękę Jachwę nad płonącym miastem, braci swoich leżących z rozplatanymi piersiami na ociekających krwią dziedzińcach świątynnych, głodne niewiasty pożerające chciwie płód swojego łona i dzieci o głowach roztrzaskanych o mury świątyni. Ogarnęło go cierpienie większe od cierpienia jego ubiczowanego ciała, czoła pokutego kolcami, ramion startych do żywego mięsa. I poczuł gorycz, nieopisaną gorycz, większą od goryczy jego języka. I smutek, większy od smutku jego duszy. I niepokój, większy od niepokoju jego serca. I pnąc się pod górę i z trudem łapiąc powietrze w poobijane płuca, on, proch i zgorszenie przed obliczem synów człowieczych, Zwrócił głowę ku nieszczęsnym płaczkom nieświadomym losu Izraela i rzekł: O córki jerozolimskie, nie płaczcie, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi, albowiem nadejdą dni, gdy mówić będziecie, szczęśliwe są niepłodne niewiasty i te, które nie rodziły i nie karmiły. Wówczas wołać będziecie do gór, zwalcie się na nas i do pagórków przykryjcie nas. O, córki Jerozolimskie. Jeżeli tak się stanie z drzewem figowym i niewinnym, cóż się stanie z drzewem, uschłym i grzesznym. Stanęli na szczycie wzgórza. Po środku wznosiły się trzy wbite w ziemię pale. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Centurion zsiadł z konia i przywiązał go do drzewa. Chłop i dwaj skazańcy zrzucili belki na ziemię. Fenicjanin oparł drabinę o jeden z pali i wyjął z kosza gwoździe, obcęgi, młoty, siekierę, chusty biodrowe i powrozy. Z tłumu wysunęły się dwie niewiasty jerozolimskie należące do pobożnego zgromadzenia, opiekującego się więźniami skazanymi na śmierć i pokłoniwszy się centurionowi, wyraziły pokorną prośbę, aby pozwolił podać skazańcom według świętej księgi Meszalim. W księdze tej jest napisane, daj mocny napój skazańcom, wino zmieszane z mirrą, miłosierny i ulgę przynoszący napój, który oszałamia i znieczula ciało człowiecze. Gdy centurion skinął głową na znak przyzwolenia, niewiasty nieśmiało zbliżyły się do Jezusa i podały mu kubek balsamicznego trunku. Twarz rabiego pokrył cień zakłopotania. Ujął kubek w obie ręce, przyłożył go do ust i nie umoczywszy w nim warg, nagłym ruchem wręczył go stojącym obok towarzyszom śmierci. Centurion i żołnierze zaśmiali się. Pomruk zdziwienia przeszedł przez tłum, który nie rozumiał, dlaczego Jezus nie wypił, dlaczego Jezus nie wypił z nieczulającego napoju. Żołnierze przystąpili do pracy. Ponieważ ludzie tłoczyli się i rozpychali, a nieustannie przyłączali się do nich liczni przechodnie, idący przez Via romana okalającą wzgórze, zwabieni niecodziennym zdarzeniem nie mogli odmówić sobie przyjemności zatrzymania się i przeżycia mocnych wrażeń, Żołnierze zepchnęli ich na bok na odległość, która pozwalała widzom na dokładne oglądanie egzekucji, a zarazem umożliwiała wykonawcom wyroku swobodne poruszanie się po miejscu stracenia. Fenicjanin ujął w obie dłonie zwój długich powrozów czekał. Centurion przenikliwym spojrzeniem wpatrywał się w skazańców, w Jezusa, w jednego i drugiego złoczyńcę. Po czym w odwrotnej kolejności przenosił wzrok z jednego złoczyńcy na drugiego i znowu na Jezusa i nie oderwał od Niego oczu. Wskazał go palcem i rzekł: Zacznijcie od Niego. Żołnierze podbiegli do rabbiego, zdjęli zawieszoną na jego szyi tabliczkę, błyskawicznie obnażyli go z szat, zzuli sandały, a biodra opasali chustą. Kazali mu się położyć na ziemi. Leżącemu szeroko rozkrzyżowali ramiona i podłożyli pod nie patibulum, poprzeczną belkę krzyża. Fenicjanin skoczył, koniec belki, rozpłaszczoną na niej prawą dłoń z garstką zwróconą na zewnątrz ściągnął powrozem i całe ramię szczelnie przywiązał do drzewa. To samo uczynił z lewą ręką Jezusa, a resztę powroza, potrzebnego dla późniejszych czynności, pozostawił luźno wiszącą. Teraz sięgnął po drugi powróz, umieścił go pod pachami rabbiego i zawiązał od tyłu w ruchomą pętlę. Podał żołnierzom młoty i gwoździe. Rozległy się, głuche, tępe uderzenia. Straszny ból wstrząsnął ciałem skazańca. Zadrżały mięśnie nadmiernie rozciągniętych ramion i klatki piersiowej, która podniosła się i natychmiast opadła. Głowa przywarła do belki. Wargi rozszerzyły się i odsłoniły dwa rzędy kurczowo zaciśniętych zębów, spoza których wysączył się ledwo dosłyszalny z nadludzkim wysiłkiem stłumiony jęk. Na szyi wystąpiły sine, nabrzmiałe żyły. Wąskie strugi krwi popłynęły z przebitych nadgarstków. Centurion krzyknął: Na środkowy krzyż! Dwaj żołnierze dźwignęli z ziemi patibulum wraz z rabim. Przypominali rzeźników wlokących za rogi baranka przeznaczonego na ubój. Fenicjanin chwycił koniec pętli umieszczonej pod pachami Jezusa i zgrabnie, z niezwykłą szybkością, wdrapał się po drabinie na środkowy pal. Znalazłszy się na jego szczycie, wsunął powróz w gładko wyżłobione łożysko, i począł powoli i ostrożnie wciągać w górę belkę z przybitą do niej ofiarą, podczas gdy dwaj żołnierze podtrzymywali rękami bezwładnie zwisające ciało. Gdy rabbi zawisnął na przewidzianej wysokości, Fenicjanin silnym pchnięciem wklinował poprzeczną belkę w głębokie wycięcie w słupie, ściśle dopasowane do jej grubości i wyciągnął powróz spod pach skazańca. Pal i poprzeczna belka utworzyły kształt krzyża. Dalsza praca szybko i sprawnie postępowała naprzód. O zharmonizowanych ruchach żołnierzy i fenickiego pomocnika i błyskawicznym następstwie czynności nie należy zapominać, że to właśnie fenicjanie byli wynalazcami ukrzyżowania. Łatwo było poznać, że są niezwykle biegli w katowskim rzemiośle. Wysoki trak, powrozem zwisającym z lewej dłoni Jezusa, przywiązał go do Pala. Od piersi do stopy, unieruchamiając w ten sposób tułów i nogi. Lewą nogę zgiął nieco w kolanie, wskutek czego łatwiej umieścił stopę na stopie. Pomocnik, w miejscu przecięcia pala i belki, gwoździem umocnił wiązanie i przybił nad głową skazańca tabliczkę z trójjęzycznym napisem. Zeskoczył na ziemię. Wytarł spocone czoło, odsapnął. Ruchem głowy wskazał żołnierzom leżący na ziemi gwóźdź i młot. Gładko ociosaną deseczkę przyłożył do jezusowych stóp, szczelnie przylegających do siebie. Jeden z żołnierzy przytrzymywał gwóźdź, a drugi bił głowice silnymi uderzeniami młota. Ostrze przebiło listwę, lewą stopę, potem prawą i utknęło głęboko w drzewie krzyża. Krew trysnęła na dłoni oprawców. Wetarli je szmatami, jak robotnicy po wykonaniu ciężkiej pracy, z zadowoleniem spojrzeli na przebitą do krzyża ofiarę. Fenicjanin przeciął powrozy opasujące ramiona, tułów i nogi. Jezus zawisł na gwoździach. Pozostał na łasce napiętych do mięśni i ścięgien. Potem żołnierze ukrzyżowali dwóch złoczyńców. Mieli nie lada robotę, bo skazańcy, chłopi o potężnej budowie, klnąc i złożecząc, rzucali się, zrywali powrozy, kopali, gryźli i dopiero pod ciosami pięści, zmordowani i zbici, półprzytomni, Ulegli przemocy. Zmęczeni żołnierze i centurion, który pomagał w kiełznaniu szalejących obrzezańców, zdjęli hełmy i usiedli na ziemi. Pili chciwie poskę. Ogień kłębi się pod czaszką, usta jak spalona pustynia, piersi pękają z braku powietrza, w gardle dławi pragnienie. Ciało unosi się i całym ciężarem opiera się bądź na gwoździu w stopach, bądź na sedile, na drewnianej, zwodniczej podpórce, umieszczonej na wysokości dolnego kręgu krzyżowego, a potem opada i znów się podnosi i znów opada, dzięki czemu stygnąca krew żywiej krąży w żyłach, a piersi przez chwilę lżej oddychają, tylko przez chwilę. I znów rozpoczyna się falowanie zamierającego ciała, raz w górę, raz na dół, raz w górę, raz na dół. Ale podczas gdy gwóźdź w przebitych stopach urasta do rozmiarów błogosławionego podnóżka podpierającego wiszące ciało, rozpostarte szeroko ramiona uniemożliwiają oddychanie. I przy lada poruszeniu powodują okrutny ból w przebitych nadgarstkach, który wwierca się w mózg, przeszywa stos pacierzowy, szarpie trzewiami. Byle nie drgnąć, byle wisieć w doskonałym znieruchomieniu, byle znaleźć jakiś punkt obojętnej równowagi między rozciągniętymi ramionami, zdradziecką podpórką, a gwoździem tkwiącym w stopach. Byle wrosnąć w krzyż i stanowić z nimi jedną, niepodzielną całość. Czuję w gardle dławiący ucisk. Z otwartych ust wydobywają się strzępy świszczącego oddechu. Dusi się. Próbuje się wyprężyć. Spod gwoździa w stopach sączy się kilka kropel krwi. Piersi unoszą się. Pod napiętą skórą zarysowuje się wypukłe sklepienie żeber. Wciąga powietrze. Odetchnął i wyczerpane ulgą, która ogarnia go miłosierną drętwotą, opuszcza głowę na piersi. Znowu widzi rogatego, umęczonego Elohim. Swoją bezlitosną, wszechmiłującą i samowyniszczającą się tożsamość która włożywszy na siebie winy i grzechy wszystkich synów człowieczych, ich przestępstwa i zbrodnie, nieprawość i ciemność, bezwstyd i nieczystość, biegnie w podskokach na pustynie do ziemi jałowej, aby sobie samej złożyć ofiarę z samej siebie i w ten sposób uwolnić człowieka od przekleństwa, oczyścić go, podnieść i uświęcić modli się za ludzi, których grzechy na sobie dźwiga, modli się za swoich wrogów, za Kajafę, Hanana, Hananidów, Judę za Heroda Antypasa, za rzymskiego prokuratora, za faryzeuszów, saduceuszów, sanhedrytów, fałszywych kapłanów, którzy wydali go w ręce oprawców, za sługę, który go uderzył w policzek, za żołnierzy, którzy go ubiczowali, za żołnierzy, którzy go ukrzyżowali, za motłoch, który wołał przeciw niemu, za synów Izraela i za wszystkie ludy ziemi, za tych, którzy są, którzy ongi byli i którzy kiedyś będą, za tych, którzy dzisiaj nie wierzą wiedzą, co czynią, i za tych, którzy w przyszłości nie będą wiedzieli, co uczynili, za faryzeuszów, saduceuszów, sanhedrytów, wszystkich czasów i wszystkich narodów i plemion, za wszystkich, za wszystkich, za wszystkich. Podnosi głowę. Ludzie ośmieleni zmęczeniem żołnierzy popijających poskę i posilających się suszonymi daktylami, zbliżyli się do krzyża. I widzi ciemne rozlewisko, bez kształtu i treści. Mrugając powiekami sklejonymi potem i krwią, zdołał na tyle strząsnąć z nich dokuczliwe zamglenie, że odróżnia postacie i twarze. Widzi matkę swoją i stojącego obok niej Johanana Benzebadia, galilejskie i jerozolimskie niewiasty. Wodząc wzrokiem po garstce kapłanów, saduceuszów, faryzeuszów i uczonych, śledzących z uwagą jego męczeńskie bojowanie ze śmiercią, błaga swoje synowskie ojcostwo, pana o twarzy ojca i syna, aby przebaczył winę ludziom ślepym i głuchym, żyjącym w zamroczeniu i niewiedzy, w zamąconych wyobrażeniach o obiecanym raju, utraconym w dniu nieszczęsnej przygody z drzewem. Przygotowani na powrót drzewa człowieka, gdy wreszcie żywymi oczami widzą przed sobą wyśnione drzewo, na przekór praw wspomnieniom, nie poznają go i czynią z niego znak hańby i przekleństwa, szubienice. Unosi się nieco, opierając ciężar ciała na gwoździu w stopach. Ból w przebitych nadgarstkach promieniuje teraz na całą klatkę piersiową i z trudem oddycha. Język jest suchy jak wiór. Na spuchniętych wargach tworzy się skorupa spotu, zmieszanego z krwią. Zdrętwiały język, spieczone wargi, zaschnięte gardło nie mogą ukształtować dźwięku. Usta wypełnione gęstą mazią słów bezgłośnie otwierają się i zamykają. Wreszcie zdołał przełknąć odrobinę śliny, lepkiej i słonej, i wtedy, nie odrywając oczu od swoich nieprzyjaciół, szepce cichym, błagalnym głosem. Abba, odpuść im, albowiem nie wiedzą, co czynią. Głowa opadła na piersi. Żołnierze poruszyli się, przeciągali się i ziewali. Dowódca przeszedł wzdłuż krzyżów, przed każdym przystawał i przyglądał się skazańcom. Wrócił do żołnierzy, spojrzał w niebo. Wiszę już chyba godzinę! Tak, centurionie. Ten w środku ledwo oddycha. Tam ci dwaj to twarde ryby. Będą wisieć przez noc, rzekł jeden z żołnierzy. Albo i dłużej. Nie, wtrącił centurion. Dobijemy ich przed zachodem słońca. Taki jest rozkaz prokuratora. Przeklęty upał. Macie jeszcze trochę poski? Mamy, centurionie. Podali mu dzban. Chciwie pociągnął kilka łyków. Odstawiając naczynie, wskazał głową należące na ziemi szaty Jezusa i rzekł – Podzielcie się, sprzedajcie je na amulety. Słyszałem, że Judejczycy bardzo cenią gwoździe poukrzyżowanych, bo przynoszą szczęście i chronią przed chorobami. – Tak, takie gwóźdź wolno im nosić przy sobie nawet w szabat. – Ho, ho! – zawołali z podziwem. – Nawet w szabat! <laughs> Gruby przesadzisty żołnierz przyniósł suknie Jezusa i rozkładając je po kolei ze znastwem, oceniał ich jakość jak zawodowy handlarz starzyzną, po czym sprawiedliwie podzielili się spodnim odzieniem, płaszczem, sandałami i pasem, a o całodzianą, wełnianą tunikę jedyną, która miała jakąś wartość, rzucali kostki. Wygrał ją przesadzisty żołnierz. Burza Piaskowa przybierała na sile. Rozpalone niebo zionęło płomieniami i było jak odwrócony do góry dnem kocioł, z którego wylewały się na ziemię strumienie kipiącego ołowiu. Wiatr zawył, podniósł w górę płachtę piachu i cisnął nią o ziemię. Jeszcze przez chwilę wił się jak gad rozgnieciony stopą olbrzyma, zanim ucichł, ustępując miejsca następnemu podmuchowi, który z jeszcze większą siłą chłostał ludzi, drzewa i zarośla. Żołnierze usiedli na ziemi i patrzyli z nieukrywaną złością na nieruchome i wciąż jeszcze krótkie cienie padające od krzyżów. Wysoko na niebie pojawił się sęp. Obniża lot, krąży nad wzgórzem, odlatuje i znika w oślepiającym błękicie. Nawija Romana, ujadają psy. Jezus zamyka oczy, głowa jego pęka od bólu i żaru. Wdechy i wydechy stają się coraz uciążliwsze. Drętwienie ramion przenosi się do płuc, z płuc do nasady tchawicy, która zwęża, się zwęża. Powieki jak dwie napięte zasłony z trudem powstrzymują napór oczu wychodzących z oczodołów. Dusi się, znów próbuje oprzeć się na błogosławionym gwoździu, tkwiącym w stopach. Oddycha głęboko, słyszy dalekie wołania, niech wołają. Niech pan nie zamknie wołających ust, ani nie stawia przed nimi swojej straży. Niech wołają, jak długo mają wołać, bo ich wołanie jest cząstką jego udręki. Obietnica musi się wypełnić we wszystkich szczegółach. Te usta wołały, zanim jeszcze były ustami, wołały z ksiąg, zanim jeszcze księgi były księgami, wołały z głębi zapisów kształtujących się, z mgławic i mlecznych dróg, z zawrotnych przepaści zawieszonych nad przepaściami, z harmonijnej prawidłowości, zanim jeszcze była prawidłowością. Ich wołania bolały go wtedy, gdy wychodziły z pra ust, z pra ksiąg i z pra zapisów, i bolały go teraz tą samą boleścią. Gdy wyrzucają je usta stojących pod krzyżem nienawistników. Ty, co rozwalasz świątynię pańską i w trzy dni ją odbudowujesz, stąp z krzyża i ratuj samego siebie. Innych ocaliłeś a siebie, samego, ocalić nie umiesz. Ocal cię, jeżeli jesteś Mesjaszem. Mesjasze! Król judejski! Stąp z skrzyża, abyśmy widzieli i uwierzyli! Zaufałeś Bogu, niechaj zatem Bóg cię uwolni, jeżeli cię miłuje! Przecież mówiłeś, że jesteś Synem Bożym! Ocal samego siebie, Królu Judejczyków! Z wysokości lewego krzyża słyszy chrapliwy, urywany głos, który przyłączył się do chóru szyderców. Jeżeli jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. Na co czekasz? A z wysokości prawego krzyża odpowiada żałosny jęk. Tę samą karę ponosisz. Elohim się nie boisz. Cierpimy zasłużenie. A ten jest niewinny. Jeszuło! Jezus usłyszał swoje imię. Mocując się coraz bardziej wzmagającym się wyczerpaniem, podnosi powieki i wytęża słuch. Jeszuło! Ben Josef! Przypomnij sobie o mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Bożego. Ten łotr jest teraz jedynym człowiekiem na ziemi, który głośno żebrze u niego łaskę. Nikt go o nic nie prosi. Czy można o coś prosić nędzarza konającego na haniebnym krzyżu? Z pomiędzy jego tężających warg sączą się słowa, przyrzeczenie, a zarazem dowód wdzięczności za ten jedyny głos głośno wołający do niego z wysokości krzyża, z wywyższonego sąsiedztwa. Będziesz ze mną. W raju. Dzisiaj. Spogląda w niebo. Słońce stoi już za jego plecami. Nie może oddychać. Rzęzi. Pomyślał, że nastał już czas pożegnania. Odszukał wzrokiem matkę. Stoi tam, gdzie przedtem, z twarzą ukrytą w dłoniach. Otwiera usta i wzywa ją tym samym słowem, którym ongi zwrócił się do niej w kanie galilejskiej. W godzinie swojego pierwszego cudu, gdy była źródłem początku, rodzącym i pomnażającym cielesny i duchowy ład świata, nie chce jej pozostawić samotnej. Po jego śmierci rodzina, w obawie przed prześladowaniami ze strony Hananidów i Kapłanów, będzie na pewno zmuszona wyprzeć się matki przeklętego i powieszonego i pozostawi ją na łasce losu. Zresztą większość krewnych okazywała mu zawsze jawną niechęć. Dlatego postanowił powierzyć ją opiece umiłowanego ucznia, który kiedyś w przyszłości uwielbi ją w swoim groźnym i pochmurnym widzeniu i wyniesie ją, słoneczno-księżycową małżonkę Jachwę, nad wszelką zmienność i płynność, oblecze ją w słońce, w znak abrahamowych i cchakowych i jaakowych pasterzy, koczujących i wybranych. A płodny i nieustannie odnawiający się księżyc uczyni jej podnóżkiem, a głowę ozdobi dwunastogwiezdnym wieńcem, a ona, oblubienica wód, trwać będzie nad wszelkimi wodami, które na jej prośbę ocienił swoimi rękami i przemienił w wino, w owoc szczepu Izraela. Wina nie mają, synu. Wina nie mają, synu. Wina nie mają, synu. Wyszeptał. Niebiasto. Miriam odejmuje dłoń od twarzy i patrzy ze zgrozą na syna. Jezus oczami wskazuje na Johannana Benzebadia. To, syn twój. Nie odrywając oczu od ucznia, z wysiłkiem wykonuje ruch głową w kierunku Miriam. To, matka twoja. Wyje. Wichura. Olbrzymia piaskowa kurzawa skręca się w powietrzu, wiruje, podrywa się i uderza w szczyt wzgórza. Szarpie szatami, gałęziami, zaroślami, skłębia się w drzewach, wali o krzyże, zrywa z głów płócienne okrycia i dzierżąc je silnie w kurczowo zaciśniętym pysku, wali nimi, zaciekle o ziemię. Ludzie nakrywają płaszczami głowy, zaciskają oczy i usta, chronią się za wykroty skalne. Znienacka zalega cisza. W głębi zamglonego widnokręgu, wypełnionego ognistym pyłem, rozlega się dalekie, wściekłe ujadanie, które zbliża się, zbliża. Dmą ostre, urywane porywy wichru, krótkie, długie, krótkie, długie i skowycząc rzucają się na przerażoną ziemię, z której podnoszą się płowę, chmury kurzu, powłóczyste i pękate, przeźroczyste i gęste i powoli płyną ku niebu, przypominającemu teraz zetlały. Rozsypujący się łachman. ściemnia się słońce pokryte mętnym bielmem, nasycając się żółto purpurowym blaskiem, rozlewa się ropiejącą kałużą po zwęglonym niebie. Niektórzy spośród czekających na wzgórzu zatrwożeni niezwykłością zjawiska takiej burzy piaskowej najstarsi nie pamiętali, oślepieni piachem z pochylonymi głowami, zakrywając połami płaszczy oczy i usta przed podmuchami wichru. Szybko zbiegli ze wzgórza. Mieli już dość krwawego widowiska i skowyczącego żywiołu. Na co będą czekać? Bóg wie, kiedy ten zwodziciel skona na krzyżu. Uważali, że uczynią rozsądnie, jeżeli jak najszybciej znajdą się w szczelnie i ciasno zabudowanym mieście, gdzie szaleństwo wichru, stłumione murami i domami, jest mniej dokuczliwe. Spieszyli się. Już za kilka godzin lewici zadmą w szofary w świątyni i rozpocznie się Pesach. Biegli szybko, coraz szybciej, w mroku wciąż przybierającej burzy, a za każdym krokiem rosło ich przerażenie, bo zrozumieli, że Jachwę o twarzy z wichru i ognia rozpętał nad nimi żywioły, dając upust swojemu gniewowi z powodu karygodnej opieszałości niewdzięczników, którzy zamiast troszczyć się o uroczyste oblicze święta, przez kilka cennych godzin dawali upust bezmyślnej rozrywce. Ciała trzech nagich skazańców smagane wichrem błyszczą przeraźliwą bielą w rozżarzonym mroku dnia. Jezus dusi się. Piaskowa burza i sztywniące mięśnie zapierają mu dech w krtani. Wycieńczony do ostateczności nie ma już sił opierać ciężaru ciała na przybitych stopach. Wszystkiego mięśnie i ścięgna ogarnia bezwład. Zaprzestał nierównej walki ze wzmagającym się wyczerpaniem, a chociaż jeszcze od czasu do czasu próbuje wyprostować zwiodczałe nogi, czyni to odruchowo, bez udziału woli, która, wymęczona wielogodzinną walką, poddaje się posłusznie prawu zbliżającego się konania. Jest sam na sam, z aniołem śmierci. Opuszczony przez wszystkich, opuścił teraz samego siebie. Wreszcie przyszła ta chwila, której tak bardzo się lękał, oddalił się od siebie, skazał się na ostateczną samotność i zamknął ją w rozpaczliwym pytaniu psalmisty. Pokonując opór już odrętwiałego karku, podnosi głowę ku niebu, otwiera usta i mówi. Eli, Eli, lama, a zaftani, Boże mu, Boże mu czemuś mnie opuścił. Ponieważ nie ma już siły, aby głośno zmówić cały psalm, zmawia go w swoim wnętrzu ustami bezmownymi i w każdym słowie przeżywa jeszcze raz całe swoje ziemskie życie. Wewnętrznym słowom towarzyszą gesty wewnętrzne i wyznaje, że jest mieszkańcem prochu, robakiem, wzgardą pospólstwa i pośmiewiskiem ludzi, którzy wykrzywiają wargi i potrząsają nad nim głowami i drwiąc, Polecają go opiece obojętnej obecności, otaczają go coraz ciaśniejszym kołem. Zaprawdę stado nacierających byków, rozjuszone woły baszanu, wściekłe psy, lwy ryczące. A on jest jak woda, rozlana na ziemi, kości jego są jak zręby rozpadającego się domu, serce stopniało jak wosk, siły rozpękły się jak gliniane dzbany, a wyschnięty język przylgnął do podniebienia. Przebili Jego ręce i nogi i patrzą na Niego i gapią się i dzielą się Jego sukniami i o suknie Jego rzucają los. Eli, Eli, lama azaftani. Stoją w dziennych ciemnościach na wzgórzu. Oprócz Miriam, Johannana Benzebadia, niewiast i kilku zwolenników Jezusa, pozostała garstka saduceuszów, faryzeuszów oraz kapłanów, którzy mieli, jak wiemy z polecenia Kajafy, stwierdzić zgon z wodziciela. I nie odrywają oczu od dogorywającej ofiary. Nienawistnicy, usłyszawszy dochodzące do nich z wysokości krzyża słowa dobrze im znanego psalmu, korzystając z dźwiękowo do siebie podobnych imion Boga, El i proroka Elijachu, ukuli z tego podobieństwa nader ich zdaniem dowcipną grę słów i poczęli drwiąco wołać. Wzywa proroka Elijachu, swojego zwiastuna! Wzywa jego pomocy. Zobaczymy, czy Eliachu się zjawi, czy mu pomoże. Tak wołali, albowiem prorok Eliachu, wykonawca różnych obowiązków i służebnych zadań, był również wykonawcą szczególnej posługi, owego niezwykle trudnego posłannictwa, któremu przypadło w udziale podczas składania przez Abrahama ofiary z jego jedynego syna. Otóż, gdy związany Izaak. Leżał na ołtarzu, a wdzięczny głos pana pochwalił przerażonego ojca za wzruszające posłuszeństwo. Eliachu był tym posłańcem, jak głosi pradawny midrasz, który z rozkazu pana pospiesznie sprowadził baranka, uwikłał go rogami w zaroślach i podsunął Abrahamowi jako zastępczą ofiarę za syna. I to właśnie zdarzenie przypomniało się szydercom, gdy stojąc na wzgórzu w poświacie ognistej burzy w drwiącym oczekiwaniu czekali na zjawienie się Eliachu, który z rozkazu Pana Jeszue Ben-Josef zdejmie z krzyża i przybije do niego przyprowadzonego przez siebie baranka. Naigrywali się, więc i kpili i niedbale udawali oczekiwanie i niecierpliwość i krzycząc Zobaczymy, czy mu pomoże! Nie wiedzieli, że przed wiekami na górze Moria Uwikłany rogami w zaroślach baranek nie był zwyczajnym barankiem, ale świętym znakiem Elohim, który sam siebie niezawodnymi rękami proroka Eliachu podsunął pod wzniesiony nóż patriarchy. Już wtedy Pan tęsknił za własną śmiercią. Twarz sinieje, suche, szeroko otwarte oczy zachodzą martwym szkliwem, tułów wygina się łukowato, i całym swoim brzemieniem zawisa na rozpostartych ramionach. Kolana martwieją, a wtedy bezwładne nogi nieco się rozwierają, a stopy wykonują ledwo widoczny ruch na osi gwoździa, spod którego sączy się kropla krwi i krzepnie. Pragnę, szepcze. Jeszcze słyszę jakieś głosy, wciąż mówiące o proroku Eliachu, rozkazy, krzątaninę, stąpanie i czuję na wargach smak octu zmieszanego z wodą. Przywierał ustami do mokrej gąbki i chciwiejąc się. Idzie ku niemu światło tkane z najdoskonalszych i najczystszych dźwięków, zrodzonych z łagodnych drgań, nieskończoności i bezczasu i otacza go ze wszystkich stron, i promieniuje siedmiobarwną harmonią chórów, harf, cytr, bębnów, fletów i cymbałów, i przepala to swoją niewidzialnością, cierpieniem radośniejszym od najdoskonalszej radości. Przepala go i wciąga, i wchłania, a On, wstępując w nie, wstępuje w siebie we własny nieprzebrany bezmiar w swoją radosno cierpiącą obecność w oślepiający kryształ mądrości w sam środek skrzyżowania wszystkich promieni w złoto mleczną pełnię w dawar, w słowo, którym zawsze był, jest i będzie i którego nigdy nie opuszczał chociaż teraz do niego powraca wypełniwszy do końca swoje człowieczeństwo szepcze wykonało się Zbiera w sobie resztkę dogasających sił i woła wielkim głosem: Abba, w ręce twoje, oddaję ducha mego. Skonał skonał krzyknęli. Miriam podbiega do krzyża i objęła ramionami skrwawione stopy syna. Centurion i żołnierze zerwali się z ziemi, lecz zanim zdążyli powstrzymać nieśmiało zbliżający się tłum, rozległ się daleki łoskot podobny do grzmotu. Poczuli pod nogami niespokojne drżenie, potem falowanie, z początku łagodne, pieszczotliwe, jakby znaleźli się w łodzi na lekko rozkołsanym jeziorze i nagle gwałtowne dygotanie wstrząsnęło górą, która chwiała się i trzęsła, i jak płaczka, pokrążona w żałobnym szale, tarzała się w prochu, wydzierała sobie włosy z głowy, wichura wyrzucała w górę zmierzwione kosmyki zarośli i gałęzi i pazurami rozdrapując swoje policzki, wyła rozdzierającym płaczem pękających skał. Wszystko ucichło. Pod krzyżem stała matka. W tej samej chwili wewnętrzna zasłona wisząca przed kodesz hakodeszim w świątyni Pańskiej, oddzielająca miejsce Elohim, świętą pustkę, od reszty przybytku, rozdarła się od góry do dołu. Była to barwna i bogata zasłona, szeroka i fałdzista, tkana z jacyntu, bisioru, karmazynu i purpury, wyobrażająca cztery żywioły, cały wszechświat i niebiosa, przetykana złotem, perłami i najszlachetniejszymi kamieniami. Zaprawdę suknia godna jachwe cebaot, który rozpoczynając teraz, który rozpaczając teraz nad zgonem syna, rozdarł ją rytualnym gestem na znak żałoby, jak to było w zwyczaju synów Izraela, lamentujących nad zwłokami swoich najbliższych. Ponieważ szata w pojęciach ludu nie była tylko zewnętrznym okryciem, ale stanowiła niejako nierozdzielną jedność z ludzkim ciałem, Każda nagość była hańbiąca i nieprzyzwoita. Rozrywanie szaty na znak żałoby było równoznaczne z samoofiarą, rozrywaniem własnego ciała na połowy. Tak rozerwał swoje ciało ojciec Jakow na widok skrwawionego płaszcza Josefa. Tak uczynił król Dawid, gdy dowiedział się o bohaterskiej śmierci na polu bitwy Saula i Jonatana. Tak uczynił Elisza, bolejąc nad odejściem proroka Eliachu, i tak uczynili od zamieszłych czasów wszyscy synowie Izraela. I tak uczynił Pan, wiekuisty Bóg Abrahama i Czaka Jakowa nad martwym ciałem swojego umiłowanego syna. Czy dobrze słyszałem rabbi? Ludzie podnieśli się z ziemi i wstrząśnięci śmiercią Jezusa i towarzyszącymi jej zjawiskami bili się w piersi. I bili się w piersi faryzeusze i saduceusze i kapłani, wysłannicy kajafy. Bili się w piersi, bo wiedzieli z doświadczenia praojców, że ilekroć ziemia się trzęsie i pękają skały, bliska jest obecność lwiego Pana, który nigdy nie wstrząsa podstawami ładu dla błahych powodów. Zrozumieli, że znajdują się w okręgu świętym, zakazanym, który schańbili skalanymi stopami i znieważyli zmazą swoich grzechów, a ponieważ nikt z nieczystych nie może bezkarnie przekroczyć granicy świętości, w której przebywa moc Pana, w popłochu i obłędnym strachu uciekali z wybranej góry. Gdy wreszcie znaleźli się w pałacu arcykapłańskim i półprzytomni z wrażeniem na wyprzódki opowiadali o śmierci Jeszuły ben Yosef i o niepojętym zdarzeniu, Kajafie, Hananowi i przedniejszym mężom, nikt ze słuchających nie dawał im wiary, bo w mieście poza wiejącym hamsinem, który spowodował chwilowe zamroczenie widoczności, nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło. Nie odczuto żadnego trzęsienia ziemi, ani nie słyszano huku pękających kamieni. Rozdartej wewnętrznej zasłonie w świątyni nic jeszcze wiedzieć nie mogli. Z czego należy wnioskować, jak to złośliwie wyjaśnił jeden z saducejskich kapłanów, że trzęsła się tylko Golgota. Powiedziawszy to, nie przypuszczał, jak bardzo trafił w sedno zjawiska. Rzeczywiście, drżała w swoich podstawach tylko góra Golgota, której granice były granicami nienaruszalnej świętości. Podobnie jak Ongi, drżała jej rodzona siostra, góra Synaj, podczas gdy reszta okolicy, gęsto pokryta czekającym ludem, spoczywała w niewzruszonym pokoju. Na Golgocie pozostali tylko najbliżsi Jezusa: Miriam, ramionami obejmująca stopy syna, Johanan ben Zebadia i płaczące niewiasty, wśród nich Salome, Mariamne z Magdali, Mariam, matka Jakowa, oraz centurion i żołnierze którzy nie mniej od innych, przerażeni trzęsieniem ziemi, skłonni byli przyznać, że ukrzyżowany był mężem sprawiedliwym, a może nawet synem Bożym, dodawali w zabobonnym strachu, skoro tyle niezwykłych zjawisk towarzyszyło jego śmierci. Wichura ustała, rozwidniło się, sine niebo począło błękitnieć, powietrze nasyciło się krystaliczną czystością. Na widnokręgu zarysowały się góry Moabu, tylko słońce zmęczone całodziennym wysiłkiem świeciło wprawdzie jasnym, ale już nieoślepiającym światłem. Ciągnął świeży powiew, zwiastun pokrzepiającego wytchnienia. W zaroślach odezwało się ćwierkanie wróbli. W ciszy, która zapanowała na wzgórzu, rozległo się stąpanie i Johannan Ben Benzebadia poczuł na ramieniu dotknięcie czyjejś dłoni. Odwrócił się i ujrzał Josefa z Ramat Haim. Faryzeusza, tego samego, który podczas sądu nad Jezusem przemówił w obronie znieważonego prawa. Józef utkwił wzrok w ukrzyżowanym i wyszeptał: Baruch szem Gewot, malchuto Leolam Vaed. Niech będzie błogosławione, chwalebne imię Jego królestwa, zawsze i na wieki. Johanan ben Zebadia nie wierzył własnym uszom. Centurion spojrzał na słońce i rzekł do żołnierzy. Trzeba kończyć. Tamtych dobijcie, Połamcie im golenie. Jesułybeniose w nie ruszajcie, nie żyje. Powinniśmy stwierdzić zgon, Centurionie, powiedział Fenicjanin. Dowódca zamyślił się i rzekł. Przebijcie mu Bok. Żołnierz o atletycznej budowie ciała podszedł do krzyża, odsunął Miriam, podniósł włócznie i silnym pchnięciem wbił ją głęboko w prawy bok Jezusa. Miriam krzyknęła. Z rany wyciekł strumień ciemnej krwi, zmieszanej z żółtym, wodnistym płynem. — Stwierdzam śmierć! — rzekł Centurion. Przeraźliwy jęk wyrwał się równocześnie z dwóch gardeł. Złoczyńcom połamano golenie. Stwierdzam śmierć, oświadczył Centurion i dosiadł konia. Jeden z żołnierzy pozostał na straży, reszta oddziału z dowódcą wróciła do pretorium. Miriam usiadła pod krzyżem i kołysząc się przez łzy zmawiała modlitwę. Johannan Benzebadia, ośmielony wypowiedzianym w jego obecności błogosławieństwem, chcąc usłyszeć potwierdzenie tego, co usłyszał, rzekł z bijącym sercem do Josefa z Ramat Rabbi. Józef zwrócił do niego pomarszczoną, zdjętą smutkiem twarz. Rabbi, powtórzył Johanan i odciągnął go nieco na bok. Spytał szeptem: Czy dobrze słyszałem rabbi? Józef skinął potakująco głową. Imię jego pochwaliłeś? Józef znowu skinął głową. Rabbi! Spod gęstych brwi patrzyły na Johanana zamglone oczy faryzeusza. Pomóż nam! Rzekł głosem, w którym brzmiała rozpacz. Cóż ja wam pomóc mogę? Johanan rzekł. Wnet przyjdą mężowie ze zgromadzenia pogrzebników i pochowają zwłoki. Czy pozwolimy wrzucić ciało Jeszuły Beniosef do wspólnego grobu? Nie, mój synu. Jeżeli przyznajesz mi słuszność, panie, powiedz jaka jest twoja rada. Rodzina ma prawo prosić prokuratora o wydanie zwłok. Czy niewiasty mają pójść do niego? Matka, jego siostra? Mężowie powinni pójść, a nie niewiasty. Brać nie miał, z braci stryjecznych żaden tu nie przyszedł. Boją się. Chyba ja pójdę. Ale czy mnie dopuszczą przed oblicze prokuratora? Nie jestem krewnym Jeszu-Beniosew, cóż ja znaczę. A poza tym, a poza tym? Nie mamy grobu. Głos Johanana załamał się. Józef z Haim od dłuższego czasu śledził z rosnącym podziwem działanie Jezusa. Od zaufanych ludzi dowiadywał się o jego naukach, wniknął w nie i rozważył. I zrozumiał, że Rabbi jest mężem zesłanym przez Jachwę i przeznaczonym do urzeczywistnienia i umocnienia Królestwa Bożego. I gdyby nie lęk przed Kajafą, Hananidami, Saduceuszami i Faryzeuszami, byłby na pewno głośno wyznał swoje myśli, podobnie jakby to uczynił Rabbi Nikodem. Jakby to uczynili ci spośród faryzeuszów, którzy życzliwym okiem spoglądali na Galilejczyka? I podobnie jak nikodem nie był tchórzem, ale nadmierna przezorność i wrodzony brak owej szczypty żarliwości, która zmusza człowieka do podjęcia śmiałych postanowień, pętała swobodę jego jawnej wypowiedzi. Zresztą Józef z ramat Haim był samotnikiem, człowiekiem małomównym, zamkniętym w sobie, nie lubiącym się udzielać. pochłonięty nauką nad tajemnicą spraw ostatecznych, pogrążony w lekturze ksiąg Henocha i Daniela, żył spokojnie i bez trosk. Pan błogosławił go wielką majętnością. zdalał od środowisk uczonych, matactw politycznych towarzyskich intryg i właśnie dla tych cech charakteru, dla wstrzemięźliwego sposobu życia, dla mądrości i bogactw, które posiadał, cieszył się wielkim szacunkiem wśród ludu. Podczas sądowego posiedzenia z wrodzonym samoopanowaniem wygłosił ostrożną mowę w obronie prawa. Widząc przygniatającą większość zwolenników kajafy, bezradny opuścił posiedzenie Sanhedrynu, nie chcąc w nim dłużej uczestniczyć. Ponieważ przemówienie jego miało charakter zasadniczy, ogólny i bardzo spokojny, nie ściągnął na siebie tym wystąpieniem podejrzenia o jakieś żarliwe sprzyjanie nauce Jeszu ben Wyszedł z tej opresji obronną ręką. Obecnie stał wobec trudniejszego wyboru, gdyż pójście do prokuratora w imieniu rodziny rabbiego z prośbą o wydanie jego zwłok ma już charakter osobistego zobowiązania, jawnego świadczenia, a w każdym razie odkrywa duchowe związki łączącego z Jeszłą Ben-Josef, zwłaszcza że szybkie pochowanie zwłok przed zapadającym świętem Pesach i Szabatem tylko wtedy byłoby możliwe, gdyby odstąpił na ten cel własny grobowiec, który przed niedawnym czasem w obliczu zbliżającej się starości kazał wykuć dla siebie w skale na Golgocie, w niedalekiej odległości od miejsca stracenia. Zatem prośba złożona prokuratorowi i oddanie własnego grobowca Byłyby oczywistymi dowodami upodobania jakie żywi do nauki osoby ukrzyżowanego męża. Rabbi Józef z Ramat chciał spokojnie żyć i spokojnie umrzeć. Ale Rabbi Józef Uzmysłowił sobie, że nie będzie mógł spokojnie dożyć swoich lat, których liczbę wyznaczył mu Elohim, ani tym bardziej nie będzie mógł spokojnie umrzeć, jeżeli nie wypełni obowiązku, tak, obowiązku wobec tego, który dla swojej świętości zginął z rąk ojców kłamstwa i pasterzy grzechu. Koścista, pomarszczona twarz o ostrych rysach i orlim nosie rozpromieniła się i natychmiast zgasła. Józef z Ramad spochmurniał, bo pożałował lekko myślnie ujawnionej radości swojego serca i rzekł suchym głosem. I tylko przerwy między słowami świadczyły o wzruszeniu faryzeusza. Sam pójdę do prokuratora i będę go prosił o wydanie ciała. Pochowacie go w moim grobowcu. Ja ten grobowiec będzie miejscem wiecznego spoczynku męża Bożego. Czekaj tu na mnie, mój synu. Odszedł. Johanan Benzebadia widział go schodzącego ze wzgórza, a potem odjeżdżającego na ośle drogą prowadzącą do bramy ogrodów. Za nim podążał jego sługa. Johanan usiadł na ziemi twarzą zwróconą do krzyża. Do tej pory udało mu się utrzymać na wodze wrażliwość serca i oczu i wytrwać u boku Miriam jako jej nieugięta podpora. Teraz rozluźniły się jego kości i otworzyły się bramy jego łez. I, kołysząc się, jak kruche źdźbło na wietrze, zaniósł się rozdzierającym płaczem. Pogrzeb Sporo czasu płynęło, zanim Józef z Ramathaim wrócił na Golgotę. Nie wrócił sam. Przyszli z nim dwaj schudzy nieśli mary, leniane prześcieradło, tkane z cienkich nitek, chuste, opaski, drabiny, obcęgi, powrozy. oraz rabi Nikodem, również z dwoma sługami, z których jeden dźwigał sto funtów aloesu i mirry utartej na proszek, a drugi dwa pojemne bukłaki z wodą. Przybył również urzędnik pretorium i powiadomił żołnierza pełniącego straż o udzielonym przez prokuratora zezwoleniu na zdjęcie z krzyża ciała Jeszue Ben-Josef i pochowanie go według zwyczajów domu Izraela. Johanan Ben Zebadia, usłyszawszy te słowa, pochylił się i ucałował kraj szaty Josefa z Ramat Nikodem podszedł do krzyża i wzrok utkwił w przebitych stopach Jezusa, na których zastygły krople krwi. Nie śmiał podnieść głowy i spojrzeć w jego martwą twarz. Cóż zdziałał dla ratunku rabbiego? Niczego nie zdziałał. Ukrył głowę w piasku, jak pustynny struś. Pod osłoną nocy odwiedził Jeszue Ben-Josef, bo bał się wstąpić w próg jego domu w pełnym świetle dnia. Bronił go z ukrycia, zasłaniając się swoim wysłannikiem jak tarczą, a gdy wreszcie przemówił w obronie niewinnego, mówił półsłówkami, niedomówieniami, pytaniami. Cóż z tego, że obalił zeznania fałszywych świadków? Czy miał odwagę krzyknąć przed całym Sanhedrynem Jesteście mężami krwi? Ja wierzę w prawdę Jeszu Ben Józef. Czy miał odwagę krzyknąć, jeżeli jego zasądzicie, zasądźcie i mnie? Tak rozmyślał pod krzyżem Rabbi Nikodem i patrzał na przebite stopy Jezuły Ben Josef, albowiem nie mógł spojrzeć w jego martwą twarz? Spieszmy się, przynaglił Józef z Haim. Przystąpili do zdjęcia ciała. Słudzy Josefa i Nikodema przystawili do krzyża drabiny, wspięli się po nich i po krótkim mocowaniu z oporem głęboko wbitych gwoździ wyciągali je z nadgarstków. Pracowali nad wyraz ostrożni i z powolną szybkością. Ciało przywiązali powrozami do słupa, a wtedy inni słudzy usunęli gwóźdź ze stóp i objęli ramionami nogi Rały Wówczas rozluźnili powrozy i ciało powoli zsunęło się po słupie. Złożyli je na ziemi. Siedząca u stóp krzyża Miriam ujęła głowę syna w obie ręce i przytuliła ją do łona. Zamknęła powieki Jezusa i zaniosła się wielkim lamentem, a wturowały jej niewiasty i wturowali Jochanan ben Zebadia, Józef z Chaim, Nikodem i słudzy Józefa i słudzy Nikodema. – Spieszmy się – wyszeptał Józef z Chaim. Wnet wzejdzie gwiazda wieczorna i nastanie święto. Miriam, płacząc i zawodząc, wciąż tuliła do piersi głowę Jezusa. Okrywała ją pocałunkami i niechętnym ruchem dłoni opędzała się przed stropionymi sługami i dopiero po cierpliwych prośbach mężów i niewiast pozwoliła się oderwać od syna. Schłudzy podjęli ciało z ziemi, ułożyli je na marach, unieśli i poczęli schodzić w dół ku widocznym z dala skałom. Wzgórze Golgoty, zakończone spłaszczonym wierzchołkiem, opadało łagodnie ku wąskiej i płytkiej dolinie, której zachodnie stoki, porośnięte drzewami i krzewami, pieły się tarasami ku górze. Tutaj w skałach wykute były groby jerozolimskich bogaczy i dostojników. I tutaj przezorny i przewidujący Józef z Ramat Chaim przygotował dla siebie grobowiec, w którym nikt dotychczas nie był pochowany. Składał się on z dwóch pomieszczeń, z przedsionka i właściwego grobowca. Na prawo od wejścia do drugiego pomieszczenia, w głębi, znajdowała się wyciosana w skale kamienna ława, na której spocząć miały zwłoki. Niskie wejście zamykał ciężki, okrągły głaz w kształcie żarna, który przetaczano po kolejnie wykutej w skalistym progu. Stanęli u stóp grobowca, zdjęli ciało zmar i złożyli je na ziemi. Słońce chyliło się ku zachodowi. Już niewiele pozostało czasu. Słudzy szybko, mimo to dokładnie, umyli gąbkami ciało z krwi i pyłu, namaścili je wonnym olejkiem, ułożyli na prześcieradle, nogi związali opaskami, głowę owinęli chustą, pozostawili twarz odsłoniętą, i całą zawartość zakupionych przez Nikodema słojów, zawierających sproszkowane aloes i mirre wysypali na szeroko rozpostarte, śmiertelne płótno. Miriam uklękła i zwyczajem osieroconych matek izraelskich, żegnających dzieci na wieczny spoczynek, złożyła ostatni pocałunek na ustach syna. Słudzy zasłonili jego twarz chustą, a ciało szczelnie owinęli w prześcieradło. Żałobnicy stanęli półkolem. Z niemałym trudem, służącym pomagali Józef z Ramadhaim i Nikodem i Johanan Ben Zebadia, odsunięto głaz z zamykający wejście do grobowca. Zapanowała cisza tylko powie w szeleściu w Cyprysach. Zmęczone słońce po trudach bolesnego dnia coraz bardziej obniżało się ku szmaragdowej linii widnokręgu. Żałobnicy spojrzeli po sobie. Kto odmówi modlitwę za zmarłego? Powinien ją odmówić według świętych przepisów najstarszy syn zmarłego, albo jeżeli nie miał syna, najstarszy brat, a jeżeli nie miał brata, jakikolwiek mąż z bliższej lub dalszej rodziny. Nikt z męski krewnych Jezusa nie był na pogrzebie. Nie było Jakowa Ben-Halfi, nie było Eleazara z Betani, nie było nikogo z przebywających teraz w Jerozolimie braci stryjecznych, ciotecznych, stryjów i wujów. Johannan Ben-Zebadia pomyślał, Jeszua Ben-Josef uczynił mnie z wyboru swojego z wysokości krzyża z synem Miriam. Jestem zatem z Jego błogosławionego stanowienia bratem Jego i mogę mniemać, że ciało moje jest pokrewne Jego ciału, kości moje Jego kościom, a krew moja Jego krwi, więc mam prawo i obowiązek zmówić kadisz za mojego starszego brata Jeszue Beniosef. To pomyślawszy zbliżył się do Mar, podniósł do nieba oczy i wyciągnąwszy przed siebie ręce modlił się. Niechaj będzie imię Pana wywyższone i uświęcone w świecie, który stworzył według swojej woli. Tak modlił się, a jego modlitewne błaganie z każdym słowem potężniało, a słowa chwaliły Elohim i błagały go o rychłe nadejście królestwa niebieskiego i o pokój na ziemi. I krążąc nad martwym ciałem rabbiego, błogosławiły spokój jego duszy i spokój jego ciała i spokój jego grobu, w którym ono spocznie, i kamienny grób na górze w siedzibie macierzyństwa El Shaddai, Bóg Mocy Twórczej i Gór Rodzących, był Bogiem życiodajności i brzemienności. I do tego właśnie macierzyństwa, zalążka i kolebki wszechrzeczy, Jeszua ben Josef teraz wraca przez jaskinię wyciosaną w skalistej górze, będącej brzemiennym łonem wszechmocnego. Żałobnicy wnieśli ciało do wnętrza grobowca i złożyli je na kamiennej ławie. Niestety, nie starczyło aloesu i mirry na posypanie ławy i podłogi. Wyszli. Czterech służących, z pomocą Józefa z Ramatchajmi Nikodema i Johanana Benzebadia, zatoczyło przed wejściem olbrzymi głaz. Grub był zamknięty. W tej chwili na niebie zabusła gwiazda wieczorna. Z murów świątyni rozległy się dźwięki szofarów, a dwie siostry, Szabat i Pesach, podały sobie ręce w radosnym przymierzu. Słońce zgasło. W milczeniu wracali do domów. Gdy weszli przez bramę ogrodów do miasta, pusta ulica zaległa głęboka cisza i tylko roznosił się dookoła głuchy stukot ich sandałów, Z spoza dachów Jerozolimy wszedł ogromny księżyc, ciemności zrzedły, a niebo rozjaśniło się. Cień padający od świątyni Pańskiej szeroką smugą położył się na jasno-świetlonych domach Jeszuruna, gdzie ojcowie rodzin przy obficie zastawionych stołach odmawiali błogosławieństwo nad pierwszym kielichem wina i podnosili go do ust w pobożnym uniesieniu. Już wnet najmłodsze dziecko wstanie od biesiadnego stołu, podejdzie do głowy rodziny i spyta wzruszonym głosem w którym zabrzmi echo gorzkich czasów przeżywanych przez synów Izraela w niewoli, w Mitzraim, w kraju bogów o zwierzęcych głowach. Manishtana na lahazech? Czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy? Pełnia księżycowa. Noc była jak dzień. Księżyc w pełni stał nad Golgotą. Elohim zamknął jego żywot w kręgu dojrzewania, dojrzałości, Zanikania i nieobecności, podczas której ciemne niebo zamienia się w szczelnie zamknięty, trzydniowy księżycowy grób. Był to ład i porządek zmian, wiecznie się powtarzających w niezmiennej kolejności. Dzięki czemu złoty przewodnik karawan nieustannie się rodził i nieustannie umierał, I mimo to był zawsze tym samym przewodnikiem o nieprzebranej obfitości życia i śmierci, nie będącej właściwie śmiercią ale niewyczerpaną swej płodności rzeką z martwych wstających narodzin. I dlatego prorok Mosze, błogosławiąc pokolenie Józefa, pobłogosławił je obfitością księżyca, a Jeszua ben Sira upatrywał w księżycowej pełni źródło urodzajnego natchnienia, a niezawodna mądrość ludu przypisywała księżycowi nawet niejakie podobieństwo, a może nawet pokrewieństwo, z wywyższonym napalu i uzdrawiającym wężem którego Pan suto wyposażył właściwościami uzdrawiającymi i przywilejem wieczności. Wężowa mleczna poświata spływała na świątynię pańską, na pałace, domy i ogrody, na puste trzy krzyże i na olbrzymi kamień zamykający wejście do jaskini i zagarniała pod swoje panowanie wspólnotę ludzką, zwiastując jej w ten noc księżycowego zwiastowania, szczęśliwą możliwość powtórnych narodzin, pełnia Pęczniała, rosła, pomnażała się i poczęła się spełniać w doskonałym spełnieniu, obiecanym przez Elohim. Nastała pełnia czasu. Rozpacz apostołów Johannan Ben Zebadia zaprowadził Miriam i towarzyszące jej niewiasty do bar na Bułacha, u którego od czasu ostatniej wieczerzy potajemnie przebywali apostołowie. Co zresztą dobrze świadczy o gościnności i odwadze gospodarza, zwłaszcza jeżeli zważymy, że jego dom położony był w bliskim sąsiedztwie pałacu Kajafy. Johanan umieścił niewiastę tymczasowo na dole, w izbie dziecięcej, do czasu, aż żona Barna Bułacha po uczcie sederowej, w której właśnie uczestniczyła, wyznaczy im osobne pomieszczenie w jednej z gościnnych komnat, podał im wino, prześniki, po czym westchnąwszy z ciężkim sercem, Udał się na piętro, gdzie w wieczerniku spodziewał się zastać apostołów, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej niektórych spośród nich. Drzwi były zamknięte. Krzyknął. Otwórzcie! To ja, Johannan Benzebadia, wasz brat! Usłyszał szelest odsuwanej zasłony i zgrzyt skobla. Drzwi się otworzyły. Wszedł do izby i pozdrowił ich pozdrowieniem pokoju. Milczeli. Siedzieli po ciemku na ziemi. Ponieważ księżyc jasno świecił, ujrzał ich zmęczone twarze i przerażenie w oczach. Nie było wśród nich Teoma bliźniaka. Zamknij drzwi, szepnął czyjś głos. Zamknął drzwi, zasunął skobel i zaciągnął zasłonę. Usiadł. Współczuł z nimi. Nie zamierzał im czynić wyrzutów, bo nie miał do tego prawa, tym bardziej, że sam czuł się winny. Cóż zrobił dla Jeszuły Beniosef? Nic. Tchórzliwie czekał na dziedzińcu pałacu arcykapłana, a mógł bez trudu wejść do komnaty obrad i bronić rabbiego. Tchórzliwie krył się w tłumie na placu przed pretorium, a mógł krzyczeć, że rabbi jest niewinny. Poszedł wprawdzie na Golgotę, ale żyje i nie umarł, a powinien umrzeć wraz z mężem, bo przecież oświadczył w pyszałkowatym zarozumialstwie, że potrafi wypić kielich, z którego on pić będzie. Co pozostało z tych uroczystych przyrzeczeń? Popił. Chciał zasiąść w Królestwie Bożym po prawicy Jeszuły, a nie miał odwagi krzyknąć: mężowie krwi, ja wierzę w tego człowieka! Ukrzyżujcie mnie razem z nim! Usiadł na podwiniętych nogach i pogrążył się w ciężkim utrapieniu, jakie na nich spadło. Ocknął się. Przecież musi im wszystko powiedzieć, czyli jeszcze raz przeżyć całą mękę patrzenia na śmierć rabbiego. Czy już przez całe życie, do końca swoich dni, będzie tę śmierć przeżywał? Tak, widok rabbiego przebitego do hańbiącego krzyża już nigdy go nie opuści. Nie opuści go widok zanikających ruchów, umierającego i zarys jego śniejącego ciała, coraz bardziej upodobniającego się do spopielonego nieba, przez najpiękniejsze krajobrazy, które będzie widział. Przez wszystkie dzieła, które będzie czynił, przez każdy czas, w którym będzie żył, przez wszystkie wschody i zachody słońca, przez łoskot wielkich wód i szum wysokich lasów, przez wszystkie sny i wszelką jawę, przebijać będą jego zakrwawiona twarz, purpurowe wybroczyny na plecach, zacieki na piersiach, rany w dłoniach i stopach, i przebity bok. I to całe męczeństwo zabierze z sobą aż przed oblicze Elohim. Jak można przez całe życie żyć z wizerunkiem tego strasznego cierpienia w oczach, bezowocnego cierpienia, ze znakiem klęski, rozczarowania, niespełnionych snów? Zrozumiał nieobecność apostołów przed pretorium i na wzgórzu trupiej czaszki. Może nie z podłego tchórzostwa uciekli, lecz po prostu nie mieli odwagi spojrzeć na własną klęskę ucieleśnioną w martwym ciele rabbiego, wiszącego na krzyżu. Czy jest wielkim grzechem nie chcieć spojrzeć na zawiedzione nadzieje i klęskę własnego życia? Opowiedział im dzieje dnia. Mówił przy szczelnie zamkniętych drzwiach, a słowa jego kłębiły się w mroku i, mimo ciemności zalegających izbę, stawały się coraz bardziej widzialne i z wyrazistą widzialnością wnikały do mózgów i serc apostołów i powtarzały się w nich tą drugą, jeszcze bardziej widzialną i dotykalną widzialnością, której żadna moc ludzka nie zdoła zatrzeć lub wymazać, dzięki czemu obraz ukrzyżowanego głęboko wrył się w ich pamięć i uczynił z nimi to samo, co z Jahananem Ben Zebadia. Stał się nieodłącznym widzeniem całego ich Przyszłego życia. Nie zadawali pytań. O co mieli pytać ludzie, których wiara rozproszyła się jak plewa na wietrze? O co mieli pytać ludzie, którzy poza drogą rozpaczy nie widzieli przed sobą żadnych dróg? O co mieli pytać ludzie, którzy pozostali bez przyszłości, bezsilni i bezradni wobec doznanej klęski? Czyżby dom swój zbudowali na lotnym piasku? Czyżby to, co wydawało im się skałą, było tylko spękaną gliną, która skruszyła i rozpadła się na drobne grudki? Zwątpili o Rabbim i zwątpili o sobie. Beznadziejna pustka wyła w nich jak szakal. Nie rozumieli po co Elohim ułożył tę piękną opowieść o mężu, którego zmiażdżył gorzej niż Hioba. Czy po to, aby żyli teraz w bezdennej pustce? I znów, jak ich ojcowie i ojcowie ich ojców, zadawali sobie pytania, dlaczego Pan doświadcza niewinnych, a winnych wywyższa? Dlaczego cierpi sprawiedliwy, a raduje się grzesznik? Dlaczego sprawiedliwemu dzieje się, jakby był łotrem, a łotrowi, jakby był mężem sprawiedliwym? Dlaczego szybcy nie dochodzą celu, a odważni nie odnoszą zwycięstw? Pokolenia mijają i pokolenia przychodzą, a ziemia jest wiecznie ta sama. Czy nie lepiej byłoby nam umrzeć, z Jeszłą Ben Josef, niż trwać w przepaści, z której nie ma wyjścia? Szepnął głos w ciemnościach. Nie umarliśmy, ponieważ kochamy życie więcej niż Rabiego, odpowiedział inny głos. Więc cóż uczynimy teraz? Johannan Benzebadia poznał głos Kefasa, rozłożył ręce i rzekł głosem rozpaczy: Nie wiem. Nie wiem. Pesachowa Wieczerza Kajafy U Hanana Ben Seti seder miał się ku końcowi. Rodzina zgromadzona przy biesiadnym stole, arcykapłan Kajafa z toną i dziećmi, wszyscy synowie dostojnego starca z żonami i dziećmi, odśpiewała ostatnie wersety Hallel, a wtedy wnukowie zaintonowali radosne pieśni, a rodzice w takt skocznej melodii poruszali głowami i klaskali w dłonie. A ich twarze rozpłomienione winem i smacznymi potrawami odbijały w sobie sytość ich ciał i wesołość ich dusz. Tylko Kajafa nie dzielił radości biesiadników. W jego żyłach podniosła się krew i żądałabym mocą swojego urzędu, otrzymanego od pana, przeciwdziałał szalbierstwu bezbożników, którzy są gotowi posłużyć się każdym kłamstwem, byleby tylko móc ugodzić Jeszuruna w serce. Niezliczono głosy Bóg wołał w nim i domagał się od jego zmysłów wzmożonej czujności i natychmiastowych postanowień. Elohim wiał przez niego porywistym wiatrem. Gajafa poznał, że jest to ruach hakodesz, Duch Święty, natchnienie tych, których Pan umiłował. Leżący na sąsiednim łożu Hanan ben Seti uniósł się nieco, wsparł na łokciu i spytał Dlaczego mój czcigodny zięć nie śpiewa? Kajafa usiadł obok teścia na adamaszkowym posłaniu wyścielanym miękkimi poduszkami i rzekł przyciszonym głosem, aby go biesiadnicy nie słyszeli, co było zresztą przesadną ostrożnością, gdyż wszyscy pochłonięci byli śpiewem i zabawą. Nie przewidziałem jednej możliwości. Ach, nie można przewidzieć wszystkich możliwości. O jakiej możliwości mój zięć mówi? Zwodziciel kiedyś powiedział, mój zięć wciąż o nim myśli? Tak, myślę. Po co mój czcigodny zięć rozmyślaniami o nieczystych siłach mąci radość Pesachu? Niepokoję się. O co? Zwodziciel kiedyś powiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Hanan chichotliwie spytał. Cóż tego, że powiedział? Mało rzeczy zwodziciel mówił. Przecież nie zmartwychwstanie. Ja i mój zięć więcej o nim nie myśli. Był i nie ma go. Żył i umarł. Powieszany został na drzewie i stał się przekleństwem. Nikt nie zmartwychwstaje. Jest jedna możliwość, o której zapomnieliśmy. Jaka? Ponieważ mówił, że w trzecim dniu zmartwychwstanie może się zdarzyć, że uczniowie jego przyjdą do grobu Otworzą go, wykradną ciało i powiedzą ludowi Jeszua ben Josef z martwych wstał. Co wtedy uczynimy? Hmm, po co mieliby to czynić? Czy po to, aby po raz drugi ściągnąć na siebie gniew Elohim? Wydaje mi się, że mój zięć jest przesadny w obawach i niepotrzebnie obciąża serce przewidywaniem wszystkich możliwych utrapień. Skoro jednak są one przyczyną jego niepokoju... Można przecież przeciwdziałać nieprawdopodobnym, moim zdaniem, zamierzeniom uczniów swodziciela. Może mój dosojny teść ma słuszność, może ja mam słuszność, ponieważ obie słuszności biorą swój początek w jednym źródle, a jest nim troska o czystość szuruna. Śmiało można rzec, że niczym one od siebie się nie różnią i są jedną i tą samą słusznością o dwóch twarzach. Jutro wieczór po szabacie udam się do prokuratora i poproszę, aby postawił straż przed grobem i pozwolił nam położyć na nim pieczęcie. Dobrze, niechaj mój zięciu czyni, jak powiedział. A teraz rozpogódź oblicze, synu! Wyrzuć z siebie troskę i posłuchaj, jak pięknie śpiewają moi wnukowie, którzy są światłem moich oczu i koroną mojej starości. Klaszcz, Józefie, klaszcz! Albowiem w ten wieczór również Elohim klaszcze w niebiosach i raduje się radością swojego ludu. To powiedziawszy, począł klaskać w takt melodii. A Kochen Hagadol klaskał również, ale jego klaskanie nie było rytmiczne i dźwięczne, bo rozterka uwiła sobie gniazdo w jego sercu. PESACHOWA WIECZERZA WIELKIEGO GAMALIELA Faryzeusz Gamaliel jeszcze na miesiąc przed świętami zaprosił do swojego domu umiłowanego ucznia, Saula Starsu, siostrę jego i jej męża, Jeheskela ben Abraham. A chociaż wczorajsze wypadki, toczące się jak lawina kamieni, odebrały mu chęć radosnego świętowania i zgasiły w nim pogodny nastrój, mimo to nie odwołał zaproszenia, gdyż uważał słowność i gościnność za obrządek niemal sakralny. A powitanie gościa pod własnym dachem zarówno znaczne z powitaniem Elohim. Nie sprzeniewierzył się zatem zasadom obowiązującym każdego pobożnego wyznawcę Pana i mimo troski przymusił serce do smutnej pogody, a usta do powściągliwej wymowności. Po zmówieniu ostatnich części Halel. Domownicy i goście wysłuchali śpiewu wnuków Gamaliela, a gdy rozbawione dzieci udały się niechętnie na spoczynek pod opieką piastunki, starsi poczęli prowadzić rozmowy, z początku w miarę błahe i w miarę poważne, przeskakiwali z tematu na temat i powoli z nieuchronną choć nieświadomą konsekwencją zmierzali ku bolesnemu zdarzeniu minionego dnia do ukrzyżowania Jeszuły ben Josef. Gamaliel, który przez cały czas nie przestawał rozmyślać o śmierci rabbiego i brał nikły udział w rozmowie, usłyszawszy jak Jeheskel ben Abraham zadzierzystymi słowami natarł na swojego swata Saula i czynił mu wyrzuty z powodu jego nienawiści do Galilejczyka, z baczną uwagą nastawił ucha. Mówiłem mojemu swatowi, ciągnął Jeheskel. Że niezależnie od tego, za kogo uważał się Galilejczyk, za Syna Bożego, czy Syna Człowieczego, czy nawet za Mesjasza, nie powinien przeciw niemu dyszeć nienawiścią, bo ten człowiek czynił dobro. I Panu bluźnił, krzyknął Saul. Grdyka latała mu pod napiętą skórą szyi. Wyciągnięte ręce o szeroko rozsapieżonych palcach jak dwa jastrzębie zawisły nad stołem. Nie udowodniono mu żadnego bluźnierstwa. Zawołał rabbi Jeheskel. Czynił się równy Panu. To są puste domysły. Są świadkowie. Widzieliśmy tych świadków. Mówię o tych, którzy się bali zeznawać. No, słusznie bali się Boga. Bali się Abadona, którego w którego imieniu zwodziciel dokonywał cudów. Jeheskel ryknął. Bóg ci rozum odebrał, Saulu, dlaczego znęcasz się nad zmarłym mężem, który zawsze sprawiedliwie mówił i działał? Saul zerwał się. Jego chuda, niepozorna postać pochyliła się ku przodowi, krzyknął: Już więcej mówić, działać nie będzie. Żyją jego uczniowie i na nich się znajdzie rada, ukamienowanie. Ja pierwszy podniosę kamień. W meszalim jest napisane: Kamień spada na tego, który go toczy. Gamaliel lekko uderzył dłonią w stół. Wszyscy utkwili wzrok w gospodarzu, który we współżyciu z otoczeniem był zawsze serdeczny i przystępny i nigdy nie narzucał rozmówcom swojego zdania. Z natury łagodny te cechy charakteru odziedziczył po dziadku opowiadał się zawsze za mądrością złotego środka, umiarkowania i wyrozumiałości. Niektórzy bali się jego wypowiedzi, gdyż niełatwo było oprzeć się naciskowi jego niecodziennej osobowości, która zmuszała ludzi do zastanowienia się nad własnym sposobem życia i do odbycia rachunku sumienia, do czego nie wszyscy byli zdolni lub chętni. — Saulu — rzekł głosem smutku. — Słucham cię, rabbi — odpowiedział Saul, drżąc z rozdrażnienia. — Nienawiść zaślepia mojego umiłowanego ucznia — a zaślepienie jego jest trucizną dla mojego serca. Uczniu w Jeszu, Josef, chcesz kamienować? Saulu, 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 na krwi chcesz budować dobro? Już od dłuższego czasu z niepokojem śledzę twoje kroki i myśli. Niekiedy mi się wydaje, że jesteś uczniem nie moim, ale rabiego Szamaja. Czy po to umiłowałem cię, Saulu, abyś siał zło? I zło zbierał? Posłuchaj, posłuchaj. Opowiem ci midrasz, który słyszałem z ust mędrców, mądrzejszych ode mnie. A ci słyszeli go z ust mędrców, mądrzejszych od siebie. Elohim, stworzywszy Mesjasza, zawarł z nim przerażające przymierze i tak do niego przemówił. Pokolenia, które przyjdą zgotują Ci żałosną dolę. Będziesz dla nich jak owca prowadzona do rzezi. Czy przyjmujesz swoje przeznaczenie? A na to odpowiedział Mesjasz. Niechaj cały Izrael będzie przeze mnie zbawiony, niechaj przeze mnie zbawieni będą wszyscy żyjący ludzie, niechaj zbawieni będą wszyscy umarli, niechaj będą zbawieni nawet ci, którzy przychodzą martwo na świat, niechaj będą zbawieni ci wszyscy nienarodzeni, których stworzyłeś w Twoich myślach. Z radością przyjmuję los, który mi zgotowałeś, Panie. I Pan. Zawarł z Mesjaszem przerażające przymierze. Słyszałeś, Saulu? Pokolenia, które przyjdą, zgotują ci żałosną dolę, będziesz dla nich jak owca prowadzona do rzezi. Słyszałeś, Saulu? Czy dobrze słyszałeś, Saulu? A teraz ty mnie pytasz, czy ty, rabbi, uważasz Jeszuę ben Josef za Mesjasza? A na to ja Ci tak odpowiem. Nie twierdzę, że Jeszua Ben-Josef jest Mesjaszem. Nie twierdzę, że Jeszua Ben-Josef nie jest Mesjaszem. Przemawiam tylko do Twojej roztropności i proszę Cię, abyś dobrze rozważył, co zamierzasz uczynić przeciw uczniom Jeszuły Ben-Josef. Był niedawno w Izraelu pewien mąż, który zgromadziwszy dookoła siebie mnóstwo ludzi, twierdził o sobie, że jest wybranym Pańskim. A gdy go zabito, ci, co mu zawierzyli, zostali rozproszeni i unicestwieni. Po nim w czasie spisu ludności wystąpił inny mąż i pociągnął za sobą wielu synów Izraela. A gdy i on nędznie zginął, Wszyscy jego zwolennicy poszli w rozsypkę. To samo dotyczy Jeszua Ben-Josef. Powiadam ci, odstąp od niego i od jego uczniów i zaniechaj ich. Bo jeżeli działanie Galilejczyka jest działaniem ludzkim, wniwecz się obróci. A jeżeli jest kłamstwem i oszustwem, minie jak mija mgła, jak mija wiatr. Ale jeżeli pochodzi od Elohim... Nie zdołasz zniszczyć Jego nauki i Jego ludzi. I w końcu może się okazać, że walczysz z samym Bogiem. A wtedy biada ci, Saulu. Saulu, zastanów się. Tak mówił wielki i mądry faryzeusz Rabbi Gamaliel, chodzący w bojaźni przed Panem i czekał na odpowiedź ucznia. Uczeń milczał, albowiem trwając uparcie przy swoim zdaniu, nie chciał przeczącym słowem drażnić starca, którego kochał. Strażnicy i pieczęcie. Znowu przyszli ci przeklęci judejczycy. Dlaczego znów go nagabują? Czego chcą? Czego chcą o tak późnej porze? O późnej porze? Według ich wykrętnej rachuby czasu każdy wieczór jest początkiem następnego dnia. Dla nich wieczór jest porankiem, pomyślał złośliwie. Skoro przybyli natychmiast po szabacie, zapewne mają jakąś pilną sprawę. A, niech wejdą, niech wejdą. Gdy stanęli w komnacie i wyjawili cel przybycia, osłupiał. Poszaleli? Wina nażłopali się przez święta i bredzą. Bakus im zmysły pomieszał. Jeszua ben Josef zapowiedział za życia, że w trzecim dniu wstanie. zmartwychwstanie? wstanie. Przecież on wie, i oni wiedzą, że nikt po śmierci nie wstaje. więc o co im chodzi? Tak, odpowiedzieli. My wiemy, że nie ma zmartwychwstania, ale uczniowie Jeszu o tym nie wiedzą i wierzą w zmartwychwstanie. Zatem wszystko uczynią, co jest w ich ludzkiej mocy, aby ich nauczyciel zmartwychwstał. Prokurator przetarł oczy. Nie wiedział, czy ma ich uważać za głupców, czy za ciężko chorych na umyśle. Spytał: Jak to? Co uczynią uczniowie, aby ukrzyżowany i pochowany w grobie człowiek zmartwychwstał? Kajafa odpowiedział: Prosta sprawa. Wykradnął potajemnie ciało. A na to prokurator. W jakim celu mieliby to uczynić? Do czego jest im to potrzebne? Aby pospólstwo uwierzyło, że Jeszua wstał. A jeżeli uwierzy, to co? Kajafa uśmiechnął się resztą wymuszonego uśmiechu i rzekł. Zmartwychwstały król judejski jest niebezpieczniejszy od żywego. Przecież to jasne, nieprawdaż? Ponc już odparł. Nie rozumiem, nie rozumiem, a na to Kajafa. Zaprawdę. To niełatwo zrozumieć. Tak powiedziawszy, pomyślał, że ten barbarzyńca, gdyby nawet przyjął wiarę w Jachwę, niczego na rozumie nie zyska. Był barbarzyńcą i pozostanie barbarzyńcą. Cierpliwość prokuratora wyczerpała się, spytał szybko i oskle. Właściwie czego ode mnie chcecie? Gdy dowiedział się, że proszą o postawienie straży przed grobem i pozwolenie na opieczętowanie kamienia zamykającego do niego wejście, zgodził się bez oporu i rad był, że za chwilę opuszczą pałac, że może wreszcie tą strażą i pieczęcią raz na zawsze zamknie krótkie dzieje jakiegoś szaleńca, który uważał się za króla Judei. Odeszli, wzięli kilku strażników z oddziału pomocniczego, postawili ich przed grobem i położyli na kamieniu pieczęcie. Księżyc stał nad Golgotą. Z martwych wstanie panowała niezmącona cisza. Olbrzymi, niewidzialny cień przesunął się po wierzchołku Golgoty. Ocienił macierzyńską skałę i długą, fioletową smugą. Spoczął na niej, jak ongi, na zamkniętych powiekach młodziutkiej. Miriam, oblicze jego jaśniało jak błyskawica. Siedzieli na ziemi, twarzami zwróceni ku jaskini i zastanawiali się, kiedy zostaną zluzowani. Zmęczeni byli całonocnym czuwaniem. Czas im się dłużył. W pośpiechu zapomnieli wziąć z sobą kostki do gry. Właśnie jeden z nich sięgał do sakwy, posuszone daktyle. Gdy usłyszeli potężny huk, dochodzący nie wiadomo skąd. Z nieba? Z podziemi? Od strony pustyni? Od strony Jerozolimy? Nadsłuchiwali czujnym uchem doświadczonych żołnierzy, którzy umieli ustalać pochodzenie i charakter wszelkich łoskotów, wybuchów, trzasków, grzmotów i świstów. Nabyli tego doświadczenia podczas wypraw wojennych. Nawet bez trudu odróżniali szelest gałęzi poruszonej wiatrem od szelestu tej samej gałęzi nieopatrznie potrąconej przez skradającego się wroga. Zjawisko nie powtórzyło się. Uspokoili się więc i podzieliwszy się daktylami, spożywali je w bogiej nadziei, że o świcie, który według ich obliczeń powinien już wkrótce wzejść, nastąpi upragniona przez nich zmiana straży. I wtedy poruszyła się ziemia. Lwi ryk wstrząsnął powietrzem. Skały podskoczyły jak młode jagnięta, przerażone zbliżaniem się drapieżcy, a były to skoki ogniste, wykonane w przerażającej samowiedzy o bliskiej i zionącej grozą obecności pańskiej, i zarazem były one radosne, wielbiące i taneczne, przypominające ekstatyczne pląsy króla Dawida przed arką przymierza. Góra pląsała w zapamiętałym uniesieniu, pląsały przerażone skały i pląsała dygocąca ziemia, a góra skakała jak ciele, a ziemia skakała jak młody bawuł, a grzmiący głos pana grzmiał z najgłębszej głębi i hukiem przynaglał górę do coraz żarliwszych pląsów. Nieprzytomni ze strachu strażnicy, leżąc na ziemi, która tymczasem uspokoiła się i spoczywała bez ruchu, jak wyczerpany tancerz, ujrzeli światło. Oślepiającej błyskawicy sięgającej od nieba do progu grobowej jaskini. Opowiadając potem Kajafie i Jerozolimskim kapłanom dzieje tej nocy, uparcie twierdzili, że błyskawica miała kształt człowieka, odzianego w białą jak śnieg szatę, co zresztą było całkowicie obojętne dla synów Izraela, dla których mimo ich skłonności do obrazowego myślenia, ważna była tylko treść zjawiska, o czym my mieliśmy już możność wielokrotnie się przekonać, a nie jego kształt. Zatem, nie rozstrzygając trudnego dylematu, jaki kształt miała błyskawica, pragniemy jedynie stwierdzić na podstawie opowiadania strażników, że moc objawiona w błyskawicy odwaliła kamień grobowy, a odwaliwszy go, podobny był teraz do powalonego olbrzyma, usiadła na nim i odziana w błyskawicowe światło, jak w płaszcz o oślepiającej bieli, siedziała niema i strażująca u stóp otwartego grobu. W przejrzystym powietrzu trzepotały przebudzone cienie, przybyłe z odległego czasu, tęskniące za ostatecznymi narodzinami. Głosy nigdy nie przemijające, cienie i głosy pustynnych praojców koczowniczego plemienia, które wyszło przed wiekami z haldejskiego Ur któż mógł wiedzieć że to wyjście było początkiem największych wydarzeń w dziejach ludzkości a wychodząc na wielką wędrówkę brało ze sobą w swej pamięci jak w ogromnych jukach wspomnienia o przodkach i tak obładowany ciężarem boga cieni głosów szło przed siebie aż do ziemi obiecanej ja razu nie zapomniało o swoich przodkach, a przodkowie nie zapomnieli o swoich potomkach, i wciąż byli przy nich obecni, i wciąż swoją obecnością przypominali żywym, że czekają jedni drudzy, żywi umarli, na ucieleśnienie przerzeczenia danego im przez Jachwę. Pamięć Izraela jest jak łańcuch, którym przykuty jest do niezniszczalnej wspólnoty umarłych, napełniających głębinowy nurt jego trwania oddechem nieskończoności. Tym wizerunkiem następstwa i porządku czasu, wywodzącego się od Jahwe, Ojca Rodu i wiecznego jego przodka. Więc trzepotały przebudzone cienie, szumiały w zaroślach, wśród drzew, wśród kamieni, wstrząśniętych poruszeniem ziemi, i wstępowały w sny potomków, w ich majaczenia zapruszone wspomnieniami, leżące głęboko pod warstwami urodzajnej nieświadomości. I trzepotem, szumem i szelestem dawały im znać o wielkiej pustce wykutej w skale. Izrael wiedział, co oznacza święta pustka, bo puste było miejsce Elohim. W kodesz ha i tak trzepocząc, szumiąc i szeleszcząc, płonęły w snak Jeszuruna cienie czuwające, wierne panu i swojemu czuwaniu. Wytrzymałość ludzkiej wrażliwości ma swoje granice. Zimne ciarki przebiegły po plecach strażników, którzy szczękając zębami uciekli. Świtało, księżyc zgasł. Za gór moabu, jak złote źrebie, wyskoczyło słońce i rozpoczęło rączy bieg po niebie. Rosa, która w nocy pokryła ziemię, szybko parowała, przybierającym skwarze dnia. Jezus ukazuje się swojej matce. Gdy Miriam, która już drugą noc spędziła z niewiastami na modlitwach, Siedziały na ziemi, zawodziły, śpiewały żałobne kinot. Oparła się plecami o ścianę i zmęczona usnęła. Mariamne z Magdali, Hana, Mariam, Matka Jakowa i Salome, Matka Synów Zebadi, wyszły na palcach z izby i udały się pustymi ulicami, jeszcze pogrążonymi w jasnych ciemnościach księżycowej nocy, do bramy ogrodów, aby natychmiast po jej otwarciu, a było już do świtu niedaleko, pójść na Golgotę. I uświęcić grób Jeszły Ben-Josef wonnościami zakupionymi wczoraj wieczorem u znajomego sprzedawcy balsamu. Miriam ocknęła się. W kącie izby dopalała się oliwna lampka, której płomyk był teraz ledwo widoczny w jasnych płomieniach świtu. Niewiasta rozejrzała się po izbie. Poszły. Poszły do grobu, nie zbudziły jej. Jak długo spała? Chciała z nimi iść. Chciała z nimi iść, a one poszły same. Prawdopodobnie chciały, żeby nieco wypoczęła, ale właściwie po co chce iść do grobu? Ten grób dźwiga w sobie, pod sercem. Jak ongi dźwigała Jeszuę w swoim macierzyńskim łonie, tak samo teraz dźwiga w sobie jego grób, w łonie, pod sercem. O, jak ciężkie jest to żałobne brzemię. Z jego śmiercią dobiegło końca jej życie. Nie ma już czego szukać na tym świecie. Tak, tak, wiedziała, że ją bardzo kochał, ale poszedł w świat cały oddany Elohim, ojca więcej kochał niż ją. Tak powinno być, tak powinno być. Słowa te powtarzała wciąż od wielu, wielu lat i za każdym powtórzeniem przynosiły jej wielką ulgę. A teraz syn nie żyje. Czy nie mogła umrzeć przed nim? Na pewno była do czegoś potrzebna, skoro pan kazał jej żyć i przeżyć śmierć syna. Może życiem w cieniu miała świadczyć o prawdziwości cienistego zwiastowania? Może jej obecność potrzebna była pod krzyżem? Może pan chciał, aby martwa głowa Jeszuły spoczęła na jej łonie? Dobrze jest tak, jak jest. Wszystko spełniła, co pan jej kazał spełnić. Była posłusznym narzędziem jego woli, chociaż nie wszystko po dzień dzisiejszy jest dla niej zrozumiałe i jasne. Niechaj się dzieje. Według jego słowa. O, jak ciężki jest ten grób, który w sobie dźwiga. Czy to jest naprawdę grób? Czy to brzemię jest naprawdę martwym ciałem jej syna? Jej niebieskie, głęboko osadzone oczy pod czarnymi łkami brwi zabłysły łagodnym światłem, jak wtedy, gdy będąc nazarytańską dziewczyną, w domu rodziców ujrzała w sobie postać nieznanego męża idącą ku niej z głębi półmrocznej izby. Upadła na twarz, objęła rękami jego nogi, spytała: To ty, mój synu, najukochanniejszy? Usłyszała odpowiedź. Milczała, bo nie mogła z siebie wydobyć głosu. Pusty grób. Było już jasno, gdy niewiasny, smucąc się i rozpamiętując męczeńską śmierć rabiego, zdążały pod górę, aby uczcić jego grób i po raz ostatni uwielbić doczesne szczątki człowieka, u którego boku przez trzy lata kształtowały swoje dusze i spełniały z oddaniem i wiernością służebne posługi. Udając się do grobu, miały pierwotnie zamiar prosić kilku apostołów, aby im towarzyszyli w żałobnej drodze i usunęli kamień zamykający wejście do jaskini, ale bystra Salome po namyśle wytłumaczyła niewiastom, że nie powinny wystawiać na próbę mężów, w których duch osłabł, a przezorność wzięła górę nad rozwagą. Czy miały prosić po to, aby im odmówili? Po co ich narażać na jeszcze większy upadek ducha? Ci, którzy w obawie o własne bezpieczeństwo uciekli i ukryli się, na pewno nadal przeżywają ten sam lęk, a ich nogi są wciąż gotowe do dalszego pieszchania. Zaniechały więc zamiaru i poszły same i idąc kłopotały się. Wiedziały bowiem, że same nie zdołają przetoczyć olbrzymiego głazu, chociaż przyzwyczajone do prac gospodarskich, nie jeden dźwigały ciężar, obracały żarna, nosiły kosze z owocami i ugniatały bosymi stopami Winną latoroś. Usunięcie grobowego kamienia było ponad ich siły. Stanęły na szczycie golgoty. Słońce zalało Jerozolimę potopem mierzącego się światła. Trzy krzyże z oliwnego drzewa, które jeszcze wczoraj były narzędziami okrutnej męki, w słonecznym blasku dnia traciły swój groźny wyraz i przypominały trzy ptaki o szeroko rozpiętych skrzydłach gotujących się do dalekiego odlotu. Na dole miasto wrzało rojnym życiem. Przez Via Romana ciągnęły karawany wielbłądów, objuczone towarami, ryczały osły, szli handlarze, rzemieślnicy. Życie toczyło się swoim zwykłym, codziennym biegiem. Niewiasty, westchnąwszy nad tą gorzką i nieczułą codziennością i zgiełkiem ludzkiego życia płynącego obojętnie utartą drogą wokół męczeńskiej góry, Zeszły w dolinę i pieły się po jej przeciwległym zboczu, rozglądając się wokoło, w poszukiwaniu ludzi, którzy by pomogli im usunąć głaz sprzed jaskini. Było pusto i cicho. Przystanęły. Mimo wielu słusznych spostrzeżeń, postąpiły nierozważnie, nie prosząc apostołów o pomoc. Cóż mają teraz uczynić? Zawrócić? Czekać? Mariamne z Magdali spojrzała ku stokowi przyłożyła dłoń do czoła, aby osłonić oczy przed promieniami słonecznymi i wskazując wyciągniętym palcem na grób, krzyknęła. Ktoś odwalił kamień. Niwiasty spojrzały i krzyknęły. Odwalono kamień. Stały obezwładnione przerażającym odkryciem, po czym pobiegły ku grobowi i zdyszane, półżywe ze zmęczenia stanęły przed ciemnym wejściem, obok którego leżał głaz wewnętrzną stroną zwrócony ku górze, z czego należałoby wnioskować, że jakaś ogromna moc wysadziła go z kolejny i cisnęła o ziemię. Z grobu zionęło chłodem i ciemnością. Pochyliły głowy. Zajrzały do środka i ostrożnie na palcach, jakby się bały, że nieostrożnymi ruchami mogą spowodować rumor i obudzić rabbiego, weszły do przedsionka i ciasno do siebie przytulone, utkwiły spojrzenia szeroko wytrzeszczonych oczu w mroku wypełniającym wnętrze grobowca. Był pusty, zdusiły w sobie krzyk. Patrzyły na kamienną ławę, na porzucone opaski, chustę, przesieradło, na ściany, na podłogę i znów na kamienną ławę. – Grób jest pusty! – szepnęła Mariamne z Magdali. – Nie ma go! – szepnęła Salome. – Co się stało z jego ciałem? – rzeczowe pytanie Hany podziało na nie wstrząsająco. – Kto je zabrał? To rzuciła Mariam matka Jakowa i tym pytaniem, które wypływało z pytania Hany, jak rzeka ze źródła, wprowadziła zamęt do duszy swojej i reszty niewiast. Tak. Kto się zabrał? zawerkowała Mariamne z Magdali i zmrużyła oczy. W drżące ze strachu niewiasty uderzył jaskrawy blask, bijący z nadkamiennej ławy. Płomień o olśniewającej bieli, nadzwyczajnej mocy, jeden z tych płomieni, który pali się i nigdy się nie spala, jest zarazem płomieniem i głosem, płonącym i mówiącym. Niewiasty padły na twarze i usłyszały głos, który mówił: Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jeszuły z Nazaretu ukrzyżowanego. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Niewiasty, mimo zapewnień głosu, że nie powinny go się bać, zdjęte przewidującym strachem, poderwały się z ziemi i uciekły. I biegnąc z boczem w dół, blade i nieprzytomne, zatrzymały się dopiero na dnie doliny i tutaj, w bezpiecznej odległości od grobu, poczęły zastanawiać się nad pochodzeniem, treścią i znaczeniem zasłyszanych słów. W zgodnej jednomyślności stwierdziły, że był to głos widzący i natchniony, a ponieważ ton jego był mocny i dźwięczny, utwierdziły się w przekonaniu o jego młodzieńczej naturze i nazwały go po prostu młodzieńcem. Ale najważniejsze jest to, co powiedział. A powiedział rzecz niesłychaną, niewiarygodną, wykraczającą poza wszelką ludzką świadomość, poza wszelkie wyobrażenie: powiedział, że rabbi żyje! Żyje! Co oznacza, że rabi żyje? Jak może żyć człowiek, który został ukrzyżowany i umarł na ich oczach, na krzyżu? Stały, osłupiały, odurzone widzeniem, olśnione i zarazem wątpiące o prawdziwości tego, co widziały, i im dłużej zastanawiały się nad nadzwyczajnością zjawiska, tym silniej uzmysławiały sobie jego nieprawdopodobieństwo i upewniały się w przekonaniu o omylności swoich oczu i uszu, które widziały i słyszały to, Czego nie było i co nie zostało powiedziane. A jednak widziały i słyszały i potwierdzały to zgodnym świadectwem swoich ust. Powiedział, że rabbi żyje. Jeżeli żyje, dlaczego się ukrywa? Im więcej stawiały sobie pytań, tym mniej odnajdywały odpowiedzi. Każda ich pewność pełna była wątpliwości, a każda wątpliwość wspierana była przez pewność. Zagubione w chaosie roztrząsa niezmiennych sądów, doszły do przekonania, że jednym niewątpliwym faktem jest pusty grób. Te wiadomość postanowiły przekazać apostołom i zataić przed nimi widzenie tajemniczego młodzieńca i wypowiedziane przez niego słowa: mąż jest mężem, niewiasta jest tylko niewiastą. Świadectwo niewiasty nie jest świadectwem pełnowartościowym, dlatego nie może ona zeznawać i świadczyć przed sądem. Niech mężowie pójdą do grobu i wszystko sprawdzą i zaświadczą niezawodnym sprawdzeniem i niezbitym zaświadczeniem synów praojca Adama. Skoro Pan stworzył kruchość niewiasty, a moc położył w mężach, niechaj oni utwierdzają prawdę. Elohim wiedział co robi. I tak postanowiwszy, szybko udały się do domu Józefa Barnabułach, Lewity. Kefas i Johannan Ben Zebadia u grobu. Niewiasty przestanęły na tarasie dachu. Mariamne z Magdali zapukała do drzwi i zawołała: Otwórzcie! Zaskrzypiał skobel. W uchylonych drzwiach ukazała się głowa Jechudy Ben-Halfi. Czy jest Kefas? Jest, odpowiedział Jechuda. Niech wyjdzie na taras, rzekła Mariamne z Magdali, a wy wyjdźcie z nim razem. Tu nikt was nie dostrzeże. Czy coś się stało? Tak, co. Opowiem wam, wyjdźcie. Wyszli i usiedli na glinianej polepie tarasu. Naprzeciw, w słusznej odległości, zgodnie ze zwyczajem, usiadły niewiasty. Ponieważ nie wiedziało od czego zacząć opowiadanie, zapanowało głuche, pełne wyczekiwania milczenie, niezręczne i kłopotliwe, aby nie narazić się na zarzut ciekawości, co byłoby sprzeczne z godnością synów Adama. Ale gdy Mariamne z Magdali zaniosła się płaczem i nie mogła się uspokoić, Kefas nadał swojemu głosowi ton ojcowskiej troski i spytał. Co się stało, niewiasto? Mariamne otarła policzki i rzekła. Zabrano rabiego z grobu. Apostołowie podnieśli się z ziemi, nie odrywając wzroku od niewiast, jak od zmyślonych przez sen widziadeł. Co mówisz, niewiasto? krzyknął Kefas. Skąd wiesz o tym? Byłyśmy mu u grobu. I co? krzyknął Kefas, potrząsając rękami. Grób jest pusty. Pusty? powtórzyli apostołowie. Tak, pusty, potwierdziły niewiasty. Po co tam poszłyście? spytał Johanan Benzebadia. Chciałyśmy uczcić grób wonnościami, odrzekła jego matka Salome, na dowód czego wyciągnęła z zanadrza swoich balsamu. I co było dalej? naciskał Kefas. Gdyśmy przyszły na miejsce, wyjaśniła Mariamny z Magdali. Grób był pusty, ciała nie było, na kamiennej ławie leżało śmiertelne prześcieradło. I opaski, dodała Hanna. I chusta, uzupełniła Mariam, matka Jakowa. Więc co się stało z ciałem? zawołał Kefas. Nie wiemy, odpowiedziały. Kto je zabrał? Po co? W jakim celu? Pytali apostołowie, oszołomieni nieprawdopodobną wiadomością. To jest niemożliwe, krzyknął nad Hannael Bentolmai. Niewiasty bredzą! Filip z podełba patrzał na Mariamnę z Magdali. Wołali jeden przez drugiego. Po co słuchamy niewieścich zmyśleń i majaczeń? To nie jest godne statecznych uszu synów Izraela. Wstydźcie się, mężowie, przykładać wagę do świadectwa kobiet. Mądrość ojców głosi, że każda niewiasta coś opuszcza, coś dodaje, coś zmienia. Nie słuchajmy ich wołania. Nie słuchajmy! Wtedy Mariamne z Magdali, odpowiadając im, rzekła: Idźcie i sami sprawdźcie. To powiedziawszy, z płaczem podniosła się z ziemi, a za nią podniosły się Salome i Hana i Miriam, i zalewając się łzami, zeszły schodami na dziedziniec, a stamtąd udały się do niewieściej izby. Płacz niewiast, zamiast wzruszyć apostołów, umocnił w nich przekonanie, że słusznie uczynili, nie dając wiary ich opowieści. Wymieniali między sobą niepochlebne zdania o niewieściej wyobraźni, na której niczego budować nie można, a ponieważ uważali, że godność mężów nie może narażać się na śmieszność, postanowili nie sprawdzać niewiarygodności zjawisk niewiarygodnych i powrócili do izby. Na tarasie pozostali tylko Symeon ben Jona i Johanan ben Zebadia którzy patrząc ku północy w kierunku niewidocznej stąd Golgoty, ukrytej za wysokimi murami i wieżami pałacu Heroda, ważyli w myślach tę samą myśl i wypowiedzieli ją równocześnie, tymi samymi słowami. Pójdziemy i sprawdzimy. I poszli. Gdy stanęli na zboczu doliny i z dala ujrzeli odwalony kamień i czerniejące w słonecznym blasku wejście do grobu, Zaskoczeni niezwykłością tego widoku, potwierdzającego opowieść niewiast, pędem puścili się pod górę. Johannan Benzebadia sadził jak młody jeleń i znacznie wyprzedził kefasa, który, starszy wiekiem, sapiąc, starał się bez powodzenia dogonić towarzysza. Widząc jednak, że wysiłek jego jest daremny, zwolnił kroku i zgarbiony powoli wspinał się i od czasu do czasu przystawał dla zaczerpnięcia tchu. Tymczasem Johanan stanął przed wejściem do grobu i zastanawiał się, czy ma wejść do środka, czy zaczekać na przyjaciela. Niecierpliwość serca kazała mu zajrzeć do wnętrza. Pochylił głowę, a gdy oczy jego pełne jeszcze słonecznego światła oswoiły się z ciemnością, ujrzał w głębi, leżące na ziemi, lniane opaski. Serce tłukło mu się w piersiach. Cofnął się. Obok niego stał kefas, który bez namysłu, nie zatrzymując się w przedsionku, wszedł do grobowca. Grób rzeczywiście był pusty. Na ziemi, pokrytej rozsypanym aloesem i mirrą, leżały opaski, na kamiennej ławie płótno, a obok oddzielnie zwinięta chusta, którą okręcona była głowa rabbiego. Wyglądało to wszystko tak, jakby Jezus wstał z ławy, zrzucił z siebie śmiertelne odzienie i oddalił się. Ale jak? Którędy? Dokąd? Podnieśli z ziemi opaski, pochylili się nad kamienną ławą i brali do rąk chustę i płótno. Odwracali je na obie strony, oglądali dokładnie. Znaleźli na nich rdzawe wybroczyny, a w fałdach śmiertelnego płótna resztki sproszkowanych wonności i nic nie rozumiejąc, zdumieni przerażającą pustką, opuścili jaskinie i wyszli na światło dzienne. Schodząc z góry, z początku nic do siebie nie mówili, i dopiero gdy milczenie poczęło im ciążyć, Kefas głośno przemówił, a jego rozsądne wywody tak bardzo przekonały Johanana, że nie uważał nawet za potrzebne ich potwierdzać własnymi spostrzeżeniami. Kefas idąc mówił: „Żaden, choćby największy grzesznik w Izraelu, nie ośmieliłby się targnąć z jakikolwiek powodów i dla jakikolwiek celów na pokój duszy nawet swojego największego wroga.” Cały dom Izraela wie, że ciało jest mieszkaniem duszy, a jej spokój zależy po śmierci ciała od spokoju ciała. Więc biada temu, kto narusza spokój ciała, bo naruszając spokój ciała, narusza spokój duszy. A kto narusza spokój duszy należącej do Jahwe, ten drażni Jahwe i jest wrogiem Jahwe. Bo podnosi rękę przeciw własności Pańskiej i przeciw całemu porządkowi ustalonemu przez Pana, który jest Panem porządku i ładu. Dlatego szlachetny król Dawid pochował ciało swojego wroga Saula. Dlatego nawet bluźnierca Herod Antypas w obawie przed zemstą Elohim wydał ciało niestrzeżonego jego uczniom, aby je pochowali. I dlatego martwe ciało bezbożnej królowej Jezebel, składającej ofiary obcym bogom, rzucił zazdrosny pan na pożarcie psom na Polak Jezreel, aby unicestwić jej duszę na całą wieczność. Nikt, Johana nie badia, nikt nigdy w całym Izraelu nie ośmieliłby się otwierać grobu i wykradać ciała, bo oddanie ostatniej posługi martwemu ciału i spokój martwego ciała… Są świętym nakazem Pana? A teraz pomyśl, Jochananie Benzebadia, gdyby nawet znalazł się w Izraelu taki bluźnierca, który wykradłby ciało rabiego dla jakichkolwiek powodów i dla jakichkolwiek celów. Istnienie takiego grzesznika ja nie wierzę, ale przypuśćmy, że taki grzesznik istnieje, chociaż istnieć nie może, po cóż by zdzierał z martwego ciała płótno śmiertelne, chuste i opaski? Dlaczego, po co? Jaki miałby w tym cel, synu gromu? Tak mówił Kefas. Zatrzymał się i rzekł: Więc gdzie jest ciało rabbiego? Johannan ben Zebadia, który przez cały czas potakiwał głową, również zatrzymał się i powtórzył za Kefasem: Więc gdzie jest ciało rabbiego? Ponieważ na to pytanie nie umieli udzielić sobie odpowiedzi, szli dalej, głęboko strapieni nieudolnością swoich dociekań. Ich myśli otaczała nieprzebyta ciemność. W bramie ogrodów spotkali Mariamnę z Magdali, przystanęli. Słusznie mówiłaś, niewiasto rzekł Kefas. Mariamnę milczała. Dokąd idziesz? Spytał Johanan Benzebadia. Na Golgotę odpowiedziała Mariamnę. Nie dotykaj mnie. Mariamne. Wprawdzie Mariamne z Magdali powiedziała Kefasowi i Johananowi Benzebadia, że idzie na Golgotę i rzeczywiście szła na Golgotę, szła jednak wbrew ich przypuszczeniom nie do grobowca, lecz na poszukiwanie ciała Rabebiego. Słowa świetlistego młodzieńca wydały się jej tak nieprawdopodobne, że zwątpiła o rzeczywistości widzenia, które według jej domysłów ktoś nocą wyniósł z jaskini i pochował w jakimś ustronnym miejscu. Po co to uczynił? To pytanie, podobnie jak Kefas i Johanan, stawiała sobie również Mariamnę i również jak oni, nie znajdowała na nie rzeczowej odpowiedzi. Ale podczas gdy dwom apostołom nawet nie zaświtała w głowie myśl wszczęcia poszukiwań, dzielna niewiasta, jak pisał król Salomon, cenniejsza jest od pereł, postanowiła natychmiast działać, a nie wiedząc, jak jej zamiar ocenią apostołowie, nikogo nie wtajemniczyła w swój plan i wymknąwszy się cichaczem z domu, Poszła na wzgórze trupiej czaszki. Gdy stanęła na szczycie stwierdziła, że nigdzie nie ma żywej duszy. Poczęła przeszukiwać jaskinie u podnóża doliny, zaglądała za złomy skalne, do jam i rozpadlin, zapuściła się między gęste zarośla, kluczyła po zarośniętych ścieżkach, zajrzała do kilku rozległych pieczar. Zmęczona błądzeniem i kołowaniem po bezdrożach i wertepach, dowlokła się do grobu rabbiego i usiadła na odwalonym głazie. Po krótkim wypoczynku postanowiła wrócić do domu, zrozumiała bowiem niedorzeczność swoich usiłowań, z góry skazanych na niepowodzenie, gdyż przeszukanie po kolei wszystkich jaskiń przerastało możliwości jednego człowieka. Wstała, pochyliła się i zajrzała do grobu. Ciemna pustka i okrutna nieobecność Jezusowego ciała znów poruszyły ją do głębi. Wraz ze zniknięciem doczesnych szczątków rabbiego wymazane zostało całe dotychczasowe życie apostołów, niewiast i jej, a przyszłość ich wszystkich zawisła w jałowej próżni, w bezkresnym i doszczętnym nieistnieniu. Płacząc, odwróciła się i ujrzała stojącego przed nią nieznanego męża, który rzekł – Niewiasto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Mariamne przyjrzała się pytającemu. Był szczupły, silnie zbudowany, wysokiego wzrostu, o czarnych oczach pod prostymi brwiami. Kąty warg, nieco podniesione ku górze nadawały jego twarzy wyraz łagodnego uśmiechu i cierpliwego spokoju. W krótkiej, rozwidlonej brodzie srebrzyły się siwe nitki. Odziany był w tunikę opasaną lenianym pasem. Na nogach miał mocno podniszczone sandały. Co świadczyło, że odbywał długie piesze wędrówki. Zdawało jej się, że jest ogrodnikiem, może pracownikiem rolnym, może winogrodnikiem. W każdym razie skojarzyła sobie jego postać z kimś, którego życie związane jest z pracą na roli, w ogrodzie, winnicy, a było to skojarzenie nad wyraz zastanawiające i właściwie niczym nieumotywowane, gdyż zewnętrzny wygląd nieznajomego, zwłaszcza jego delikatne ręce, nie potwierdzały słuszności tych spostrzeżeń. Zresztą trudno było teraz wymagać od Marianny ścisłości, albowiem, mimo ostrej wyrazistości rysów i stroju męża, cała jego postać była nieco zamglona, co prawdopodobnie brało się stąd, że stał w oślepiającym świetle słonecznym, które jak wszystko, co jest w nadmiarze, rozrzutnością raczej zaciemnia niż rozjaśnia możliwości ludzkiego widzenia. Był na pewno synem Izraela, o czym świadczyły rysy twarzy, mowa i akcent, i przede wszystkim chwasty u tuniki. Równocześnie jednak zdumiewało jego zachowanie, bo przecież żaden potomek Abrahama nie nawiązałby rozmowy z przypadkowo spotkaną niewiastą, niezależnie od tego, czy ją znał, czy jej nie znał. Marianna była pewna, że go nigdy w życiu nie widziała, ani też nie spotkała nikogo, kto byłby do niego podobny. Była w nim jakaś niepowtarzalna jedyność, pomyślała, że może właśnie jest tym, który ukrył ciało rabbiego. Nie wiadomo, skąd się wzięła w niej. Ta myśl i natychmiast uzmysłowiła sobie niedorzeczność takiego przypuszczenia. Było za późno, słowa były szybsze od myśli. Zanim rozsądek nakazał jej powściągliwość w mówieniu, wargi przemówiły. Panie, powiedziała, w tym grobie pochowany był Jeszua Ben Josef z Nazaretu. Dzisiaj znaleźliśmy jego grób pusty. Jeżeli ty przeniosłeś rabiego, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. A na to rzekł ogrodnik – Mariamne. Na dźwięk swojego imienia w ustach nieznajomego, niewiasta spojrzała na niego wzrokiem nieufnym i natychmiast podejrzliwa nieufność przeobraziła się w przerażenie. Zasłoniła rękami oczy. Nie wątpiła, że to, co widzi, jest urojeniem spragnionych oczu. Wyobraziła sobie, że gdy je odsłoni, niesamowite zjawisko, ośmielające się naśladować swoim głosem i wyglądem Jeszue ben Josef, zapadnie się w otchłań Szeolu. Oderwała dłoń od twarzy. Przed nią stał rabbi. Z ciała, krwi i kości, ten sam, za którym od trzech lat, od chwili gdy ją uleczył, szła krok za krokiem, ten sam, którego słyszała, wygłaszającego nauki, ten sam, którego widziała łagodnego i gniewnego, grożącego i przebaczającego, krzyknęła rabboni! Powolnym krokiem Ostrożnie zbliżała się do Jezusa, wpatrzona w jego oblicze, i widziała, że jest człowiekiem, żywym człowiekiem. Widziała coraz pewniej i nieomylniej, i mimo to nie mogła oprzeć się pokusie sprawdzenia tego, co widzi. Wyciągnęła rękę i wyszeptała przytwierdzająco: To ty jesteś, rabboni. Wierzę, że jesteś w swoim własnym ciele, żywy i zdrowy. Chociaż nie rozumiem, jak to się mogło stać, że ty, umarły męczeńską śmiercią na krzyżu, stoisz przede mną, cielesny i żywy, jakbyś nigdy nie umarł. Tak szeptała i z wyciągniętymi rękami zbliżała się do Jezusa, chcąc Go dotknąć dotykalnym potwierdzeniem. Albowiem niepomna była niedotykalności odsłonionego poznania. Świętej niedotykalności przestrzeganej przez Pana z tak wielką niezawodną dokładnością, że już w Gan Eden nie tylko zabronił spożywać człowiekowi owoców z drzewa poznania, ale zabronił go również dotykać, powiedział wyraźnie: Nie wolno Wam go dotykać, abyście nie pomarli. I z tych samych powodów ostrzegł Mojżesz, aby podczas zawarcia przymierza na Synaju żaden syn Izraela nie odważył się nawet dotknąć podnóża góry. Bo ten, kto dotknie góry uświęconej świętą niedotykalnością, ukarany będzie śmiercią. I z tych samych powodów bezlitośnie nawet pokarał śmiercią pobożnego i gorliwego Uzę, gdy ten, chcąc podeprzeć chwiejącą się Arkę Przymierza, ciągnioną przez znarowione woły, nieopatrznie dotknął jej rękami. Skąd mogła wiedzieć biedna Mariamne z Magdali, że rozmawia teraz z Bogiem? odsłonionym w ciele wiecznym i niezniszczalnym, cielesnym cielesnością ducha, będącym równocześnie ciałem i duchem, połączeniem sił niebezpiecznych, które mogą swą mocą w okamgnieniu spalić na popiół człowieka, lekkomyślnie dotykającego, ostatecznego poznania. Mariamne, więc, nieświadoma grożącego i niebezpieczeństwa, już zamierzała palcami dotknąć szaty Jezusa gdy nagle usłyszała ognisty głos płynący z głębi głosu. — Nie dotykaj mnie, Mariamne. Szybko cofnęła dłoń. Chciała go jeszcze o coś spytać, ale i słowa w porę cofnęła do swojego wnętrza, bo nagle pojęła, że dotyk słów może być równie groźny jak dotyk wyciągniętej dłoni. Jezus, nie rozpraszając niewiedzy niewiasty ani nie wtajemniczając jej w tajemnicę niedotykalności, Dał jej do zrozumienia w kilku niezwykle oszczędnych i nadere znamiennych dla jego sposobu mówienia słowach, że gdy wstąpi do Ojca swego, co już wkrótce się stanie, który jest ich Ojcem, i do Boga swojego, który jest ich Bogiem, zjawiać się będzie ludziom nie w odsłonionym ciele ducha, tu położył zbawienną ciemność na domyślności niewiasty, lecz w postaci niegroźnej dla ich życia. To powiedziawszy, kazał jej wrócić do apostołów i oznajmić im, aby udali się do Galilei, gdzie go zobaczą. Postanowił bowiem nad jeziorem Kineret, w domu wody, powtórzyć świętym powtórzeniem cud wielkiego połowu ryb, znak połowu ludzi i w miejscu swoich prac, przed obliczem otchłani wodnej, po której chodził i której śmiercionośny żywioł okiełznał, udzielić uczniom ostatnich nauk i ostatnich poleceń. Odwrócił się i począł się oddalać, stąpił na dno doliny. Potem piął się z boczem pod górę, minął nie zatrzymując się trzy krzyże i zniknął za zachodnim garbem wzgórza, jak znika zachodzące słońce. Dokąd poszedł? pomyślała Marianna. Czuła w głowie zamęt. Widziała żywego rabiego. Stało obok niej w żywym ciele, mówił i rozkazywał. Jego żywe ciało, jego żywe słowa i żywe rozkazy są dowodem, że wstał, że rzeczywiście żyje. Co znaczy, że wstał? Co znaczy, że żyje? Co znaczy, że żyje człowiek umarły? Co znaczy, że żyje człowiek, który umarł na jej oczach na krzyżu? Czego dowodem jest jego zmartwychwstanie? Lęk tłumił rosnącą w niej radość. Poczęła zastanawiać się, jakim sposobem rabbi zmartwychwstał. Przecież powiedział, że wkrótce wstąpi do swojego ojca. Żywy wstąpi do ojca? Jak może żywy człowiek wstąpić do Elohim? Mariamne z Magdali nic nie rozumiała. Szła przed siebie jak we śnie. Powtarzając półgłosem oderwane słowa o śmierci, zmartwychwstaniu i życiu, i znów o życiu, zmartwychwstaniu i śmierci. A pojęcia te kłębiły się pod jej czaszką, łączyły się z sobą i rozpadały, umacniały się, potwierdzały wzajemnie i uzupełniały. A potem każde z osobna przerażało swoją nadzwyczajnością, a potem znów stopione razem w niepojętą całość, świadczyły o sobie niezaprzeczalną prawdą. Jest żywy, żywy, żywy! krzyczało wnętrze niewiasty. Jest żywy, żywy, żywy! krzyczały jej usta. Przestanęła, jak to wszystko opowie apostołom? Przecież jej nie uwierzą. Szła powoli, rozważając trudności, które napotka podczas opowiadania opornym, wątpiącym apostołom o spotkaniu z rabbim. I nie rozumiała, dlaczego on uczynił posłańcem swoich poleceń bezbronną i słabą niewiastę. Które świadectwo nie ma żadnej wartości. Po kolei odrzucała różne przypuszczenia, inne zachowywała w pamięci, potem spośród zachowanych odrzucała mniej prawdopodobne, aż wreszcie z wielkiej ilości domysłów pozostał jeden domysł, który wydał się jej najbardziej przekonujący. Rabbi uczynił niewiarygodną niewiastę swoim posłańcem, aby podnieść ją z poniżenia, a wartość jej świadectwa zrównać z wartością prawych mężów Izraela. Twarz Mariamne z Magdali rozjaśniła się, a radość wstąpiła w serce. Rabbi jest żywy żywą cielesnością. Nie ma samotności ani rozpaczy, jest wielka nadzieja. Chwalcie Pana pod sklepieniem Jego mocy, chwalcie Go w niezmierzonych dziełach Jego, chwalcie Go w pełni Jego wielkości, śpiewajcie Panu pieśni nową, Jego chwałę w zgromadzeniu pobożnych. niechaj Izrael raduje się swoim Stwórcą, a Synowie Syjonu, niech się weselą swoim królem. Szła przez rojne miasto, śpiewała i pląsała, a przechodnie przystawali i litowali się nad szaleństwem nieszczęśliwej dziewczyny, albowiem nie wiedzieli, że jest ona najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Mariamne z Magdali przynosi apostołom dobrą wieść. Apostołowie i uczniowie wiedzieli już o pustym grobie od Kefasa i Johanana Benzebadia. I siedząc teraz w wieczerniku, zmęczeni nurtującymi ich wątpliwościami, pogrążyli się w płonej bierności, albowiem wiadomość o zniknięciu Jezusowego ciała jeszcze bardziej pogmatwała ich myśli. Wyniki, do których doszli, były nadwraz żałosne. Żył błogosławiony mąż Boży, Jeszua ben Josef, siewca dobrego słowa, cudotwórca, lekarz dusz i ciał, którego Elohim z niewiadomych powodów opuścił, o czym sam rabbi dał głośne świadectwo, z wysokości krzyża, a źli ludzie! Jakow ben Halfi z uporem twierdził, że byli to bogacze o zatłuszczonych sercach i kapłani o zbutwiałych sumieniach, wydali go na śmierć ludziom równie złym jak oni, a ci go ukrzyżowali, a potem niewiadome ręce pohańbiły grób, wykradły ciało i ciała nie ma, a Elohim położył ciemność nad ich ścieżkami, jak drzewo z ziemi wyrwał ich nadzieję, i zapisał ich w poczet. MĘŻÓW ROZPACZAJĄCYCH Stanęli przed kamiennym murem, którego nie umieli przebić. Ich ociężała bezsilność osiągnęła swój szczyt. Poddali się prawom marnej bezcelowości, która drapieżnymi mackami zagarnęła ich w posiadanie. Ich życie stało się martwym mrokiem bez twarzy, gdy więc Mariamne z Magdali znienacka wpadła do izby, wołając w gorącym uniesieniu Rabbi żyje! Widziałam go! Widziałam żywego w żywym ciele! Mówiłam z nim! Jej żywiołowy wybuch radości przyjęli apostołowie bez wrażenia i uznali go jednomyślnie za objaw wzruszającej i wybujałej skłonności do obrazowania, tym kłopotliwszego dla otoczenia, że niesprawdzalnego. Mariamne stała jak wryta. Widząc niewzruszoną postawę apostołów, odpowiadających jawnym niedowierzaniem na radosną wieść o żyjącym rabbim i o poselstwie, które jej zlecił. Nie pomogły uroczyste zapewnienia i przysięgi, że wszystko, co mówi, jest prawdą, wyzbytą wszelkiej nieścisłości, że rabbi nie jest duchem, widmem, cieniem, ale żywym człowiekiem, że powtarza dosłownie jego polecenie, niczego nie dodając i niczego nie ujmując, że opisuje z bezbłędną dokładnością jego zachowanie, jego ubiór, ruchy jego rąk i ruchy jego głowy. Wreszcie wyjawiła niedowiarką, że o świcie ona i niewiasty, które przybyły z nią do otwartego i pustego grobu, ujrzały siedzący na kamiennej ławie świetlisty głos, który je spytał pytaniem oznajmującym: żyjącego szukacie wśród umarłych. Ale ponieważ nie były pewne, czy zjawisko jest rzeczywiste, postanowiły zataić przed apostołami tajemnicze widzenie. Teraz jednak, gdy jest pewna swoich oczu, uszu i ust, widziała Rabiego tak, jak ich teraz widzi, słyszała go tak, jak ich teraz słyszy, mówiła z nim tak, jak z nimi teraz mówi, przekazuje im jedno i drugie zdarzenie i prosi ich, aby dali wiarę prawdzie, którą im wyjawiła. Apostołowie w odpowiedzi wyrazili swoje zdania, jedni zdawkowe, inni lekceważące, a teon Bliźniak wręcz powiedział, że uważa opowiadanie niewiasty za szaleńcze urojenie. Najoględniej i z niejaką chwiejnością mówili Kefas i Johanan Ben Zebadia. Wszyscy natomiast razem oświadczyli z bolesną pewnością, że niezachwianą prawdą jest tylko pusty grób, a pusty grób nie jest żadnym dowodem cielesnej obecności żywego Jeszua y Ben Yosef wśród ludzi żyjących prawdziwym życiem. To powiedziawszy, zaczęli zastanawiać się, co mają z sobą obecnie począć. Czy mają rozbiec się po kraju, ukryć i trwać w ukryciu do czasu, aż minie nienawiść kajafy, kapłanów, saduceuszów, faryzeuszów i głucho będzie o rabbi mi o nich? Czy może powinni powrócić do domów, do rodzin, do rodziców, do żon i dzieci i rozpocząć pracę w swoich zawodach, które porzucili dla Jeszuły? Wszyscy uważali, że czekanie bez celu w Jerozolimie pełnej wrogich kapłanów, na pewno knujących w tajemnicy spisek przeciw apostołom i uczniom błogosławionego męża, jest lekkomyślną niedorzecznością. Wymieniali zdania, określali swoje stanowiska, omawiali położenie i możliwości na przyszłość, krzyżowały się oceny w miarę bystre i sprawne z nad wyraz niezręcznymi i nieporadnymi, a wszystko ogarnęło kłótliwe i smutne ożywienie. Tak znamienne dla ludzi pozbawionych nagle przyszłości i zastanawiających się nad sposobami jej odbudowy. Wreszcie przemówił Halfizemaus, a przemawiając tak mówił: Cóż po mnie tutaj wśród was, skoro Jeszua ben Josef umarł i nie ma go, a wraz z nim umarła nadzieja naszego ludu. Myśmy się spodziewali, że rabbi będzie jak Cypry, wiecznie zielony, że będzie Goelem, odkupicielem Izraela! I cóż pozostało z naszej nadziei? Pusty grób. Nic tutaj po mnie wśród was, wracam do Emaus do mojego domu. Pokój wami, temu gościnnemu domowi. To powiedziawszy, zarzucił na plecy sakwę podróżną, przestąpił próg izby, ucałował Mezuzę przybitą do drzwi i wyszedł. A z nim wyszedł jego towarzysz i razem opuścili miasto, kierując się przez góry judejskie na zachód. Teon bliźniak ujął rękami głowę. I szeptał słowa ze świętej księgi Hioba, ich brata w rozpaczy i poniżeniu. Jak skała obsuwająca się ze swojego miejsca, jak kamień wydrążony wodą, która podmywa ziemię, tak zabijasz nadzieję człowieka, obalasz go na wieczność. Mariamne przez cały czas uważnie słuchała wywodów apostołów i uczniów zatroskanych o swą przyszłość. Usiadła na ziemi, na podwiniętych nogach, poczęła się kołysać i śpiewnym głosem zmawiała żałobne kinot o osaczonych synach Izraela, których Pan napełnił jadem i piołunem, opasał murem rozpaczy, pomieszał ich ścieżki, głazami zagrodził drogi i noc im dał zamieszkanie jak umarłym. Śpiewając i kołysząc się, rozdrapywała paznokciami zlane łzami policzki, wyrwała włosy z głowy i wyrzucała je za siebie, a jej lament rósł, potężniał, huczał, pogrzebowy lament o niewiernych mężach, których serca są chore, oczy zaćmione, a wnętrzności strawione ogniem niedowiarstwa. Apostołowie współczując bolejącej niewieście pytali, za kogo ona zmawia kinot? Przed chwilą była pełna radości, a teraz czyni pokutę? Na pewno rozpacza nad śmiercią Rabbi'ego. Nieprawda! Krzyknęła Mariamne. Nieprawda! Rabbi żyje! Żyje! Nie nad nim płaczę, bo jakże płakać mam nad żyjącym! Pochyliła się i zgarnąwszy w dłonie pył glinianej polepy, posypywała nim głowę i nacierała pokrwawione policzki. Nad wami płaczę! Nad waszą śmiercią płaczę! Boście wyzionęli ostatni oddech i jesteście podobni do leniwych cieni snujących się po Szeolu. Płaczę nad śmiercią waszych serc, nad śmiercią waszych oczu i uszu, nad śmiercią waszej przeszłości, nad śmiercią waszej wierności, nad śmiercią waszych słów i przysiąg i przyrzeczeń! Itgadal, wejd Kadasz, szemeraba. Poderwali się z ziemi i zlani potem stali podobni do martwych słupów soli. Nikt z mężów Izraela nie słyszał za swojego życia zmawianej za niego modlitwy pogrzebowej, a nadomiar złego przez niewiastę. Zatkali palcami uszy. Mimo to z oboku glinianego pyłu wzbijanego rękami zawodzącej niewiasty wdzierał się do ich serc jej rozpaczliwy jęk. Nad wami płaczę. Nad waszą śmiercią płaczę. Przekupiona straż. Jacyś ludzie przybyli do Ksystos i przynieśli wiadomość o pustym grobie. Równocześnie o tym wydarzeniu dowiedzieli się kupcy i pieniężnicy na dziedzińcu Pogan, a potem kapłani i uczeni, a przez nich wieść dotarła do Nachuma, a przez Nachuma do Kajafy. Ludzie tłumnie ruszyli na wzgórze Golgoty, aby naocznie stwierdzić prawdziwość zasłyszanej wieści. Nikt nie chciał w nią z początku uwierzyć, a gdy wreszcie stwierdzili, że gruby Jeszły Beniosew jest rzeczywiście pusty, podobnie jak apostołowie i uczniowie nie umieli sobie tego zdarzenia wytłumaczyć i posługując się tymi samymi przesłankami, co oni nikt nigdy w Izraelu nie wykradał, nie wyrzucał umarłych z miejsca ich spoczynku dręczeni zagadką, wracali do domów i szukali w pamięci podobnych opowiadań o pustych grobach zdarzeń poręczonych powagą proroków, które by mogły ich naprowadzić na właściwy trop. Sprawozdanie złożone Kajafie przez Nahuma zbiegło się równocześnie ze zjawieniem się strażników, którzy drżąc o swoją skórę, opuścili przecież posterunek bez zezwolenia władzy, nie powrócili do pretorium, przez pewien czas włóczyli się po mieście i uzgodniwszy między sobą plan działania, postanowili przede wszystkim udać się do arcykapłana i prosić go o wstawiennictwo u prokuratora. Stanąwszy przed Kajafą i kapłanami opowiedzieli szczegółowo, niczego nie ukrywając, przebieg całego zdarzenia i położyli w sprawozdaniu szczególny nacisk na trzęsieniu ziemi poprzedzającym otwarcie grobu. Tu Kajafa przerywając im krzyknął Szaleńcy! Opoje! W mieście nie było żadnego trzęsienia ziemi! Już po raz drugi słyszę o tym niedorzecznym urojeniu! I na płonącej błyskawicy twierdzili uparcie, że miała kształt męża, która odwaliła głaz i na nim usiadła. Kajafa i kapłani wzięli w krzyżowy ogień pytań strażników, którzy badani z osobna, a potem konfrontowani z sobą, odtworzyli dzieje nieszczęsnej dla nich nocy, od wieczora aż do haniebnej ucieczki. Kajafa z naciskiem wspomniał o ich podłym tchórzostwie, nakazał im opuścić komnatę i czekać na dziedzińcu. Wezwał dwóch zaufanych kapłanów, którzy do ostatniej chwili śledzili z ukrycia, Pogrzebowe zabiegi na Golgocie i upewniwszy się, że ciało zwodziciela zostało pochowane w jaskini, a wejście do niej zamknięte głazem, odbył z doradcami szybką i owocną naradę, ukoronowaną przyjęciem jego wniosku, unicestwiającego najgorszą możliwość. Złe przeczucia Kajafy spełniły się. Apostołowie skorzystają ze sposobnej okoliczności i rozpowszechnią wśród Jeszuruna kłamliwą wieść o zmartwychwstaniu Jeszuły Ben-Josef. Chcąc wszelkimi sposobami temu przeciwdziałać, poddał kapłanom pomysł przekupienia strażników, którzy w razie potrzeby stwierdzą, że w nocy przy grobie zasnęli, a wtedy przyszli uczniowie z wodziciela i wykradli ciało. Wprawdzie ten podstęp nie był podstępem doskonałym, jak to natychmiast zauważył jeden z kapłanów, bo strażnicy, śpiąc, nie mogli wiedzieć o dokonanej przez apostołów kradzieży ciała, gdyż człowiek śpiący nie może wiedzieć, co się dzieje na jawie. Ale z drugiej strony, jak to słusznie stwierdzili inni kapłani, wyobraźnia ludu odrzuci każdą plotkę o rzekomym zmartwychwstaniu, która nie będzie poparta zjawiskami nadprzyrodzonymi. Cała więc rzecz w tym, aby strażnicy nie rozpowszechniali wieści o trzęsieniu ziemi i ognistej błyskawicy w kształcie męża, a na pewno rozpowszechniać nie będą, bo otrzymają za wszystko sowitą nagrodę i zapewnienie, że prokurator, gdyby im groziła kara za samowolne opuszczenie posterunku, zostanie przez kajafę. Ułagodzony. Milczeć zatem będą dla własnej korzyści i własnego bezpieczeństwa. Kapłani odeszli. Kochen Hagadol kazał na wezwać strażników do komnaty. Jezus ukazuje się kefasowi. Kefas usiadł w cieniu morwy na dziedzińcu, a było już popołudnie i słońce mocno przygrzewało, i pogrążył się w gorzkiej samotności. Przebywając w jednej izbie z dziesięcioma apostołami, czuł się tak, jakby zamknięty był w więziennej piwnicy z dziesięcioma współwinowajcami oskarżonymi o ten sam występek, co zresztą odpowiadało prawdzie i na pewno nie byłoby powodem jego szczególnej niechęci do braci w grzechu, gdyby nie okoliczność, że wszyscy razem, on i oni, wytworzyli w sobie i dookoła siebie nastrój beznadziejnego tępienia, który przekraczał wytrzymałość najbardziej odpornej natury. Wolał być sam. Usiadł więc pod Morwą i rozpamiętywał słowa Mariamne z Magdali. Miała słuszność. Są ludźmi umarłymi. Gliną, którą Pan, wyjąwszy z niej duszę i swój oddech, wyrzucił na śmietnik między odpadki i zgniliznę. Czy są temu winni? A jeżeli są winni, na czym polega ich wina? Czy sprzeniewierzyli się myśli Jeszły ben Czy zaparli się jego nauki? Nie bronili go. Opuścili, jeden go zdradził, jeden go się zaparł, a wszyscy uciekli. Ale czy sam Elohim nie opuścił Jeszuły? Dlaczego go opuścił? Dlaczego nie otwarło się niebo i z warowni pańskiej nie wyszły zastępy niebieskie i nie poraziły jego nieprzyjaciół? Pan pognębił swojego męża, pan pognębił jego uczniów, więc jakże mają nie rozpaczać i nie załamywać rąk? Czy zatem jest ich winą, że pan z niewiadomych powodów dotknął ich wielkim nieszczęściem? Kewas przelął się swoich pytających myśli, nie umiał ich powściągnąć. Wyrzucał więc z siebie coraz to nowe, pytające myśli i pytał, dlaczego nie umarł w żywocie swojej matki, dlaczego nie zginął zanim wyszedł z jej łona, dlaczego położono go na kolanach ojca i dlaczego ssał matczynę piersi. Czy nie byłoby dla niego lepiej, gdyby teraz przebywał w mrokach Szeolu, gdzie ludzie zmęczeni znajdują spoczynek, gdzie nie ma rozczarowań, rozpaczy, goryczy, zwodniczego czekania? Ujrzał na ziemi cień człowieka, podniósł oczy. Przed nim stał mąż rosłej postawy o smagłej twarzy i czarnych oczach. Spod płótna ukrywającego głowę wymykały się bujne, przysypane lekką siwizną kosmyki włosów, które zwyczajem dostojnych synów Izraela opadały na ramiona. Mąż, zbliżywszy się do drzewa, przyglądał się jego pniu, gałęziom i owocom. Kewas go nie znał. Nigdy dotychczas nie widział go w domu Barna błacha. Domyślił się po jego zachowaniu, że jest prawdopodobnie ogrodnikiem, gdyż z baczną uwagą, tak znamienną dla znawców drzew, Przyglądał się owocującej morwie, jakby wzrokiem chciał ocenić jej wiek i urodzajność. Piękna morwa, rzekł Kefas. Mąż skinął głową. Stare drzewo, mocno tkwi korzeniami w ziemi, przeszło wiele burz. Silniejsze jest od człowieka dodał ze smutkiem i podniósł się z ziemi. Mąż zbliżył się do Kefasa i stojąc tak blisko niego, że apostoł czuł na twarzy, Oddech jego ust rzekł cichym głosem – gdybyś miał wiarę, nawet tak małą jak ziarenko gorczycy, mógłbyś rzec do tej morwy – wyrwij się z korzeniami i zasać się w morzu, a ona na pewno byłaby posłuszna twojej woli, Kefasie. Strach zjeżył Kefasowi włosy na głowie, odskoczył i krzyknął – panie! To ja jestem Symeonie Benjona. Apostoł upadł na twarz. Poczuł się jak złowiona ryba, która przebitał ścieniem nie może wyswobodzić się z kolca, jeszcze drży, dygoce, wreszcie daje za wygraną i nieruchomiejąc czeka na spełnienie swojego losu. Leżąc pokonany i bezsilny, jak spustoszone pole, jak zrąbany cedr, błagał pana, aby nie pałał przeciw niemu gniewem, aby starł jego tchórzostwo, zaprzaństwo i trwogę i wrzucił w głębokości morskie wszystkie jego grzechy, aby uczynił go kamieniem na podobieństwo imienia, które brzmi teraz w jego uszach jak drwina. Jezus pochylił się nad leżącym i rzekł: Trzykrotnie do was mówiłem. Syn człowieczy będzie wydany ludziom, którzy go skażą na śmierć, zelżą i oplwają, i ubiczują, i ukrzyżują, i zabiją. Ale potem, dnia trzeciego, zmartwychwstanie. Tak mówiłem. Pamiętasz? Panie, zgrzeszyłem, albowiem zabiłem pamięć moją. Teraz przywróciłeś ją do życia, więc wszystko pamiętam, odpowiedział Kefas. Wstań. Kefas podniósł się. I patrzał w twarz Jezusa, którego cielesną bliskość nieomal dotykanie odczuwał. Wbił bystre i przenikliwe spojrzenie w jego przebite nadgarstki i ujrzał pod cienką skórą błękitny splot żył. Przerzucił wzrok na obnażoną szyję i dostrzegł lekkie drganie grdyki przełkającej ślinę. Stał przed żywym Rabbim. Radość śpiewała w kefasie. Był namiotem podniesionym po wielkiej burzy, w którym Pan zamieszkał. Jezus powiedział... Pójdziesz do uczniów moich i oznajmisz im, aby udali się wraz z tobą do Galilei, a tam mnie zobaczą. Tobie, Kefasie, nakazuję, abyś wypasał lud mój laską twoją, trzodę mojego dziedzictwa, siedemdziesiąt narodów mieszkających pod słońcem i księżycem, od Asyrii po Micraim, od Micraim po Jawan, od Jawanu po Rome, od Romy po Tyr, od Tyru po wielką rzekę. Wszystkie ludy mieszkające od morza do morza, od góry do góry. Wypasać będziesz owce moje. W młodości sam opasywałeś swoje biodra i chodziłeś według swojej woli. Na starość wyciągniesz swoje ręce, a ja cię opaszę i powiodę tam, dokąd Ty iść nie zechcesz, i pójdziesz tam, dokąd ja zechcę, abyś poszedł. To, co ci teraz mówię. Powtórzę trzykrotnie. Trzykrotnie powtórzę w Galilei, w Domu Wody, przed obliczem wszystkich uczniów, na wieczne świadectwo, że uczyniłem Cię, pasterzem mojej trzody, Kefasie. Jestem, Panie, dana jest mi wszelka władza, w niebie i na ziemi. Pójdziecie i nauczać będziecie wszystkie ludy, zanurzając je w wodzie w imię Ojca i Syna. I ducha świętego i ucząc je wszystkiego, co wam przekazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To, co ci teraz mówię, powtórzę trzykrotnie. Trzykrotnie powtórzę w Galilei, w Domu Wody, przed obliczem wszystkich uczniów, na wieczne świadectwo prawdy, którą wam daję. To powiedziawszy, począł mu tłumaczyć, aby nie lękał się trudu, który nań czeka w przyszłości. wszystkiemu podoła, wszystkie przeciwności zmorze. Duch Święty przyjdzie do nich, a będzie to się działo, w hak szewłot, w dniu święta pierwocin i ognistego synaju. Nagle gwałtowny wicher wstrząśnie domem i z łoskotem zwali się na apostołów siedzących w wieczerniku. Będzie ich smagał po twarzach, po rękach, po piersiach, wtargnie do ich ust, uszu, nozdrzy i wypełni sobą ich jestestwo. Zedrze z ich oczu zasłonę, natchnie ich mądrością i odwagą. Wargom udzieli daru przykonywającej wymowy, uszom przywileju słyszenia głosów niesłyszalnych, a będzie to wicher niezliczono usty. Duch święty, wyrzucający z drapieżnego dzioba strumienie wielojęzycznego ognia. Jak ongi Głos Pański obwieszczający na Synaju dziesięcioro przykazań, podzielił się i rozszczepił na siedemdziesiąt języków i w siedemdziesięciu językach obwieścił prawo siedemdziesięciu narodom, to znaczy wszystkim ludom ziemi, tak teraz wstąpi w apostołów i na apostołów w kształcie ognistych języków. A wtedy apostołowie zaczną mówić, a mowa ich podzieli się i rozszczepi na siedemdziesiąt języków. A chociaż wielość tych języków będzie niezaprzeczona, również niezaprzeczona będzie jedność mowy, którą przemówią do zgromadzenia. Będzie to mowa wielkiej wspólnoty, jedności, pokory i mądrości, siedemdziesięciojęzyczna, jedna, niepodzielna i dla wszystkich zrozumiała mowa pełni czasu. Taką mową Przemówią do ludów ziemi. Jezus oddalił się i znikł. Kefas pobiegł do apostołów. Droga do Emaus Cisza prześwietlona kurzawą słonecznych promieni stała nad górami judejskimi. Spoza zakrętów drogi biegnącej zygzakami otwierały się dalekie widoki na równinę Szefeli i Saronu, pokrytą gęstymi lasami sykomor i gajami oliwnymi, ogrodami i sadami, wśród których gdzieniegdzie bielały wsie podobne do srebrnych jezior otoczonych pierścieniami bujnej zieleni. Powietrze było tak czyste, że gdy halfi Maus i jego towarzysz Baruch znaleźli się na wierzchołku pagórka i mrużąc oczy spojrzeli ku zachodowi, Dostrzegli na widokręgu i skrzącą się smugę morza, radowali oczy pięknem domowego krajobrazu, którego spokój działał na nich kojąco, więc poddali mu się z synowskim oddaniem i szli dalej w kierunku Emaus, zadowoleni, że wreszcie opuścili Jerozolimę, gniazdo krwi i występku, i że coraz bardziej oddalają się od okrutnych zdarzeń. Ale prawdopodobnie mimo otaczającej ich ciszy i spokoju gór, lasów i widocznych w dole gajów i ogrodów, cisza ich dusz nie była pełna i doskonała, bo Halfi, wzdychając, począł mówić o ukrzyżowanym Rabbie i pustym grobie, pusty grób porównał do pustki serca postołów i uczniów, a baruch, snując dalej to podobieństwo, doszedł do wniosku, że oni wszyscy, apostołowie i uczniowie osieroceni przez Ben-Josef, są pustymi jaskiniami. Ograbionymi nawet z ostatnich szczątków złudzeń. Halfi zgodził się z wywodami towarzysza, wyraził jednak mniemanie, że mimo to może zbyt pochopnie i lekkomyślnie, a przede wszystkim zbyt pośpiesznie opuścili Jerozolimę. Należało jeszcze zaczekać. Takie nagłe pożegnanie z przeszłością przypomina raczej płochliwą ucieczkę niż mądrze powzięte postanowienie. Przystanął. Uczynił siebie odpowiedzialnym za ten nierozważny pośpiech. Jak mogli jednym bezmyślnym odruchem zaprzeczyć wszystkim uczuciom, które żywili dla zmarłego męża? Ucieczka z Jerozolimy była ucieczką przed Jeszułą. Baruch, który również przystanął, był innego zdania. Wprawdzie przyznał, że ich wyjście z Jerozolimy miało wszystkie znamiona ucieczki, mimo to nie uciekli przed przeszłością, bo nie można uciec przed sobą, a każda przeszłość jest częścią człowieka ani też nie zaprzeczyli swoim uczuciom, bo w dalszym ciągu tą samą miłością kochają Jeszue ben Yosef, niezależnie od tego, jak potoczyły się jego losy. Uciekli przed czymś zupełnie innym, a tą innością, przed którą uciekli, były ich wyobrażenia o Rabbim, który był prorokiem wielkiej mocy i tylko prorokiem i niczym więcej, a oni sami o tym nie wiedząc przypisywali mu przeznaczenie wyższe od proroka, przeznaczenie wyższe od sługi Jahwe, od kodesz Jahwe, a może nawet od mesjasza. A gdy się okazało, że nie był ani sługą Jahwe, ani kodesz Jahwe, ani mesjaszem, załamali się i stali się jak pusty grób. Oto przed czym uciekli przed swoim błędnym wyobrażeniem o Rabbim. I tak idąc, rozprawiali i spierali się, uzgadniali swoje sądy i spostrzeżenia i znów się sprzeczali. A ziemia pachniała odurzającym zapachem ziół, a ptaki śpiewały, miarowe przypływy wiatru ciągnęły górą i kołysały wierzchołkami drzew, a w powietrzu wciąż panowała cisza, a była ona tak głęboka, że nie mąciły jej nawet podniecone głosy wędrowców. Rozmowa nie dała żadnych rzeczowych wyników. Szli ze zwieszonymi głowami i nawet nie zauważyli, że wyminął ich jakiś mąż, który nagle przystanął, pozdrowił ich pozdrowieniem pokoju i spytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się i smutnie spojrzeli na pytającego. Idziesz z Jerozolimy i nie wiesz, co się tam stało? spytał Baruch. A Halfi dodał z uprzejmą drwiną: Jesteś chyba. Jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach wydarzyło. Nieznajomy mąż, niezniechęcony ich niezbyt grzeczną odpowiedzią, spytał. A cóż takiego się stało? Halfi odpowiedział. Czy nie wiesz, co się stało z Jeszuą ben Josef z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed obliczem Elohim i całego ludu? Arcykapłani i nasi starsi wydali go na śmierć, a poganie go ukrzyżowali. Baruch rzekł. A myśmy się spodziewali, że on będzie odkupicielem Izraela. Halfi przerwał mu. Przecież wiesz tak dobrze jak my, przechodniu, ile cierpień i udręki doświadcza Jeszurun. Mój ojciec opowiadał mi, oby dusza jego znalazła łaskę przed Panem, że za dni jego młodości poganie spalili nasze rodzinne miasteczko Emmaus, do którego teraz wracamy. Wszędzie tu znajdziesz ślady okrucieństwa synów Beliala. I znikąd nadziei, znikąd! Wierzyliśmy, że Jeszłaben Josef wyzwoli nas z pogańskiej niewoli, a on tymczasem umarł przed trzema dniami i osierocił nas i uczynił nas samotnymi w rozpaczy. A ponieważ każde nieszczęście lubi ruść jak ciasto w dzieży. Niektóre z naszych niewiast przeraziły nas, bo były dzisiaj rano u jego grobu, a nie znalazwszy jego ciała, wróciły i wprawiły nas w zdumienie opowiadaniem o widzeniu anioła, który zapewnił je, że On żyje. Któż wierzy, niewiastom? Prawdzie dwaj apostołowie, którzy poszli do grobu, stwierdzili, że jaskinia jest naprawdę pusta, ale ani anioła, ani Jeszuły Beniosew nie widzieli. Nie widzieli, potwierdził Baruch. Wtedy nieznajomy, odpowiadając im, nazwał ich ludźmi nierozumnymi. Spojrzeli na niego niechętnie, urażeni jego karcącym tonem, o sercach nieumiejących uwierzyć w to, co mówili prorocy, albowiem Pismo Święte czytali nieumiejętnie, błądząc tylko oczami po powierzchni słów, jak ślepiec, który, dotykając palcami nigdy niewidzianej rzeczy, pragnie po jej kształcie rozpoznać jej przeznaczenie. Gdyby wstąpili ufnie w głąb ognistego pieca, którym jest każde spotkanie Boga z człowiekiem, ujrzeliby to wszystko, co powinni byli ujrzeć. A powinni byli ujrzeć olbrzymie schody ułożone ze słów Mojżesza, Tehilin, proroków Jesai, Jony, Daniela i Zechari, pnące się coraz wyżej i wyżej, na wysoką górę, na sam wierzchołek, będący środkiem wszechświata, jak każdy środek, pod nóżkiem el Shaddaya, Boga, najwyższych gór. Gdyby uczynili to, co teraz mówi, ujrzeliby Mesjasza o cierpiącym obliczu, obarczonego ich nieprawościami i grzechami, zdruzgotanego i podeptanego przez Boga, chłostanego i przebitego przez ludzi, wzgardzonego przez wszystkich, męża boleści bez blasku, owcę prowadzoną na rzeź. Wtedy pochleń nad świętymi zwojami poznaliby, że słowa, które one zawierają, mają oczy i usta pomazańca, jego czoło, skronie, policzki, włosy i że razem stanowią jego oblicze, będące wszechczasem i wszechmiejscem, pooranymi cierniami, zlanym potem i krwawymi wybroczynami. Uczniowie gotowi byli z początku hardo odeprzeć twierdzenia nieznajomego, jakoby nie umieli czytać świętych zwojów. Był to zarzut ich zdaniem krzywdzący i godził boleśnie w ich dumę wiernych synów Izraela, którego znak mieli wypisany na swoim ciele. Zabrakło im jednak odwagi, by przeciwstawić się jego myślom, a gdy przestał mówić, nie mieli już potrzeby odpowiadać, bo ich duma zwiotczała, a ich twardy i wysoko podniesiony kark bardzo się pochylił. Spojrzeli z podziwem na nieznajomego: Ten przechodzień jest na pewno wielkim rabbim, uczonym, mędrcem! Warto z nim jeszcze pomówić, spytać o wiele rzeczy, dowiedzieć się, co sądzi o świadectwie niewiast, może im, może im wyjaśni sens pustego grobu. Może znał Ben-Josef? Może był na Golgocie podczas ukrzyżowania, może słyszał jęk opuszczenia, który wyszedł z ust umierającego męża? Wszystko, co im powiedział o Mesjaszu, było w jakiś przedziwny sposób wyrazistym wizerunkiem Jeszuły Ben-Josef i nie ulegało wątpliwości, że mówiąc o pomazańcu Bożym, jego miał na myśli. Aczkolwiek ani jednym słowem nie wspomniał o tożsamości tych dwóch postaci. Czyżby sądził, że Jeszua Ben-Josef jest Mesjaszem? Tym samym, o którym pisali Jesaja i król Dawid, prorok Daniel i prorok Zecharia? Bali się podążać szlakiem nagle obudzonych skojarzeń, które jak ciężkie kamienie z łoskotem uderzyły o dno i wnętrza. Tak, należy z owym przechodniem pomówić, spytać o wiele rzeczy, a poza tym wybadać, kim jest i dokąd idzie, bo każdego człowieka określa cel, do którego dąży. Szli obok siebie w milczeniu. Gdy z dala ukazały się białe domki Emaus, nieznany mąż dał przygodnym towarzyszom do zrozumienia, że zamierza iść dalej. Oni jednak zaczęli go z początku namawiać, a potem przymuszać zręcznymi, a nawet natrętnymi prośbami, aby zatrzymał się przez noc w miasteczku. Przechodzień uległ ich namowom. Weszli do domu Halfiego. Stara matka uradowana powrotem syna, włóczącego się od wielu miesięcy po odległych krainach za jakimś galilejskim rabbim, którego nauk słuchał, z płaczem powitała swojego pierworodnego, głośnym jękiem dziękowała panu za doznaną łaskę. Gorączkowo krzątała się po domu i przygotowując wieczerze z nieudolnie ukrywaną nieufnością zerkała w stronę Barucha, syna sąsiadów, o którym wiedziała, że również od dłuższego czasu przebywał w towarzystwie owego rabbiego. Nie rozumiała, dlaczego syn sąsiadów, uważała go za ladaco, włóczykija i złego ducha halfiego, zamiast biec natychmiast do nieszczęśliwych rodziców z utęsknieniem czekających od pół roku jego powrotu, teraz siedzi w jej domu i nie kwapi się do ojca, matki, braci i sióstr. Postawiła na stole miskę soczewicy, zmieszanej z cienko krajaną cebulą, podała kilka suszonych ryb, wino i chleb. Nie chcąc uchybić dobrym zwyczajom, wyszła natychmiast z izby, pozostawiając syna i Barucha samym sobie. Przyjaciele porozumieli się spojrzeniami i przygotowywali się do rozpoczęcia rozmowy. Jak przystało na mężów dobrze obeznanych sprawami nienagadnej gościnności, postanowili zaczekać, aż mąż spożyje wieczerze, a dopiero potem przystąpić do roztrząsania gnębiących ich wątpliwości. Halfi jako gospodarz domu powinien przełamać chleb i odmówić nad nim błogosławieństwo, chcąc jednak okazać przybyszowi szacunek, podsunął mu placek uniżonym gestem i rzekł: Niechaj mój czcigodny gość po pobłogosławi chleb. Przybysz podziękował za ten objaw uprzedzającej grzeczności, ujął chleb w obie dłonie i uniósł je nieco ku górze, a jego usta wyszeptały. Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, królów Wszechświata, który wyprowadzasz chleb z ziemi. Wypowiedziawszy błogosławieństwo, począł przełamywać chleb. Halfiego i barucha uderzył jego surowy wyraz twarzy, a łamał go z takim wysiłkiem, samozaparciem się i samoofiarowaniem, jakby łamał samego siebie, jakby dzielił samego siebie, chociaż siedział przed nimi niepodzielny i jeden. A gdy zdawało się, że ta okruszyna, którą trzymał w palcach, jest już tak niepodzielna, że nikt nie zdoła jej rozbić na mniejsze cząstki, rozpłynął się w powietrzu i znikł. Uczniowie krzyknęli, zerwali się od stołu, poznali, że to był Jeszua ben Josef w cielesnej i niepojętej postaci. Wypadli przed dom i bez namysłu pobiegli przed siebie drogą prowadzącą do Jerozolimy. Matka halfiego stojąc na dziedzińcu i załamując dłonie nad marnotrawnym synem wołała za nim: Halfi, dziecko moje, wróć, wróć! Dokąd biegniesz? Usłyszała oddalające się wołanie syna: Zaraz wrócę, matko, zaraz wrócę! To zaraz było jedną z owych wzruszających nieścisłości, a miało oznaczać współczucie syna dla biednej i opuszczonej matki, i wywodziło się z dobroci i szlachetności serca, i mogło być w każdej chwili, za pomocą drobnej poprawki, nigdy zamiast zaraz, sprowadzone do rozmiarów nieskazitelnej prawdy. Lepiej, że jej matka nie znała, bo nie znając jej, a o to przecież chodziło halfiemu, pozostała z nadzieją szybkiego powrotu lekkomyślnego syna. Wróciła do izby. Na stole leżał przełamany chleb. Jedzenie było nietknięte. Dlaczego nie zjedli chleba, ryb, soczewicy z cienko krajoną cebulą? Pomyślała. Spożyła przełamane kawałki chleba, a nawet okruchy zgarnęła na dłoń i wsypała je do ust. Elohim nie pozwala marnować darów, które daje człowiekowi i zapłakała nad swoją niedolą. Wrócił i znów odszedł, szeptała do siebie przez łzy. Po co wrócił i po co odszedł? Aby moje serce jeszcze bardziej rozkrwawić, aby powiększyć moją boleść. Był zawsze dobrym synem. To ten baruch wszystkiemu winien. Tylko Baruch, zły Baruch. To on go namówił do nowej ucieczki. Tylko on, bo któż inny? Tak zawodziła, tak zawodziła, albowiem postaci rabiego, mimo jego cielesnej obecności, nie widziała, gdyż jej oczy były na uwięzi. Jezus ukazuje się uczniom. Zdążyli tuż przed zamknięciem bram miejskich wrócić do Jerozolimy. Zapadł wieczór. Zamurów świątyni z trudem wzeszedł księżyc i wisiał nad miastem jak ciężkie, dojrzałe grono winnej latorośli. Gdy znaleźli się w domu Barna Bułacha, Lewity, gospodarz już u progu przywitał ich radosną wiadomością. Jeszua Ben-Josef żyje. Wiemy o tym! Zawołali, wpadli na dziedziniec. Wbiegli na dach po wyszczerbionych schodach. Przez chwilę głęboko oddychali, aby zdyszanym płucom przysporzyć trochę powietrza i zapukali do drzwi. Zazgrzytał Skobel. Weszli do izby oświetlonej dwiema lampkami oliwnymi. Apostołowie siedzieli na ziemi. Widzieliśmy żywego Jeszue ben Josef! krzyknął Halfi. – Myśmy z nim razem szli, mówili, siedzieli przy jednym stole! – krzyknął Baruch. – Widzieliśmy, jak łamał chleb! – Halfi rozkrzyżował ręce. – Słuchajcie, bracia! Jeszua ben Josef jest Mesjaszem zapowiedzianym przez święte zwoje! Mesjaszem umęczonym przez ludzi! Niech będą błogosławione wasze oczy i uszy, zawołał Kefas. Niech będzie błogosławiony Bóg Abrahama, Ishaka i Jakowa, pan Izraela. Ja także widziałem żywego rabiego, a świadectwo moje złożyłem przed obliczem dziesięciu apostołów. Powstało wielkie zamieszanie. Wszyscy naraz mówili, krzyczeli, pytali. Kefaz opowiadał Halfiemu o swoim spotkaniu z Rabbim na dziedzińcu. Co miał przemilczeć, przemilczał. Baruch opowiadał apostołom o spotkaniu z Rabbim na drodze do Emaus i o świętej przygodzie w domu Halfiego. A ponieważ apostołowie wyrażali swój zachwyt dla dzieła pańskiego za pomocą burzy okrzyków, zapytań i uwag, zdawało się, że wieczernik lada chwila pęknie od nagromadzonych w nim ludzkich wzruszeń i gwałtowności. Mimo powszechnej radości nie wszyscy byli jednego zdania o charakterze objawień. Apostołowie twierdzili, że Jeszua ben Josef z martwych wstał duchem, więc to, co widzieli Kefas, dwaj uczniowie, Mariamne z Magdali i inne niewiasty, okazało się, że w tym samym czasie Rabbi ukazał się również innym pobożnym niewiastom – było duchem Jeszuły, natomiast jego ciało wziął Elohim cudownym sposobem do nieba. Przy czym powoływali się bądź na historię porwania Eliachu na ognistym wozie do nieba, bądź na midrasz o śmierci Mojżesza, którego ciało pan osobiście, dźwigając na plecach, zaniósł do miejsca nieodgadnionego. To przypuszczenie napotkało sprzeciw Kefasa, Halfiego i Barucha, którzy uporczywie twierdzili, że widzieli rabiego w żywym ciele inni krzyczeli Wierzymy, że to był żywy Rabbi, ale nie wierzymy, że był w żywym ciele. Duch jest duchem, a ciało jest ciałem. Rabbi z wstał, ciało zabrał Elohim, a duch wam się objawił. Wybuch zażarty spór. Kefas i dwaj uczniowie niestety nie obronili swojego stanowiska, bo nie umieli jasno i przekonywająco wytłumaczyć, na czym opierają pewność o cielesnym zmartwychwstaniu Jezusa. Teą bliźnia, który zawsze wypowiadał sądy niezwykle ostrożnie, i na każde zjawisko patrzył z niedowierzaniem, dopóki nie zbadał go od środka, od zewnątrz i ze wszystkich stron, i nie przemyślał wyczerpująco każdego szczegółu razem i z osobna, nie wiedział, że wiara jest trudniejsza od myślenia. Zwracając się do kefasa Halfiego i barucha, spytał: Czyście dotknęli ciała rabbiego? A na to kefas. Przecież słyszałeś, to, o mnie, że nie pozwolił się dotknąć Mariamne z Magdali, więc jak miałem dotykać jego ręki, jego nóg, jego szat? Bałem się. Ale oddech jego ust czułem na moich policzkach. Widziałem poruszenia jego grdyki. Nas nie obchodzi, czy się bałeś, czy się nie bałeś. Chcemy wiedzieć, czy stwierdziłeś i jak stwierdziłeś jego cielesną obecność. Więc powiedz nam, na czym opierasz swoje twierdzenie? Oni swoje, a Kefas swoje. A ja wam powiadam, że nie był duchem, ale był w żywym ciele. A na to Teom bliźniak. Powiedz mi, Symonie Benjona, jak ciało może zmartwychwstać? Kefas zamyślił się i rzekł. Może. Może. Teom nie ustępował. Ale jak? Kefas uśmiechnął się i odpowiedział Elohim wszystko może. Teon pogładził brodę. Tak, o tym nigdy nie wątpiłem. I wyszedł z izby na dziedziniec, aby uspokoić niepokój serca. Zamknęli za nim drzwi i zasuwę i siedzieli na ziemi, stropieni i milczący, i biedzili się nad trudnym zagadnieniem, czy Jezus zmartwychwstał ciałem czy poza ciałem. Właściwie o co się sprzeczają? Jeżeli w ciele, to dobrze, jeżeli poza ciałem, też dobrze. Najważniejsze jest to, że zmartwychwstał. Po krótkiej rozwadze doszli do wniosku, że jednak zmartwychwstanie ciałem i poza ciałem nie jest jednym i tym samym, bo jeżeli. Ujrzeli Jezusa, stojącego na środku izby. Pokój wam, rzekł i usiadł na ziemi, na rogoży patrzyli na niego szklanymi oczami, bali się poruszyć, bali się krzyczeć, bali się mówić, bali się oddychać, bali się ruchem głowy lub ręki zwrócić na siebie jego uwagę. Każdy z nich, gdyby mógł, chętnie by przestał być sobą, byleby nie wpaść mu w oczy i nie stać się przedmiotem jego szczególnej uwagi. Woleli być teraz zgromadzeniem ludzi bez twarzy, zwartą całością, z której nie sposób wyłowić poszczególnego człowieka, wielością, w której mogliby się ukryć przed grożącym niebezpieczeństwem. Pierwszym odruchem była myśl o ucieczce. Uciec, 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 którędy, dokąd. Drzwi są zamknięte. Czy w ogóle można uciec przed rabbim? Jak nigdy dotychczas mieli pełną świadomość, że są. Jego więźniami, i że każda droga, którą by uciekli, zaprowadzi ich nieuchronnie do Niego, a każda próba wydobycia się z tej błogosławionej matni jeszcze gwałtownie ich rzuci w jej otwarte ramiona. Jezus, widząc ich przerażenie, rzekł: Nie bójcie się. Dlaczego się lękacie? Dlaczego wątpliwości powstają w waszych sercach? Oglądajcie moje ręce i stopy. To ja jestem. Ich oczy spojrzały na przebite nadgarstki Jezusa. Ich oczy spojrzały na przebite stopy Jezusa. Ich oczy spoczęły na obliczu Jezusa. Na jego całodzianej tunice. Czy to ta sama, którą miał na sobie w dniu krzyżowania? Na jego sandałach o wytartych podeszwach. Czy to te same, które miał na nogach w dniu krzyżowania? I znów błądziły po jego nadgarstkach i stopach. Byli coraz bardziej przekonani o cielesnej prawdzie tego, co widzą, ale nie na tyle, by mogli uwierzyć w nią bez zastrzeżeń, ufnie w pełni. A może jednak widzą ducha Rabbiego, a nie jego samego w jego żywym ciele? Wtedy Jezus powiedział: Dotknijcie mnie i przekonajcie się: Duch nie ma ciała i kości, a moje ciało, jak widzicie, jest z żywego ciała, a moje kości są z żywych kości. I wyciągnął do nich ręce. Nikt z nich nie śmiał ich dotknąć, albowiem mieli w pamięci opowiadanie Mariamne z Magdali. Przecież wyraźnie ją ostrzegł nie dotykaj mnie Mariamne, i domyślili się, że to bolesno drwiące wezwanie, skierowane teraz do nich ludzi opornych i nieufnych, jest wystawieniem ich na próbę pokusy. I niechaj Pan zlituje się nad tymi, którzy w swojej głupocie dopatrzą się w tym doświadczającym przyzwoleniu zachęty do sprawdzenia Jego cielesnej obecności. Ponieważ przypomnieli sobie, że Elohim dla wypróbowania pokus ludzkich często doświadcza człowieka, w swoim niewprawnym języku nazywali to wodzeniem na pokuszenie, poczęli w myślach zmawiać Ojcze nasz i błagali Pana, aby ich nie poddawał próbom i zbawił od złego. Jezus, widząc, jak w ich wnętrzach raz po raz podnoszą się trwoga i niedowierzanie, spytał ich Czy macie coś do jedzenia? Położyli przed nim pieczoną rybę i plaster miodu, a on podniósł rybę, przełamał ją i jadł i żuł. A resztę wraz z półmiskiem odsunął od siebie, potem odgryzł kawałek plastra pszczelego, a pozostałą część położył na drugiej misie. A apostołowie śledząc z nieubłaganą uwagą i bystrością ruchy jego rąk, warg, żuchw i grydyki, wyraźnie widzieli, że jadł, że mu smakowała ryba i smakowała lepka, słodka patoka. Nasyciwszy się, podsunął im miski zapraszającym ruchem dłoni i rzekł. Posilcie się, spojrzeli po sobie, mają jeść rybę i miód uświęcone dotknięciem jego dłoni i zębów. Mają spożywać strawę znaczoną pieczęciami wieczności, śladami tchnienia pańskiego. Wyciągnięta ręka zastygła w zapraszającym geście, a im dłużej ociągali się, im większe było ich wahanie. Tym wyraźniejsza stawała się wymowa tego gestu, coraz mniej gościnnego i zapraszającego, a coraz bardziej rozkazującego i tak nieubłagalnego w swoim żądaniu, jak nieubłagana była ich bystrość, za pomocą której śledzili ruchy Jezusowych rąk, warg, żuchw i grdyki. Wreszcie przemogli lęk i ulegli rozkazowi Jezusa. Jedli resztki ryby i plaster miodu, które Jezus pozostawił, jedli je ze czcią i z ulgą, i zarazem ze wstydem, bo spożywali dowody jego cielesnej obecności, i swojego niedowiarstwa, i dociekliwości, która ich wciąż jeszcze nie opuszczała. Bo nawet teraz, gdy podnosili do ust plaster miodu, uważnie przyglądali się odciśniętym w nim śladom zębów rabbiego. Spożywając te resztki oczyszczali nimi jak ognistym węgłem swoje wargi ze słów niedowierzających i zatwardziałych, zwodniczych i bezmyślnych, a wargi ich żarzyły się, płonęły i buchały ogniem, aż wreszcie oczyszczone z wszelkich wątpliwości zaśpiewały pieśni cherubów pełniących straż na arce przymierza: Święty, święty, święty jachwe zastępów! Cała ziemia, pełna jest Jego chwały! Jezus usłyszawszy tę pieśń, wyciągnął ręce przed siebie i rzekł mocnym głosem: Pokój Wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Tym, którym odpuścicie grzechy, grzechy będą odpuszczone, a tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego! Poczuli na sobie gwałtowny podmuch wichru, jakby tysiące skrzydlatych żywiołów poderwało się do lotu. Rabbi podniósł się i wyszedł przez zamknięte drzwi. Jezus ukazuje się niedowiarkowi. Apostołowie i Halfize Maus i Baruch starali się przekonać Teoma bliźniaka o prawdziwości objawień żywego rabbiego. Ich starania nie odniosły skutku. Opisywali szczegółowo wygląd Jezusa, w co był odziany, jak się zachowywał, co jadł, co mówił, jak mówił, i tłumaczyli mu, że na własne oczy widzieli jego rany na nadgarstkach i stopach. Bezskutecznie. Na wszystko odpowiadał tymi samymi słowami. Nie uwierzę, jeżeli nie ujrzę własnymi oczami śladu gwoździ i nie włożę mojej ręki do jego boku. Apostołowie, skoro zawiodły wszystkie próby przekonania Teoma niedowiarka, tak go odtąd zaczęli nazywać, dali spokój dalszym nagabywaniom, zwłaszcza że sami przecież aż do ukazania się rabiego wieczerniku, Grzeszyli tym samym niedowiarstwem i też jak on byli gotowi w dążeniu do prawdy dotknąć Jezusowych ran. Naprzód nie wierzyli w pusty grób. Gdy uwierzyli w pusty grób, nie wierzyli w ukazanie się Jezusa Mariamne z Magdali. Gdy po ukazaniu się Jeszuły Kefasowi i uczniom Zemaus wreszcie uwierzyli w Jego obecność na ziemi, w żaden sposób nie mogli się pogodzić z nieprawdopodobną myślą, że ukrzyżowany Mesjasz zjawia się w żywym ciele. Dopiero gdy przed ośmioma dniami zjawił się ich radośnie przerażonym oczom i spożył z nimi wieczerze, uwierzyli. Te wiary zdobywali opornie, z trudem, nie ulegli nagłemu olśnieniu. Przeciwstawiali się jej, nieomal bronili się przed nią i właściwie wszystko robili, aby nie uwierzyć aż przyjęli ją pod naciskiem niezaprzeczonych zdarzeń. Czy mają więc prawo żądać od Teoma, aby bez zastrzeżeń zawierzył ich oczom i uszom, skoro oni sami do czasu nie chcieli zawierzyć oczom i uszom Mariamne z Magdali i pobożnych niewiast? Teom, aby mógł uwierzyć, musiał widzieć i usłyszeć. Teom wiedział, że trudność polega na tym, że Elohim od czasu do czasu według swojej woli dla wypróbowania człowieka Ach i znowu to przerażające wodzenie na próbę, to Abrahamowe doświadczanie człowieka milczy lub udziela niezbyt wyraźnych odpowiedzi. A wtedy biedna glina ludzka skazana jest na dokonywanie wyboru według własnego wyczucia. A jeżeli to wyczucie zawodzi, bo i to się może zdarzyć, nie pozostaje jej nic innego, jak pokornie prosić Boga o złożenie jasnego świadczenia. Elohim jest najbliższym krewnym Izraela i nadrzędną stroną zawartego układu. Jest ojcem wybranego ludu, jest ojcem każdego rodu. Teom miał prawo spytać ojca wiecznego i nieskończonego patriarchy, głowy wielkiej wspólnoty, dlaczego widomie nie potwierdza tego, co powinien był widomie potwierdzić. Ale Teom wiedział jeszcze więcej. Wiedział, że w szczególnych wypadkach przysługuje mu nawet prawo czołobitnie zawezwać wiekuistego na sąd. Wprawdzie doświadczenia Hioba, męża pokrytego wrzodami, siedzącego na kupie gnoju, wskazują na to, że nawet najpokorniejsze prawowanie się z panem jest bezowocne, bo kończy się zawsze przegraną powoda. Hiob też stawiał panu pytania i żądał od niego odpowiedzi. Ale z drugiej strony każdy mąż sprawiedliwy był świadom, że przegrywając z Bogiem w jakiś nieokreślony sposób wygrywa, czego znowu mamy dowód w stokrotnie wynagrodzonym Hiobie. Teom, mąż sprawiedliwy, chciał widzieć i usłyszeć, aby uwierzyć, więc zaryzykował i oświadczył, że dopóki głowa wielkiej wspólnoty wyraźnie nie wyjawi mu prawdy, dopóty on, marny niedowiarek, proch, nie uwierzy. I czekał, czekał długich osiem dni, aż w ósmym dniu pan zgotował mu groźną niespodziankę. Gdy apostołowie, a wśród nich Teo niedowiarek siedzieli po zachodzie słońca w wieczerniku i zmawiali modlitwę wieczorną, do izby wszedł przez zamknięte drzwi Jezus i stanąwszy pośród nich, rzekł, pokój wam. Pokój Tobie, pokój Tobie, odpowiedzieli apostołowie, a chociaż wystarczyło jedno spotkanie sprzed ośmiu dni, aby mogli oswoić się z myślą o żywym Jezusie, Znów owładnęło ich przerażenie, tym większe, że nie usłyszeli z jego ust wezwania nie bójcie się, które tak kojąco podziałało na nich podczas poprzedniego spotkania ze zmartwychwstałym mężem. Ponieważ prawie na nich nie spojrzał, ostudzili swój niepokój, zwłaszcza że Jezus, odszukawszy wzrokiem Teoma, podszedł do niego na odległość wyciągniętej ręki. Z czego należało wnioskować, że tym razem niedowiarek dostąpi łaski wyróżnienia. Teon na pewno to samo wyczytał w oczach i brwiach nacierającego na nie rabbiego, bo natychmiast cofnął się. Jezus postąpił krok naprzód. Odległość między nimi nie zwiększyła się ani nie zmniejszyła nawet o cal. Teon poczuł zawrót głowy. Cofnął się jeszcze o krok i oparł plecami o ścianę. Gdyby mógł, wstąpiłby w kamienny mur, zapadłby się pod ziemię, rozpłynął w powietrzu. Żadna z tych możliwości nie nastąpiła. I słaniający się na nogach apostoł wciąż stał przed obliczem żywym Jezusa na odległość Jego wyciągniętej ręki i patrzał w Jego oczy żywe i widział Jego ściągnięte brwi i usta, otwierające się powoli usta, przypominające szczelinę w pochmurnym niebie, z której lada chwila padnie uderzenie gromu. Nie zdzierżył tej mocy bijącej od Jezusa, zamknął oczy i wtedy usłyszał nad sobą jachwiczny ryk Pana, rozkazującego. Włóż tutaj swój palec i zobacz moje dłonie i stopy. Podnieś także rękę swoją i włóż ją do mojego boku. Tu odsłonił tunikę. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym, Teomie bliźniaku. Teom nic już nie widział. Nie widział przebitych dłoni Jezusa ani jego przebitych stóp, ani jego przebitego boku. Nawet samego Jezusa nie widział. Widział natomiast Jego głos, rozkazujący ogromny, lwi głos, wypełniający sobą cały wszechświat, głos Pana wstrząsającego podstawami ziemi, pędzącego przed sobą bezkresne wody i obalającego góry. Teom zrozumiał: Albo dotknie ciała bez czasu, ran pańskich i umrze, albo, nie sprawdzając, uwierzy w cielesnego Jezusa i żyć będzie przez całą wieczność. Rzekł do Jezusa: Pan mój i Bóg mój. Jezus odpowiadając, spytał go: Uwierzyłeś dlatego, bo mnie ujrzałeś, Teomie. A gdy nie otrzymał odpowiedzi, rzekł: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Teom stał, wciąż oparty o ścianę. Nie było w nim już żadnego zdumienia, gdy Jezus wyszedł przez zamknięte drzwi wieczernika, a wstrząs, który przeżył, był tak wielki, że nie odważył się poruszyć z miejsca. Chociaż apostołowie natychmiast po wyjściu zmartwychwstałego, wybuchnęli żywiołową radością. Od tej pory Teom już więcej nie wiódł na pokuszenie obecności Pańskiej. W Galilei. Wszystko stało się według nakazów i zapowiedzi, których Jezus udzielił Kefasowi. Apostołowie udali się do Galilei, znów oddychali jak za dawnych czasów powietrzem nasyconym zapachem ryb, suszących się sieci i sitowia, a Rabbi objawił się im o świcie letniego dnia nad brzegami jeziora Kineret, w domu wody. Tutaj powtórzył cud obfitego połowu ryb, na pamiątkę dawnego połowu i wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu. Spożył z uczniami posiłek i po trzykrotnym zapytaniu, otrzymawszy od Kefasa trzykrotne uroczyste zapewnienie, że go miłuje, trzykrotnie mu rozkazał: Paś, baranki moje. I tym trzykrotnym nakazem uczynił człowieka o kamiennym imieniu, pasterzem owiec wypasających się na wszystkich górach i we wszystkich dolinach. Potem, na jednym ze wzgórz Galilei, polecił apostołom w imię władzy, którą posiada na niebie i na ziemi, iść w świat i nauczać wszystkie narody, i zanurzać je w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To powiedziawszy, kazał im udać się do Jerozolimy i zaczekać na niego w cieniu oliwek na stoku góry oliwnej. W niebo wstąpienie. Było południe. Natychmiast po przybyciu do Jerozolimy, mimo zmęczenia długą drogą, udali się wraz z Miriam na stok góry oliwnej, usiedli na ziemi i czekali na przybycie Jezusa. Gdy ich żegnał nad jeziorem Kineret i polecił im udać się do Jerozolimy, głos Jego brzmiał rzewnie łatwo można było w Nim i łatwo można było w Nim wyczytać zapowiedź jakiegoś niezwykłego zdarzenia. Przewidujący Jochanan Zebadia zabrał z sobą Miriam do świętego miasta. Przewidujący Jochanan Benzebadia, zabrał z sobą Miriam do świętego miasta. Podczas gdy jedni wypatrywali Jezusa z północy, drudzy ze wschodu, a inni od południa, znienacka zjawił się wśród apostołów, ale nie przyszedł do nich żadną z tych dróg. Właściwie nie przyszedł żadną drogą, co wzbudziło w nich pokrzepiające podejrzenie, że od wyjścia z Galilei Stale był z nimi i tylko dla ich oczu był niewidoczny. Przywitali go już bez trwogi. Tak się przyzwyczaili do jego nagłych objawień i przywykli do jego niezapowiadanych odwiedzin, że gdy przez kilka godzin był przy nich nieobecny, niecierpliwie go wyglądali dla miłości, którą go kochali, i dla własnej wygody, do czego z niejakim wstydem przyznawali się w pokorze zakłopotanego ducha. Nie istnieje całkowite szczęście. Obudziła się w nich obawa przed samotnością, która ich ogarnie, gdy Jezus pewnego dnia pożegna się z nimi i odejdzie i więcej się nie zjawi. Wprawdzie przyrzekł uroczystym przyrzeczeniem, że będzie z nimi aż do końca świata, mimo to przewidywali trudności czekające na nich podejściu Jezusa, który na pewno trwać będzie przy nich, ale będzie to trwanie, zmuszające ich do czujności. A wiadomo, czym jest prawdziwa czujność, nieprzerwanym czuwaniem we dnie i w nocy, bez zmrużenia powiek, bez wypoczynku. Kto tak potrafi czuwać? Niektórzy z nich już raz dali dowód nieumiejętności czuwania. Będą skazani na samodzielność myślenia, działania i na nieustanne dokonywanie wyboru, na odgadywanie myśli Jezusa, jego rozkazów, na odczytywanie jego znaków, jego niedomówień. Pamiętali, jak ich kiedyś rozesłał po Galilei, i jak marne były owoce ich samotnej pracy. Przede wszystkim stanął wobec konieczności rozróżniania jego głosu od głosu własnych życzeń i od potrzebtu pełzającego, który rozmiłował się w naśladowaniu głosu Pana, a tę sztukę doprowadził do przerażającej doskonałości. Jezus wyraził chęć spożycia wspólnego posiłku. Usiedli na ziemi i jedli chleb, suszone ryby, cebulę i ser, a gdy zaspokoili głód, rozmawiali z Rabbim, a im dłużej rozmawiali, tym większa stawała się ich pewność, że jest to spotkanie pożegnalne. A wnioskowali to z jego wypowiedzi, podobnych do wypowiedzi stroskanego ojca rodziny, który, wybierając się w daleką podróż, pragnie najbliższym pozostawić rady, wskazania, polecenia i spostrzeżenia te najważniejsze spośród najważniejszych i najmądrzejsze spośród najmądrzejszych potem dla pogłębienia ich otuchy. Wskazał na wersety w świętych księgach odnoszące się do jego męczeństwa i zmartwychwstania, wezwał ich na świadków tych zdarzeń i polecił, aby w jego imieniu głosili wszystkim ludom ziemi, zaczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów. W tym celu dla urzeczywistnienia ich posłannictwa wkrótce ześle na nich obietnicę obiecaną przez ojca, zanurzy ich w duchu świętym, tak jak Johanan ben Zecharia, jego pustynny brat. Zanurzał synów człowieczych w wodach Jordanu. Niechaj zatem pozostaną w Jerusalem HaKodesz aż zstąpi na nich ognista i drapieżna moc Ducha Świętego, a wtedy uzbrojeni jego mocą pójdą w świat i, świadcząc się świadectwem Świętych Ksiąg, głosić będą dobrą nowinę wszystkim ludziom zamieszkującym ziemię. Obiecał im powtórnie, że będzie z nimi aż do końca świata. Gdy słowa te przeniknęły do wnętrza apostołów i znalazłszy w nich wygodne dla siebie mieszkanie, ujrzeli w sobie Jeszuę Mesjasza, oblubieńca, w otoczeniu świętych ksiąg, które pobrzękując naszyjnikami, nakrapianymi srebrem, kolczykami, naramiennikami, ujęły się za ręce i zaśpiewały radosną pieśń. Rozpoczął się taniec świętych ksiąg do koła królewskiego pomazańca tańczyły i śpiewały święte księgi, piękne jak księżyc, promieniste jak słońce, groźne jak wojsko zbrojne, córki błogosławione, księgi początku, wyjścia, kapłanów, liczb i prawa, psalmów i proroków, w zachwyceniu śpiewały i tańczyły na chwałę umiłowanego oblubieńca, jasnego i miedzianego, który góruje nad dziesięcioma tysiącami wężów, a jego głowa jest jak szczere złoto, a włosy jego są czarne jak kruki, jego oczy są jak turkawki ustrumienia, wykąpane w mleku i wypoczywające nad brzegiem źródła. Jezus podniósł się z ziemi i ruszył w kierunku Betanii, apostołowie i Miriam szli za nim. Chcieli go jeszcze spytać o wiele spraw. Zaprzątających ich serca i umysły, chcieli zasięgnąć u niego jeszcze wielu rad, pouczeń i wskazówek, chcieli dowiedzieć się czegoś o własnej przyszłości, ale ponieważ wydawało im się i słusznie, że powinni teraz w tak wielkiej, niepojętej chwili zachować umiar w stawianiu pytań, poczęli w nich w pośpiechu przebierać i odrzuciwszy wszystkie, pozostawili tylko jedno jedyne, niezwykłe dla nich. Dla synów tej ziemi, którą umiłowali gorącą miłością, ważne i jakże często sen spędzający z ich powiek, było to ostatnie pytanie, jakie zadali na ziemi odchodzącemu Mesjaszowi. Gdy stanęli na szczycie góry oliwnej, spytali Jezusa: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Jezus odrzekł: Nie wasza sprawa, znać czas i chwilę, które ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Nie chciał im wyjawić czasu przywrócenia Królestwa Izraela, podobnie jak przedtem nie chciał im wyjawić czasu swojego powtórnego przyjścia na ziemię, a ponieważ przyjście jednego i drugiego czasu uzależnił od wyroków swojego ojcowskiego synostwa a o powtórnym Jego przyjściu nigdy nie wątpili, uradowali się z powodu Jego odpowiedzi, którą przyjęli jako radosną zapowiedź, odetchnęli z ulgą. Była cisza, wiał zachodni powiew, góra oliwna trzepotała srebrnym szelestem oliwnych gajów. Jezus podniósł ręce, wyciągnął je nad głowami apostołów i Miriam i pobłogosławił ich wszystkich razem i z osobna. Simeona Benjona pobłogosławił błogosławieństwem kamienia. Johanana i Jakowa, synów Zebadi, błogosławieństwem gromu. Jakowa ben Halfi, błogosławieństwem Jerozolimy. Jechude ben Halfi, błogosławieństwem ostatniej pomocy. Filipa z błogosławieństwem obfitego chleba. Nathanaela ben Tolmai, błogosławieństwem figowego drzewa. Teoma niedowiarka, błogosławieństwem wiary. Andraja Benjona błogosławieństwem pierwszego powołania, Symona Gorliwca błogosławieństwem żarliwości, Lewiego Mataja błogosławieństwem rylca piszącego, Amiria, matkę swoją, błogosławieństwem cienia i pobłogosławiwszy ich wszystkich razem i z osobna, począł się zwolna oddalać. Stali, uporczywie wpatrując się w znikające miejsce, gdzie przed chwilą stał. I usłyszeli obok siebie podniesione głosy, zapowiadające powrót Jezusa na ziemię drogą niedocieczoną. Zapamiętali tę zapowiedź. Trudno im było ustalić, z czyich wyszła ust, ale na pewno były to usta natchnione i wiarygodne. I dlatego nazwali je ustami anielskimi, albowiem domyślili się, że jest ona przeznaczona dla tych, którzy po nich przyjdą, dla późnych potomków wiary. A Jezus powoli w nich się oddalał, wznosił się wysoko, wysoko, coraz wyżej, a to oddalenie się z miejsca było równoczesnym pozostawaniem w miejscu, a odchodzenie było powrotem. A chociaż był już daleko, był coraz bliżej, a im był dalej, tym był bliżej, a im bardziej stawał się niewidzialny, tym więcej był cielesny i obecny. I wreszcie Wreszcie poczuli, że mogą dotknąć Jego dłoń, Jego nóg, Jego ran bez obawy o śmiertelne porażenie. I tak oddalając się, wstępował we własne istnienie, w byt niewidzialny i nieskończony, którym jest On sam. Jeszcze raz spojrzeli na puste miejsce, już o bardzo niewyraźnych zarysach Pana, jeszcze raz badawczym spojrzeniem ogarnęli całą przestrzeń, a gdy stwierdzili Jego całkowitą, niewątpliwą niewidzialność. Powrócili do Jerozolimy i udali się do świątyni pańskiej, gdzie wraz z Miriam i pobożnymi niewiastami dziękowali Elohim i błogosławili Elohim, który wzbudził w Izraelu dla zbawienia świata Mesjasza, pierworodnego spośród umarłych, Jezusa z Nazaretu. Późnym popołudniem wyszli ze świątyni. Po tej samej porze pewien podeszły wiekiem faryzeusz, wracając do domu po przechadzce w dolinie cedronu, spostrzegł z dala gromadkę nieznanych mu mężów i niewiast idących w kierunku górnego miasta. Gdy ich mijał, usłyszał, jak gorączkowo rozprawiają o jakimś cudownym zdarzeniu, którego byli świadkami. Faryzeusz zatrzymał się i spytał. O czym tak żywo rozprawiają moi bracia? O Mesjaszu, Panie, odpowiedział jeden z nich. Módlcie się, aby przyszedł, rzekł starzec. Już przyszedł, zawołał młodzieniec o dziewczęcej twarzy. Przyszedł? Głos starca zadrżał. Jeszuła z Nazaretu jest Mesjaszem. Czy nic nie słyszałeś, czcigodny Panie? Zawołali. Starzec wzruszył niedowierzająco ramionami. I wspierając się na lasce, szedł powoli pod górę, do swojego domu, bielejącego na stoku wzgórza, wśród ciemnych cyprysów, drzew miłych panu. Tak, słyszał o mężu z Nazaretu, słyszał o jego mądrości i dobroci, o naukach i cudach, o jego męczeńskiej śmierci i o zmartwychwstaniu. Nie mógł dopatrzyć się winy w oskarżonym. Uważał za czyn haniebny wydanie syna Izraela w ręce pogańskich oprawców. Ale Jeszua ben Józef mesjaszem? Jeszua ben Józef synem Bożym? Jeszua ben Józef z martwych wstał? Starzec westchnął, przystanął, usiadł na przydrożnym głazie, zamyślił się. A był on praojcem tego, który te opowieść o Jezusie z Nazaretu napisał. 31 grudnia 1972 roku.